Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki Czyta Wojciech Żołądkowicz Rok 1656 Apostrofe Nieumiejętność moja to sprawiła, ale natura dobrym cię czyniła. Ta zaś łaskawość i kochanie z tobą z tej okazyjej, żeśmy rośli z sobą, kiedym wsiadł nacie, tak mi się widziało, że na mnie wojska sto tysięcy mało było i męstwo było serca dosyć, nie trzeba było w pierwszy szereg prosić. Ustaną teraz we mnie te przymioty. Ubędzie owej, co była ochoty. Zawsze od bystrej wody soku stroni, Gdy czuje w skrzydłach, że piora wyroni. Nie takieć nasze miało być rozstanie, Nie z takim żalem ciężkim pożegnanie. Tyś mię donosić miał jakiej godności, A ja też ciebie dochować starości. Ciężkież to na mnie będą periody, gdy sobie wspomnę na owe swobody, których na Tobie jeżdżąc zażywałem i com zamyślił, tego dokazałem. Gdy wojska staną w zwykłej batalii, ja nie wygodzę swojej fantazjei, więc ciężko westchnąć i zapłakać cale na Cię wspomniawszy, mój Dereszu. wale. Druga w tymże roku potrzeba była pod gnieznem z Szwedami, z wielką wojska szwedzkiego szkodą. Było bo jeszcze naszych Polaków przy królu szwedzkim siła. Aryjani, lutrowie chorągwie mieli swoje, pod którymi katolików wiele służyło. Jedni pernexum sanguinis, drudzy dla wziątku i swywoli. Trzecia potrzeba po szczęśliwie odebranej Warszawie i wzięciu hetmana szwedzkiego najwyższego Wittenberga przez zły rząd złym też szczęściem poszła. Bo mogliśmy bić króla szwedzkiego, póko nie przyszedł kurfistrz brandoburski z szesnastu tysięcy wojska swego. Ale jak się skupili, tatarowie auxiliarni najpierwej od nas uciekli, a potem wojsko z pola zegnano i godnych żołnierzów naginęło, ale też i Szwedów. Czwarta nader szczęśliwa pod warką Wiktoryja, kiedyśmy z Czarnieckim samego wyboru szwedzkiego kilka tysięcy trupem położyli, i rzekę pilicę krwią i trupami szwedzkimi napełnili. Od tego czasu już nuta recepit potęga szwedzka i znacznie słabieć. Piąta potrzeba. A prawie też już ostatnia z Szwedami interwiscera pod Trzemeszną, kiedyśmy z samą tylko czarnieckiego dywizją, a dwa tysiąca mając z sobą Ordy Krymskiej, sześć tysięcy Szwedów, tych co się byli z różnych fortec zgromadzili i już się za królem do Prus przebierali z wielkimi dostatkami, których nabyli w Polszcze? Tak wycieli, jak owo mówią, nek Nuntius Cladis nie został się i jeden, który by był królowi o zginieniu tego wojska, wieść zaniósł. Bo który z pobojowiska do lasa albo na błota uciekł, tam od ręki chłopskiej okrutniejszą zginął śmiercią. Kogo chłopi nie wytropili, musiał wynieść do wsi albo do miasta. Po staremuż mu zginąć przyszło, bo już nigdzie nie było Szwedów a ta okazja była od rawy mila. Ze wszystkich wtedy tych zginionych nie wiem, jeżeli by się który znalazł, który by nie miał być egzenterowany, a to z tej okazji jej. Zbierając chłopi zdobycz na pobojowisku, nadeszli jednego trupa tłustego z brzuchem okrutnie szablą rozciętym, także intestina z niego wyszły, więc że kiszka przecięta była, obaczył jeden czerwony złoty. Dalej szukając, znalazł więcej dopieroż inszych próć i tak znajdowali miejscami złoto, miejscem też błoto. Nawet i tych, co po lasach żywcem znajdowali, to przód koło niego poszukali trzosa, to potem brzuch nożem rozeżnąwszy i kiszki wyjąwszy, a tam nic nie znalazszy, to dopiero idźże złodzieju pludraku do domu, kiedy zdobyczy nie masz, daruje cię zdrowiem. Bito i po niższych miejscach Szwedów znacznie w tym roku ale gdzie mnie był trudno o tym pisać bo ja przez wszystkie wojny tego trzepaczki trzymałem się Czarnieckiego i z nim zażywał czasem okrutnej biedy czasem też i rozkoszy gdyż właśnie był wódz maniery owych wielkich wojenników i szczęśliwy Suficit, że po wszystek czas mojej służby w jego dywizji nie uciekałem, tylko raz agoniłem, mógłby razy tysiącami rachować. Po prostu wszystka moja służba była minę jego i miła bardzo. Rok pański, 1657. Roku pańskiego 1657 mieliśmy wojnę węgierską, na którą były zaciągi nowe, między którymi zaciągał też Filip Piekarski krewny mój, z której racyj i ja tam podjechałem. Złodziej węgrzyn, szalony rakocy, świeżbiała go skóra, tęskno go było spokojem. Zachciało mu się polskiego czosnku, który mu ktoś na żart schwalił, że miał być lepszego niżli węgierski smaku. Jako kserkses obkarikas attikas podniósł przeciwko Grecy i wojnę, tak i pan Rakocy podobną szczęśliwością we czterdziestu tysięcy Węgrów z multanami kozaków zaciągnąwszy alterum tantum wybrał się na czosnek do Polski. Aleć dano mu nie tylko czosnku, ale i dzięgielu z kminem. Bo jak on tylko wyszedł za granicę, zaraz Lubomirski Jerzy poszedł w jego ziemię, palił, ścinał, gdzie tylko zasiągł, wodę, a ziemię zostawił. A potem od matki Rakocego, wielki okup wziąwszy, wyszedł synowi perswadować, żeby nie wszystkiego czosnku zjadał, przynajmniej na rozmnożenie zostawił. A my też już z Czarnieckim posługowali, jakieśmy umieli. I tak szczęśliwie najadł się czosnku, że wojsko wszystko zgubił, sam się w nasze ręce dostał, potem uczyniwszy tarko swoją skórę, pozwolił miliony i uprosiwszy sobie zdrowie, jako Żyd kałauzowany do granice w bardzo małym poczcie samoklik tylko, zostawił in optigneracjonę umówionego okupu wielgomożnych grofów katanów, którzy zrazu wino pili, na srebrze jadali w łańcucie, jak było nie widać okupu, pijali wodę, potem drwa do kuchni rąbali i nosili, i w tej nędzy żywot skończyli. Okup przepadł. On też sam, że nigdzie nie miał oka wesołego, bo gdzie się obrócił, wszędzie płacz i przekleństwo słyszał od synów, mężów, braci, których na wojnie Polskiej pogubił, wpadł w desperację i umarł. Otóż tobie czosnek. Kiedy na tę wojnę wyjeżdżał, pożegnawszy się z matką, wsiadł na konia. W oczach jej padł koń pod nim. Kiedy mu matka perswadowała, żeby zaniechał tej wojny, mówiąc, że to znak jest niedobry, odpowiedział, że to nogi końskie złe, ale nie znak. Przesiadł się tedy na inszego. Złamał się pod nim dyl w moście. Znowu spadł z konia i na to powiedział, że dyl był zły. Jak to przecie te presagia zwyczajnie rady się weryfikują. Rok Pański 1658 Roku Pańskiego 1658, król z jednym wojskiem pod Toruniem, drugie wojsko w Ukrainie, nasza zaś dywizja z panem Czarnieckim pod Drachimem staliśmy przez miesięcy trzy. Indekursu Augusti poszliśmy do Danii na sukurs królowi duńskiemu, który uczyniła awersjonem wojny szwedzkiej u nas w Polsce nie tak ci to on podobno uczynił ex nad nami lubo ten naród jest ab antiquo przychylny narodowi polskiemu jako dawne świadczą pisma ale przecie mając innatum przeciwko Szwedom odium i owe zawzięte invicinitate i inimicitas nactus occasionem, za którą mógł się krzywd swoich w ten czas, kiedy król szwedzki był zabawny wojną w Polszcze pomścić, wpadł mu z wojskiem w państwo, bił, ścinał i zabijał. Gustaw, jako to był wojennik wielki i szczęśliwy, powróciwszy stąd, a niektóre fortece w prusiech osadziwszy, potężnie opresid duńczyków tak, że i swoje od nich odebrał i państwo ich prawie wszystko opanował. Duńczyk wtedy koloryzując rzecz swoją, że to właśnie per amorem gentis nostre uczynił, że pakta złamał i wojnę przeciwko Szwedom podniósł, prosi o sukurs Polaków, prosi też i cesarza. Cesarz wymówił się paktami, które miał z Szwedem, z tej racy jej posłać posiłków nie może. Druga ekskuzacja, że wojska protung nie miał, pozwoliwszy królowi polskiemu wszystkiego zaciągnąć na jego usługę. Król tedy nasz posyła Czarnieckiego z sześciu tysięcy wojska naszego, posyła to kwidem z swego ramienia generała Monte z wojskiem cesarskim. Tam kazano nam iść kommonikiem Wilhelm zaś, kurfistrz brandobórski był impersona króla polskiego i on to był nad tymi wojskami quasi supremum kaput. Zostawiliśmy tedy tabory nasze w Czaplinku, mając nadzieję powrócić do nich najwięcej za pół roku. Tam kiedyśmy wychodzili było medytacji bardzo wiele i różnych w ludziach wojskowych. Alterowało to nie jednego, że to iść za morze, iść tam, gdzie noga polska nigdy nie postała, iść z sześciu tysięcy wojska przeciwko temu nieprzyjacielowi do jego własnego państwa, któregośmy potencyi w ojczyźnie naszej wszystkimi siłami nie mogli wytrzymać. A jeszcze też nie było konkluzum, żeby wojsko cesarskie miało z nami pójść. Ojcowie do synów pisali, żony do mężów, żeby tam nie chodzić. Choćby zasług i pocztów postradać, bo wszyscy nas sądzili za zgubionych. Ojciec jednak mój lubo mnie miał jednego tylko. Pisał do mnie i rozkazał, żebym imię Boskie wziąwszy na pomoc, tym się najmniej nie konfundował, ale szedł śmiele tam, gdzie jest wola wodza, pod błogosławieństwem ojcowskim i macierzyńskim, obiecując gorąco do majestatu Boskiego suplikować i upewniając mnie, że mi i włos z głowy nie spadnie bez woli Bożej. Gdyśmy wtedy poszli do Cieletnic i do Międzyrzecza, już na granicę, uchodziło siła kompanii i czeladzi nazad do Polski, osobliwie wielkopolaczków spod tych nowo zaciążnych powiatowych chorągwi, jako to starosty Osieckiego Pułku i wojewody podlaskiego Opalińskiego. Kozubskiego chorągiew Wszystka się rozjechała, sam tylko z chorążem i z jednym towarzyszem z nami poszedł. Wojewody Sandomirskiego, Zamojskiego, Chorągiew Husarska została. Wszystka kompania, Werius Dikam, pouciekała, tylko przy Chorągwi sześć towarzystwa, a namiestnik zostawszy, poszli przecie z nami i włóczyli się tak przy wojsku. Zwaliśmy ich cyganami, że to w czerwonych kilimach była czelać. Spod inszych Chorągwi po dwóch, po trzech. Tak tchórzowie i dobrym pachołkom byli serce zepsuli, że nie jeden wodził się z myślami. Wchodząc wtedy za granicę, każdy według swojej intencji swoje Bogu poślubił wota. Zaśpiewało wszystko wojsko polskim trybem o glorioza domina, konie zaś po wszystkich pułkach uczyniły okrutne pryskanie, prawie aż serca przyrastało i wszyscy to sądzili probono o minę, jakoż i tak się stało. Poszliśmy tedy tym traktem do międzyrzecza. Przechodziło wojsko pagórek, z którego widać było jeszcze granicę Polską i miasta. Jaki taki obejrzawszy się, pomyślił sobie: Miła ojczyzno, czy cię też już więcej oglądać będę? Obejmowała jakaś tęskność zrazu, puko blisko domu, ale skorośmy się już za odrę przeprawili, jak ręką odjął. A dalej poszedłszy, już się i o Polszcze zapomniało. Przyjęli nas wtedy prusacy dosyć honorifice wysławszy komisarzów swoich jeszcze za odrę. Pierwszy tedy prowiant dano nam pod kiestrzynem i tak dawano wszędy pókośmy kurfistrzowskiego państwa nie przeszli i przyznać to że dobrym porządkiem bo już była taka ordynacja, żeby noclegi były rozpisane przez całe jego państwo i już na noclegi złożono prowianty gdyż postanowiona była w wojsku naszym maniera niemiecka że przechodząc miasta i na każdej prezencie oficerowie z szablami dobytemi przed chorągwiami jechali, towarzystwo zaś pistolety czelać bandelety do góry trzymając. Karanie zaś było za ekscesy już nie ścinać ani rozstrzelać, ale za nogi u konia uwiązawszy włóczyć po Majdanie tak we wszystkim, jak kogo na ekscesie złapano, według dekretu, lubo dwa, lubo trzy razy naokoło. I zdało się to zrazu, że to niewielkie rzeczy. Ale okrutna jest męka, bo nie tylko suknie, ale i ciało tak opada, że same tylko zostają kości. Ruszyło się potem wojsko do Nibelu, Stamtąd do Apenrade, stamtąd znowu poszliśmy na zimowisko do Hadersleben, gdzie wojewoda sam stanął z samym tylko pułkiem naszym królewskim i regimentem jego dragoniej, inze zaś pułki w Koldynku, w Horsens i po innych wsiach i miastach ilubo głębiej miało iść wojsko w duńskie królestwo ale uważał to regimentarz żeby stanąć na zimę jako najbliżej z tej racji, żeby przecie więcej jeść chleba szwedzkiego niżeli duńskiego jakoż tak było bo przez całą zimę czaty nasze do tamtych wiosek wybiegały mściły się na nich owych krzywd narodu ich a pisać by siła, co tam z nimi robili czatownicy, stawiając sobie przed oczy recentem od nich i niuriam w ojczyźnie swojej. Prowadzono z czat wszelakich prowiantów wielką obfitość, bydeł dosyć, owiec. Dostał kupić wołu dobrego zabity talar, dwa marki duńskie, miodów praśnych wielką wiezioną obfitość, bo po polach lada, gdzie przestronę pasieki, a wszystko pszczoły w słomianych pudełkach, nie w ulach. Ryb wszelakiego rodzaju pod ostatkiem, chleba, siła, wińsko złe, ale zaś petercymenty i miody dobre. Drew omale, ziemią żniętą a suszoną palą, z której wągle będą takie jako z drew dębowych nie mogą być foremniejsze. Jeleni zajęcy sarn nad zamiar i bardzo niepłoche, bo się go nie każdemu godzi trwać. Wilków też tam nie masz i dlatego zwierz nie Da się zjechać i blisko do siebie strzelić. A osobliwie mi ich łowili. Upatrzywszy stado jeleni w polu, bo to i na dwieś przychodziło, to licho jak bydło, to się ich objechało z tej strony od równego pola, a potem skoczywszy na koniach i okrzyk uczyniwszy, nagnało się ich na te doły, gdzie ziemię kopią do palenia, a są te doły bardzo głębokie i szerokie. To tego nawpadało w Dojce. Dopiero ich stamtąd trzeba było wywłóczyć, arżnąć. O wilkach namieniłem, że ich tam nie masz, bo prawo takie, że kiedy wilka obaczą, powinni wszyscy na głowę wychodzić z domów, tak o po miastach, jako też i wsiach. I tak długo owego wilka prześladując gonią, aż go albo umorzą, albo utopią, albo złapają». Go nie odzierając tak ze wszystkim na wysokiej szubinicy albo na drzewie obieszą na grubym, żelaznym łańcuchu i tak to długo wisi, puko kości staje. Nie tylko rozmnożyć, ale i przenocować mu się nie dadzą, kiedy mu się dostanie tam wniść na jeleninę z tego tu tylko przystępu, który jest między morzami wąski. Z inszej zaś strony nie ma nigdzie przystępu, bo z jedną stronę Bałtyckie Morze, z drugą stronę Assemptemtrione Ocean oblewa to królestwo. Z tamtych wszystkich stron wilk nie ma przystępu, chyba żeby sobie we Gdańsku pana prezydenta najął szmagę do przewozu, zapłaciwszy od niej dobrze. Z tej racji zwierza wszelakiego wielka tam jest obfitość, kuropatw zaś nie masz z tej racji jej, że to jest głupie, przelęknąwszy się czego to padnie i na morzu i utonie. Lud też tam nadobny, białogłowy, gładkie i zbyt białe stroją się pięknie ale w drewnianych trzewikach chodzą wieskie i miejskie. Gdy po bruku w mieście idą, to taki uczynią kołat, co nie słychać, kiedy człowiek do człowieka mówi. Wyższego zaś stanu damy, to takich zażywają trzewików jako i polki. W afektach zaś nie tak są powściągliwe jak Polki, bo lubo zrazu jakąś niezwyczajną pokazują wstydliwość, ale zaś za jednym posiedzeniem i przymówieniem kilku słów zbytecznie i zapamiętale zakochają się i pokryć tego ani umieją. Ojca i matki Posagu bogatego gotowiusieńka odstąpić i jechać za tym, w kim się zakocha, choćby na kraj świata. Łóżka do sipienia mają w ścianach zasuwane tak jako szafa. A pościeli tam okrutnie siła ścielą. Nago sypiają, tak jako matka urodziła, i nie mają tego za żadną sromotę, rozbierając się i ubierając jedno przy drugim, a nawet nie strzegą się i gościa, ale przy świecy zdejmują wszystek ornament, a na ostatku i koszule zdejmą i powieszą to wszystko na kołeczkach. I dopiero tak nago drzwi pozamykawszy świece, zagasiwszy. To dopiero w owe szafę włażą spać. Kiedyśmy im mówili, że to tak szpetnie, u nas tego i żona przy mężu nie uczyni, powiedały, że tu u nas nie masz żadnej sromoty i nie rzecz jest wstydzić się za swoje własne członki, które Pan Bóg stworzył. Na to zaś nagie sypianie powiadają, że ma dosyć za swe koszula i inszy ubiór, co mi służy przez dzień i okrywanie. Powinna też przynajmniej w nocy mieć swoją ochronę, a do tego co mi po tym robaki pchły, brać z sobą na nocleg do łóżka i dać się im kąsać, mając od nich w smacznym spaniu przeszkodę. Różne niecnoty wyrabiali im nasi chłopcy, ale przecie nie przełamano zwyczaju. Wiwenda ich ucieszna bardzo, bo rzadko co ciepłego jedzą, ale na cały tydzień różne potrawy w kupie uważywszy, tak na zimno tego pokęsu zażywają, a często nawet kiedy młócą bo tak tam Białogłowa muci cepami, jako i chłop ledwie nie za każdym snopa omłóceniem to posiędą na słomie i wziąwszy chleba i masła, które zawsze z jaszczem stoi, to smarują i jedzą, to znowu wstaną i robią. I tak to często czynią, a po kąsku. Woł, Wieprza albo barana, kiedy zabiją, to najmniejszej krople krwie nie zepsują, ale ją wytoczą w naczynie. Namieszawszy w to krup pięćmiennych albo tatarczanych, to tym kiszki owego bydlęcia nadzieją i razem w kotle uważą i osnują to wieńcem na wielkiej misie koło głowy owegoż bydlęcia te kiszki. I tak to na stole stawiają przy każdym obiedzie i jedzą za wielki specyjał. Etiam i w domach szlacheckich tak czynią. I mnie częstowano tym do uprzykrzenia, ażem powiedział, że się Polakom tego jeść nie godzi, bo by nam psi nieprzyjaciółmi byli, gdyż to ich potrawa. Pieców w domach nie mają. Chyba wielcy panowie, bo od nich wielki podatek na króla idzie, powiadali, że sto bitych talerów od jednego na rok ale kominy mają szerokie, przy których krzesełek stoi tak wiele, ile w domu osób. To się tak ogrzewają posiadrzy. Albo też dla lepszego izby zagrzania w środku izby jest rowek jako korytko, to go wąglami napełniwszy rozedmą z jednego końca i tak się to żarzy i ciepło czyni. Kościoły tam bardzo piękne, które przedtem bywały katolickie. Nabożeństwo też piękniejsze, niżeli u naszych polskich kalwinistów, bo są ołtarze, obrazy po kościołach. Bywaliśmy na kazaniach, gdyż umyślnie dla nas gotowali się po łacinie i zapraszali na swoje predykty, bo to tam tak zowią kazanie i tak kazali circumspecta, żeby najmniejszego słowa nie wymówić kontrafidem, rzekłby kto, że to rzymski ksiądz każe. I tym Gloria Bantur, mówiąc to, że my w to wierzymy, co i wy, daremnie nas nazywacie odszczepieńcami. Ale po staremu ksiądz piekarski łajał o to, cośmy tam bywali. Drugi bardziej dlatego bywał, żeby widzieć piękne panny i ich obyczaje. Jest takie ich nabożeństwo, co Niemcy oczy zasłaniają kapeluszami, a białogłowy temi swemi kwefami i schyliwszy się, włożą głowy pod ławki, to im w tenczas nasi chłopcy najbardziej książki kradli, chustki, etc. Postrzegł raz minister i okrutnie się śmiał, tak że kazania przed śmiechem nie mógł skończyć. I my także cośmy na to patrzali, musieliśmy się śmiać. Stupebant Luterani, że się śmiejemy i kaznodzieja się z nami śmieje. Przytoczył potem przykład o owym żołnierzu, który prosił eremity, żeby się za niego modlił. Klęknął eremita na modlitwę, a on mu tymczasem porwał baranka, co za nim tłomoczek nosił i uciekł. Przy dokończeniu tego przykładu eksklamawit O devocionem supra devociones alter orat, alter furatur. O co za dziwne nabożeństwo, jeden modli się, drugi kradnie. Od tego czasu, kiedy już miały pokryć głowy, to pochowały w przód książki i chustki, a po staremu i to nie było bez śmiechu, jedna na drugą spojrzawszy. Kiedym z nimi dyszkurował, na jaką pamiątkę głowy kryją i oczy zasłaniają, ponieważ tak nie czynił Pan Chrystus ani apostołowie, żaden nie umiał odpowiedzieć. Jeden tylko tak powiedział, że na tę pamiątkę, że Żydzi zasłaniali Panu Chrystusowi oczy i kazali Mu prorokować. Ja im na to odpowiedział, Chcecie li w tym należycie wyrazić rekordacjonem passionis domini, to was przy tym zasłonieniu trzeba w kark pięścią bić, bo tam tak czyniono. Aleć na to zgody nie było. Prędko o tym nabożeństwie wiedział kurfistrz Brandoburski i kiedy u niego był starosta kaniowski, rzecze Dla Boga. — Przestrzeżwać pan jego mość, pana wojewodę ode mnie żeby zakazał panom polakom w kościele bywać bo się ich pewnie siła ponawraca na wiarę luterańską gdyż jako słyszę tak się gorąco modlą aż chustki pannom duńskim ta gorącość pożera wojewoda się srodze śmiał z tej przestrogi ten Wilhelm Książę bardzo się nam grzecznie stawiał. We wszystkich okazjach akomodował się, częstował, po polsku chodził. Kiedy wojsko przechodziło, jako zwyczajnie ten tego, ten też tego pomija, to on wyszedł przed namiot, lubo też przed stancją jeżeli w mieście stał, to trzymał tak długo czapkę, póko wszystkie nie poprzechodziły chorągwie. Pono też to spodziewał się, że go zawołają na państwo post fata Kazimierza. Jakoż ledwie by było do tego nie przyszło, gdyby był nie podrwił poseł podczas elekcji jej, któremu gdy rzekł senator jeden, niech książę jegomość porzuci lutra, a będzie u nas królem, eksarsit na te słowa deklarując, żeby tego nie czynił i dla cesarstwa, a co mu książę miał bardzo za złe i konfundował go, że tak absolutę powiedział, nie spytawszy go się o to. Tam będąc w Danii, jej znosił się z nim wojewoda często, gdyż on był impersona króla polskiego i miał komendę jako nad naszym, tak i nad cesarskim wojskiem, którego było czternaście tysięcy z generałem Montekukulem, a z nim było prusaków dwanaście tysięcy, ale lepszego ludu, niżeli cesarscy. I woleliśmy zawsze z nimi na imprezę niżeli z cesarskimi i niedobrze było blisko z nimi obozem stawać, bo nam zaraz do naszego obozu nasłali szwaczek. I to dziwne, że w kraju tak obfitym, gdzie u nas wszystkiego było pełno, a oni byle tydzień na miejscu postali, to zaraz do nas po kweście przysłali żony. Przyszła kobieta nadobna, młoda, a chuda jakby z najcięższego oblężenia to oracyja taka, Wszystka przyszedłszy do szałasu, Mos pan Polak, daj troszki klep, Będziem tobie koszul uszyć. To spojrzawszy na owę nędzną, To się musiało dać ją mużne. Komu też potrzeba było koszule szyć, To szyła i tydzień, i dwie niedzieli. Jakoż nietrudno było o Bo ich wozili z czaty pod ostatkiem, A uszyć nie miał kto, Bośmy w wojsku mieli tylko jedną kobietę, Trębaczkę. Z tej racji jej wtedy była z nich wygoda. Jak się zaś ich mężowie nie mogli doczekać, to przyszli szukać ich od szałasu do szałasu. Skoro znalazł, to ją wziął ze sobą, podziękowawszy, że ją przeżywiono. Jeżeli też jeszcze była potrzebna, że koszule nie doszyła, to jeno było dać mężowi sucharów, to poszedł zostawiwszy ją na dalszy czas, a sam do niej nadchodził czasami. To tak mał panie jedna tak się poprawiła za dwie niedzieli, że jej zaś mężowie nie popoznawali. Aż tam już radzą, jako się potrzańcować, jako mury rąbać, a czym rąbać nie wspomnieli. A siekiery kędy? Dopiero zaraz kazał strażnik Wołoszy spod Chorągwie, żeby się rozjechali po wsiach o mil dwie albo trzy o przyczynie siekier. Jeszcze nie świtało, a już pięćset siekier na kupie nakładziono. Skoro tedy zegary poczęły bić i z północka kazano trąbić pobudkę. Sam wstał, mało co śpiąc, owe siekiery kazał podzielić między chorągwie i piechotę. W godzinę po pobudce kazał otrąbić, żeby byli gotowi do szturmu za godzinę i żeby snopy każdy niósł przed sobą na piersiach dla postrzału od ręcznej strzelby, a żeby wszyscy wraz skoczywszy pod mury i jako najlepiej przycisnąwszy się do muru, żeby z góry nie rażono, a drugim odstrzeliwać. Skoro tedy świtać poczęło, podemknęło się wojsko bliżej pod miasto. Ja też dopiero do księdza. Rzeczy mi potem wojewoda, pan porucznik Harlewski prosi się z ochoty do przewodzenia czeladzi. Niechże tam już oni idą, a waść zostań. Odpowiem już to wszyscy słyszeli, że śmieję wielmożny pan prosił i rozumiałby, kto o mnie, że ja się lękam. Pojdę. Jakieśmy z koni siedli, aż też zsiada Kossowski, Paweł i Łącki. Było nas wtedy przyczeladzi pod naszej chorągwie pięć, ale po staremu komenda przy mnie była, bo mi już była oddana, puko owi starsi żołnierze nie namyślili się na ochotę. Oddawszy się tedy boskiej i jego najświętszej matki protekcyjnej, każdy swoje z osobna jego świętemu majestatowi poszlubiwszy wota, z kompanią się też już tak właśnie jako na śmierć pożegnawszy, Stanęliśmy już osobno od konnych. Ksiądz piekarski Jezuita uczynił do nas egzortę w ten sens. Lubo wdzięczna jest Bogu ofiara kożda z serca szczerego dana. Osobliwie, kto krew swoją za dostojeństwo jego świętego na plac niesie majestatu, najmilsza ze wszystkich wiktima. Za coż pobłogosławił Abrahamowi, że Wszystek świat jego odziedziczyło plemię? Tylko za to, że za jedno boskie rozkazanie z ochotą krew ukochanego konsekrował Izaaka. Woła na nas krzywda boska od tego narodu poniesiona. Wołają świątnice pańskie, od nich po całej Polszcze sprofanowane. Woła krew braci naszych i ojczyzna ręką ich spustoszona. Woła na ostatek najświętsza panna, matka boska, która imienia przeczystego, że ten naród jest bluźniercą, Żebyśmy za te ujęli się szczerze pretensje, żeby w osobach naszych widział jeszcze świat nieumarłą, przodków naszych sławę i fantazję. Niesiecie tu odważni kawalerowie z Izaakiem krew swoją na ofiarę Bogu. Upewniam was imieniem boskim, że kogo Bóg jako Izaaka samą jego kontentując się intencyją zdrowo z tej wyprowadzi okazyjej i sławą, dobrą i wszelkim swoim kompensować mu to będzie błogosławieństwem. Kogo by zaś cokolwiek potkało za najświętszy majestat i matkę jego wylana kropla krwie, by najcięższe wszystkie obmyje grzechy i wieczną bez wątpienia w niebie zgotuje koronę. Oddajcież się temu, który dziś ubogo dla was w wiasełeczkach położony krew swoją ochotnie dla zbawienia waszego, ofiaruje Bogu Ojcu. Ofiarujcież te swoje teraźniejsze aktiones w nagrodę jutrzennego nabożeństwa, które zwyczajnie o tym czasie odprawiemy, witając nowego gościa, Boga w ciele ludzkim na świat zesłanego. A ja w tym mam nadzieję, którego przenajświętsze wspominam imię Jezus i w przyczynie przenajświętszej jego matki, do której wołam "vindica honorem fili tui." Przyczyną swoją matko u syna spraw to, żeby te raczył pobłogosławić imprezę, żeby tę zacną kawalerią szczęśliwie z tego upału raczył wyprowadzić i na dalszy zaszczyt swego Boskiego konserwować majestatu. Tych wtedy w przedsięwziętą drogę daję wam wodzów, zastępców, opiekunów. W tych gruntowną pokładam nadzieję, że was wszystkich powracających w dobrym witać będę zdrowiu. Mówił potem z nami akt skruchy i wszystkie cyrkumstancyje, te co się zachowują z owemi, którzy już pod miecz idą. Przystąpiwszy się ja do niego bliżej i mówię... Proszę ja też, mój dobrodzieju, o osobliwe błogosławieństwo. Ścisnął mnie z konia za głowę i błogosławił, a zdjąwszy z siebie relikwie, włożył na mnie. Idźże śmiele, nie bój się. Ksiądz Dąbrowski, też jezulita, także do inszych pułków jeździ, prawi, więcej płacze, niżeli mówi, bo takie miał witium, że choć był niezły kaznodzieja, że jak co począł mówić, rozpłakał się – i nie skończył kazania, a narobił śmiechu. A tymczasem powraca trębacz do nich posłany, częstując ich parolem, jeżeli chcą. A oni czyńcie z nami, co wam fantazyja każe kawalerska. My też także, my się was w polszcze nie bali, tym bardziej i tu nie bojemy. A potem zaraz i strzelać poczęli. Lekce bo nas ważyli, widząc, że działka i jednego nie mamy, piechoty tylko jeden regiment, a piaseczyńskiego cztery szwadrony i semenów trzysta, ale bardzo dobrych. Na konnych oni mówili, że to ludzie do szturmów niezwyczajni. Pójdzie to w rozsypkę, jak raz ognia dadzą, bo tak sami więźniowie powiedali. Każdy z pachołków trzyma ów snop słomy przed sobą, towarzystwo zaś w pancerzach, tylko niektórzy też z kałkanami a wtem przyjeżdża wojewoda i mówi niechże was Bóg ma w swojej protekcyjej i imię jego święte. Ruszajcież się, a jak się przez Fosse przeprawicie, skoczcież pod mury we wszystkim biegu, bo już wam pod murami nie mogą tak zaszkodzić. Że nam tedy duchowni kazali to ofiarować in memoriam jutrzni, bo to samym było świtaniem w dzień narodzenia pańskiego, zacząłem ja z owymi, co w mojej komendzie byli, już pochwalmy króla tego, et Wolski także Paweł, co potem był starostą nityńskim, towarzysz na ten czas królewskiej pancernej chorągwie, co także swojej chorągwie czelać przywodził, kazał toż śpiewać. Tak Bóg dał, że spod tych chorągwi jedna dusza nie zginęła, a u innych, co nie śpiewali, powytykano dziesięcinę. Skorośmy tedy do fosy przyszli, okrutnie poczęły parzyć owe snopy słomy. Już się czeladzi trzymać uprzykrzyło i poczęli je ciskać w fosse. Jaki taki obaczywszy u pierwszych, także czynił i wyrównali owe fosse. Także już daleko lepiej było przeprawiać się tym, co na ostatku szli, niżeli nam, cośmy szli w przodzie spółku królewskiego. Bo źle było z owemi snopami drapać się do góry po śniegu na wał. Kto jednak swój wyniósł, pomagał i znajdowano w nich kulę, co i do połowy nie przewierciała. Wychodząc tedy z fosy, kazałem ja swoim wołać Jezus, Maryja, lubo insi wołali hu, 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 bom się spodziewał, że mi więcej pomoże Jezus, niżeli ten jakiś pan hu. Skoczyliśmy tedy we wszystkim biegu pod mury. A tu jako grat lecą kule, a tu jaki taki stęknie, jaki taki o ziemię się uderzy. Dostało mi się tedy z moją watachą, że przy srogim filarze, albo raczej narożniku, było jakieś okno, w którym srodze gruba żelazna krata. Zaraz tedy pod ową kratą kazałem mur rąbać na odmianę. Ci się zmordują, a ci wezmą. Było zaś na drugim piętrze nad nami takie okno z taką szkratą. Z tamtego okna strzelano do nas, ale tylko z pistoletów, bo z drugiej strzelby nie mógł strzelić do nas i wysadzić się nijak dla owej kraty. Chyba tam do dalszych mógł strzelać. Jam też kazał do góry nagotować piętnaście bandeletów i jak rękę wytknie, wraz dać ognia. I tak się stało, aż zaraz i pistolet na ziemię upadł. Nie śmieli tedy już więcej rąk pokazować, ale tylko kamienie wypychali na nas przez owe kratę, ale przecie już się tego było snadniej uchronić, niżeli kule. Tymczasem jak rąbią, tak rąbią mur i na kolusieńko, jak kiedy owo pińczowski piecek gość obiega w koło, nie wiedząc, gdzieby by szwedom ręce wrazić. Kiedy już końca owej kraty widać, radziliśmy, bo to już grat na nas pada. Duszkoż by co prędzej wnieść pod dach, ale że nie było czym owej kraty wyważyć, musieli jeszcze dalej rąbać. Skoro już mógł się jeden zmieścić, aż jakaże czeladzi włazić po jednemu. Wolski, jako to chłop chciwy, żeby to wszędy być w przód, rzecze wlezę ja. Tylko wlazł, aż Fed go tam za łeb. Krzyknie ja go za nogi. Tam go do siebie zapraszają, my go też tu nazad wydzieramy ledwieśmy chłopanie rozerwali. Woła na nas dla Boga, już mnie puśćcie, bo mnie rozerwiecie, krzyknę ja na swoich. Dajcie w okno ognia. Włożyli tedy kilka bandoletów w okno, dali ognia, zaraz Szwedzi Wolskiego puścili. Dopieroż my po jednemu owym oknem laźli. Już nas tam było z półtorasta. Interim idzie kilka rot muszkieterów, co to znać, co stamtąd uciekli, powiedzieli. Już prawie wchodzą do sklepu, aż tu nasi dadzą ognia w kupę. Padło ich sześć, drudzy w nogi w dziedziniec. Wychodzimy tedy sobie szczęśliwie z sklepu i staniemy szeregiem w dziedzińcu, a tu coraz więcej ową dziurą przybywa. Obaczywszy nas Szwedzi w dziedzińcu, dopiero poczęli trąbić i chorągwią białą wywijać, co jest signum proszenia o miłosierdzie, odmieniwszy w krótkim czasie zwyczaj narodu swego świńskiego, co powiedali, że nie prosimy kwateru. Skupy tedy rozchodzić się nie dam, póki nie obaczę generalnej konfuzji jej nieprzyjacielskiej. Wolski także swoim. W dziedzińcu nie masz nic, bo wszyscy ludzie porozsadzani, każdy swojej pilnował kwatery. Aż tu widać po wschodach z tych pokojów, gdzie sam był komendant, że schodzą na dół muszkieterowie. Mówię do swoich towarzystwa, a noż mamy gości. Kazaliśmy tedy stanąć czeladzi szeregiem, nie kupą, tak jakoby miesiącem, bo nie tak razi szeregiem, jako w kupie. A kazaliśmy zaraz po wydaniu pierwszego ognia, zaraz wziąć na szable. A tam w wojsku muzyka trąbi, w kotły biją, hałas, grzmot, krzyk. Wychodzą tedy w dziedziniec i zaraz stawają do ordynku. My też do nich postępujemy już już tylko ognia dać do siebie. A tymczasem z tych pokojów co przy bramie poczną uciekać bo się już był tetwin Lejtnant z dragonią włamał skoczemy tedy na tych co nam w czole dadzą ognia. Z obu stron padło kilka i tam też wzięliśmy ich na szable. Wpadło ich kilka na wschody, skąd przyszli. Drugich zaraz lewym skrzydłem przerznięto od wschodów, nóż siedz. Co tam uciekają przed Tetwinem, prawie jako pod smycz nam przychodzą, jako tedy tych, tak i tamtych położyliśmy mostem. Dopiero co żywo z naszego rycerstwa w rozsypkę, w rabunek po pokojach. Po tych tam kątach zamkowych biorą, ścinają, gdzie kogo zastaną, zdobyć wynoszą a Tetwin też wchodzi z Dragonią, rozumiejąc, że on tam do zamku najpierwszy wszedł, trupa leży gwałt, a nas tylko z piętnaście stoi towarzystwa, bo się już od nas porozbiegali. I żegna się, mówiąc, a tych ludzi kto narznął, kiedy was tu tak mało? Odpowiedział Wolski, my, ale i dla was będzie, ono wyglądają zwierzę, a wtem prowadzi tłustego oficera młody wyrostek. Ja mówię, daj sam, zetnego. On prosi, niech go pierwej rozbiorę, bo suknie na nim piękne pokrwawią się. Rozbiera go tedy, aż przyszedł Adamowski, krajczego koronnego, towarzysz Leszczyńskiego, i mówi Panie bracie, gruby makark na wasz mości młodą rękę. Zetnę ja go. Targujemy się tedy, kto go ma ścinać. A tymczasem wpadli tam do sklepu, w którym były prochy w beczkach. Pobrawszy insze rzeczy, biorą też i prochy w czapki, chustki, kto w co ma Dragon zdrajca przyszedł z lątem zapalonym, bierze też proch Jakoś iskra dopadła O Boże wszechmogący, kiedy to huknie impet Kiedy się mury poczną trzaskać Kiedy owe marmury, alabastry latać A była tam wieża na samym rogu zamku nad morzem Na której wierzchu dachu nie było, tylko płaskocyną Wszystka pokryta, tak jako w izbie posadzka Rynny dla spływania wód mosiężne, złociste, a wokoło tego balasy i statuły także na rogach, takież z mosiądzu, a grubo złociste, miejscem też osoby z białego marmuru, takie właśnie jakoby żywe. Bo lubom ich tam in integro z bliska nie widział. Ale po rozrzuceniu przypatrowaliśmy się jedne wyrzuciłyby prochy całą nienaruszoną na tę stronę ku wojsku, która właśnie taka była jak kobieta żywa do której na dziwy się zjeżdżali, jeden drugiemu powiadając, że tam leży żona komendantowa, wyrzucona prochami, a to leżała owa pactwa, rozkrzyżowawszy się informa, jako człowiek z pięknego ciała stworzony, że rozeznać było trudno, aż prawie pomacawszy twardości kamiennej. Na tej wieżej, albo raczej salej, Królowie uciechy swoje miewali, kolacje jadali, tańce i różne odprawowali, rekreacje, bo jest w ślicznym bardzo prospekcie. Może z niej wszystkie prawie królestwa swego widzieć prowincje, ale i część Szwecji jej widać. Tam na tę wieżą komendant i wszyscy, co przy nim byli, uciekli i stamtąd o kwater lub nierychło prosili, co mogliby byli otrzymać. Ale te prochy, które direkte pod tą wieżą zapaliły się, wyniosły ich bardzo wysoko, bo wszystkie owe porozsadzawszy piętra, jak ich wziął impet, to tak lecieli do góry, przewalając się tylko między dymem, że ich okiem pod obłokami nie mógł dojrzeć. Dopiero zaś impet straciwszy, widać ich było lepiej, kiedy nazad powracali, a w morze jako żaby wpadali. Chcieli niebożęta przed Polakami uciec do nieba. Aleć ich tam nie puszczono. Zaraz święty Piotr przywarł furtki, mówiąc, a zdrajcy, wszak wypowiadacie, że święty łaska na nic się nie przygodzi, instancja ich do Pana Boga nieważna i niepotrzebna. W kościołach w Krakowie chcieliście stawiać konie, strasząc jezuitów, aż wam musieli niebożęta złożyć się na okupną jako poganom. Teraz częstował was czarniecki pokojem i zdrowiem chciał darować, pogardziliście. Pamiętacie, coście w Sandomirskim zamku zdradziecko prochy na Polaków podsadzili, a przecie i tam pan Bóg obronił od śmierci, kogo miało obronić. Wyrzuciły prochy pana Bobole, szlachcica tamecznego, i z koniem aż zawisłe na drugą stronę, a przecie zdrowy został. I teraz strzelaliście gęsto, a niewieleście nabili Polaków. Czemuż? Bo ich aniołowie strzegą, a was czarni, a toż macie ich usługę. Miły Boże, jakie to sprawiedliwe sądy Twoje! Szwedzi naszym Polakom tak wyrządzili w sandomierzu, zasadziwszy miny zdradziecko w zamku, a tu sami na się zbudowali samołówkę. Bo im to nasi nie z umysłu uczynili, ponieważ i samych tenże przypadek pożaru ze dwunastu. Nie wiedziano tedy, kto tam z naszych zginął, ale się tylko dorozumiewano, kiedy ani żywego, ani zabitego nie znaleziono. Widzieli to spektakulum królowie oba. Duński i szwedzki. Widziały wszystkie wojska cesarskie i brandoburskie, ale rozumieli, że to Polacy triumf, jakiś czynią in laudem dominice nativitatis. Radziejowski tedy i Korycki powiadali królowi szwedzkiemu, przy którym jeszcze na ten czas byli, że to coś inszego. Nie masz tego u Polaków w zwyczaju, tylko na wielkanocne święta. Po owej szczęśliwej Wiktoryjej zrobiwszy tę robotę prawie we trzech godzinach zaraz tam osadził na tej fortecy wojewoda kapitana Wąsowicza z ludźmi. Poszliśmy nazad, każdy do swego stanowiska, bo trzeba było w tak wielką uroczystość mszej świętej słuchać. Mieliśmy księdza, ale nie było aparatu. Jeno cośmy w lasy weszli, aż księdzu piekarskiemu wiozą aparat, po który był nocą wyprawił. Tak tedy stanęło wojsko, nagotowano do mszej na pniaku ściętego dębu i tam odprawiło się nabożeństwo, napaliwszy ogień do rozgrzewania kielicha, bo mróz był tęgi. Tedeum laudamus śpiewano, aż po les się rozlegało. Klęknąłem księdzu piekarskiemu służyć do mszej. Ujuszony ubieram księdza, aż wojewoda rzecze, panie bracie, przynajmniej ręce umyć. Odpowie ksiądz, nie wadzi to nic. Nie brzydzi się Bóg krwią rozlaną dla imienia swego. A potem naszych luźnych spotykaliśmy, wiedzących nam suplement różny. Gdzie kto swego zastał, tam siadł i jadł z owego wczorajszego głodu. Wojewoda wesoło jechał, że to prawie niezwyczajnym przykładem bez armaty i piechot wziął fortecę taką. To utrumkwę mógłby był mieć od kurfistrza blisko stojącego, ale fantazja w nim była, że nie chciał się kłaniać, ale żeby do niego samego ta regulowała się sława. Ufając w Bogu, porwał się i dokazał. Rok Pański 1659 Rok pański 1659 zaczęliśmy tamże w Hadersleben. daj Panie Boże szczęśliwie, gdzie zażywaliśmy mięso pustu, lubo nie z taką przecie jako w Polszcze wesołością. Mieliśmy jeszcze na przeszkodzie insuę Alsen, która że nam w tyle zostawała, dlatego też nam na wielkiej była przeszkodzie. I czelać nam na czatach porywano i zdobyć odbierano, bo tam prezydium było wielkie. Przeszło tedy koło niej wojsko brandobórskie i z armatą i z piechotami, a po staremu uderzyć na nią nie chcieli, czy też nie śmieli, jak to powiadają, kruk krukowi oka nie wykole. Wojewoda raz pojechał na rekognoscencyją w trzysta koni, chwilę na przejazdkę. Nic nie mówiąc kazał otrąbić, żeby na nazajutrz gotowość była wszelka, i wsiadać na koń. Już żeśmy tedy nie zapomnieli o lepszym porządku, bo się kazało i w sakwy czeladzi zabrać adwiktum i tak jechali. W pewnym miejscu odcięli lód siekierami, co było może jeszcze z brzega nie puściło, lubo było nie bardzo zimno i pogody były piękne. Toż z drugą stronę dragonija także uczynili, a stało się to w lot, że nie wiedzieli prezidiari, a żeśmy już na drugim lądzie byli, bo sobie siedzieli w mieście i po wsiach. Było pływać jako na Pragę z Warszawy, ale w pośrodku tej odnogi było miejsce takie, gdzie koń zgruntował i mógł odpocząć, bo było takiego miejsca spółstajania. Sam tedy przeżegnawszy się, wojewoda wprzód w wodę, pułki za nim, bo jeno trzy były niecałe wojsko, każdy za kołmierz zatknąwszy pistolety, a ładownicę uwiązawszy u szyję. Skoro przypłynął na środek, stanął i kazał każdej chorągwi odpocząć, a potem dalej. Konie już były do pływania próbowane. Który źle pływał, to go między dwóch dobrych mieszano, nie dali mu tonąć. Dzień na to szczęście był cichy, ciepły i bez mrozu. Już była trochę rezolucyja, poczęła następować, ale zaś potem zima tęgo ujęła. Żadna tedy chorągiew nie była jeszcze u lądu, kiedy szwedzi przypadli. Strzelać tedy poczęli. Chorągiew też, która wyszła z wody, to zaraz na nieprzyjaciela skoczy. Szwedzi, widząc, że choć dopiero z wody, a przecie strzelba nie zamokła, ale strzela i zabija, w nogi. Owych też, co ich przybywało na pomoc, przerznęli końmi, dopieroż w nich jako w dym. Powiadali zaś więźniowie, żeśmy rozumieli na was, żeście diabli nie ludzie. O komendanta tamecznego przysłał król duński, prosząc, żeby mu go żywcem przysłać, bo miał do niego wielką jakąś pretensję. Nie wiem, jak go tam witano. Po owej robocie, jako się wojsko dorwało do ciepłej izby, kto kogo mógł złapać, lubo chłopa, lubo też kobietę, to zaraz odarł z koszuli, żeby się przewlec. Przetrząsnąwszy wtedy owe insułę, bo to niewielka, jeno jej siedm mil, miast kilka, wsi kilkadziesiąt, Obsadził tam wojewoda na komendzie grzecznego kapitana, szlachcica duńskiego, z ludźmi nowo zaciążnymi. Bo taki był ordynans, że zaraz za nami, gdzieśmy weszli z wojskiem, oficerowie króla duńskiego werbowali i tymi ludźmi osadzono fortece, które się dostawały. Wziął jednak wojewoda sobie ze sto szwedów dobrych i pomieszał ich między dragoniją w nagrodę tych, co przecie tu i ówdzie musiało ich ubywać, jako to zwyczajnie, gdzie drwa rąbią, tam trzaski padają. Potem wróciło się wojsko do swoich kwater, już się nazad w statkach przewożąc. Jako wtedy ten rok pięknie się skończył, wzięciem Koldynka z dobrą sławą, tak i ten nowy dosyć się w fortunie zaczął wzięciem tak gloriozę tej insuły Alsen. Jużeśmy potem posiedzieli kilka niedziel spokojnie. Poszliśmy potem pod Frederiksodde. Jest to forteca bardzo potężna. Nie masz tam miasta żadnego, ale tylko same szańce. Fortyfikacja wyśmienita i od pola, i od morza. Wchodzi ten szańc czuplem w morze tak, że morzem do samego szańca okręt przystąpi. Z tego szańca może nie przepuszczać okrętów i bronić ledwie, że nie, całej flocie duńskiej. Tam lubośmy widzieli, że nie po naszych siłach, ale przecież że się wolno i o niepodobne rzeczy pokusić, próbowaliśmy szczęścia, podpadaliśmy często. Szwedzi też do nas wychodzili, dawali pole przy fortece, a potem do dziury, kiedy im ciężko było. Z wielkich tylko kartanów okrutnie nam łajali. Na każdy dzień koniom i ludziom dostawało się, bo w tamtym miejscu przenosi kula z długiego działa prawie wszędzie. Aleć pan Bóg uspokoił, lubo nie w ten czas, ale potem na wiosnę i podał je w polskie ręce dziwnym sposobem bez wielkiego krwie rozlania. Tak tedy tę zimę odprawiliśmy, kłócąc się ustawicznie i podjazdami bijąc się z Szwedami. Poszliśmy potem do prowincji duńskiej, która się zowie Jutland, a przeszedłszy stanął pułk królewski w Arhusen, w mieście pięknym. Na nasze chorągiew, że się dostała ulica, co nie było gdzie koni postawić, stajen z czego budować, nawet i miejsca na budowanie ich nie było, bo bardzo w cieśni między wodami jako wenecyja prosiliśmy się u wojewody, żeby nam pozwolił stać we wsi. Stanęliśmy tedy w Herning i insze półki i chorągwie po wsiach i miastach różnych. Ustawa tedy stanęła, żeby brać po dziesięć bitych talerów co miesiąc na koń z pługu. Co u nas łan, to tam u nich pług. Braliśmy wtedy w pierwszym miesiącu według ustawy, w drugim po dwadzieścia bitych, w trzecim już kto co mógł, choćby najwięcej wytargować, zrozumiawszy substancją chłopa, jeżeli się miał dobrze na mieszku. Dostało się chorągwi naszej na przystawstwo miasteczko Ebeltoft, Kumatynie i z wioskami do niego należącymi, które przystawstwo już to było w samym czuplu między Morzem Bałtyckim a oceanem, skąd już lądem progredi nie można. Już się to tam zowie ta prowincja Jutland, a to, gdzie Hadersleben suder Jutland. Chorągiew by tam była bardzo stała rada, ale nie pozwolono Ekstracjone, że daleko od wojska, żeby jej nie ułowiono, bo to już dziesięć mil od Kopenhagen morzem, co jest tak snadny przejazd nieprzyjacielowi, jak milę iść lądem. Wysyłają tam tedy mnie na deputację, a najbardziej respektem języka łacińskiego, bo tam lada chłop po łacinie mówi, a po niemiecku rzadko kto, po polsku nikt. I taka właśnie dyferencyja mowy Jutlandczyków od niemieckiej, jako Łotwa albo żmudź od Polaków. Luboć mi było trochę okropno jechać tam między same Wielkie Morza, bo to już w samym czuplu. Spojrzawszy i na tę stronę, i na tę ad Meridiem Baltyckie, tu zaś ad Septentrionem, właśnie jakoby na obłoki spojrzał, a lubo to woda przecie znać, że insza tego, a insza tamtego morza natura jest. Bo uważałem też to, że czasem jedno się wydaje błękitno, drugie czarno. To zaś czasem jako niebo takiego koloru, a drugie zawsze od tamtego odmienne. To igra, wały na nim okrutne skaczą, a to spokojnie stoi. Nawet kiedy oboje stoją, a spojrzysz na nie tam, gdzie się jedno z drugim styka, osobliwie wieczorem spojrzawszy, to na nim wizibiliter rozeznać jako jaką granicę. Trochę mi było, jako mówię, niesmaczno tam jechać, ale przecie mając zawsze apetyt do widzenia świata, nie wymówiłem się. Dano mi tedy czeladzi kilkanaście. Pojechałem, wstąpiłem do Arhusen, aż mi mówią piekarscy: Szczęśliwa droga, kłaniaj się tam od nas królowi Gustawowi, bo ty prędzej będziesz w Kopenhagen niżeli u nas nazad. Ja przecie nie uważając pojechałem. I wojewoda też mówił mi, panie bracie, i mnie się też tam na kuchnią moją dostało. Posyłam tam swego Lanskorońskiego. Także tam wiedzcie o sobie, co byście nawiedzili Kopenhagen. Bo wojewoda dlatego tam sobie wziął, bo mu powiedziano, że tam lud najdostatniejszy. Pojechałem przecie, a Landscoroński za mną nie przyjechał, aż w półtora niedziel wojewody pokojowy. A przyjechawszy tam, jakoby mnie umiał po łacinie, pokazałem asygnację komisarską. Pytają mnie, kanderdejcz? Odpowiem, niks. Przyprowadzili jednego, co umiał po włosku. Pyta mnie, italiano pierla franceso? Ja, niks. Ledwie nie poszaleli pludracy od frasunku, że się ze mną zmówić nie mogli. Cokolwiek do mnie mówią, to ja tylko odpowiadam, Geld. Pytają mnie, co sobie każesz dać jeść. To ja po staremu. geld. Pytają, co będziesz pił. Gield. Proszą, żeby na nich nie nagle następować o pieniądze. Ja mówię, Gelt. A przecie najczęściej do mnie po łacinie mówią, że to Polakom lingua usitata. Przyprowadzili mi szlachcica, który tam blisko ich mieszkał. Zaraz majątności jego i zamek widać było niedaleko Fryderyka, który w wojsku służył i różnie peregrynował żeby się mógł jakokolwiek ze mną porozumieć mówi tedy do mnie ego saluto dominacionem westram ja mówię gielt mówi pierla Franciezo? gielt mówi pierla italiano gielt Rzeczę do nich żadnego języka nie rozumie pojechał tedy posiedziawszy oni w srogim myśleniu a było tego przez cały dzień już mieli do brandoburskiego wojska posłać nająć kogo do rozmowy ze mną a już się jeden gotował jechać a tymczasem na zajutrz z rana przynieśli mi w podarunku łososia żywego, wielkiego w wannie, wołu karmnego i jelenia także żywego chowanego na powrozie przyprowadzili, a przy tym w kubku sto bitych talerów. Ponieważ widzieli, że żadnym językiem nie mogli mię zażyć, mówią już lingwa nativa że przynieśliśmy podarunek. Dopiero ja do nich przemówił na ów kubek z talerami pokazawszy. Iste est interpresmeorum et vestrorum desideriorum. Oto jest tłumacz życzeń moich i waszych. O, kiedy to Niemcy skoczą od radości, kiedy się poczną rzechotać, obłapiać mnie, kiedy to skoczą na miasto, powiadając, że przemówił nasz pan owego gonić, co już był wyjechał po tłumacza, dopieroż się rozmawiać, dopieroż dyszkurować, popieli się Niemczyska na uśmiech. A nazajutrz dopiero w traktat. Pokazałem im rejestr komisarski, jak wiele pługów na którą wieś położył i już żadnej nie było sprzeczki i zaprzeć nic nie mogli, kiedy widzieli, że nie mój wymysł, ale komisarska taka jest ordynacja. We dwóch dniach złożyli pieniądze za pierwszy miesiąc. A już kiedy o talarach jaka była mowa, to ich nie mianowali talerami, ale interpretes. Które pieniądze kazałem im zaraz odwieźć do Chorągwie, posławszy przy nich trzech pachołków. Chciałem i sam jechać, ale prosili bardzo, żeby nie jeździć, bo się bali, że ich brandoburskie czaty nie infestowały, którzy za sześć mil tylko stali. Jakoż i bywali potem, ale szkody nie uczynili, bo choć porwał jakie bydle, to zaraz puścił, obaczywszy załogę, a sam uciekał. Zaraz wtedy tam przy oddawaniu pieniędzy i o tym też tłumaczu powiedzieli, co zaś potem doniosło się i do wojewody. Kiedy zaś potem byłem w Arhusen, aż on mówi do Polanowskiego, porucznika starosty Bratyjańskiego, – Mości, panie pułkowniku, mam tu towarzysza w wojsku, co wszelakie umie języki, ale kondycjona Trzeba mu w przód postawić kubek spory srebrny, abitemi talarami napełniony – to on zaraz gotów przemówić, jakim komu potrzeba językiem. Polanowski tego terminu nie wiedział, aż mu wytłumaczył i odtąd talary w wojsku nazywano interpretes. Nawet sam wojewoda, kiedy do Lamskorońskiego, pokojowego swego, pisał w ten sens. Tych pieniędzy, któreś przyniósł, nie liczył pod skarbi, aż po odjeździe twoim, w których znalazło się kilkanaście talarów złych. Bądźże temu pewien, że tobie samemu dostaną się w zasługach. Bo to szpetna rzecz szlachcicowi nie znać się na pieniądzach. Masz tam blisko pana paska, możesz się u niego nauczyć, co to jest bonus interpres. Jak na drugi miesiąc pisał do mnie porucznik, że sam wszystkie chorągwie biorą po dwadzieścia talarów spługa, żebyś i ty tak wybrał. Sarkalić na to niebożęta, że to contra constitutum, aleć przecie wydali i odwiedzili. Na trzeci miesiąc kazali wybierać więcej, alem się już tego nie chciał podjąć, bo widziałem też ich wyniszczenie przez wojnę lub znać, że bywali dostatni. Nie chciało mi się tedy z nimi drażnić, bo lud dobry tylko że zrujnowany od nieprzyjaciela. Pisałem do chorągwie, albo się tym jako na przeszły miesiąc kontentujcie, to jest po dwadzieścia talarów, albo mię stąd sprowadźcie, bo ja się tego nie podejmuję być mordercą nad ludźmi, którzy są federati, nie nieprzyjaciele nasi. Konkluzum: tedy żeby podzielić pługi na kompanią, a każdy u swego chłopa wybiera jako może. Tak ci się stało. Przysłali czelać i każdy sobie wyciągał co mógł. Mnie kazano po staremu nie zjeżdżać dla porządku nad czeladzią, żeby ekscesów nie robili. Kto tedy przędzej wystraszył pieniądze, to przędzej pojechał i chłop z nim, żeby oddawał z rąk swoich pieniądze. Jam zaś na swój poczet wziął pługi, którym rozumiał alias, którzy się o to prosili i dokupowali. Jużem tedy miał wolniejszą głowę. Miałem wygodę wszelką in wszystko było, co człowiek zamyślił. Trunki dobre, osobliwie miody, których tam obywatele sami nie piją, ale zważywszy do inszych prowincji okrętami posyłają. Ryb wszelakich siła. Dwa szelongi lipskie, które czynią cztery grosze polskie, posławszy do niewodu, to przyniósł chłop. Ryb wór, aż się pod nim zgiął. Chleb z grochu pieką, bo tamtego wielka rodzi się obfitość. Ale przecie pszennego lubożytnego dostawano mi, osobliwie od szlachty przysyłano. W post wielki jedli z mięsem nawet i sami zeloci i konfudowali, kto nie jadł. Jam to zaś sobie miał za skrupuł, tak wiele ryb mając z mięsem jeść. Nawet i tych węgorzów, które wespół z płciami w korycie słoniały, nie chciałem jeść. Jest tam wszelakich ryb dość i mówiących i jęczących, oprócz karpia, bo tego skąpo, etc., Miałem tam różne uciechy i zabawy, widząc takie rzeczy, czego w Polsce widzieć trudno. Ale też i to uciecha być przy łowieniu ryb na morzu, których cudowne genera i cudowne specje. Kiedy wyciągną tego okrutne mnóstwo, to które się mnie najpiękniejsze widzą i najlepsze, są złe i jeść się nie godzą, odrzucają na piasek dla psów i ptaków. Inne zaś, choć dobre to do jedzenia, są szpetne, że i spojrzeć na nie brzydko. Jest tam ryba tak straszna, że jenom na ścianach kościelnych malowanego widywał owego, co mu płomień z gęby wychodzi i mówiłem Gdyby mi głód największy był, to bym tej ryby nie jadł aż kiedym był w domu szlacheckim między inszemi potrawami bo tam dają na stół i mięso i ryby zawsze jednakowo począłem rybę jeść aż w niej okrutnie smak dobry nuż ja ją jeść żem prawie z owego półmiska sam zjadł rzecze szlachcic hic est pistis quem sua dominacio diabolum nominavit oto ryba którą waszmość nazwał diabłem — Skonfudowałem się okrutnie, ale widział, że ją i oni z smakiem jedli. A druga, nie wierzyłem, żeby ta, bo mi się widziało niepodobna, aby w tak brzydkim ciele miało być smaku tak wiele, jednak przecie nigdy mi jej potem nie jadł. Powiedział ten szlachcic, że bywa wędzona po czerwonym złotym funt. Ale przezwiska jej nie pamiętam, bo bardzo dziwne jako i sama dziwna. — Jest to tam łeb? I ślepie jako u smoka, straszne paszczęka szeroka, a płaska jak u małpy. Na łbie rogi dwa zakrzywione, takie jak u kozy dzikiej, ale tak ostre, że się zakole jako igłą. Na karku hak, mało co mniejszy od tych, co na głowie, zakrzywione na tę stronę ku głowie i już tak po wszystkim grzbiecie, jeden za drugim, a coraz mniejsze aż do ogona. Sama w sobie okrągła jako pniak, skóra właśnie taka na niej, jako jaszczur, co go do szable zażywają, a po tej skórze haczki takie, jako i na grzbiecie, ale już drobniejsze, jako szpona u jastrzębia, a srodze ostre. Byle się go dotknął, to zaraz krew wyskoczy. Są i insze cudowne bardzo, co jak u ptaków skrzydła, jak u bocianów nosy i głowy, kiedy jej łeb z worku dziurą wytknie, przysiągłby drugi, że bociana ma w worku. Ale siła by o tym pisać. Zażywaliśmy też tam rekreacji różnej na morzu siatrzy w barkę. Kiedy woda spokojna była, to bywało jeno stanąć spokojnie, a pojazdami nie robić. To się rozmaitego napatrzył stworzenia, rozmaitej gadziny i zwierzów morskich, cudownych ryb, a osobliwie w tym miejscu stanąwszy, gdzie jest trawa, z której sól robią, bo w tym miejscu tak jest morze przeźroczyste, że na sto latrow w zgłąb obaczyć może najmniejszą rybkę i cokolwiek pływa przeciwko owej trawie, która tak się bieli in profundo, jako śnieg, i dlatego widać każdą rzecz naprzeciwko przeciwko owej reperkusyjej. Te trawy rwą osenkami żelaznymi, puszczając je na dno na długim sznurze. A tak wyciągają tę trawę i na brzeg wywożą, rozrzucają to po krzakach, a skoro uschnie, to ją palą i sól z tego robią bardzo dobrą. Ale nie tylko z trawy, ale i ziemia znajduje się taka, że kiedy potrawę, jaką osolić trzeba, to wziąć na miskę garść ziemię i wypłukawszy zlać wodę w garnek, za pół godziny zsiędzie się sól bardzo piękna. Różnych rzeczy dziwnych napatrzy się na dnie morskim. Miejscem są piaski czyste, miejscem trawy i coś jak drzewka. Miejscem stoją skały, tak jako jakie słupy, jako budynki, a na owych skałach siedzą jakieś zwierzątka dziwne. A kiedyśmy doskonale chcieli napatrzyć się owych besty był tam zamek pusty na morzu, cztery mile wielkie od Ebeltoft na Skale Wielkiej, który się zowie Ryf van Anout, to bywało, Pojechawszy do owego zamczyska przed południem, postawiwszy barkę przy lądzie, utajcie interrudera, nic się nie odzywając. To ówdzie powyłaziły na owe skały delfiny okrutne, wielkie psy morskie i inne zwierzęta różne, i pokładło się to ku słońcu, one strogie brzuchy tłuste porozwalało. A napatrzywszy się już do woli owych dziwów, to jeno było małym kamykiem tam cisnąć, to się to wszystko w jednym mrugnieniu oka pochowało w wodę. Powiadali tameczni mieszkańcy, choć to i z ruśnice strzelić do tego, to darmo zepsuje nabicie, bo zaraz i z postrzałem w morze wpadnie. Choć tam i zdechnie, to się komu inszemu dostanie, bo może nie wiedzieć, gdzie wyrzuci. Delektowałem się wprawdzie spacyjerem na morzu, ale też raz wielkiego nabrałem się strachu. A to z tej racji jej. Zachciało mi się morzem jechać na nabożeństwo wielkanocne do Arhusen, gdzie stał wojewoda, bo i bliżej było morzem, niżeli lądem. I dlatego też, żeby koni nie turbować. Jechałem tedy w sobotę, bo morze i grało, ale od północka ustawszy puściliśmy się w drogę, ufając marynarzom, że nie zbłądzą. Była bardzo noc ciemna. Udali się k sobie ku jej. Mnie zaraz się to nie podobało, że bardzo długo jedziemy mil, tylko sześć. Spytałem, czy dobrze jedziemy. Powiedzą, że nam tu nie nowina w nocy jeździć, pewnie tu nie zbłądziemy. Dopieroż jak już długo jedziemy, poczęli się trwożyć, poznawszy błąd. Poradziwszy się jeden z drugim, chcieli się lepiej naprostować. Pojechali gorzej. Jedziemy tedy do uprzykrzenia nie widać tylko niebo a wodę więc że ja miałem bardzo wzrok bystry pierwej niżeli oni obaczyłem jakieś budynki Ekce in sinistris aparet forte civitas oto po lewej widać właśnie miasto oni tego widzieć nie mogli mówią deus avertat ne nobis a sinistris civitas a dextris debet esse civitas Boże uchowaj, by się nam po lewej ukazało, po prawej powinno być nasze miasto jedziemy bliżej, aż okręty stoją w porcie nyszoping. Dopiero trwoga okrutna. Uciszyliśmy się, aż zegar począł bić, a wtem ruszemy się w bok cichusienko. A już też nas dojrzał szylwach. Woła Werdo! Nic się nie ozywamy. Drugi raz: Werdo! Ja mówię owemu swemu gubernatorowi di Spiska piscatores powiedz, że jesteśmy rybakami. Tak ci tedy odpowiedział. Spytał skąd? Odpowiedział: z tego tu lądu. Kiedy weźmie besztać, źle życzyć. A szelmo, dy to już święto, dy to już wielkanoc. Kiedy to weźmiemy, rznąć w sześć pojazd. Udaliśmy się do lądu, nie na morze, żeby się nie domyślili. A już się troszkę znaczył świt. A wtem poczęli z armaty strzelać w tyle nam. Dopiero się domyślił, że to już jutrznia i mówię Ekce ibi, wideti, ibi, est archusen, ubi jakulantur. Oto tam, widzicie, tam jest archusen, gdzie strzelają. O perdeum, non archusen, set Kopenhagen est circa obsidionem jakulantur. na boga, to nie archusen, ale Kopenhaga, gdzie strzelają przy oblężeniu ja jem powiadam że to u nas jest zwyczaj strzelać podczas jutrzniej z domini dopiero się reflektowali że właśnie tam jest archusen i już poznali owe tameczne lądy i port postrzegli się już w którym są miejscu dopieroż oddawszy się panu bogu kiedy to poczniemy wszyscy robić aż ziobro na ziobro zachodziło już prosto ku owemu strzelaniu a wtem nie ujechawszy ledwie z mile od owych okrętów, skoro oświtło, a na morzu mila tak się to widzi jak na ziemi kilkoro stajań, postrzegli nas, kiedy to suną za nami sześcią barek, kiedy my też poczniemy chyżego zaciągać. Gonili nas ze dwie mili, a postrzegłszy, że tak ten szczerze pracuje, co chce uciec, jako i ten, co chce dogonić, a podobno zrozumiawszy coś po morzu, stanęli, potem się i wrócili. Jedziemy dalej, aż mówi ten starszy. Evasimus de manibus unius hostis, alter imminet ferocior nempe tempestas. Orandum et laborandum est. Uszliśmy rąk jednego nieprzyjaciela, drugi grozi nam sroższy, mianowicie burza. Mudlmy się i pracujmy. O, kiedy się to znowu weźmiemy przeginać, kiedy weźmiemy pociągać, już i archusen widzimy dobrze, a może też po kąsku ruszać się poczęło. Okrutny strach i szczere nabożeństwo. Tak my, jako i ludszy. Dał tedy Bóg wszechmogący, że nie nagle poczęło igrać, ale z wielką zegarową godzinę tak się pierwej ruszać poczęło, aż tu już przymykamy się coraz to bliżej miasta, już też woda coraz bardziej skacze. To nas przecie cieszyło, że wiatr był w bok trochę i tak nam przecie pomagał do lądu, a nie od lądu, a sternik też bardzo umiejętnie podawał. Z miasta nas widzą, patrzą, co takiego od nieprzyjacielskiej strony idzie. Dopieroż kiedy się już woda poruszy. Dopiero kiedy weźnie ciskać bardzo. Przecież jedni robią pojazdami, drudzy wodę wylewają. Już i kapeluszami niemieckimi czym kto miał. Bo nie było tylko jedno naczynie do wylewania wody. Co przypadnie wał, to i nas i barkę przykryje. Co ten ustąpi, człowiek trochę ochłodnie. Spojrzysz, aż cię taki drugi dogania. To jakoby cię znowu nowy nieprzyjaciel i ostatnia zguba potykała. Ten minie. Inszy zaraz następuje. Barka trzeszczy, co ją przełamują wały. Wołają ludszy, o, ocher Jezu Christ. Oni na samego Syna, a katolicy zaś i na syna, i na matkę wołają. Zgoła weryfikuje się owa sentencyja, Kfinestit orare, discedat in mare. Kto nie umie się modlić, niech się puści na morze. Wpadło mi to przecie na myśl, że musiał zawołać, Boże, nie daj nam ginąć, wszak widzisz, jaką tu puściliśmy się intencyją, że na chwałę i na służbę Twoją. Z miasta ludzie biegną z sznurami, co zwyczajnie ciskają toniącym, wołają na nas, kiwają rękami, nie słyszymy nic co też nasi wołają oni nie słyszą bo kiedy morze igra to taki huk uczyni się jako zdział bił a tymczasem jużeśmy też blisko bulwarków co nas przyniesie wał do bulwarku to znowu nas impet wody odrzuci na morze znowu inszy wał przybije znowu odrzuci Aż ci przecie uchwycili sznur i dopiero jak też przytarł wał do bulwarku, to tak się stało, kiedy uderzył rzeszternik, wypadł na bulwark, a my wszyscy padliśmy na bok w owe barkę prawie pełną wody, której siła było, choć ją ustawicznie wylewano. Tak ci powyłaziwszy na bulwark, jako myszy, cośmy mieli trafić na jutrznią, tośmy im szej nie słuchali przed porę, przyjechawszy. Poszedłem do gospody. Dał mi gospodarz koszulę suchą, uczyniono ciepło w izbie, rozpaliwszy w pół izby w przykopie tak, jako w korytku nałożono węglami, bo tam taki zwyczaj. Porozwieszano suknie i moje, i czeladne. Jeść mi dają, nie chcę, ale kazałem spory garniec miodu wstawić, bo tam wina złe. Nasypałem gwoździków, imbieru, tom tak pił. Jakem kąsek otrzeźwiał, już mi się też jeść poczęno zachciewać. Posłałem do księdza piekarskiego prosząc o święcone jajko i kazałem opowiedzieć w jakich byłem terminach. Przysłał mi tedy i baranka, placków, jajec. Dopierom zażył święconego. A już też i na wieczór było. Dowiedziawszy się o mnie dobrze, różni przyjaciele przyszli, a ja u ognia w koszuli siedzę, a zagrzewam się owym miodem. Dopiero szpytać, coś to robił, jak to. Powiadałem o swoim strachu. Tak ci, jak i taki powinszowawszy mi tak wielkiego szczęścia, porozchodzili się. A ja też układłem się spać, bo właśnie po takiej łaźni trzeba było w czasu. Nazajutrz wstawszy, suknie też już poschły, poszedłem do regimentarza, a opowiedziawszy za jego pytaniem wczorajszą biedę i dwa strachy, to jest od szwedów i od wody rzecze wojewoda. Już to prawda, że to terminy były niedobre, ale też, panie bracie, masz waszeć nad całe wojsko, bo waszeć wojujesz po morzu, a wojsko na lądzie. Chciał waszeć zburzyć, regnum sueticum, sam i przed nami honoris palmam wziąć. Jam odpowiedział: Jeżeli Chrystus, pan dnia dzisiejszego, zburzył regnum nieprzyjaciół dusznych, toć i nam trzeba starać się, żebyśmy burzyli regna nieprzyjaciół cielesnych. A ponieważ wielmożny pan sam mówi, że dwojaką manierą wojuje, to ja też proszę o dwojaką zapłatę i wodną, i lądową. Tak ci nażartowawszy się poszliśmy na nabożeństwo. Zażyłem tedy przez poniedziałek i wtorek nabożeństwa. Mówią mi drudzy, już teraz będziesz wolał dziesięć mil jechać lądem niżeli wodą. Nie myślę o tym, żebym się miał tego nieszczęścia lękać, które mię już wczoraj minęło. Kto mię dnia wczorajszego wybawił, ten mnie i w jutrzejszym konserwuje. Jakoż i uczyniłem tak. Wysłuchałem mszej świętej we środę, wsiadłem w tęż gondułę i pojechałem. Alem się już trzymał nad lądami. Bo nie masz niebezpieczeństwa i małym statkiem po morzu jechać, byle niedaleko od lądu, byle uciec, obaczywszy jaką odmienność następującą. Aleć nam to tego nic nie narobiło, tylko nocny błąd. Po przewodniej niedzieli zachorował wojewoda perikulozę. Wszyscy zlękliśmy się byli bardzo, posprowadzano doktorów różnych, kurfistrz swoich przysłał. Amirał Olenderski przysłał doktora okrętem bardzo sławnego, ale nie pomnę, z którego miasta. Tak ci go ratowali wszystkimi sposobami. Eks konsilio generali wynaleźli medycy, żeby mu muzyka grała kontinuę. Grano tedy zawsze w drugim pokoju na tej muzyce cichej, jako to na lutniach, cytrach, teorbie i tam innych, etc. I tak ci przyszedł do zdrowia z wielką wojska uciechą i dziękczynieniem Panu Bogu. Wojsko zaś stało po konsystencjach, aż dobrze konwaluit. Ja też na owej deputacji jej byłem i nigdy się nie próżnowało, ale zawsze starałem się, żeby widzieć to, czego w Polsce widzieć nie mogę. Tylko, że trzeba było być zawsze na ostrożności, bo skoro się już ociepliło, to Szwedzi od Zelandyjej, od Fioniej częściej niż pierwej wypadali na lądy. Jednego czasu przyszło pod Ebeltoft siedm okrętów olenderskich i stanęły w porcie tamecznym, żeby Szwedom na tym tam trakcie czyniły impedyment. I nas też do Fioniej przewozić miały. Stoją wtedy tydzień i więcej. Więc że to byli nasi kolegiaci i szwagier to był księcia pruskiego, ten Princeps Auriacus, bo jego miał siostrę rodzoną za żonę Wilhelmus, która z nim była na tejże wojnie, dlatego się też już z nami kumali. Kiedy przyjeżdżał amirał z okrętów do kościoła na nabożeństwo do Ebeltoft, z nami się też poznał, i był tak niepyszny, choć to właśnie z tej prerogatywy, jako u nas hetman, że wstępował do naszej gospody z kościoła, wyszedszy, i nas też do siebie zapraszał. Jednego czasu prosił mnie Ilan Skorońskiego do siebie na okręt w dzień niedzielny. Lubo tam jest port spokojny i cichy, ale przecie nieprzystępny, bo do samych bulwarków okręt wielki wojenny nie przystąpi, chyba te małe okręty kupieckie, szmagi. Trzeba tedy było do okrętu wozić się. Tak tedy siedliśmy w barkę i zajechaliśmy do okrętu. Jeno tedy jeść dano, aż woła Majtek ten, co na najwyższym maszcie pilnuje, że idą dwa okręty od Zelandy jej. Przychodzi strażnik powiada o tym wodzowi po niemiecku, a on zaś nam po łacinie i zaraz dołożył Isti duonobis Prandium non impedient. Te dwa okręty nie zakłócą nam obiadu. Kazał jednak upatrować bander, jakie są, czy szwedzkie, czy jakie inne, których jeszcze z daleka rozeznać trudno. Woła znowu, że idą drugie dwa. Zaraz potem powieda, że idzie ich więcej, ale jeszcze daleko. Patrzą przez perspektywy. Co widzicie? Powiedzą, że jeszcze nic więcej nie możemy rozeznać. Każe on sobie podać swoją perspektywę. Znać, żeby to albo oko lepsze, albo też zaś, co zwyczajnie bywa, lepsza zawsze u pana perspektywa. Dojrzał zaraz z owych najpierwszych bander, że Szwedzi, a potem coraz to więcej się ich pokazuje, że już ich widać piętnaście kazał tedy okrętom swoim trochę lepiej rozszerzyć się, jako mógł kapere port. Ale z portu nie wychodzić. Żeby ich nie mogli circumvenire, bo lubo by się on był z nimi śmiele potkał, choć ich więcej było, ale że ludzi nie miał na okrętach, mało co tylko armat apuszkarzów, a tych ludzi co ad gubernium statków należą bo to on jakem już napisał, miał wojska nasze przewozić na fionią i dlatego okręty przysłano bez żołnierzów, wiedząc, że u nas są piechoty sam widzi. Szwedzi też dowiedziawszy się, że przy tych okrętach mało potęgi, przyszli ich brać jako swoich własnych. Doszli, że Szwedów o tym awizowano z wojska brandoburskiego, jako to o zdrajce wszędzie nie trudno. Gdy tedy owe dwa pierwsze okręty już niedaleko, mówi do nas amirał Forsan Abeundum est incivitatem. Może wypada wam wrócić do miasta? Odpowiem manebimus hoc. Zostaniemy jeszcze. Blanskoroński rzecze. Pojadę ja. Mam piętnaście tysięcy wybranych pieniędzy, bo tam kto w tumulcie do nich się nie przypytał. Wsiadszy w barkę, odwieziono go do bulwarka. Jam się został. Kiedy przypadną na lewe skrzydło, nasze też dwa wysunęły się ku nim. Kiedy przypadną srogim impetem, dadzą ognia do siebie z obu stron tak, jako zręcznej strzelby gęściej ognia nie może dać. Odrzucą się zaraz od siebie najmniej na dziesięć stajań i poczęli lawirować et interim armatę nabijać. Owe też dwa masze cofnęły się nazad w port, a potem lawirują, czekając, że tamte nadejdą. Przychodzą wtedy drugie dwa. Stanęły równo z tamtemi, wyrychtowawszy żaglów, a potem i trzecie dwa też to czynią jak drugie, gdy tylko przyszły. W mieście nagwa odbiją w dzwony, w bębny. Lud się sypie na bulwark. Kto cokolwiek ma umiejętności okrętnej, wsiadają w barki, zwożą się do okrętów. A szwedzi tymczasem armują się. Kiedy się już wymoderowali, idą ławą, zewrą się bliżej niż na stajanie, kiedy poczną prażyć do siebie, aż się zaćmiło od dymu w powietrze. Jeden Szwedzki zniósł się był, że wpadł między olenderskie, tak jako między gwiazdy miesiąc, kiedy dadzą do niego ognia i z boków i z tego okrętu, gdzie sam admirał siedział, to dosyć na tym, aż deszczki z niego leciały. Poszedł zaraz na stronę, właśnie jak ów pies, chromiąc, gdy mu nogę stłuką. Znowu powtórnie zewrą się, uderzą z armat. Co się trochę odsuną, to znowu nacierają. Chcieli Szwedzi koniecznie tył wziąć Olendrom, ale żadnym sposobem nie mogli, bo się Olendrowie przy porcie trzymali. Tak tedy strzelali do siebie, aż był wieczór. Potem się rozeszli, uciszywszy. Ja też wsiadłem na barkę i wyjechałem na bulwark. Nocą tedy wzięli Szwedzi z bulwarku okręt kupiecki, a skoro świt zaprowadzili go po wiatru i ustroiwszy go, jako należy do żeglugi, wychysowawszy żagle, zapalili go, puścili między okręty olenderskie, od którego zaraz jeden się okręt zapalił, bo to jest rzecz tak chwytliwa, jak siarka. Sami też zaraz nacierają za ogniem, poczęli okrutnie bić z armaty tam było właśnie tragiczne spektakulum kiedy to nie wiedzieć czyby się ogniowi czy nieprzyjacielowi bronić tu się od owego zapalonego umykać trzeba tu się strzec żeby ich nieprzyjaciel nie rozerwał a tu zaś z owego zapalonego uciekają kto co może porwać lada deszczkę lada drewno to się z nim uderzy w morze tu z miasta, kto przecie śmiały, podjeżdżają z barkami, ratują sznury toniącym rzucają, żeby się ich chwytać. A tu z obu stron armata huczy. Uważyć, że na jednym okręcie osiemdziesiąt będzie i sto dział, jaki tam musi być ogień. Zgoła straszna jest wojna na ziemi, ale daleko straszniejsza na morzu, kiedy to maszty lecą, żagle na morze spadają, człowiekowi zaś i człowiek nieprzyjaciel, i woda nieprzyjaciel. Owe kule, co okrętów chybiały, to zaś ludzi na lądzie raziły tych, co z miasta wyszli. Bo gdyby byli Olendrów zwyciężyli, pewnie by byli i miasto wyrabowali. A jeszcze w ten czas wszystko mieli w domach, bo się ubezpieczyli, że mają wojsko do obrony. I dopiero w ten czas, skoro obaczyli zapalające się okręty, dopieroż swoje pignora do wody kryć. Bo to u nich wszystek depozyt najpoufalszy w morzu a nie tylko comestibilium, ale też i vestimentorum, i śreber, i pieniędzy. Suficit, że utopi kiedy chce i dobędzie kiedy chce. A mają sposoby takie i naczynia takie adaptowane, że się w nich nic nie zepsuje i nie zamoknie. A w tych też miejscach topią, gdzie może nie wyrzuca, jako to w tych hafach, nogach etc., Zapaliły się były żagle i na szwedzkim jednym okręcie, ale zaraz pościnali maszty i pozrzucali w morze. Drugi okręt szwedzki przebito z armaty tak, że zaraz poszedł na dno ze wszystkim, coś niewiele z niego ludzi uratowano. U trzeciego utrącono maszty dwa, u czwartego jeden największy, przez co musiałem mieć mutilationem. ów też w okazji jej wczorajszej już nie pomógł, zepsuty tylko z daleka stał. Suficit, żeby ich byli zabrali olendrowie gdyby byli w ludzi trochę potężniejsi. Już wtedy widzieli Szwedzi swoje okaleczenie i szkodę większą, niżeli uczynili nieprzyjacielowi. Zaraz poszli na Garugę, bo im już wiatr nie służył tak i nie był spokojny nazad powracającym. Olędrowie też niebożęta dziury w okrętach łatali, zabitych wywozili, chowali a potem zaś armaty i swojej, i szwedzkiej podobywali, jako sami powiedali, skoro raz do nas przyszli pod Friedrichs Odde. Bo mają taką scientiam i nurków takich, którzy się w wodę wpuszczają, po samym dnie chodzą i tam zakładają instrumenta, że każdą rzecz wywindować mogą ex profundo i ludzie okrętni umieją pływać bardzo, że mogą daleko płynąć in necessitate. Białogłowa, jedna z olenderskiego okrętu tego, co zgorzał, płynęła dalej niżeli trzy ćwierci mile i dopłynęła do samego bulwarku. Brandoburskiej piechoty przyszło trzy tysiące już po odstąpieniu Szwedów. Poosadzano oweż okręty według potrzeby, ostatek się ich wróciło do wojska. Często Szwedzi tego fortelu zażywają impugna, a zwłaszcza gdy w porcie zastaną debiliores od siebie emulos. I potem słychać było, że tegoż zażyli kunsztu na nich i drugi raz. Dał był szwedom wiadomość o tym zdrajca jakiś z wojska pruskiego. Był na ten czas komendantem nad tymi szwedami w Pojechaliśmy zaraz po odstąpieniu szwedów do Amirała z kondolencją, ale zastaliśmy wesołego i nic nie żałującego owej szkody. U nich to okręt stracić jako ładunek wystrzelić. Miał to sobie za wiktoryją, że się nie dał i w nieprzyjacielu szkodę uczynił. Mnie dziękował, żem go nie odstąpił pierwszego dnia, lubom mu tam nic nie pomógł. I przed wojewodą to o mnie powiedał, że choć polowy żołnierz nie wzdrygał się wodnej bitwy. A te działa utopione mówił, że to wszystko moje będą. Ale mi się to rzecz niepodobna widziała, biorąc miarę jaka bieda, kiedy działo w błocie u więźnie, a coś kiedy w morzu. I życzyłem sobie bardzo widzieć i być przy tym dobywaniu. Ale oni czekali, aż się woda ociepli. A mnie też tymczasem z tamtego miejsca sprowadzono, kiedy się już wojsko ruszało do obozu. Póko mi tedy frysztu stawało, nigdy nie było bez konwersacji jej tak miłej, żebym i w Polsce lepszej nie znalazł między krewnymi. Już były różne tentacyje, nie jechać do obozu. Rezolwowałem się jednak i pożegnałem się z dobrymi przyjaciołami. Cum regressu precedentibus, tot contestationibus et spe. W stylu zapewnieniami przyjaźni przed mym odjazdem, a zarazem z nadzieją, żeśmy z wojskiem mieli przyjść tamże na drugą zimę. Pojechałem do Chorągwie, otrzymawszy do komisarza attestacyją dobrego zachowania, w której zaraz komisarza proszą tameczni in kole, żebym zaraz na drugą zimę do nich ja, a nie kto inny był przysłany. Czeladnik jednak mój, Wolski niejaki szlachcic spod Brzezin, został się tam i ożenił się z poddanką tego szlachcica, córką jednego gbura, który postępek czynił im lepszą nadzieję, że i ja zapewne do nich wrócę. Aleć i on parolu nie dotrzymał, bo uciekł od żony i wyjechał do Polski z pułkiem piaseczyńskiego, powiadając potem, że przez sen i na jawie, jakby mu coś za uchem wołało, odstąpiłeś Boga. Jakem stanął u chorągwi, zaraz czwartego dnia ruszyliśmy się do obozu, który był założony między Frederiks Odde i między Rypen. Jest to Frederiks Odde nie miasto, ale forteca bardzo potężna między morzem. Rypen zaś miasto bardzo piękne, sławne niegdy za katolików archiepiskopatu Ripensi. Ta zaś pomieniona forteca Frederiks Odde tego tu morza, które Vergit Atlatus Oceani versus Fioniam. Styka się z oceanem od strony Fioni. insze zaś kąty ma dwa, to jest Helsonoriam et chronoburgum, które przeciwko sobie Direkte stoją. I nikt na świecie, choćby z najpotężniejszą flotą, nie może przechodzić na ocean Ex Mari Baltico bez pozwolenia króla duńskiego i okupić mu się za to karze. Ten Kronenborg Fridericus Danierex – nie wiem, który numero, bo tam Fryderyków kilku – Mirabiliter fundował, rzucając w morską głębokość okrutną kamieni wielkość, z których jakoby uczynił fundamenta in profundo i dopiero na tym, wyniosszy nad wszystkie wody i wały ich igrające, założył fundamenta, które i największych morskich i dotąd nie wzdrygają się insultów. Tam, między tymi fortecami, każdy nawigujący kłaniać się i prosić musi i płacić vectigal constitutum, albo raczej portorium. Tym się tam poszczycają tameczni ludzie, że się to trafiło raz, kiedy wojował Aleksander Farnesius, dux parmenzis contra belgas federatos, za rozkazaniem króla duńskiego pięćset okrętów olenderskich zamknięto in mari baltico, tak, żeby było wszystkich wyduszono i nikt by nie uszedł. Ale, srogie poskładawszy pieniądze, konfederati okupili ich. To to taki jest pożytek tych zundów in mari Baltiko, z których król duński wielkie ma dochody, choć żadnej w państwie nie ma auri ani argenti fodyny. Ma przy tym prowincje żyzne, w ryby i zwierzynę, miody obfite. To jedna drugiej dodaje, czego komu potrzeba. Grenlandyja ma tak wiele ryb, że gdyby ich nie wyławiano, nie mogłoby być przed nimi fretum navigabile, osobliwie śledziów, stokwiszów, które łowią in januario i suszą na mrozie i na wietrze tak, aż się zeschnie jako drewno. W jednej prowincji jej ma jedno, w drugiej insze rzeczy i tak niczego nie upragnie. Ale dawszy pokój opisowi tamecznych prowincji i natury ich, ponieważ ja tu nie historię, ale kursum życia mego opisać proposui, wracam się jednak do odbiegłej materii Przy ordynansach doruszania się wydanych taka była ordynacja, aby wszystkie pułki jednego dnia stanęły w obozie, co i tak się stało cum edificatione wojsk cudzoziemskich, bo w jednym dniu jako z rękawa wysypało się wojsko, cesarskie zaś półtory niedziele ściągało się. Stanęły tedy wojska o mile tylko od drugiego. Miał generał Monte Cuculli urazę do wojewody o to, że wszyscy oficerowie króla Duńskiego z nowymi werbunkami nie do niego, ale do wojewody ściągali się i stąd brali ordynansy, bo taki mieli od króla swego rozkaz. Za pierwszym tedy widzeniem powadzili się o to. Rzekł mu tedy wojewoda, nie trzeba tu się swarzyć ani gniewać o tę prezencją, którą między nami może uspokoić żelazo. Tyś żołnierz, ja żołnierz, ty generał, ja generał. Sprawię się jutro. Posłał tedy do niego Skoraszewskiego, porucznika krajczego koronnego leszczyńskiego, wyzywając go na parol sam na sam, żeby wojska nie turbować. Aleć był tak grzeczny, że nie chciał wyjechać, wysłał jednak oficerów z pewnym traktatem których, gdy obaczył dziad, skoczył jako piorun ku nim, supponendo, że generał wyjeżdża. Ale jak obaczył, że kto inszy, stanął i obaczył legacyją. Kurfistrz na ten czas był z wojskiem swoim o trzy mile od nas, kiedy się to agitowało. Ale jak się obaczył z Montekukulem, miał to mówić. Dobrześ uczynił, żeś nie wyjechał, bo gdybyś był z Czarnieckim, jaki uczynił eksperyment, pewnie byś to był i ze mną uczynić musiał, bo tu ja jest w osobie króla polskiego. Aleć trzeciego dnia Pan Bóg skarał Montekukulego, bo go zdziała postrzelono. Jakoby go nie sama kula uderzyła, ale trzaska z okrętu, od kule wycięta, obiedwie mu podcięła łysty. Chciał też to popisać się, bo był nic nie sprawił, a przez dwie zimie chleb zjadał i chciał czegoś bez nas dokazać. Osadził owe okręty olenderskie i inne, posprowadzawszy kupieckie swymi ludźmi, wjechał między Fionią i Frederiks Odde jak go Szwedzi poczęli obracać i z tej strony, i z tej, wrócił się z konfuzyją i łystek na dwie ruszył. Znać, że ordynacja boska taka była, aby jako te fortece tak sławną także i tamte prowincję nie szpada niemiecka, ale polska zawojowała szabla, chcąc też to podobno Bóg nadgrodzić narodowi naszemu ową konfuzją, którąśmy za jego dopuszczeniem od narodu szwedzkiego w ojczyźnie naszej ponieśli. Od tego tedy czasu kazał ich wojewoda nie wczasować, podpadając, strzelając, wywabiając ich od wałów. I byli zrazu tak głupi, że się dali łowić, ale potem zaniechali siedząc w fortecy. Dopieroż w ten czas podszancowali się nasi i szańczyki w nocy wysypali tak blisko, że i z muszkietu nie tylko zdział dział donosiło. Ale że niedoskonała była fortyfikacja owych szańców, stało wojsko dokoła cały dzień, żeby wycieczki na owe szańce nie uczynili, a nie wyparli naszych. Jak noc przyszła, dopiero lepiej opatrzono, koszów nas prowadzano, ponasypowano, armatę sprowadzono, a wszystko cichusieńko, bo w dzień trudno tego było robić, gdyż rażono bardzo od Szwedów. Jak tedy w piątek obaczyli ufortyfikowane szańce, a zaraz ich tegoż dnia nad świtaniem nawiedzili nasi, Dragonia z swoim oberszterem Tetwinem tak blisko, że się prawie muszkietami sięgali i już od jednego beluardu odparli byli Szwedów, zaraz stracili serce. Wypadli byli w tenże dzień po południu Szwedzi, ale ich potężnie nasi wytrzymali. Wojsko też z obozu obce skoczyło, uciekli nazad, zostawiwszy trupa kilkadziesiąt w tej nocy tedy z piątku na sobotę poukładawszy się na statki a tu na wałach od naszego obozu czynili okrzyk hałas strzelanie uciekli do fioniej spodziewając się szturmu generalnego w sobotę rano nazajutrz dziwujemy się czemu tak ciche samsiedztwo jednym razem jak tam już nasi postrzegli aż tu na wałach wywijają chorągwiami wołając vivat rex danie Sunie się co żywo z obozu strzeladzi dla zdobyczy, a wojewoda zaraz posłał strażnika mężyńskiego, żeby tej minuty pod garłem wszyscy wyszli z szańców i żeby Tetwin dokoła dał warte, żeby się nie ważył tam wchodzić. Niż strażnik przyjechał, już tam wyrabowano co kto znalazł, bo też tam i nie bardzo było co brać, oprócz trochę leguminy, którą prawie na tym miejscu poznoszono, gdzie były prochy podsadzone. Jak tedy wszyscy powychodzili z szańców, dopiero zapaliły się miny, ale w ludziach nie uczyniły szkody najmniejszej. Nawet i wałów, i budynków nic nie naruszyły, tylko dwa budynki podługowate jako szopy spaliły się. Podobno to były szpiżarnie, insze budynki całe zostały. To to jest rozumnego wodza dzieło. Domyślić się i zabierzeć, aby nie gubić wojska bo tam niepodobna rzecz, żeby tam nie mogło być bez szkody. A to druga, że przecie prędko postrzeżono, że nieprzyjaciel uciekł i zaraz potem wpadli nasi i rozebrali, co było. A Szwedzi subponebant, że nierychło postrzegą i dlatego tak nierychły ogień zapalili. I tak owa forteca, która dwadzieścia tysięcy ludzi strawiła, kiedy ją brał Szwed królowi duńskiemu, bo Szwedów dziewięć tysięcy, a Duńczyków jedenaście tysięcy, jako sami komisarze powiedali, zginęło, wróciła się nazad i bez uszczerbku wojska. Tak powiedali komisarze, że się tuta ziemia ludzkiej krwie tak nasyciła, jak wody po wielkim deszczu. Uciekli tedy szwedzi z Fredericks odde przed śmiercią do Fionii spodziewając się, że ich tam nie znajdzie między morzami. Ale zawiedli się na tym, bo w krótkim czasie i tam za nimi przepłynęła o czym niżej. Winszował kurfistrz wojewodzie tej szczęśliwości, ale jawną znać mu było z oczu w zazdrość i Niemcom, że Pan Bóg sławną podał fortecę. Szwedzi się też okrutnie tym konfundowali, że na minie nic nie wskórali. Wprowadził tedy wojewoda aż trzeciego dnia prezydium ludzi duńskich i komendanta tegoż narodu bo się obawiał, żeby jeszcze nie było min drugich. Owe też okręty olenderskie zaraz stanęły przy tej fortecy w porcie bardzo zacnym. Et interim radzono, jako sobie postąpić z Fionią, ponieważ Frederiks Odde, tak potężna forteca, dostała się w ręce nasze, która była Fioni jej socja, obróciła się in emulam. Staliśmy tedy w obozie, ale przecie nasz dziad nigdy nie próżnował, bo było barek ze dwieście. To lada kiedy, powsiadawszy Dragonija i Semenowie, to napadli Szwedów w Fionijej i znacznie infestowali. Osobliwie jednak Semenowie, których było trzystu, cudownych rzeczy dokazowali, bo to tam ludzie byli tak wybrakowani w lata, wzrost, jakoby ich jedna porodziła matka. Mieli Szwedzi, co robić z sobą w Fioniej, bo ta prowincja jest na mil czternaście, to trzeba było wszystkich lądów dobrze pilnować. Nie wiedzieć, skąd nieprzyjaciel wysiędzie, osobliwie w nocy. Zgoła we wszystkich okazyjach Pan Bóg nam tam błogosławił jawnie tak, jako na podjazdach, jako też w szturmach i gdziekolwiek potkawszy się z szwedami, wszędzieśmy ich bili. Cesarskich zaś lekceważyli szwedzi. Porwali na podjeździe towarzysza Myśliszowskiego i posłali go królowi pod Kopenhagen. Tam król między innymi rzeczami pytał go, co to tu jest za wojsko z Czarnieckim? Powiadał, które zwyczajnie w jego dywizji jej chodzi. Pytał, gdzie żeście w ten czas byli, kiedy ja był w Polsce? Powiedział tam też byli i bijaliśmy się z wojskiem waszej królewskiej mości. Czemużeście tak dobrze nie wojowali jako teraz? Odpowie: taka znać była wola boska. Mówi król: i to racja, ja. ale ja tobie powiem drugą, a to te, że nie każdy by trafił do domu, gdyby się dostało przegrać i dlatego staracie się, żeby zawsze wygrać. Towarzysz zamilknął. Król go pyta: a czemu milczysz? Bo przeciwko prawdzie nie wiem co mówić. Ale i sami więźniowie szwedzcy przyznawali to, że całe odmianę fortuny widzą. Jako prędko król tedy Szwedzki dowiedział się o wzięciu Frederich z Odde, zaraz z Duńskim począł opokój traktować. W wojsku zaś kazał wytrąbić, że ktokolwiek do Polski chce wynieść, wolno mu ingratiam Radziejowskiego a przyt i kontentacją wziąwszy. Aleć takich niewiele się obrało, bo ich było w wojsku szwedzkim tysiące, a nie wyszło ich z Radziejowskim ledwie z półtorasta szlachty samej, między którymi Kompanowski, Przeorowski, Kaznowski i Jarzyna, Rafał, syn Marcina, Kasztelana, Sochaczowskiego, Korycki jeszcze tam był został i tak wiele Polaków, którzy tam już as i nie spodziewali się tak mieć w Polsce dobrze, powróciwszy na swoją fortunę. My też, stojąc blisko siebie obozami kum Cezareis, przez niedziel osiem czy więcej, uprzykrzyliśmy się sobie znacznie. Oni na nas narzekają, że czatownicy nas kradną, my zaś na nich, że nam żony ich w obozie chleb zjadają. Odsunęliśmy się tedy od nich trzema milami i tam po staremu trafiły, lubo tak już nieczęsto. Przychodzą interim listy od króla naszego Nenuntandio Imminentia na ojczyznę od Moskwy Perikula, ażeby za powtórnym ordynansem być na pogotowiu ad regressum ku granicy. Mnie jedno wielką czyni dystrakcją owe afektów zawięcie. Listy latają częste stamtąd i ode mnie. W jednej godzinie napadnie myśl żeby zostać w drugiej tego nie czynić znowu koniecznie nie może być inaczej tylko uczynić bo mi przecież żal było rzucać nie tak daleko fortunę jako afekt taki któremu opodobny trudno pasuje się tedy z owymi myślami jako z niedźwiedziem kiedy ten umysł przypadnie, żeby zostać, to jakaś wesołość ogarnie człowieka. Skoro zaś nastąpi, żeby nie zostawać, to taka znowu alteracja, żałując afektu owych ludzi i biorąc przed oczy tak, jako tam wpadnę u nich i cenzuram nieszczerości i niewdzięczności. Niektórzy z kompanii postrzegli i pytają, co ci się to dzieje, że się to czasem zapamiętywasz? Powiedziałem, że nie może nigdy człowiek być jednakowy, a z sekretu przed nikim na świecie nie spuściłem się i nie wiedzieliby byli nic, tylko że Lanskoroński trochę się wygadał przed chorążym naszym o tych afektach. Ale i on poufale nie wiedział, choć tam ze mną bywał. Komplement tylko widząc z tego brał miarę i podobieństwo. Dopieroż tych trochę myśli moich inwestygarunt kompania i już mi wszystko wymawiali. Przychodzi zatem list przez umyślnego rajtara jak się też to tam dowiedzieli jak się wojsko polskie przybliża ku granicy którego jest ten sens lubo insze poginęły których było siła Wielmożny panie, co sercu drogie wielbimy chętnie w duchu pragniemy upewniać słowami żądamy oglądać oczyma. Jaki szacunek wielmożny rodzic mój powziął dla znakomitego bohatera narodu sławnego i towarzysza takiego wodza, jakim czci go przywiązaniem, tego dowodzi bardzo częste wspominanie nazwiska wielmożnego pana, jako też i mocne postanowienie, w którym trwa ciągle, aby Cię kochać nie jak przybranego, lecz jakby z własnej krwi zrodzonego syna. Jeżeli zaś ojciec Cię kocha, Kochacie niemniej córka, bo w jej duszy czuła skłonność tak niewzruszone zapuściła korzenie, że gdyby można przesłać w tym piśmie serce stroskane, każdy wyczytałby z łatwością jawne i wieczne szczerości dowody. Wyznaję teraz, co długo taiłam, że w całym życiu ubiegłem, nie czułam do żadnego z mężczyzn wśród tylu ubiegających się o mą rękę przywiązania w sercu oprócz do ciebie, wielmożne panie i chętnie wierzę, że to pochodzi z woli Boga i wskutek postanowienia jego. Jeżeli ty wielmożny panie to samo żywisz w sercu, co wyznałeś ustami, szczęściem to nazywam. Jeżeli usta dla mego uspokojenia oświadczyły mi coś wręcz przeciwnego, byłby to straszny grzech przeciw miłości bliźniego. Wyobraź sobie miłość moją, której ani odległość miejsc, ani wstydliwość stanu mojego oddzielić od ciebie nie zdoła. Bierze chyżo przez pociski, przez ogień i tyle niebezpieczeństw. Śpieszy się, by zwiedzić przybytek Bellony, nie lękając się wcale jej zwolenników. O tym tylko myśli, jak wejść do obozu i nie trworzą jej trąb marsowych dźwięki. Zamierza pójść, dokąd losy wiodą i tajniki serca wołają. Bogdajby uniknęła gwałtownych wyrzutów i mogła się cieszyć ze ziszczenia zaręczeń. W ofierze składam ci wierne serce. Przyjmij i pomnij na słowo twoje, którym nadzieję wznieciłeś we mnie. Dom rodziców moich z łaski Boga dość świetny i może się równać z najstarożytniejszymi rodzinami królestwa polskiego. Dostatki nietajne. Obyczaje moje, choć proste, chwaliłeś przecie. Jeżeli ci się więc podobają, nie daj, że się zrazić. Wiara nie wadzi, bo wyznaję też świętej Trójcy osobę, która łaską swoją skłania serca ludzkie. Słowa Ojca Mojego, że majątku za granice Królestwa wywozić nie można, niech nie będą na przeszkodzie. Zasady tej twórcą jest mój Ojciec, ty zaś tłumaczem. Ty, wielmożny panie, pełnomocnym wykonawcą. Twoją rzeczą będzie rozkazywać, moją słuchać. Wielmożny Rikaldus, generalny komisarz i sekretarz Królestwa Naszego, oddał mi przychylnych uczuć twoich dowody. O potwierdzenie ich prawdziwości proszę Boga i siostrę moją najdroższą, która z pewnością wystawi jasno skłonności moje. Ile słów? Tyle westchnień, ile wspomnień, tyle łkania. Jeśliby kto zapytał, czemuż to czynisz, dość mi powiedzieć, odpowiadaj, serce za mnie. Serce moje już nie do mnie, do ciebie należy. Mnie opuściło, tobie towarzyszy, w tobie przemieszkuje. Czy prawdę mówię, badaj, co ze zbuntowanym sercem czynić, poradź? Na wszystko z łatwością lek znajdziesz, skoro zechcesz. Jeżeli mi ją porzucisz, pamiętaj, że gniew boski karał zawsze niewdzięczność. Tego jednak nie życzę sobie i nie wątpię o przyrzeczeniach Twoich. Przestrzegam tylko, aby nie powtórzyły się zgorszenia, które u ludzi poprzednich wieków potępiamy. Teraz mi nic więcej pragnąć nie wypada, jak tylko obecności Twojej wielmożny Panie w domu Ojca Mojego, która tak wie, że wszystko na lepsze obróci. Przybądź na jedną przynajmniej godzinę. O to usilnie proszę, gorąco wzywam, niecierpliwie oczekuję jako wielmożnego pana M., do końca życia serdecznie przywiązana, Eleonora na kroę zdywarne. Dołożyła przy tym przy podpisie instancję i zaczeladnikiem moim, który się tam me instiożenił, w ten sens. Pan Wolski spodziewa się przy tej sposobności upaść do nóg wielmożnego pana i przebłagać waszą miłość. A my też wszyscy razem instancją za nim wnosimy. Który list, że terminami nie bardzo podobien do konceptu Białogłowskiego i ja sam nie bardzo bym wierzył, gdybym nie wiedział, z cientiam i nie nasłuchał się nieraz extemporaneos discursus. Już wtedy, jakoby kajdany włożył na serce. Nieodmiennie postanowiłem jechać tam. Odpisałem list, obiecując, że jadę. A komodowałem go też tak, żeby był pisany terminami za terminy. Wyjechałem potem trzeciego dnia, nie wiedział nikt dokąd i po co. Jadąc już w drogę, wstąpiłem do pułku Piaseczyńskiego pod chorągiew pułkowniczą, gdzie Rylski, krewny mój, chorągiew nosił. Spuściłem się przed nim tego sekretu intoto, pokazałem listy i brałem też konsilium jako od swego. On mi perswadował omnibus Modis, żebym tej nie rzucał okazy jej i sam jechać ze mną. Deklarował. Pijemy tedy na owe imprezę dzień, także i drugi. Trzeciego dnia wyjechaliśmy. Aż wiadomości przychodzą, że kilka tysięcy Szwedów wysiadło z morza pod Skanderborgiem, które miejsce trzeba nam było przejeżdżać, przebierając się do tamtych ludzi. Jedziemy przecie, aż już koło Veila trwogi. Prusacy się armują, pytają nas, dokąd jedziemy. Powiedzieliśmy. Perswadują nam, że niepodobna, abyście się tam mieli przeprawić, bo Szwedzi wysiadrzy, starych szańców poprawiają i chcą się tu osiedzieć, żeby w Jutlandzie jakiekolwiek mieli dominium i rekompensę Frederik z oddu i książę jego mość gotuje się na nich, żeby ich stąd wykurzyć. Usłuchaliśmy, tedy żeśmy się nazad wrócili. Przyjedziemy do obozu, aż tu armują się na podjazd. I sam nawet wojewoda chce iść, już in procinctu drogi, aż bierze oberszt lejtnant od kurfistrza, nie życząc tej wojsku turbacyjej, gdyż on sam, jako tam od nich pobliżej, może sufficere temu eksperymentowi. Wojewoda rzekł, baba z woza, kołkom lżej, niech też sobie przynajmniej tą jedną okazują nad grodzą, co tu jeszcze nic dobrego nie sprawili, a chleba siła zjedli. Roztaszowaliśmy się tedy, a ja po staremu intendo, jak szwedów z tamtego miejsca, wykurzą zaraz jechać. Jeszcze tedy Prusowie nie wyskubli się tam przeciwko nim, aż nam przychodzi ordynans od króla, żeby wychodzić do Polski. Zadumawszy się ja na owe impendimenta, myślę sobie Miły Boże, podobno to do mojej intencji jej nie masz Twojej świętej woli. A wtem Rylski wchodzi i pyta, a nasze zamysły w co? Odpowiedziałem: Podobno w nic. Aż on rzecze, tak i ja rozumiem, że temu trzeba dać pokój. I tak sobie o tym dyszkurujemy, żeśmy i podpili, jako to moda polska. Przy owym podpiciu, co się przypomnie afekt, to się ledwie nie łzami koloryzuje trunek, a potem rozeszliśmy się. Noc nie dała snu na oczy, choć podpitemu. Jurzem i pieł więcej, żeby usnąć. Żadnym żywym sposobem nie mogło to być. Tak to uprzykrzone w młodych ludziach są afekty. Mnie ani dobre mienie, ani gładkość, która w owej dziewczynie niewypowiedziana była przy takim rozumie i niezwyczajnej stanowi swemu nauce, ale afekt jej, który sobie do mnie lichego człowieka urościła, a po prostu in plurali mówiąc, Urościli, bo jako onej samej, tak i rodziców obojga, jakoż domownicy poddani, już mnie tam właśnie za własnego syna mieli pańskiego. Ofiarując to w dyspozycję boską, a ścisnąwszy nóżki Panu Jezusowi, którego miałem na obrazie z Najświętszą Panną, to zaraz jako plastr przyłożył i ochota zaraz nastąpiła ta, żeby do Polski jechać, a tam nie zostawać. Nazajutrz otrąbiono za trzy dni ruszenie. Ale ci się odwlekło do tygodnia, bo kurfistrz przysłał, prosząc, żeby mu cokolwiek zostawić kommonika, przynajmniej dla sławy, żeby nie wszyscy Polacy wyszli ex regno danie. Takie tedy konkluzum, że naznaczono Piaseczyńskiego z półtora tysięcy ludzi. Jak ten stanął ordynans, zaraz też konsilium mego pana Rylskiego odmieniło się, bo co mnie przedtem odwodził, żeby nie zostawać, tak in contrarium przywodził, żeby zostać ex ratione, że i on zostawał się, podając mi wiele sposobów, że będzie wiele okazji, że tam możemy być i postanowić de ulterioribus, a potem wolno będzie czynić z tym, co chcieć. Znowu tedy nachyliła się myśl do tej perswazy jej. Ksiądz Piekarski dowiedział się o tym traktacie. Dopiero inwektywy na mnie, nie czyń tego, coć po tym, albo wiesz kwofine rzeczy pójdą? A kiedy cię tu uwiedzie dulce do dobrego mienia, et uzus cohabitandi rzecz do tego nie przyjdzie wyjechać do Polski, kiedy nastąpią persuasiones continue i ułowią cię, że tu mieszkać będziesz, z jakim przestajesz, takim się stajesz, zostaniesz lutrem. Aż tu będzie piękna, żony dobrać, a duszę stracić. A do tego, co by za pociecha rodzicom i krewnym z tego tu dobrego była ożenienia, Gdyby przez poczty tylko o tobie słyszeli, a ciebie nie widzieli. Tak właśnie, jakobyś też umarł, a dostał się do nieba, gdzie jest regnum amplissimum i z większymi dostatkami, niżeli pana dywarna fakultates. Nie toć to jest pociecha słyszeć o krewnym, że się on ma dobrze za dwieście, za trzysta mil, ale to, kiedy ja mam go blisko. Nie czyń tego, proszę. Tak ci się tedy stało i podobno dobrze Borylski prędko potem na fionii jej zginął. Kwis jeżeli by się tam i mnie nie dostało, bo pewnie i ja tam zostawszy musiałbym był tej okazy jej nie omieszkać. Poszliśmy tedy szczęśliwie ku granicy, pożegnawszy się z owymi, co tam zostawali, a zapłakawszy, poglądając w tamtę stronę, gdzie się mnie na zimę spodziewano. Oni zaś jak się dowiedziano, że się wojsko nasze rusza do Polski, wyprawiono tegoż to Wolskiego z listem, ordynowawszy go, jeżeli już wojska w obozie nie zastanie, żeby gonił choćby do Amburku, prosząc przynajmniej, żebym w Amburku zaczekał na dalszą konferencję. Ubrali chłopa w niemieckie suknie, a język był mazowiecki, bo nie umiał więcej wymówić, tylko gib brud, gib spek, gib Haber. I tym podrwili. Bo gdyby był w polskich sukniach jechał, ledwie by był wojska nie dogonił od obozów piętnastu mil, jaką zaś konfrontował czas z jego powieści, ale przejechawszy owe miejsca, które byli zalegli Szwedzi, bo już byli skąd przyszli nazad, uciekli, nie chcąc skurfistrzem eksperili, napadł na cesarskich. Mówią do niego po niemiecku: Nic. Po łacinie? Nic. Dopieroż mówią, ty jakiś, suknie niemieckie według stroju mowy nie masz. Wzięli konia, odarli i listy przeczytawszy, piechotą go nazad puścili. I tak nie przyszło owych ostatnich czytać komplementów, o których zaś Wolski powiedział, wyszedłszy do domu stamtąd, że niepodobna by rzecz, aby było nie uczynić dla tych listów, które były od rodziców. Te listy czytali przy nim cesarscy. I zaś potem kto umiał po polsku pytali go de statu rerum, co to i jako. Jak powiedział, którzy uważni mieli za złe tamtym, co go zatrzymali i porabowali, ponieważ to w takiej był posłany materii jej. Kazali mu tedy czwartego dnia potem wynieść wolno spod warty, który jako powrócił do pana, dopiero napełnił się dom lamentem. Bo oni jeszcze mieli nadzieję, że za tymi listami zostanę w amburku, jeżeli by był z nimi dogonił, a stamtąd już by były sposoby przejazdu. To dziwna, żem zaś konfrontował czas z czasem według relacji jej Wolskiego. To właśnie w ten czas, kiedy się tam źle działo, kiedy go z listami zatrzymano, kiedy za powrotem owe w domu nastąpiły żale, to mnie też takie ciężkości na sercu czyniły, żem nie wiedział, jeżeli mrzyw. Zaręba jędrzej to mię nie odstąpił piędzią widząc po mnie owe alterationes jak to przecie serce prezentit. w tym wszystkim znać boskiej woli nie było i dlatego tak się stało. Jakieśmy tedy odeszli z jutlandu Piaseczyński Kaźmierz jako mąż chciwy i w rycerskim dziele prawie par czarnieckiemu starał się pilnie żeby stawać pro gloria gentis i żeby owi którzy z nim emulabantur Widzieli, że tam nie darmo chleba zjada. Piaseczyński tam, żeby sobie i polszcze dobrą zostawił sławę, upatrzywszy tedy czas i widząc, że już Szwedzi nie tak diligenter jako przedtem, póko nasze wojsko nie przeszło, pilnują lądów Fioniej, ale bardziej tam się oponunt przeciwko cesarskim i brandoburskim, wziąwszy u Kurfistrza trzy regimenty piechoty, przeprawił wojsko w statkach i konne i piesze. Lubo tedy broniono potężnie naszym wysiadać, ale jaką już namienił, rozerwaną mieli Szwedzi potęgę po różnych szańcach nad lądami. Niżeli się tamci zgromadzili, tymczasem nie mogli ci wytrwać i wpuścili naszych na ląd. Skoczyli tedy nasi konni na owych, rozerwali i wycięli, a potem stanąwszy, czekali, że więcej będą mieli gości. Gdyż tam samych Szwedów było dwanaście tysięcy. Tameczni zaś in kole każdy strzelec, każdy żołnierz, a do tego i charakternik przyszła tedy potęga na małą ludzi garść. Jak się rozerwą z obu stron, zaraz w pierwszym impecie pułkownik piaseczyński kulą w piersi uderzony zginął. Rylski, brat mój, równo z nim zginął. Towarzystwa kilka także i czeladzi. Ale też jak im ów ogień wytrzymali, a wzięli na szable, już też Szwedom i nabijać nie było czasu. Et interim przeprawiło się więcej Prusaków inszym miejscem, to jest tym, skąd już byli Szwedzi poschodzili. Dopieroż Szwedów ścinać, kłóć, strzelać. Szwedów wycięto, miasta i wsi porabowano. Wszyscy tam mieli za dosyć, bo się Polacy mścili krwie swego pułkownika. I wszystkim in znacznie się dostało, jak wpół zginęło ich, bo ich zastano in armis i bronili się tak jak Szwedzi, bo oni już wcale króla szwedzkiego mieli za pana, nie spodziewając się nigdy, żeby kiedy dał sobie ich wydrzeć. Ale jak oni odstąpili pana, tak też ich protektor piekielny, w którego oni totaliter ufają. Aleć to i diabeł ustąpi, kiedy Bóg ma go skarać. W całym Królestwie Szwedzkim i w duńskich niektórych prowincjach tymi diabłami tak robią jako niewolnikami w Turczech i co im każą, to czynić muszą i nazywają ich spiritus familiares. Kiedy był posłem do Szwecyjej rei, zachorował mu Stangret jego kochany, którego zachorzałego zostawił u pewnego szlachcica, mając go odebrać, powracając nazad do Polski ten chory leżał w jednej izbie pustej a kiedy go gorączka ominęła usłyszał muzykę jakąś pięknie grającą rozumiejąc że to tam w inszych pokojach grają leży aż z myszej jamy wyskoczy jeden chłopek maleńki po niemiecku ubrany za nim drugi i trzeci a potem i damy muzykę też coraz to lepiej słychać poczną tańcować po izbie ów woźnica w okrutnym strachu Potem wezmą wychodzić parami i wychodzić do drzwi, aż wyszła i muzyka, wyprowadzono i pannę, zwyczajnie tak jak do ślubu ubraną. Wyszli tedy drzwiami z izby, jemu żadnej nie czyniąc violencyjej. Uf ledwie od strachu nie umiera. A potem powrócili jednego malca, który mu mówi Nie turbuj się tym, co widzisz, bo tu tobie i włos z głowy nie spadnie. My jesteśmy tu domowi duchowie. Mamy też to wesele swoje. Żeni się nasz brat. Idziemy do ślubu i nazad tędy powracać będziemy i ciebie też weselnego aktu uczynimy uczęśnikiem. Ufnie życząc sobie patrzeć na owo spektakulum, wstał i założył drzwi na haczek, żeby tamtędy nazad nie powracali. Skoro tam już po owym ślubie powracają, aż drzwi zamknięte. Muzykę znowu słychać. Interim ruszą drzwiami. Zamknięte. Wlazł jeden malusieńki szparą pode drzwi i uczyniwszy się w oczach jego dużym mężczyzną, pogroził mu tylko palcem i złożywszy haczek otworzył drzwi i takim się znowu co i pierwej traktem prowadzili i potem w ową myszą jamę powchodzili. Kiedy już jakoś za godzinę, czy lepiej, wyszedł znowu jeden z owej dziury i przyniósł mu na talerzu kołacza, bogato konfektami i rozenkami przeplatanego, mówiąc, ten młody posyłać, żebyś też zażył weselnych wetów. Odebrał ów z wielkim strachem i podziękowawszy postawił wedle siebie. Przyjdą potem do niego ci, co go doglądali w jego chorobie i ten medyk, co koło jego zdrowia chodził. Pytają, ktoś to dał, powiedział wszystkie sprawy. Pytają, czemuż nie jesz, powiada, że się ja tego boję jeść. Owi mu mówią, nie bądź prostakiem, nie bój się, dobre to rzeczy, nasi to są domownicy, nasi przyjaciele, jedz. Ów po staremu nie chce. Wziąwszy owi kołacz, przed oczami jego zjedli, powiadając mu, że się to tu nam często dostaje jadać od nich, a nic nam nie szkodzi. Zażywają oni ich tam i do roboty, i do różnych posług. W tę protekcję Fionowie bardzo ufali, aleć nie słyszałem od żadnego Polaka, żeby się któremu szabla na karku wyszczerbieła. Bo też zawsze przed okazją kule przyprawiali, pocierali różnymi świątościami. Szliśmy na rzadku polszcze do samego Amburka tymże co pierwej traktem. Widzieliśmy tam klasztor augustyjański, z którego marcin luter na apostazję uciekł. Stał w nim wojewoda. Ja zaś był w tym kuriozus, żem wszystkie miejsca piękność i ozdobę jako klasztoru tak celi zrewidował. Nawet i w celi, gdzie mieszkał byłem, bośmy się kilka nas powiedzieli, żeśmy „lutrowie” i dlatego nas poufale wodzili i pokazowali wszystkie miejsca owego antiquitates. I powiedali, zaraz co i jako się działo, my też wzdychali. Zowie się ten klasztor, jeżeli dobrze pamiętam, Uraniburgum. Strukturą cudownie piękną zbudowany i w miejscu bardzo sposobnym do obrony, bo go oblewa srogie jezioro na kształt morza ze trzech stron. Z czwartej strony tylko przystęp i to w wielkiej równinie. Cela w nim kożda tak piękna, żeby się mogła nazwać gabinetem królewskim. A jest ich z pięćset. Okna po wszystkich malowane wielkie, a po staremu jasne, bo na jednych kwaterach są różne piktury świętych Bożych, a najwięcej najświętszej panny. Wszystko cum inscriptionibus a drugie z białego jako kryształ szkła. Kościół sam tak piękny i wspaniały, że mu równego nigdzie w Polsce nie widzę. Ołtarze, obrazy staroświecką robotą, ale tak śliczne farby po kosty i po złoty, tak śliczny porządek, że i proszka na niczym nie zobaczy, rzekłby kto, jakby dopiero trzeci dzień stamtąd zakonników wygnano. Intrata, powiadają, wielka jest do tego klasztoru, ale też, powiadają, zakonników bywało czterystu. Po wszystkich tedy owych celach, gdzieś Jeno zajrzał, było pełno kobiet. Dzieci, co to pouchodziło przed wojskiem, i okrutnie obawiając się, żeby ich nie rabowano, bo się nas bardziej bali powracających, niżeli tam przechodzących. Ale ci jak obaczyli, że im żadnej nie czynią przykrości, choć w klasztorze nocowało ludzi kilkaset z wojewodą i wojsko całe obozem stało przed klasztorem, już nazajutrz weselsi byli. Kiedy się wojsko ruszało, powychodzili przed klasztor, błogosławili, wojewodzie dziękowali. Poszliśmy stamtąd na Reineberg, na Berstede, na Wismar do księstwa meklemburskiego, na Guszterow, Tomaszów, Zuraw Tobel Wistok, do brandoburskiej ziemie, na Szczecinku granicy, przebierając się ku swemu taborowi w Czapinku, alias w Tempelborku. Ale już tabor zniszczał, bo jedni czelać poumierali, drudzy do domów popojeżdżali, insi pożenili się, wozy spróchniały i nie wiedzieć gdzie się co podziało. Wyszliśmy tedy za granicę Panu Bogu podziękowawszy, że nam dał w dobrym zdrowiu oglądać ojczyznę i zaśpiewawszy wesoło na cześć i na chwałę imienia wszechmogącego. Zaraz tedy za granicą poszły chorągwie z Parsim. Naznaczono wojsku naszemu nad konsystencyją zimową Wielką Polskę i warmią. Wojsko też spod maliborka z Lubomirskim hetmanem polnym powracało. I tak, kiedy się chorągwie mieszały w ciągnieniu różnie, to już nie trzeba było pytać z czyjej to dywizji jej chorągiew, bo zaraz spojrzawszy znać było. Kiedy chudo, ubogo, boso, pieszo to maliborczykowie. Kiedy zaś konno, chorężno, odziano dostatnio, to Duńczykowie, albo jako nas nazywali Czarniecczykowie. Nawet i owych, co od nas z granicy uciekali i z nami się iść bali, Pan Bóg skarał, że albo zginął, albo stracił tu w Polszcze wojując. Dostało się tedy na naszę w oborniki i mosiny pod Poznaniem. Tam idąc zaraziłem się łożną chorobą z tej okazyjej. Niesiono na noszach chorego towarzysza, który nie był dobry przyjaciel z młodości znajomy bo jeszcze w szkołach rawskich byłem a on też do kancelaryjej chodził i z bratem jego rodzonym miałem także dobrą przyjaźń użaliłem się tedy owego nie wiedząc na co chory a widząc że mu trzeba było wlec się na nocleg za chorągwią mile czy więcej prosiłem go na nocleg do swojej gospody. Zaraz tedy w kilka dni potem zachorowałem niebezpiecznie. Już byli o mnie zwątpili kompania, ale przecie wielkie o mnie czynili staranie. Niedługo potem począłem konwalescery. Przyjechawszy tedy do poznania, uczyniłem Bogu dzięki, że mię przecie do pierwszego przyprowadził zdrowia i za to, że mię raczył zachować w dobrym zdrowiu w cudzej ziemi, bo z jego przenajświętszej łaski i przeczystej matki i palec jeden nie zabolał. Stanęliśmy tedy pół chorągwie w mosinach, a pół w obornikach. Mnie się dostała gospoda w rynku, ale oboje gospodarstwo wielkie hultajstwo. Stanąłem tedy w ulicy Poznańskiej utkacza przypisnego, człowieka poćciwego, u którego po owej chorobie mojej miałem taką wygodę. To ja tylko bym był jadał ptaszki, to ów człowiek i wszystkich z domu wysłał na różne miejsca, tak się starając, żeby zawsze były, i wszystkie posługi z wielką odprawował wdzięcznością. Przyszedłem ci, był zaś prędko ad perfekcjonem zdrowia, tylko że czupryna precz wylazła. Ale tak mówię, zachowaj mię, Boże, drugi raz w życiu moim takie choroby. Skończyliśmy tedy rok stary, niech będzie imię boskie pochwalone, w Mosinach 1659. Rok pański 1660. Rok pański 1660, daj Panie Boże szczęśliwie, zaczęliśmy tamże w Mosinach, gdzie lubo nas postawiono było na całą zimę po tak ciężkich pracach i tak dalekiej za Bałtyckie Morze ekspedycji jej. Wtedy następujące od Moskwy i od Kozaków niebezpieczeństwa sprawiły, że nam i bachusowego święta nie dali spokojnie uczcić na konsystencję jej. — Przysyłają uniwersały, już nie z gorącym rozkazaniem, ale z gorącą prośbą, przyznawając, jakie by to wojsko za ich odwagi i turbacyje powinno by mieć odpocznienie i nagrody, i prosząc przez miłość Boga i Ojczyzny, żeby tego nie mieć za krzywdę, że podczas tak ciężkiej zimy przychodzi ruszać wojsko, bo już Moskwa opanowawszy wszystkę Litwę, fortece na Podlaszu grasowali i za Warszawę się już zbierali obiecując to dywizyjej naszej w inszych okazjach nadgrodzić, Ruszyliśmy się tedy z jej Bo przez ten wszystek czas, jak tylko dali czarnieckiemu osobną dywizyją uczyniwszy go jakoby trzecim hetmanem, nigdy się nie trafiło, żebyśmy całą zimę na jej mieli odprawić, ale ustawiczne z nieprzyjacioły czyniąc eksperymenty. A po staremu zawsze wojsko było najporządniejsze i najlepsze. Tak to Bóg za szczerą przeciwko ojczyźnie błogosławi ochotę. Poszliśmy tedy nie tak prosto, jakowo zwyczajnie o żołnierzach powiadają, jako sierpem cisnął, ale magnis itineribus, tym traktem na Łowicz, na Warszawę, z podziwieniem wszystkich. Nie spodziewali się tak ochotnej po nas obedyjęcy jej. Do króla żołnierze wstępowali inwestę peregrina, postroiwszy się ładnie, żupan z drelichu, Kontusz także z drelichu, jupka z rajtarskiego koletu, sztywle z niemieckimi cholewami prawie do pasa, kontusz po kolana. I stąd to był nastał ten strój krótki i boty z podwiązkami, który strój nazywali czerkieskim strojem. Niesłusznie, bo to właśnie my musieli czynić ex necessitate, żeśmy w tamtych krajach krótko się nosili, co musiało być dla samych cholew, które tak są długie i szerokie musiałoby to być straszydło gdyby suknia długa na onych grubych kolewach odbijała się i na przodzie i na zadzie botów też tam polskich nie było bo wojsko kommonikiem poszedszy, każdy w tych puścił się co je miał na nogach a nie mogły być tak trwałe żeby przez ten wszystek czas dosłużyły do powrotu za granicę ten tedy strój obrócił się w modę, że zaraz suknie, choć najpiękniejsze, kazano robić krótko i boty, choć polskie, to z długimi cholewami, z podwiązkami, które były srebrne, złote, rubinami, diamentami sadzone, na jakie kogo mogło stać. I dlatego, żeby widziano podwiązki, to już i suknią krótko kazano robić, a wraz się tego wszyscy chwycili, nawet i szewcy, krawcy. Bo taki zwyczaj u nas w Polsce, że choć kto suknią na nicę wywróci, to mówią, że to moda, a potem ta moda ma wielką komplacencyją u ludzi, póko nie przyjdzie do prostych ludzi. Co ja już pamiętam odmiennej coraz mody w sukniach, w czapkach, w botach, szablach, w rządzikach i w każdym aparacie wojennym i domowym, nawet w czuprynach, gestach, wstąpaniu i w witaniu o Boże Święty, nie spisałby tego na dziesiąciu skórach wołowych. Co jest summa levitas narodu naszego i wielka stąd pochodzi de pauperatio. Mógłbym tego ornamentu mieć na cały wiek I dzieciom by się dostało kupiwszy raz u cudzoziemców Aż za rok albo i prędzej nie moda Nie tak zażywają To psuj to, przerabiaj Albo na tandetę daj, a insze sprawuj Bo musiałbyś się w tym chyba inter domestico Sparietę sprezentować Alias, między ludzi wyjechawszy To zaraz jako wróble nasowe, dziw? Dziw, zaraz palcem pokazują, zaraz mówią, że ten strój pamięta potop. O damach i ich wymysłach nic nie mówię, bo bym te wszystkie księgę tą zapisał materią. I ta tedy moda weszła u wszystkich w zwyczaj, którą my wnieśliśmy, zdani jej ex necessitate. Gdy żołnierze przyjechali w tej modzie nie mogła się w Warszawie nadziwić królowa Ludwika z froncymerem to ich tak sobie dokoła obracali a oglądali ciesząc się. I choć też drugi miał dobrą suknią, to się ustroił w drelich pstry kiedy kto chciał co wydrwić na królu. Dano nam tedy na ten czas zasług ze skarbu za dwie tylko ćwierci, które ja odebrawszy pojechałem do rodziców prostozłowicza trzy mile za rawę do Bielin. Przyjechawszy zdrowo i w fortunie pewnie dobrej, witali mię z takim niezmiernym płaczem, że do godziny utulić się nie mogli. Przywiozłem tedy różnych rarytetów do domu, osobliwie Num Mizmata, których tu u nas w Polsce nie ujrzy. Damie też swojej, cośmy się w sobie kochali, pannie Teresie Krosnowskiej pod Czaszance Rawskiej przywiozłem w podarunku trzewiki drewniane lipowe. Kupiłem na nie umyślnie w Poznaniu pultynek specjalny, sztuk warkową robotą, hebanem i perłową macicą nasadzany, a damaszkiem karmazynowym podklejony i tak to oddałem za wielki rarytet cum facunda oratione pana franciszka ołtarzowskiego towarzysza i samsiada mego który to wywiódł dosyć ładnie pierwej niżeli pokazał co tam jest intus w pultynku i jako nigdy w Polsce niewidany oddaje prezent oni też biorąc miarę z pięknego pultynka, spodziewali się, że to tam coś dziwnego i drogiego obaczą. Mówił tedy w ten sens lub o całej niepodobna pamiętać. Wolentarz to jest w ciele ludzkim afekt moja wielcemościa Panno. Który od inszych zmysłów żadnych nie przyjmując ordynansów swoją własną rządzi się imprezą i na którąkolwiek stronę zechce i sam siebie i serdeczną może nakierować inklinacją. Niech przez wysokie przeprawuje się Alpes, niech bystrych rzek przepływa nurty, niech między bezdennymi niezbrodzonego oceanu zabawia się głębokościami, ma jednak swój cel, do którego uprzejmym serca swego zmierza okiem, do którego choć w odległości miejsc swoje życzliwe zwykł akomodować intencje. Takich nieomieszkując sposobów, którymi by swoją mógł wyświadczyć przysługę, imość Pan Pasek, brat i towarzysz mój, z tak dalekiej od granic ojczystych peregrynacyjej, jakim by miał wielce miłościwej mościa Pan nie przysłużyć się prezentem, deliberował długo. Bo przywozić z dalekich krajów to co lubo z drogości i ceny ma wysokie u ludzi zalecenie, ale że w Polsce z dawna znajome nie specyjał przywozić z krajów to czego u nas i wśród Polski dostanie nie moda ale taki rarytet, którego jeszcze dotąd i nie widziała Polska to jest specyjał. Niech się odważny jazon złotym popisuje runem, po które do Kolchidy rezolwował się płynąć, czyniąc to dla swojej korzyści. Niech hippomenes przez wyrzucenie złotego jabłka gładkiej pozyskuje przyjaźń Atalanty. Ale tamte podarunki z tym wchodzić nie mogą w paragon. Czemuż? Bo to tam były te specjały, żadnego w sobie nie mające rarytetu, ale z samego tylko zrobione złota. Tu zaś poszczycić się mogę, że oddaję imieniem brata mego tak niezwyczajny prezent, którego pewnie w królewskich ani w cesarskich nie znajdzie skarbnicach, którego równego i sama na cały świat sławna i wymyślna strojnica Kleopatra nie zażywała i nie miała ornamentu. Co i wielce miłościwa, mościa panno sama, przyznasz to snadnie, tak niezwyczajno obaczywszy specyjał. Prosi tedy beze mnie, abyś wielce miłościwa mościa panno, tegoż zażywając, wdzięcznie przyjąć raczyła. Rozumiejąc tedy z owego zalecania, biorąc miarę, że to w owym pultynku nieoszacowany klejnot, ale skoro zobaczyli trzewiki drewniane, z wielką postaremu przyjęli wdzięcznością. Do dowidzenia ich, wszystka prawie krewnych i samsiadek zjeżdżała się cyrkumferencyja. Odprawiwszy tedy dni bachusowe w dobrej komitywie, z dobrymi samsiadami, a osobliwie z tym Mikołajem Krosnowskim pod Rawskim, on u mego, my wicissim u niego, pojechałem za chorągwią, lub jechać nie bardzo się chciało. Ale cóż, kiedy na ten czas taka była dyscyplina w naszej dywizji jej, że panie zachowaj absentować się długo od chorągwie towarzyszowi albo na stanowisko, lub do obozu nie wprowadzić i nie wyprowadzić już chorągwie, pogotowił już okazy jej omieszkać, zaraz sąd, zaraz pokuta, zaraz do artykułów. I już by to nie oficjer, gdyby ich zawsze w kieszeni nie miał. Dogoniłem tedy chorągwie i wszystko prawie jak w kupie było chorągiew od chorągwie bardzo gęsto. Jakieśmy tedy weszli w podlasze, Moskwa ustąpili ku mścibowu, którzy z trubeckim i słońskim zabiegi czynili koło siemiatycz i koło brześcia. Przyszedł tedy ordynans od króla do wojewody, aby na dni wielkanocne tu wojsko rozłożyć brzegiem podlasza w dobrach szlacheckich i żyć za uproszeniem. Kto co da z dyskrecji jej, bo już królewskie i duchowne nie mogły suficere zrujnowane od nieprzyjaciela i od wojska litewskiego, ponieważ też i wojska dywizji hetmańskich po stanowiskach daleko stali, byle przecie te ściany od Warszawy zasłonić, a być pogotowiu do ruszenia zaraz po wielkiej nocy. Dostało się tedy nam na wytchnienie miasteczko sielce jaśnie wielmożnego mości pana kasztelana Zakroczymskiego, a na przystawstwo trzy parafie szlachty wszystko ubogiej. Mnie tedy deputowano z panem Wawrzyńcem Rudzieńskim, który potem u nas chorągiew nosił, do pisania gospod i podzielenia owego ubogiego przystawstwa. Pojechaliśmy przyjęto nas z chęcią neminę reklamante, bo tak już Litwa wprawili w Teryzę nobilitatem w tamtych krajach, że ich prawie w chłopy obrócili. Stanęliśmy tam na niedzielę wśród posnął. Najpierw jeśmy uczynili honor samej jej mości paniej kasztelanowej, bo blisko mieszkała zaraz nad miastem, w majątności nazwanej Strzale. Sam zaś mieszkał gdzieś tam daleko, bo oni osobno zawsze mieszkali, gdyż sam delirował na czas a do tego, że to jej własna majątność sielecka, gdyż była heredissa z domu Wodyńska. Do której jadąc, mówiliśmy sobie, będą bronić jej Ratione Juris Bonorum Terrestrium. Ale ci jakieśmy powiedzieli przyczynę przyjazdu i asygnacyją pokazali, Najmniejszej kontradykcji jej i owszem, wszelaką pokazawszy wdzięczność, uczęstowano, pozwolono. Powróciwszy do miasta, zaraz na zajutrz rewidowaliśmy gospody. Mieszczanie, że czytali asygnację, wiedzieli, które parafie dano nam w przystawstwo. Owi szlachta dowiedziawszy się, z każdej wsi przyjechało ich po dwóch witać deputatów nominę inszych swoich braci bo tego jest i pięćdziesiąt, i sześćdziesiąt domów w jednej wsi, oraz przywieźli owsów, chlebów, olejów, etc., choć im o to nic nie mówiono, prosząc o respekt i żeby się łaskawie z nimi obejść. Proszą jaki taki o dobrego pana do swojej wsi, spodziewając się, że to z nimi będą tak postępować jako Litwa. Rozpisaliśmy tedy, gospody we wtorek, pojechaliśmy we wsi we środę, Jeździeliśmy do piątku, a po staremu nie skończyliśmy owego objeżdżenia, lubo wsi gęste i blisko siebie są, ale ich jest i po trzydzieści w parafii jej. Wróciliśmy się tedy do miasta, tylkośmy rozkazali, żeby z każdej wsi po dwóch przyszło, ażeby mieli kwity poborowe, żeby się z nich informować, która wieś więcej, która mniej ma gruntów. Zaraz tedy nazajutrz stanęli, ale że musieliśmy wyjechać przeciwko chorągwi, która nadchodziła, żeby ją wprowadzić, a oni tedy musieli czekać. Usiedliśmy tedy w niedzielę białą nad owymi kwitami poranej mszej, pomiarkowaliśmy to do wieczora. A jaki taki o dobrego pana prosi, ten obiecuje w kontentacji jej gęś, ten kapłona Inszy Baranka na święta każdemu z osobna powiedzieliśmy sekretnie żeśmy tobie naznaczyli najlepszego ze wszystkich i nieuprzykrzonego towarzysza to uwdziękował, to pocztę deklarował i nie odeszli ażeśmy popisali asygnacyje i pooddawali kompanii. Jej. tak słowni byli że cokolwiek nominę swojej wsi obiecali wszystko poodwozili w wielki tydzień nawieźli tedy nam deputatom, że choćbyśmy byli nic nie wzięli na swoje poczty, to byśmy się mieli dobrze i wielu przy sobie pożywili. Ale też zaś kiedy przywieźli prowiant, to zaraz przy nim przyszło i trzydziestu albo czterdziestu szlachty. Towarzystwo zaś per respektum, że szlachta bracia i znowu zaś, że dają prowiant, a nie powinniby, to ich zasadzili, częstowali. To czasem więcej wypieli, niżeli przywieźli, ale zaś in rekompensam ochoty znowu przysłali, choć nie proszono. Pod niebiosa tedy wynosili, mówiąc, że to pana czarnieckiego żołnierze anieli, a litwa diabli. Już tedy nie mogli się domacać żadnego złego, co się dopraszali każdy z osobna o dobrego. Było po staremu przystawstwo niezgorsze, albo raczej to, jak to u nas nazywano, wytchnienie. Jam sobie wziął wieś strzałę, pani kasztelanowej majętność, tam, gdzie jej rezydencja, bo sama o to prosiła. I byłem bardzo kontent z tego przystawstwa, bo była pani tak poćciwa, że mi nie kazała dać chleba udzielać, ale kazała mi tam mieszkać puko się nie ruszy chorągiew. Bo też to zaraz nad miastem ta wieś i dawano wszystkiego dla czeladzi i koni, co tylko mogli spotrzebować. Ja zaś sam we dworze jadałem i pijałem w konwersacyjnej arcy szumnej, jako w raju. Była to pani zacna, pełna poczciwości lub wesoła. Jedyną miała córkę, Heredissam, która potem poszła za Oleśnickiego podkomorzyca Sandomirskiego. Na każde święto kazała prosić kompanij mnie inwitowała, mówiła, żebym inwitował, jako do swego przystawstwa na karty, na taniec bo miała muzykę swoją i panien kilkanaście froncy domów zacnych z posagami dobrymi, córkę tylko jedną, dziedziczną na kilkakroć sto tysięcy, o którą począł się był starać potem Stefan Czarniecki, starosta na ten czas Kaniowski. Wkroczył był w tę konkurencją eksmentę pana wojewody, stryja swego. Wyprawił go był na te komendy z obozu bogato, z kupą grzecznych żołnierzów, Aleć nie poszczęściło mu się. Znać nie było wolej boskiej. Powiadano mi potem, że się dlatego nie udał, że bardzo humorem i marsem narabiał. Poszła zaś tegoż roku za Oleśnickiego pod komorzyca Sandomirskiego. To przystawstwo widziało mi się dniem jednym, że to w dobrym bycie i takiego drugiego przez wszystkę służbę nie miałem, bo mi i wozy naładowano takimi specjałami, jakich nie w obozie, ale przydomowych tylko w czasach zażywają i do obozu pod kozierady, my tam stali, bo tylko sześć mil, przysyłano. Dosyć na tym, żeby tego nie wyświadczyła lada jaka matka. Mąż tej zacnej paniej, ten to pan Kasztelan Zakroczymski, ludzki był to człowiek, wielce dobry żołnierz i mąż doświadczony, tylko że mu się to głowa była napsowała i dlatego osobno od siebie mieszkali, tę tylko jedną spłodziwszy córkę. On swoimi rządził majątnościami, a ona też swoimi i każde z nich osobną chowało asystencję. Był to taki bitny mąż, pukozdrów, że się go wszyscy bali trafiło się raz że chorągiew Karola Podockiego dobrze okrytą wybił wstępnym bojem samo dziesięć tylko wyjechawszy i opowiedziawszy ich że nie w mojej wsi żebyście nie mówili że w kupę ufam ale w polu was czekać będę i tak uczynił zjechawszy się wyzwał porucznika odjechawszy od chorągwie rzekli sobie na szable Ujechał go, ciąg dwa razy mocno aż z konia spadł, a wtedy skoczyła chorągiew chórmem. wytrzymał im, a potem z ową swoją watachą, jak począł ich łamać, nasiekł, nabił, chorągiew wziął i kotły i odesłał to hetmanowi. Nie czynił on nic złego, jako to szaleni czynią, ale tylko uczynił się jakimś okrutnie nabożnym. Przyszywszy na czapce pasyjkę, to idąc przez kościół lubo przez izbę na nikogo nie wejrzał, nikomu się nie skłonił, tylko tak obiema rękami podniósł przed oczy owe czapkę z pasyjką i w nią patrzył. Chłopiec zaś przy nim szedł z mieczem tudzież podle boku. A nigdy się nie rośmiał, bo słuzy powiadali, co mu po kilkanaście lat służyli, że go nigdy śmiejącego nie widzieli. Użony bywał, ale nocować nigdy nie chciał. Obiad, wieczerzą zjadłszy, pojechał na całą noc o cztery mile do domu. Wymówił też czasem mądrze, czasem głupie. Przyjechał raz do żony w obiad, było nas u stołu czterech towarzystwa. Dano znać, że jego mość przyjechał. A ja rzekę, Mościa pani, wy witać? Ona powie: Nie trzeba czynić się tego niegodnym. Wszedł tedy do izby z ową powagą i z nabożeństwem, trzymając czapkę z krzyżykiem przed oczyma. Prosto do swojej jej mości przyszedłszy, klęknął na kolana, ona mu głowę ścisnęła jako biskup, bo taki był zwyczaj. Klęczałby tak długo, póki by tego nie uczyniła. Siedział wedle jej mości towarzysz nasz wielce grzeczny, stary już Kościuszkiewicz, wołyniec, osoba wielce poważna, chorzy, wysoki, broda do pasa. I mówi do tego kościuszkiewicza, wstawszy, czołem mości, panie Hetmanie. Towarzysz odpowie czołem mości królu. I podali sobie ręce. I potem spyta. A jego mość pan Pasek jest tu? Ozwę się. Ja jest sługa wielce miłościwego mości pana. Podał mi także rękę, ja jemu i rzeczę. Domyśliłem się też zaraz, że to wasz mość pan, gdyż mi powiedziano, że młody. I dalej mówi. — Jam tu przyjechał, abym dziękował wielce miłościwemu mości panu, że tu jesteś opiekunem żony mojej. A ów miecz zaraz mu pod łokciem chłopiec trzyma. Odpowiem — nie uzurpuję sobie tej godności, żebym miał być protektorem jej mości, ale poddanych wielce miłościwego mości pana, na ten czas w moim zostawających przystawstwie. A potem mówi — tak trzeba, tak Bóg kazał z nieba. — Rzecze Kościuszkiewicz. — Mości panie kasztelanie. — Wielce miłościwe, mości pan, jako gospodarz, racz usieść i nam też rozkaż, bo pół miski poziębną. Zgoda, mości panie wojewoda, i ja też jeszcze nie jadł. Podawszy owej kompanii rękę, których jeszcze nie witał, co wedle Kościuszkiewicza siedzieli, poszedł do samych drzwi. — My się tu ruszamy, prosimy wyżej. Żona mówi — Darem na turbacyja, bo tego żadną miarą nie uczyni i pojedzie. Taki u niego zwyczaj. Siedział tedy za wszystkimi sługami żoninymi i za naszą czeladzią. Jadł, pił dobrze, a z każdym kieliszkiem to pierwej do żony poszedł o pozwolenie, to klęknął i głowę mu było trzeba ścisnąć. Prawił jedno ku rzeczy, drugie nic potem, a mieć zaraz podle boku z chłopcem, na który ja miałem pilne oko, bo to przecież szalonym dziwna sprawa. Jak po obiedzie rzecze, jaśnie wiel mościa pani i dobrodziejko, albo to waść muzyki nie masz, że nie wesoło, odpowie. Są mości panie, ale strun za co nie mają kupić. Rzecze, wołaj ich do mnie, brzeski. I wsiąga do kieszeni, co miecz trzymał owemu chłopcu, dał im trzy czerwone złote. Dopiero przyszli i grali. W taniec wtedy poszli, kłaniali mu się, a ów owym krzyżykiem, a pił. Skoro podpięł, to już i słowa do nikogo nie przemówił, tylko odjeżdżając, znowu przed żoną klęknął i pojechał. A ona poczęła płakać z tego żalu, że to przecie miawszy przyjaciela, jakby go nie było, kiedy nie z takimi jest, jako ludzie postępkami. Póko jeszcze nie odjechał, rzekł mu towarzysz nasz pan Łąski Litwin. Czemu też wielce miłościwy mości pan w domu swoim nam nie dopomagasz wesołości? On uderzywszy dwoma palcami w miecz, odpowie. Ja z tą tylko jedną panną zwykłem tańcować. Gdybym z nią poszedł, mogłoby to się komu w ordynku uprzykrzyć. Dał mu tedy pokój i nie inwitował go już więcej do tańca. Powiadano, że on i w domu podpiwszy każe muzyce grać, a z mieczem różne sztuki szermierskie wyrabia, to przystępując, to odstępując i tak długo póki się nie zmorduje. Szermierz był doświadczony, tak po nim powiadają. Stojąc tedy w sielcach umarło nam dwóch towarzyszów starych żołnierzów: pan Jan Rubieszowski i pan Jan Wojnowski. To jest mirabile, że ci dwaj ludzie tak z sobą żyli, że jeżeli się temu dobrze powodziło, to i temu, jeżeli temu źle, to też i temu. Oba dwa byli mazurowie, oba dwa starzy, oba dwa żołnierze, oba dwa janowie, oba dwa żonaci i podle siebie w regestrze, oba dwa jednej fantazyjej. Pod gdy nas Szwedzi w nocy napadli, obudwu porąbano i rapirami pokłuto, za umarłych na placu zostawiono. Oba dwa się z tak ciężkich szwanków wyleczyli wraz, oba dwa królowi za pogrzeb dziękowali. Bo król, widząc po okazji jej tak ciężkie ich pokaleczenie, kazał im dać sześćset złotych, mówiąc, że to daje na pogrzeb, nie na kurację. Przy podziękowaniu potem po tysiącu złotych wzięli od króla i wojnę kontynuowali. I w Danii jej z nami byli i jakoby paktum, mając szczęścia i nieszczęścia między sobą, wraz oba dwa w Sielcach zachorowali i jednego dnia pomarli. Gdy im tedy ostatnio należało oddać usługę, Jan Domaszowski sprawił im pogrzeb taki, porucznik nasz jako senat nie może mieć foremniejszego im prezentia okolicznej szlachty i żołnierzów tak wiele duchowieństwa w kościele sieleckim. Eksmentę tedy porucznika i kompanii jej mnie, jako Janowi także, kazano zapraszać na chleb żałobny gości. Zacząłem tedy takim sensem, nie bardzo mając czasu do przygotowania należytego, bo mi owa moja stancyja była impedymentem, będąc prowokatus coraz to w karty, to w szachy, to w arcaby. Ale m się przecie starał, żeby było nie podrwić, bo wiedziałem, że jaka miała być ludzi frekwencja. Wiedziałem i to, że miał od gości mówić pan Gumowski, podczaszy wielki orator, a od wojska zaś kondolencyją pan Wolborski porucznik starosty Dobrzyńskiego-Rokitnickiego. Zacząłem tedy, które by tej konstytucji jej oponować wolumina, przed którymi uskarżyć się parlamentami, u którego by z najpotężniejszych świata tego monarchów szukać protekcji jej od nieuchronnej na ludzki naród śmiertelności, opresji jej, nie wiem, sposobu nie znajduję. Ale widzę, że ani prawo nikogo w tym sekundować nie może, kiedy czytam hieroglifika Rzeczy Pospolitej Genueńskiej. Parkam falcitenentem minacimanus superbam Parka dumna, trzymająca kose w groźnej ręce, pokazującą inskriptionem leges lego reges rego judices judico. Ustawy ustanawiam, władcami władam, sędziów sądzę. Któż się takiej sprzeciwić może potęcy Zgoła dla ceremonii tylko równemu przed równym, człowiekowi przed człowiekiem, śmiertelnemu przed śmiertelnym swojej użalić się dolegliwości, potem zamilczeć i przestać, ponieważ diutius accusare fata possumus mutare non possumus. Długo na los skarżyć się możemy, zmienić go nie możemy. Prawda, że to jest ciężka dysocjacja, kiedy wrodzone krewności nie wytrzymają koligacje, kiedy wotokomprobowane rozrywają się miłości związki, kiedy ojciec syna, syn ojca, towarzysz towarzysza odstępować musi najpoufalszego. Ale cóż z tym czynić, kiedy to ludzkiej naturze taką kwalitatem przypisuje Arystoteles profesją? Homo est imbecilitatis exemplum, temporis spolium, fortunelusus, inconstantie imago, invidie et calamitatis trutina. Człowiek jest wzorem bezsilności, łupem czasu, igrzyskiem losu, obrazem niestateczności, szalą zawiści i niedoli. Ciężki to jest wprawdzie na chorągiew naszą klimakter dwóch razem tej matce tak dobrych pozbywać synów. Ciężki i nieznośny na ojczyźnie paroksyzm, takich przez niedyskretne Fata Simul et semel uronić wojenników, którzy jej perikulozissima incendia hojnie swoją w każdych okazjach gasili krwią. Przykra całej kompanii jak która tak dobrych, poufałych, nikomu nie uprzykrzonych, w każdej z nieprzyjacielem utarczce podle boku pożądanych i do wytrzymania wszelkich insultów doświadczonych postradać kawalerów. Ale ponieważ sama litera święta taką całemu światu podaje paremią. Metenda est seges, sic jubet necessitas. Rządź należy żniwo, tak każe konieczność. Dlategoż necessitatem ferrepotius quam flere decet. Konieczność przystoi raczej znosić niż opłakiwać, mając pre oculis konstytucją umówionego ante secula ziemię z niebem pactum, że nam tam deklarowano morte renasci, że nam tam obiecują ad communem powrócić socjetatem. Veniet iterum quinos reponat in lucem dies. Nadejdzie znowu dzień, który nas na światło powróci. Było to prawo w dawnym ateńskim państwie, że się nie godziło zmarłego oddawać ziemi żołnierza, pukoby w przód, jako w najzgromadniejszej frekwencji jej, z swoich nie był chwalony kondigne. I dokładają tam, lauda batur ab illo, quierat militum doctissimus et rotundo ore. Chwalony był przez tego, który był w wojsku najuczeńszym i wymownym. Gdyby przyszło na tym miejscu stricte obserwować tamtych ludzi uzance, przyznam się, że by mi ciężką musiała przynieść konfuzję na mnie prostaka włożona od oficera mego prowincyja. Albowiem więcej ten sławy ujmuje, kto czyje sławne i światu widoczne nie tak dostatecznie, jakoby potrzebowały chwali akcjones. Ale że Ferreus mars aureus Calcat kątemnit fastus? Żelazny mars depce i za nic ma złote przepychy? Dlategoż, choć nieudolna minerva moja, tumanem saletry zakurzona i surowością impetów baltyckich świeżo schłukana, rezolwowała się chwalić moich komilitonów świętej pamięci jego mości pana Jana Rubieszowskiego i jego mości pana jego Wojnowskiego, lubo indigne jednak dignissima świętej pamięci gesta którzy z młodości zaraz swojej ledwie tak rzec nie mogę że prawie a kunabulis bo w chłopięcych latach nie wdając się w pieszczonej pallady instytucją udali się ochotnie do przykrej krwawej bellony palestry tym zabawom oddani naturaliter emulującemu najmniejszego czasu nie udzieliwszy Apollinowi, starych polskich wojenników trybem jako generoze aquile Pulli, ostrego za dyrektora obrali sobie gradywa, jemu plenarię swój cały obligowali wiek, jemu siebie za dożywotnią konsekrowali wiktymę. Bo merlińskie, cecorskie, żółtowockie, już za towarzysz odprawiwszy okazyje, w niezliczone potem różnych na ojczyznę następujących nieszczęśliwości, wdali się labirynty, o których gdyby singi i latim mówić przyszło, całodziennego o każdej z tych okazji nie dosyć by było dyskursu, kiedy owe korsuńskie, zbaraskie, batochowskie, tak ciężkie na ojczyznę przepłynąwszy imundacje, tak nieszczęśliwe na stan rycerski strawili klimakteryki. O których eius sekuli żołnierzach takie było powstało aksjoma, że kto z tych okazyj zdrowo wyszedł, jeżeli przedtem nazywano go sokołem, mógł bezpiecznie tytułować Feniksem. Nie dosyć na tym chciwemu sławy animuszowi. Magnementes in ardua queque obstinatius. Wielkie umysły tym uporczywsze, im większe trudności nie ustraszyła ich w owych przeszłych kampaniach sevientiis fortunę ferrocitas idąc dalej w owe beresteckie białocerkiewskie mochylowskie żwanieckie okazyje i tam synowie dobrzy dla ojczyzny krwie i zdrowia swego nie żałują o takich to znać żołnierzach gdzieś tam napisano viri proprium est maxime fortitudo ejus munera duo potissimum sunt mortis dolorisque contemptus męża cechuje najbardziej waleczność ona to darzy go pogardą śmierci i cierpienia no już dopiero jak nastąpiły szwedzkie, moskiewskie, węgierskie wojny, co rzekę o owych ruszenickich, grodeckich, wojnickich, gołębskich, wareckich, gnieźnieńskich, magierowskich, czarnoostrowskich i inszych wielu okazjach, z jaką tam rezolucją i z jakim prezentowali się męstwem, jako Hilary Fronte, wszelakie ponosili adversitate fortunę et in celi, już w tym, jak około późniejszych okazji, nietrudno o wielu ad testimonium okulatów. Tym, by to zacnym kawalerom przypisać, co Aleksandra Wielkiego żołnierzom. Gdy żołnierz gardzą z dostatkami i bogactwy toczy boje w karności i ubóstwie, znużonemu służy ziemia założe, za pokarm używa, co ma, a sen jego trwa krócej niż noc. W tych zacnych kawalerach widział świat pomienione atrybuta przy nieskąpym zawsze krwie i zdrowia swego szafowaniu. A osobliwie też już pod chojnicami, plus kwamsatis od ręki nieprzyjacielskiej otrzymawszy, circumventus multitudine rubieszowski, czterdziestą kilą razów strzelanych, sztychowych i rapirami sieczonych, na pobojowisku położony za nieżywego, którego gdyśmy w kilim z placu zbierali, bo ten zacny kawaler do pół boków prawie w swojej pławił się krwi, tak, że w niej ledwie nie spłynął. Lubośmy wszyscy rozumieli, że po tak ciężkim pokaleczeniu już też obmierzi sobie wojnę. Ale nic to. Wirestit dwulne virtus, jako mówią, piłka a męstwo bite większy impet bierze. Nie ustawa odważny Cynegirus w przedsięwziętej imprezie. Kodrus zdrowia pozbył dla ojczyzny i stąd mają na cały świat wieczystą sławę i zalecenie. A ten wszystko pokaleczone ciało niesie do ostatniej za ojczyznę wiktyny. Kąpała Tetis Achillesa w jakichś tam wymyślnych wodkach, żeby go żadne zabić nie mogły choręże. Ja tak bezpiecznie moralizować mogę, że tego to Achillesa, naszego ulubionego kommilitona, poważniejsza jakaś od tamtych przyprawnych wodek krwie chrystusowej, konserwowała kąpiel i od tak ciężkich szwanków zginąć nie pozwoliła. Nie wywodzę tu genealogii jej, bo i tak podobno naprzykrzyłem się czasowi, choć o samym tylko życiu ich dosyć lakonice namieniwszy, wielką sławę jako wielki dzwon w sam tylko brzeg minutissima stipula dotykając. Suficit, że zacną województwa mazowieckiego porodzili się szlachtą, których urodzenie choćbym wywodzić chciał nie mogę, bo mi nie pozwala czas i licha moja fakundia. Ponieważ magnorum non est laus sed admiratio, krótkiego tylko, jako niegdy sallustius ad cartaginem, do tych przezacnych familiantów zażywszy apostrofę, de vestra quidem laude melius est tacere quam loqui to tylko przydam, że kto tak wiek prowadzi, jego nobilitas jest duplikata. Olivere sunt nobiles, quinon solum genere, set etiam virtute sunt nobiles. Prawdziwym szlachcicem jest, kogo nie tylko samo urodzenie, lecz i cnota uszlachetnia. A teraz chwalebni Tumulandi w wiekuistą, zabrawszy się kompanią, żegnają przeze mnie wojsko wszystko, jako swego palestram życia żegnają chorągiew matkę i miłą swoją kompanią z którymi równie wdzięczno im było i adwersa, i prospera ponosić żegnają wszystkich krewnych i swoją pozostałą posteritatem życząc aby non alia metodo postępując i ojczyźnie służąc dni wieku swego prowadzili Żegnają wszystkich wielce miłościwych mości panów na to miejsce zgromadzonych. Dziękują wielce, że jako chrześcijanom chrześcijańską wyświadczyć raczyliście usługę, ostatnie światu dając wale, nowej zaś wieczności salwę. A że się tam ktoś ważył o sobie mówić non totus moriar multaque parsnei vitabit libitinam? toż nasi komilitones meruerunt u świata i do wielce miłościwych mości panów swoje przesyłają suplices preces, ażeby merita ich indulcji wielce miłościwych mości panów nie obumierały rekordatione, ponieważ mens et gloria non tqueunt humari. Dusza i sława nie zstępują do grobu a po tych wielce miłościwych mości panów w fatygach i wyświadczonej piedefunktis łasce, żebyście wielce miłościwi mości panowie domum inctus swojej nie raczyli denegować prezency jej imieniem jego mości pana porucznika i całej kompanii uniżenie proszę. Jakem ja skończył, mówił pan podczaszy gumowski bardzo fakunde erudite? Ale że sobie pomieszał sens et conexiones i zaraz to było znać, kto się znał na rzeczach, precypue duchowni postrzegli tego, omawiał się potem kształtnie, narzekając na mnie, że mu wziął kilka probacji do jego mowy należących i już je musiał wyrzucać te, które ode mnie słyszano. Przytoczył to, jako jest ciężka rzecz architektowi, kiedy mu kto do złożenia fabryki już przyciesane, heblowane weźmie drewno domyślili się wszyscy tego terminu i bywało tak często że orator oratorowi zabierze materią. od wojska zaśmiał kondolencją pan Wolborski porucznik starosty dobrzyńskiego tak tedy pochowawszy owych arkades na poczet pana Rubieszowskiego przyjechał pan Wąsowicz jego krewny a zaś pana Wojnowskiego poczet i zasługi żonie odesłano Przyszły potem do ruszenia uniwersały, żeby się chorągwie ściągały pod kozierady, bo też już i o Moskwie były wiadomości, że się kupili. Stanęliśmy tedy pod kozierady na trzy niedziele przed świątkami. Wojsko piękne i dobre, tylko że jak lódrzy mówią pusillus grex, bo nas tylko sześć tysięcy było w dywizji jej pana Czarnickiego. To cudowna, że kiedy mi zbudowano chłodnik przed namiotem z brzezowego chrostu. Zaraz w tenże dzień począł sobie robić gniazdo trznadel u samych drzwi mego namiotu w płocie owego chłodnika. Jawnie na gniazdo nosił między gęstwą ludzi i zbudowawszy je, nasiadł na swoich jajkach i wylunguje. W owym chłodniku był stół, starcic na soszkach zrobiony. U tego stołu jadano, pijano, karty grywano, strzelano czasem, wołano, a ptak siedział, nie bał się najmniejszej rzeczy, choć zaraz w rogu stoła. Gdy mu się jeść chciało, to przed rumakiem zbierał owiec. Wysiedział tedy owe swoje potomstwo, wychował i sprowadził. Wszyscy mówili, że to znak jakiegoś znamienitego szczęścia. Aleć było szczęście, lecz ptakowi co się spokojnie wylągł, ale nie mnie bo mnie takie ogarnęły kłopoty, z których ledwiem wybrnął i po staremu z wielkim fortuny mojej uszczerbkiem. Bo jak pod kozie rady zaczęły mi się kłopoty i szkody, tak ad de cursum Anni nie opuszczały mnie. Towarzystwo tedy regimentarskie, panowie nuczyńscy, pili u brata swego ciotecznego, u pana Marcyjana Jasińskiego, towarzysza naszego. Mnie też tam był zaprosił na tę ucztę pan Jasiński. Bodej by jej nie było. Dopiwszy tedy mocno, począł mi Nuczyński wielkie dawać okazyje. Ja lubom tak był pijany, jak i oni. Rzekę do Jasińskiego. Panie Marcyjanie, nie miałeś mnie tu wszedć po co prosić, kiedy przyczyny dają i miodem oblewają. I wyszedłem z szałasu, chcąc uść licha, to tylko wymówiwszy, Kto ma do mnie pretensyją jaką, wolno mi powiedzieć jutro, a nie po pijanu. Jużem tedy w pół drogi dogonił mię Nuczyński. Bij się ze mną, odpowiedziałem, panie bracie, nie bardzo byś ci wszeć leniwego uznał, ale dwa są impendymenta. Jeden, że tu obóz, druga, że tu szable nie mam, bom poszedł do towarzysza swego na posiedzenie, nie na żadną wojnę. Ale tak, jeżeli by to nie mogło być inaczej, jutro rano, a za obozem nie w obozie. Idę tedy do swego szałasu, onego zaś jego wyrostek hamuje. Przytrzymał. Dawszy on wyrostkowi pięścią w gębę, wydarł mu się, przyszedł za mną. Musiałem wynieść, szable wziąwszy. Co na mnie przytnie, to mówi zginiesz. A zaś, mówię, pan Bóg tym rządzi. Za drugim czy za trzecim ścięciem dosiągłem mu palców i mówię: widzisz, żeś znalazł czegoś szukał. Rozumiałem, że się tym będzie kontentował. On czy tego nie czuł jako pijany, czyli też chciał się zemścić. Skoczy znowu do mnie, machnie raz i drugi, a już mu krew na gębę pluska. Jak go tnę przez puls, wywrócił się. A wtem dano znać do pijanych, którzy rozumieli, że na przechód wyszedł. Leci młodszy brat, pocznie gęsto i często przycinać. Pan Bóg zaś patrzał na niewinność. Zetrzemy się z sobą i ręka, i szabla upadła. Kompania też powypadali już po harapie. Przyjdzie potem Jasiński, gospodarz tej ochoty, rzecze mi, a zdrajca, pokąsałeś mi braci, pocieno ze mną, rzekę, czego szukali, znaleźli. Począł wołać szable, bo nie miał jej przy sobie, a za rękę mnie prowadzi. Kompania perswadują, tyś gospodarz, powinien byś był te rzeczy medyjować, nie czyń tego. Żadnym sposobem perswadować sobie nie da, prowadzi mnie, a tymczasem szable mu chłopiec przyniósł. Po prostu bałem się go, bo w oczach całej chorągwie przed kilką niedziel Pawła Kossowskiego, naszego towarzysza posiekł. Wyszarpnę mu tedy rękę, stanę osobno i mówię, Com ci winien, zaniechaj mnie. Towarzystwo go trzymają. Jak pchnie Drozdowskiego, puścili go. że aż cię zabiją. Była tedy rzeczka wąska, przez którą trzeba było przechodzić, i kładki przez nią wąskie położone. Tam je, no tam przejdziewa sobie, aż pod on las, kto kogo położy, żeby się już nie wracał do obozu. Popchnie mnie na owe kładki. Idźże ty w przód. Tylko wstąpię na owe ławkę, ty nie mnie z tyłu w łeb, tylko że aksamit wenecki przedni był. Pan Bóg zachował, że nie przeciął, tylko trochę w jednym miejscu aksamit puścił, a dalej pręga tylko jak biczem ciął. Zamroczył mię jednak, żem spadł z owej ławki w wodę. — Umknę się tedy z owego miejsca, bojąc się, żeby mi nie poprawił, i na tamtę stronę dobywam się, mówiąc — Boże, widzisz moją niewinność. — Jeno co wynidę z wody, a on też już ławki przeszedł. I mówię — a milczkiem to kąsasz pogański synu. — Idzie do mnie. Wnet cię tu lepiej będę kąsał. A tu z obozu powychodzili, patrzą, bo wszystkie chorągwie do owej rzeczki stały. Przytnie na mnie potężnie, aż mi zadrżała szabla w garści. Wytrzymałem zakład. Ścięliśmy się z dziesięć razy. Nic ani temu, ani temu. Mówię dosyć tego panie Marcyjanie. On rzecze, o taki synu, nie uczyniłeś mi nic, a mówisz dosyć. Tak pan Bóg dał, że po owym wymówieniu samym końcem szable dosięgłem go przez jagodę i odskoczyłem się od niego. Tym, że bardziej dopiero na mnie natrze. Jak też urwę go w łeb, jakby nie był na nogach. Dopiero go płazem poczne walić na ziemi, wziąwszy w obie ręce szable. A tu dopiero kompania leci spod naszych i spod inszych chorągwi, mówiąc stój, nie zabijaj. Dałem mu z pięćdziesiąt razy płazą, niżeli przybiegli za owęż zdradę, co mię z tyłu rąbnął w głowę. Była to w ten dzień kryzys tak zła, że z piętnaście pojedynków odprawowało się pod różnymi chorągwiami mnie zaś pan Bóg w ten dzień w oczywistej swojej miał protekcyjej kiedy mnie zachował od szwanku, z trzema mężami pojedynkując. A nie z żadnego to stało się męstwa, ale tylko z tego, że Bóg na niewinność moją respektował. Wiele takich pamiętam przykładów, że zawsze ten przegraje, kto przyczynę daje. Kto będzie po mnie sukcesorem tej książki mojej, przestrzegam i napominam, żeby się tym moim i wielu innych temu podobnych przykładów budował, żeby nigdy i najlichszego lekce nie poważał, żeby choćby był mężem najdoświadczońszym, ufając siłom i męstwu swemu, nigdy okazy jej nie dawał i z pysznym sercem nie chodził na pojedynek, bo niech wie o tym, że go się lada kto nabije. A gdy zaś z pokorą swojej upominać się będzie krzywdy i honoru, wzywając na pomoc Boga, zawsze wygra. Na wielu inszych i sam na sobie doświadczyłem się tego. Ile razy dałem okazyją, zawsze mię wybito. Ile razy mnie kto, zawsze zwyciężyłem. Tak ci dałem jednanym sposobem za ból i za rany ich, że to jest praktikatum aksjoma bity płacze, złotych tysiąc dwieście z osobna zastąpić curolika. — Jasińskiemu nic za gębę. Jeszcze go surowie osądzono, żeś ty gospodarzem bywszy i gościom dopuściłeś się bić, nie rozwadzając ich, i sam jeszcze wyzwałeś na pojedynek, za to daj do Brześcia Bernardynom złotych sześćset i w pancerzu stać przez trzy msze w święto szable trzymając. Potem wyprawiono Skrzetuskiego na podjazd z komenderowanymi ludźmi. Po dwóch towarzyszów spod chorągwie, bo też już były wiadomości, że Moskwa zbita pomyka się już bliżej ku nam. Poszedł tedy podjazd i potkał się z chorągwią Słońskiego. Chorągiew moskiewską, bardzo okrytą, zagarniono. Powracając tedy nazad, obawiali się tedy pogoni. Szli całą noc. Skoro też już oddniało, stanęli pode wsią. Na łąkach konie paśli, sami też jako sturbowani co żywo do spania Moskwę Wartą dobrze opatrzywszy. Był tedy dwór szlachecki nad rzeką blisko. Pojechało tam kilka czeladzi chcąc się pożywić. Chcieli tam coś wziąć gwałtem, nóż po sobie uczyniwszy hałas, strzelanie. Podjazd się potrwożył, rozumiejąc, że Moskwa u koni już jest, alecz potem dowiedzieli się, co jest. Wolski Łukasz, rawianin, towarzysz krajczego koronnego, porwawszy się ze snu, jak dopadł konia, tak też zaraz i w rzekę prosto skoczył, a przepłynąwszy, że się i rozespał, i bojaźliwego był serca, bo to drugi, nie porachowawszy się z swoją fantazją, zaciągnie się do wojska. A podobniej żeby w domu kury sadził, a kanie od kurcząt odganiał, nie obejrzawszy się, co się dzieje, skoczył w las i przyjechał dwiema dniami przed podjazdem potrwożył wojsko okrutnie. Pozbiegaliśmy się tedy co żywo do wojewody i on też przyszedł czynić relację. Pyta go wojewoda, co się tam stało. Uwprawi jeszcze na większy żal, jako byli nabrali Moskwy ze trzystu, jako chorągiew ze wszystkim zagarnęli, jako mieli wielkie zdobyczy, a potem przyszła pogoń, zastała śpiących, obskoczyli i wycięli w pień. Drudzy się w rzece, nad którą popasali, potopili. Pyta wojewoda, a skrzetuski czy żywcem wzięty? On mówi, że na oczy swoje widział, kiedy Moskwicin do niego strzelił, a potem go ściął. Bo stałem długo przepłynąwszy rzekę I widziałem, że nikogo żywcem nie puszczono Ja mnie mógł wytrwać I mówię A ciebie czemu nie zabito? Wojewoda się na mnie otrząsnął Dajcie pokój Ale sam go pyta Jakieś uszedł Odpowie, bo mnie spał Do tego konia trzymałem w ręku I zaraz uderzyłem w pław Jednak strzelano za mną kilkanaście razy Pan Bóg jednak zachował mnie Pyta, co za potęga mogła być tamtego podjazdu Powie, nie podjazd to mości dobrodzieju, ale wszystka potęga Chowańskiego, bo on widział wszystko prawie wojsko. Okryło pola jako obłok, drugie pułki jeszcze się z góry pokazowały. I szlachcica napadłem uchodzącego, który też powiedział, że z wszystką potęgą Chowański idzie. Zalteruje się wojewoda, ale nie pokazuje po sobie. Mówi: Pan Bóg z nami. Nic to panie strażniku, kazać otrąbić, żeby zaraz stada sprowadzano. Tu trąbią, tu w obozie krątwa stroga, stada o kilka mil od obozu, prawie każdej chorągwie osobno. Tu każdy nos zwie z sił, myśląc sobie pierwsze nieszczęście. Wolskiego pytają każdy o swego towarzysza. Powieda, jaką który śmiercią ginął, zgoła pełno strachu, żalu i konfuzji jej. Poszliśmy do chorągwie, każdy koło siebie czyniąc porządek. Dostat, co żywo leci i na koniach i piechotą. Przyjdę, aż mój czeladniczek mego siodła rumaka. Pytam, a to na co? Odpowie, po konie pojadę. Kiedy go to obuchem zajadę? Poganinie droższe moje zdrowie niżeli wszystkie konie. Albo tam nie masz trojga czeladzi przy koniach? Będą insi swoje brać, pobierą też i moje, a ja tu konia u kołu trzymam od wielkiej potrzeby. A kiedy co napadnie, a ty mnie i tego weźmiesz? Rozporządziwszy u siebie, poszedłem znowu do wojewody. Idę, minę bazar, aż Wolski u Ormianina waży łyżki srebrne, zdobyczne. I mówię mu: Panie Łukaszu, a nasz Jaworski czy nie uszedł też? Bo on przecie zawsze ostrożny i na dobrym koniu. Aż on powieda, Jako waszeć ucho swoje widzisz, tak już waszeć obaczysz pana Jaworskiego. Mówię, dla Boga, panie Łukaszu, czyś się ty nie omylił, albo jakim sposobem nie odłączył się od podjazdu, bo ja wiem, żeś ty dawno wicher. Począł znowu toż potwierdzać coś i pierwej zwierzać się oraz i gniewać. Dałem pokój, idę do namiotów, aż ksiądz piekarski Stój, rzecze, Zła nasza, panie bracie. Ja rzekę, panie bracie, pamiętaj, że wasze, że w tej wolskiego relacji połowy prawdy nie masz, bo ja naturę jego znam, że rad Klimkiem rzuci. A wtem wojewoda wynidzie z namiotu, brodę kręci, a już to był znak alteracji albo gniewu. Przymknąwszy się do księdza piekarskiego, rzecze: O czymże? Powiem mu ksiądz moje słowa. On do mnie. A że to ma witium? Powiem, że to natura jego taka jest i ojca jego, który jest poborcą rawskim. Nawet w szkołach nazywaliśmy go generał Nugator. Uderzy się wojewoda ręką po aksamicie i rzecze: a toż i ja tegoż zdania, bo jeżeli ich podjazd dognał, niepodobna, aby ich miał tak osaczyć, żeby mieli wszyscy zginąć. Ale żeby wszystka potęga, to niepodobna, bo ja mam wiadomości, że dopiero jutro ostatnimi siłami na szturm do Lachowic gotowali się i dopiero im drabiny i insze rekwizyta zwożono, bo wszystko to byli potracili u pierwszych szturmów. Zaraz go potem kazał wołać, aż mu mówi jeden: bracie, czy się waszyć nie omylił? Garłowa sprawa, wojsko, potrwożyć. Rzecze. Zdrowie moje, szyja moja, jeżeli się inaczej pokaże. Tak tedy, interspem et metum, od samego rana całe wojsko jako poważone. Stada, które bliżej były, sprowadzają, drudzy bez swoich tęsknią, wyglądają. Chorągwie ordynują na podjezd, aż się zemknęło ku wieczorowi. Zachodzi tedy słońce, aż widać z tamtej strony kogoś i mówię: noż mamy języka. Nie poznali go, bo i Bachmat zdobyczny, i w kołpaku moskiewskim z perłami. Bierze przez Majdan, pomija chorągwie, a woła — musztułk, musztułk. Wypadają do niego, pytając go, czy dobry, czy zły. Rzekł przecie Polanowskiego, pomijając. Kiedy to, co żywo na wyścigi za nim, aż on prawi samę rzecz przed wojewodą, że jutro, da pan Bóg, komendant nasz z obfitszym, niżeli jest wysłany gronem, kłaniać będzie wielce miłościwemu mości panu i chorągiew nieprzyjacielską rzuci pod nogi. W jednym tylko terminie mamy szkodę, żeśmy stracili w tej okazji jej wielkiego kawalera, towarzysza jego mości, pana krajczego koronnego. — Rzecze wojewoda, niechże będzie imię boskie pochwalone. Tego towarzysza nie straciliście, ale jutro dopiero go stracicie. Biegajcie po tego skurwego syna. Krajczy stoi, porucznik jego skoraszowski, jakoby mu policzki wyszczypował. Wzięli pana Wolskiego w kajdany. I tak to owa okazja wesoła i miła była ex ratione duplici. Jedna, że pierwszą okazują tak Pan Bóg pofortunił, druga, że owych, których jużeśmy byli, odżałowali, obaczyliśmy zdrowo, a nade wszystko, że już tak nadzieja jakaś nas delektowała. Chciano tedy Wolskiemu koniecznie szyję uciąć. Nawet go nikt z rawianów nie nawiedzał i wstydziliśmy się za niego. Przysłał do nas, prosząc o instancję żaden się w to nie chciał wdać jeden tylko ksiądz piekarski a skoraszowski jego porucznik ci go urodzili że go przecie nie sądzono ale kazano mu zaraz z wojska jechać i nie powiedać się nigdy żeby kiedy służył w dywizyje i czarnieckiego przyszedł tedy podjazd szczęśliwie na zajutrz po owym przysłanym towarzyszu Wchodził do obozu z triumfem, niosąc rozwinioną chorągiew nieprzyjacielską i pędząc przed sobą powiązanych więźniów kupę tylą prawie, jako i samych było. Gdy prezentowali więźniów, naszło się wojskowych siła do regimentarza i jam też był. Jak już po owej ceremonii jej stoję tak przy namiocie z Jarzyną, Rafałem, z Rawianinem, aż wojewoda mówi – rozumiałem że wszyscy rawianie dobrzy pacholcy aleć też widzę są i kpi ja się ozwę tylko się to tu w jednej familii jej panów wolskich znajduje a wolskich stoi dwóch grzecznych ludzi paweł co był starostą potem lityńskim i drugi co go zwano odlewany wolski spod królewskiej Chorągwie począł się obruszać aż wojewoda rzecze do mazowieckich, wolskich on mówi, a wyście ruscy, a insi są rzymscy, o których pisze o już, sevit atrox volstens. to znacie ruscy i włoscy-wolscy są dobrzy pacholcy, ponieważ ich nazywają atroces, a rawscy-wolscy kpi. Nie ujmujcie się za nimi. Ale przecie pana paska od dzisiaj będę miał za dobrego metra ludzkiej natury, kiedy on z wolskiego wyczytał wszystkie nieprawdę. Potem się żartami dyskurs skończył. Więźniów kilku posłano królowi. Skoro tedy od sapiechy Hetmana Litewskiego przyszła wiadomość, że też już wojsko litewskie wymonderowało się jako mogąc, zaraz inny ruszyliśmy się i poszliśmy tym traktem ku mścibowu. Chowański też, hetman Moskiewski poszedł ku nam ze wszystką potęgą, której miał czterdzieści tysięcy, zostawiwszy pod Lachowicami ludzi coś niewiele, żeby obozu pilnowali, i fortecę przecie, której już tak długo dobywali, żeby nie przestawali atakować, żeby jej nie dali respirium. Bo obiecował sobie ją zaraz wziąć za powrotem z imprezy, nas w przód rozgromiwszy. I szedł właśnie tak jako wilk na stado owiec bo już się tak był zaprawił na litwie że już zawsze do nich szedł jak po pewną wiktoryją posłał tedy na szczokina drugiego hetmana kilką mil przed sobą z pięciu tysięcy ludzi wybornych żeby się z nami powitał w wigilię tedy świętych Piotra i Pawła zetknęli się z naszą przednią strażą, która że nie była tak mocna, jak ono podjazd moskiewski, posłali do wojska, dając znać o nieprzyjacielu, że go już widzą na oko. A wtem Moskwa impetem na nich skoczyli. Niżeli tedy chorągwie i ochotnik przyszły w srogim, opale była przednia straż, ale przecie potężnie ich wspierali. Już było trupa i z tej strony, i z tej potrosze, aż dopiero skoro my przyszli, obróci się na nas połowa Moskwy, a drudzy już tam z przednią strażą konkludują. Potężnie się tedy uderzą, chcąc nas pierwszym swoim skonfundować impetem, aleśmy wytrzymali, lubo kilkanaście z koni spadło. Kiedy widzą, że to i tu opierają się mocno, już drugie starcie nie tak rzeźwo pokazali. A wtem wychodzi z w chorągiew Tuczyńskiego i Antonowiczowa Tatarska, dwieście koni, i zaraz wyszedłszy ryścią idą. Moskwa zaraz poczęli się mieszać. My też natrzemy. Nóż w nich. Złamaliśmy ich zaraz. Dopiero wziąwszy na szable, już rzadko kto i strzelił, jeno tak cięto. Ostatek ich skoczyło w ucieczkę. Dopieroż w pogoń. Dojeżdżano, a bito. Wtem zaszło słońce, wojsko też nadeszło, i tu zaraz na owym stanęło po bojowisku. Tak tedy przez całą noc konieśmy w ręku trzymali, dwa pułki w placowej straży i postawiwszy. Litwa też tudzież od nas stanęli, których było dziewięć tysięcy z wielkim hetmanem Pawłem Sapiechą, a Polny Gosiewski, na ten czas polny Hetman i podskarbi, w Moskwie siedział w więzieniu. Od tegoż to chowańskiego schowany. Tegoż szczęścia spodziewał się i z nami nawet kiedy przodem tego to na szczokina posyłał na imprezę to mu to zlecił żebyś mi się starał żywcem dostać czarnieckiego i połubińskiego żeby Gosiewski miał się z kim zabawić było tedy na czterdzieści tysięcy Moskwy naszego i z Litwą tylko piętnaście tysięcy bardzo to mały kawałek, ale przecie nadzieja nas cieszyła, a to też, co trup Wszystek padł za nimi głową, co zawsze wojennicy sądzą za znak zwycięstwa, kiedy trup głowami za nieprzyjacielem pada. Tak wtedy owej nocy jeść było co, bośmy kazali nabrać sucharów w sakwy, w wozy. Gorzalina też była w blaszanych ładownicach, jakich na ten czas zażywano. Zakropiwszy się tedy po razu po dwa, że się jej głowa trochę zawróciła, aż się potem i spać zachciał. Jaki taki położywszy się na trawie śpi. Służył z nami kaczewski, radomianin, wielki przechera i mówi: Panie Janie, co mamy pięść pod głowę kłaść? Ukłaćmy się miasto poduszki na tym moskalu. A leżał blisko tłusty moskal zastrzelony. Ja tedy mówię: dobrze dla kompanii." On tedy z jednej strony. Ja z drugą położyliśmy głowy i takieśmy zasnęli. Konie za cugle do rąk okręciwszy, i takieśmy spali ze trzy godziny. Aż kiedy już nade dniem, tak w nim coś gurduknęło, żeśmy się obydwa porwali. Podobno to tam się jeszcze co było zataiło ducha. Skoro się tedy trochę rozedniało, zaraz przez munsztuk kazano trąbić wsiadanego. Ruszyło się wojsko, żebyśmy Pana Boga wziąwszy na pomoc, wcześnie tę zaczęli igraszkę. Idąc wtedy, każdy swoje odprawował nabożeństwo, śpiewanie, godzinki kapelani na koniach jadąc słuchali spowiedzi każdy się dysponował, żeby był jak najgotowszy na śmierć. Przyszedłszy tedy o pół mile od połonki stanęło wojsko do szyku szykował swoje czarnicki, sapiecha też swoje. Prawe skrzydło dano Wojniłowiczowi z królewskim pułkiem lewe skrzydło Połubińskiemu armatę i piechotę. Szliśmy tedy szykiem i dopiero in prospektu nieprzyjaciela, stanąwszy, chcieli tego wodzowie, żeby był nieprzyjaciel wyszedł do nas za przeprawę. Ale nie mogąc go wywabić, kazano się postąpić dalej. Wyszło tedy piechoty ku nam ze sześć tysięcy za przeprawę. ale jak poszło do nich trzy regimenty, zaraz ich nasi wystrzelali z tej strony i wparowali za rzekę. Poczęto tedy bić z armaty z tamtej strony i rażono naszych towarzysza jednego polem nie stojącego jak uderzyła kula w łeb konia aże ogonem wyleciała towarzysz poleciał do góry od kulbaki wyżej niźli na trzy łokcie a nic mu gdzie tedy szło lewe skrzydło i korpus to tam mieli ciężką przeprawę gdzie zaś nasze prawe skrzydło Tośmy mieli błota jak przez siedmioro stajań i lepiej, że miejscem koń zapadał po tebinki, miejscem uszedł po wierzchu, tylko się tak owe chwasty zrosłe zaginały jako pierzyna. Prawie w pół było takich, którzy piechotą za sobą konie prowadzili. My się tu z owego błota dobywamy, a tu już bitwa potężna na lewym skrzydle. Był tedy direkte przeciwko naszej przeprawie folwark oparkaniony, spodziewając się Moskwa, że to tam nasi będą szczęścia probowali, zasadzili tam kilkaset piechoty i cztery działka. Nie pokazowali się nam w ten czas, aż kiedy my się wybijali z tego błota do twardego lądu, wysunęła się piechota. Kiedy poczną ognia dawać, kiedy poczną parzyć z dział, jako grat kule lecą, padło naszych dużo, drudzy postrzelani. Ale przecie wszystkim impetem poszliśmy na nich, bośmy widzieli, że trzeba było ledwie nie wszystkim ginąć, gdybyśmy mieli byli tę podać. Ale już żeśmy tak oślep w ogień leźli, żeśmy się tak z nimi zmieszali, jako ziarno z sieczką, bo już trudno było inaczej. Okrutna tedy stała się rzeźba w owej gęstwinie, a najgorsze były berdysze. Kwadrans jednak nie wyszedł od owego zmieszania, wycięliśmy ich, że i jeden nie uszedł, bo w szczerym polu. Powiadano, że ich było stu. Z naszych też kto legł, kto co otrzymał, to musiał cierpieć. Podemną konia gniadego postrzelono w ścięto berdyszem w łeb i drugi raz w kolano. Jeszcze bym go był zażył, gdyby nie ta kolanowa rana bo ja takie szczęście miałem do koni w wojsku że nie pamiętam żebym którego przedał kupiwszy go drogo ale każdy albo skaleczał albo zdechł, albo go zabito i to nieszczęście wygnało mnie z wojska bo bym ja był i do tego czasu był żołnierzem ale już i ojca nie stawało kupować koni i mnie też już było obmierzło to szczęście na które nieraz zapłakać musiałem przesiadłem się tedy na ten czas na mego miszkę kazawszy pachołkowi co na nim siedział, wędrować nazad za przeprawę, aleć za długo dogonił na lepszym koniu, niżeli ja siedział zdobycznym. Docinamy tedy owe piechotę, a trubecki leci, ordynowany owym na sukurs z dziesiącią chorągwi bojarów dumnych i z trzema tysięcy rajtaryjej. Stanęliśmy tedy tyłem do owych, a frontem do nieprzyjaciela. Wpadają na nas tak, jakoby zjeść. Wytrzymaliśmy, bośmy musieli. Kiedy widzimy, że nas gnietą w owe błota, zewrzemy się z nimi potężnie. Rajtaryja wydali ogień do nas gęstą. Nasi zaś rzadko kto strzelił, bośmy już powystrzelali na owe piechotę, a nabić znowu było niepodobna, bo czas nie pozwolił. I tak powiadam, że w okazyje i nabicie najpotrzebniejsze, z którym idziesz do nieprzyjaciela. Ale nabijać, kiedy to już zetrą się wojska, rzadko się to trafi. Szabla grunt. Tak tylko wtedy szablami ten tego, ten też tego w bożą godzinę, bo i owym jużeśmy też przygrzewali mocno, żeby nie nabijali strzelby. A po staremu rzeczy już nam nie tak twardo szły, choć to na nas z gotowym ogniem przypadli. Przemagaliśmy się wtedy właśnie, kiedy owo dwaj zapasy chodzą, ten tego, ten też tego nachylając. Trubecki jako cyga uwija się na szpakowatym kałmuku. Leci trupów gęsto, aż kiedy ich chorągwi na ziemi leżało ze sześć, trubeckiego towarzysz starosty Dobrzyńskiego jak ciągn w łeb, aż mu kołpak spadł, zaraz go dwaj porwali pod ręce i poprowadzili. Dopieroż osudarowie w nogi do szyków my też po nich. Wparowaliśmy ich, siekąc aż między samo wojsko. Ich padło tedy na placu z połowa. A tu jako w garcu już się samo korpus potyka. Litwa na lewym skrzydle także nie próżnują, ale przecie nie tak na nich, jako na nas najlepsze siły obracają, bo ich już lekceważyli obróciły się tedy niektóre pułki świeże i to na odwrót poszły. A wtem wojewoda obaczywszy nasze chorągwie już w tyle szyków nieprzyjacielskich posłał do sapiechy: Dla Boga, żeby wszystkimi siłami natrzeć i rozrywać Moskwę, bo pułk królewski zgubiemy. A tu też już Moskwa mieszają się, kręcą się właśnie kiedy owo źle komu za stołem siedzieć. Już było znać po nich trwogę. Ci też co ich na nas obrócono biją się już nie z ochotą. Poskoczą do nas, to znowu od nas, a wtem natrze na nich korpus potężnie. Hussarskie chorągwie skoczyły, my też tu z tyłu uderzemy na nich. Jużeśmy trochę mieli czasu i do nabicia strzelby. A wtem Moskwa w nogi. Wszystko wojsko tedy na nas uciekało. że teraz, który się podoba. Wybieraj to piękny, to jeszcze piękniejszy. Napadł na mnie jakiś patriarcha z żółtą brodą, srogi chłop. Zajadę go, złoży do mnie pistolet, szabla złocista na tym blaku. Jam rozumiał, że wystrzelony miał, a straszy nim. Przytnę śmiele, strzelił. A ja też tymże impetem go w ramię. Czuję się, że mi nic od owego strzelania. Po nim. Domogłem się go. Znowu go w oko zajadę, bo jakoś ciężko uciekał, choć na dobrym koniu, czy też miał jakiś fang, czy też był ociężały jakiś. Tnę go przez czoło. Dopieroż zawoła. Pożałuj. Szable mi podaje, a z konia leci. Jeno co szable odbiera, aż ucieka na płowym bachmacie, w rządziku złocistym, jakiś młokos w atłasowym papurzym żupanie, prochowniczka na nim, na srebrnym łańcuszku sunę do niego przejadę mu Młodziusienki chłopiec gładki aż chrest oprawny trzyma w ręku a płacze pożałuj dla chrysta z pasa dla pereczystoj boharodyce dla mikuły cudotworce żal mi się go uczyniło a widziałem że wielkie kupy Moskwy i z tej strony i z tej bieżały prosto na mnie obawiałem się żeby mię nie ogarnęły nie chciałem się bawić koło niego zabijać mi też żal go było na owę jego gorącą rozpamiętywając modlitwę Wziąłem mu tylko ów chrest z ręku a wyciąłem go płaza przez plecy utykaj do matery diccy synu kiedy to chłopię skoczy podniosszy ręce do góry z oczu zginął w lot żywcem jeszcze na ten czas trudno było brać in illo fervorę kiedy wszystko uciekające wojsko na nas się waliło czyby więźnia trzymać czyby się bronić albo strzelbę nabijać chrest wziąłem mu piękny bardzo było na oprawie ze dwadzieścia czerwonych złotych. Nie zabawiłem się koło owego smarkacza i pacierza jednego. Skoczę do owego Brodofiasza, a on już nago leży, a konia prowadzi towarzysz. Mówię do niego, ja mnie nieprzyjaciela z konia zwalił, a ty go bierzesz? Daj go sam, bo tego nabicia na ciebie odżałuję, com go na nieprzyjaciela nagotował. Nie bardzo się też i sprzeczał Wołoszyn, bo widział, że do mnie ten moskal strzelił i jam go zwalił z konia. Oddał mi tedy owego konia ślicznego, który był nie moskiewski, ale tych ruskich koń, czerwonogniady, rosły. Żal mi go było rzucać. Czeladnika żadnego nie masz, nie było go komu oddać, aż napadłem znajomego pachołka. Weź mi ode mnie tego konia, a dam ci dziesięć talarów, jak mi go wyprowadzisz. Albo jak się zjedziesz, z którym z moich czeladzi, oddaj go. Wziął tedy, a jam skoczył, gdzie się okrutnie zwarli Moskwa z naszymi. Już takie nor zmięto jak barany. Gdybym miał w ten czas aby jednego czeladnika przy sobie mógłby był jako najpiękniejszych rumaków na bo to tam samę starczyznę cięto w ten czas, co to strojno konno cóż kiedy czeladka najbardziej wtedy pana pilnuje kiedy pije a nie masz kiedy się bije towarzyszowi też nie bardzo moda powodować konia kiedy go nie ma komu oddać to go woli i nie brać kto powagę kocha widząc ja jednak że i kompania insza powodują kto co ma jak się już owa rzeźba skończyła, wziąłem też jednego wołocha pięknego z czarną pręgą. Trochę był zacięty koło ucha ten koń, ale mu to nic nie szkodziło. Ledwie się z owej kupy wyjeżdżamy, aż tu mój wyrostek bierze. Oddałem mu owego konia i jużem się kazał pilnować. Natroczył złodziej ladaczego skórę krajtarskich na podjestka, a gdyby był przy mnie, to by był natroczył atłasów, aksamitów, rządzików i koni mógł dobrych nabrać. Obaczyłem tedy dalej chorągwie w swoje przybierzę do niej aż tam nie masz przy niej i sześciu ludzi i drugie chorągwie także bez asystencji jej co żywo pozaganiało się sieką rzną gonią i mówię do chorążego nagrodził mi pan bóg mego gniadego dał mi za niego inszego gniadego bardzo pięknego konia alem go tam oddał obcemu człowiekowi nie wiem jeżeli mi ją dojdzie pyta chorąży a to czyj płowy powiedziałem że i to mój Przerzedziło się już znacznie lewe moskiewskie skrzydło i samo korpus, a tu prawe skrzydło moskiewskie, które się z naszym, potykało lewym, dopiero poczyna uciekać. Znowu takaż gęstwa uczyniła się. Dosyć na tym. Tu jednego gonisz, a drugi tudzież nad karkiem stoi z szablą. Tego docinasz, a drugi, jak zając, pod smycz leci. Trzeba było mieć głowę jako na śrubach i przed się i za się oglądać się bo kiedy się nieostrożnie zabawił koło jednego to zaś owi fugientes z tyłu siekli naszych pomijając ucieka chorąży chorzy moskal chorągiew po sobie położywszy zajadę go złożę pistolet pożałuj oddał mi chorągiew prowadzę go modli się okrutnie ręce składa myślę sobie już też tego żywcem zaprowadzę Aż tu ze czterystu Moskwy wielka kupa już prawie na mnie wpadają. Ów się też począł ociągać lubom go dysarmował. Widzę, że i jego nie uprowadzę i sam zginę. Uderzyłem go sztychem, spadł, a sam z ową chorągwią uskoczyłem się im z traktu. A tu na nich jadą Litwa, tu z boków przebiegają ci, co są w przodzie nas, już na nich czekają. Ja też cisnąwszy owe chorągiew śliczną, złocistą do nich bo mi jeszcze żal było nie bić, kiedy było kogo. Tych docinamy, a druga watacha, takaż albo większa, następuje. Tych biją, aż insza, dosyć na tym, aż ręce ustawały, bo wszyscy owi, komu się uciec dostało, nie mogli uciekać, tylko podle naszych chorągwi, które im najpierwej w tyle stanęły. Było tedy tej rzeźby przez trzy mile. Wracamy się tedy już nazad, drudzy też jeszcze gonią. Żal mi, co nikogo żywcem nie mam ale się koń mi cieszę. Osobliwie owym gniadym, co był bardzo piękny, a nie wiem, jako mi się nada. Aż wtem wysunie się ich kilkanaście z lasa, co się to tam byli w niewielkim gajku zataili i ruszono ich jako stado sarn. Ucieka jeden na ślicznym koniu, rząd bogaty, złocisty, husarską młodą, suknie jedwabne, kołpak haftowany, bogaty. Przebiega go co żywo i z tej, i z tej strony, ja go najbliżej. Rozumiejąc, że sam chowański, wołam Stój, nie bój się, będziesz miał pożałowanie Już trochę począł wytrzymować koniowi Spojrzę na mnie z boku, nie zdałem mu się do tej konfidencji jej Żem był w szarym kontuszu, nie ufał mi Rozumiejąc, że jaki pachołek, hołota, których się oni najbardziej boją Mówiąc, że u takich żadnej nie znajdzie dyskrecji jej, Jako zaś sam o tym powiedał ale obaczył daleko towarzysza naszego, tylko że w czerwonej sukni, w karmazynowym, wytartym kontuszu i na takim szkapie, żeby go był i do sądnego dnia nie dogonił. Ale supponebat, że to ktoś znaczny, prosto do niego bierzał. Z tych, co mu przebiegali, strzelił do niego towarzysz, chybił. Po staremu on, jako oczy wybrał, leci do niego. Skonfundował się, kręci się na szkapie, aż kiedy obaczył, że mi nie ujdzie, oddaje szable i pistolety, hebanem a srebrem oprawne, a woła pożałuj Wziąłem go żywcem. Chowański sam, już w ucieczce dwa razy w łeb cięty uszedł. Piechota zaś wszystka, mało co naruszona, oprócz owych kilkuset na razie wyciętych została żywcem, a było ich osiemnaście tysięcy. Poszli tedy do bliskiej Brzeziny i zasiecz uczynili. Otoczono ich wtedy dokoła armatą i piechotą, bo obrzednia była owa brzezina. Dawano do nich ognia z dział, że na wylot kule przechodziły i na tę i na tę stronę, a potem jak ich to zdebilitowano z armaty, dopiero ze wszystkich stron uderzono na nich, w pień wycięto. Trudno też krwie ludzkiej w kupie widzieć, jako tam było, bo lud gęsto bardzo stał i tak zginął, że trup na trupie padł. A do tego owa Brzezina na pagórku była, to tak krew lała się tamtą strumieniem, właśnie jak owo powalnym deszczu woda. Pozjeżdżamy się tedy do chorągwie, aż też już mój pachołek odebrał konia zdobycznego, gniadego. Ale jako prędko odebrał od tamtego, zaraz go postrzelono pod łopatkę. Musiałem ci go przedać szlachcicowi za dziesięć złotych, a wart był najmniej osiemset albo tysiąc złotych. Poznali więźniowie tego konia i powiedali, że na nim siedział Żmijow, wojewoda szwagier na Szczokina, hetmana polnego. Nabrano tedy tego jak bydła. Hetman najwyższy, Chowański dwa razy cięty uciekł. Drugi hetman, Szczerba, zginął, bo to u nich kilka hetmanów w wojsku. Wojewodów, kniaziów, bojarów dumnych naginęło siła. Z Chowańskim nie uszło konnych nad cztery tysiące. A było wojska, jako sam ten pisarz powiadał od Kaczewskiego wzięty, czterdzieści tysięcy. Armaty zostało sześćdziesiąt. Owych samopałów dońskich i różnej strzelby, berdyszów to chłopi brali nawet. Byli wtedy na ten czas komisarze nasi w Mińsku na traktatach z Moskwą. Obawiając się Czarniecki, żeby ich Chowański uciekając z sobą nie pobrał, posłał na całą noc dwanaście chorągwi dobrych, między którymi i naszą, żeby ich salwować. Komendę dano Bożenckiemu Pawłowi. Po owej tedy tak ciężkiej robocie, z koni nie zsiadając, poszliśmy nocą do miasta. Przyszliśmy nad miasto. Już kościł sobie nie czuje człowiek od srogiego sturbowania. Mówi komendant. Mości panowie, trzeba by nam tu języka, żebyśmy przecie wiedzieli, co się w mieście dzieje. Proszę, kto ochotny, skoczyć by na przedmieście i wziąć lada chłopa. Nie mówią nic, po prostu wszystkim się nie chce. Kiedy widzi, że nie masz ochoty, i mówi Proszę przynajmniej z piętnaście koni dla kompanii jej, kto łaskaw, a bądźcie gotowi, kiedy nas tam poczną bić. Spod jego chorągwie wyjechało dwóch, dalej nic. Ja pamiętając jego łaskę pod kozieradami w moim nieszczęściu wyjechałem a obaczywszy i mnie wyjechało spod pod naszej chorągwie dwadzieścia koń przyjechaliśmy na przedmieście do jednej chałupy nie masz nic do drugiej ogień jest co znać jeść gotowano a ludzi nie masz zaświeciwszy szukamy po kątach nic już wychodząc z owej chaty aż baba zakasłała w chlewie znaleźli tedy trzy białogłowy Jeden nasz towarzysz umiał ex mowę moskiewską i te ich terminy: kasz su ster pyta, ne masz tu lachow? Baba prawi: ospane, ne masz, ale trofocha welikaja. Prybieżało tu cztery korakwi naszych panów prewodnych. Todczas zabrali naszych komisarów i poberzeli: znat i szczoch Towarzysz mówi: czy poberemo ich? Baba, oj, pobery te panunka, preboh, żywy, postinajte tedy czych Posłał tedy, żeby chorągwie przyszły. Każą tedy babie prowadzić do gospody komisarskiej. Baba z ochotą wielką w jednym gźle poskakuje i pokazała, gdzie komisarze stoją. Staną tedy chorągwie w rynku. Komisarze w strach, jak im dali znać, warta, że pełne miasto wojska. Każe komendant Harlewskiemu pytać po moskiewsku, kto tu stoi. Pytać o komisarzów moskiewskich. Tym większy strach. Już piechota, co stała przy karawanach na rynku, ustąpiła do sieni. A wtem zsiadło nas kilkanaście z regimentarzem. Mówi harlewski po moskiewsku do sługi: Niech wstają komisarze, bo tego trzeba, a niech wszyscy będą w kupie. Poszedł sługa do izby, a już się też tam świeciło. To się działo w gospodzie starosty żmudzkiego chlebowicza, jako pierwszego komisarza i najwyższego senatora. Podle niego w drugim domu stał wojewoda sieracki wierzbowski, w trzecim wojewoda mazowiecki Sarbiewski. Poszliśmy tedy ku koniom tymczasem, niżeli się tam poschodzili, a wtem idzie starszy sługa i mówi ich mość proszą, zanim wyszło kilka świec lanych. Wchodzimy tedy, kołpaków inszych nabrawszy, a oni też ku drzwiom od stołu trochę postępują konsternati. Zaraz wojewoda poznał Mazowiecki Bożęckiego, porucznika, zięcia swego. Krzyknie, Bóg sprawiedliwy, Bóg łaskawy, nasi, nasi. Rzecze potem Bożęcki kilka słów pięknie odwodza wizytę przynosząc, który o szczęśliwym zwycięstwie oznajmuje. Odpowiedział starosta Żmucki jako pierwszy komisarz pięknie, ale z płaczem. Z wielkiej radości skończyć nie mógł. Kiedy to skoczą do nas, wszyscy obłapiając, ściskając, Bogu dziękując za takie dobrodziejstwa. Pytają o procederze wojny. Bożencki im prawi, aż towarzysz zawoła, nie powiadaj im wać pan, aż nam dadzą jeść. Kiedy to skoczą słudzy, kuchmistrzowie, wszystkich komisarzów kuchni zakładać piec, ważyć, tymczasem wódek, miodów i win, posiadali wszyscy z koni. Tak tedy w owym nieogarnionym weselu my im powiedali o okazji jej i zwycięstwie, oni też nam jako się dorozumiewali tego, kiedy komisarze moskiewscy uciekali, jako się bali, żeby ich nie zabrali z sobą, jako się nas polękali, rozumiejąc, że po nas chowański przysłał, jako już mieli nazajutrz traktaty podpisać, jako na nich Moskwa fukali. Mnie choć się chciało spać serdecznie, potem się i odechciało, słuchając owych dyskursów, a patrząc na owe szczerą uciechę. A potem uczynił się dzień. Pożegnawszy się, wyszliśmy z miasta i zaraz blisko w łąkach stanęliśmy koniom wygodzić i nakarmić. Komisarze też gotowali się w drogę i wyjechali za nami. Poszliśmy stamtąd pod Lachowice, gdzie zastaliśmy wojsko nasze w obozie moskiewskim. Zostawiono, prawda, na te nasze chorągwie kwatery i przydano warte, żeby ich nikt nie rabował. Ale ci sami, co pilnowali, poprzetrząsali co lepszego. Forteca to jest, te Lachowice, tak foremna. Siła, by o niej pisać. Ale że to nie w cudzej ziemi, mało po tym opisować, bo siła takich, co jej dobrze wiadomi. Jednym słowem, nie masz takiej w Polsce żadnej. Dobra, to są Sapierzyńskie. Wyginęło tam Moskwy w szturmach z trzydzieści tysięcy. Nastąpiło potem święto Panny Maryi nawiedzenia. Tam, co żywo z wojskowych, zgromadziło się na nabożeństwo. Każdy swoje oddał Bogu dzięki za dobrodziejstwa w owej uznane jej. Szlachty było w tej fortecy, szlachcianek, postroiło się to od cudów. Ta pięknie, ta jeszcze piękniej, bogato druga, ustrojona pod złotem i klejnotami ledwie szła. Nie dziw, że się tam Moskwa darli gwałtem do owej fortece, a i ta by już się była więcej nad miesiąc nie trzymała, bo prowiantów nie stawało. Dwa pożytki tedy zostały się przez to pośpiesznie wojska Konserwatio tedy fortece i rozerwanie traktatów a wszystko się to stało wirtutę Czarnieckiego bosa piecha wszystko prokrastynował oczekiwając na lepsze jakieś sporządzenie wojska w kopie i insze rzeczy. Na co Czarnicki powiedział, że nam po chwili i kopie nie pomogą. Nie trudno w Litwie ochmielową tyczkę. Jeżeli się ty z wojskiem swoim nie ruszysz, pójdę ja z swoim w imię boskie. I tak uczynił, że się ruszył spod kozierat. Zapiecha też dla wstydu musiał się łączyć z nami. Tak tedy czynili niebożęta. Strugali tyczki, pstro, a biało farbowali, jak owolaski dziadowie robią, a proporczyki płcianne wieszali. Grotów też z miast przywieziono, co potrzeba i tak po staremu było pięknie i dobrze, kiedy nie mogło być inaczej. Trzeci pożytek owa celerita z eksperymentu przyniosła, że mieli wiadomość wodzowie, że długoruki z wielką potęgą idzie na pomoc chowańskiemu. A my niskąd nie spodziewaliśmy się posiłków, tylko od samego pana Boga. Gdyby się były, złączyły tamte potęgi, niepodobna ich było przełamać, Albo jeżeli przełamać, to z wielką ludzi naszych szkodą i stratą, bo z każdym z osobna było co robić, a osobliwie z dołgorukim, o czym się niżej napisze. To wszystko mądrą, dobrego wodza stało się dyspozycją, że i owym potęgom, które na cesarza tureckiego mogłyby się porwać, nie przyszło się skupić i traktaty szkodliwe, rozerwane i fortece, które już non supererand wolne, tylko dwie w całej Litwie, od rąk moskiewskich, eliberowane i tamtym wojskom, które były z Szeremetem przeciwko naszym hetmanom, serce upadło i to znacznie od Wiktorii Czudnowskiej dopomogło. Lachowice tylko nie były w rękach moskiewskich, wszystkie inne miasta i cabelitewskie księstwo zawojowane było. Wjeżdżając tedy Czarniecki do Lachowic w dzień najświętszej panny, wyszli przeciwko niemu procesjonaliter zakonnicy, Szlachta, szlachcianki i kto tylko był w owym ciężkim oblężeniu. Witaj, wołając. Zawitaj, niezwyciężony wodzu, niezwyciężony wojenniku, zawitaj od Boga nam zesłany obrońcu. Byli i tacy osobliwie z białych głów, co wołali zbawicielu nasz. Zatulał uszy czapką, nie chcąc owego słuchać pochlebstwa. Kiedy zaś po nim wjeżdżał sapiecha, połowy tego aplauzu nie było, tylko proste przywitanie choć to jego własne domicilium. Zsiadało tedy do kościoła rycerstwa siła i z naszego, i z litewskiego wojska. Dopieroż Tedeum laudamus, dopieroż Triumf, z armat bito, że ziemia drżała, a potem nabożeństwo śliczne, kazania, gratulacje, dzięki Bogu za dobrodziejstwa i wszędy pełno radości, pomieszanej z płaczem. Bo tam wszyscy magnatowie z księstwa litewskiego do tej fortece posprowadzali się byli. Wesoła to Wiktoryja bardzo wszystkim z tej racji jej, że to po owych nieszczęśliwościach pierwsze ojczyźnie przyniosła szczęście, gdyż już Moskwa tak byli wzięli górę, że gdziekolwiek się o wojsku naszym dowiedzieli, już tak na nich szli, jak po pewne zwycięstwo, gotowe już mając dybki i kajdany na więźniów, co się znajdowało i w obozie pod Lachowicami, aleć się na nich samych przygodziły, bo ich w nie kazano kować. Sprowadzał tedy sapiecha armaty zdobycznej siła do lachowic u niej ślicznej, spiżowej wszystko. I jednego działa nie obaczył żelaznego. Czarniecki posłał ich do tykocina dwadzieścia i kilka, przyłączywszy do swojej dawnej dwie zdobyczne, srodze długie i nośne. Kiedy otrąbiono, żeby więźniów oddawać, okrutnie się Czarnieckiego bali i płakali. Ja swego oddałem zaraz, idąc do Mińska po komisarzów. Ale inci, których nie zaraz oddano, płakali, prosili, żeby ich nie oddawać. Ten to pisarz, co o nim wspomniałem wyżej, który przede mną uciekał mi. Kiedy to u was zwyczaj taki, że więźnia trzeba oddać regimentarzowi i nie może to być, żebyś mię przy sobie zostawił, uczyń, że tak. Odstąp ty i zasług, i substancji jej. Jedź ze mną do stolicy. Dam ci pięćdziesiąt tysięcy. Dam ci i córkę, i wszystko, co mam. Począł był i medytować ubogi żołnierz. Et interim kazano oddawać więźniów i musiałem oddać. Doszło to wojewody, że od siebie obiecował pięćdziesiąt tysięcy. Chwycono się tego zaraz, tyle go szacunku upominano i musiało tak być. Kiedy negebat tylo dać, broniąc się, że ja to obiecował, dlatego żeby się był ułakomił i wypuścił mnie, ale tak wiela sumy nie miałem i mieć nie mogę, nie słuchano tego kazano pana pisarza w kajdankach do wału do taków równo z drugimi akkomodować w Tykocinie musiał obiecać a potem dać wziął przecie wojewoda za swoich więźniów ze dwa miliony bo na zamian nie było co brać gdyż z naszej dywizyjej nie było w Moskwie więźniów prawie nic. Sapiecha zaś wszystkich swoich wydał na zamian gdyż było w niewoli wiele szlachty, szlachcianek, żołnierzów. Przy okupie samego Gosiewskiego, Hetmana Polnego, wyszło niewolnika moskiewskiego gwałt. Jak to zwyczajnie bywa, hetmańska głowa droga jest. A tę głowę drogo od Moskwy okupiwszy sami zdrajcy boćwinkowie, popiwszy się, marnie zagubili. Tyrańsko, a niewinnie zabili wojennika szczęśliwego, wodza dobrego i senatora wielce pocciwego, o czym napiszę niżej. Postojawszy tedy trzy dni pod lachowicami w obozie moskiewskim przy owych dostatkach, obfitościach wszelkiego prowiantu, ruszyliśmy się pod Borysów, fortecę także niepośrednią nad rzeką Berezyną. Tam stanęliśmy, spodziewając się jej dostać non vis et formidine. Staliśmy tam przez dwa miesiące, ale widząc, że dobrowolnie poddać się nie chcą, wiedząc przy tym, jak wiele na nas gotuje się potęgi umyślił wojewoda odstąpić tej fortece, jakoż i odstąpił. Żeby przecie nie próżnować, poszliśmy pod wielki mochile w białoruski, która forteca jest i wielka, i potężna nad samym Dnieprem. Starosta bratyjański Działyński, ujęty policytationibus Lubomilskiego-Jerzego, marszałka i hetmana, przysłał ordynans swojej chorągwi, żeby wyszła z dywizji sub pretekstu husarszczyzny, że ją kwidem miał Husarszczyć. Skonfundowało to wojewodę bardzo, bo mu żal było nie tak chorągwie, lubo była bardzo dobra, ale Polanowskiego, na którego też on radzie siła polegał. Perswadował omnibus modis, prosił, żeby tego nie czynił, nie mogło to być. Że tedy nie mógł uprosić, musiał ich dimittere, jednak z przekleństwem, które z wielkiego żalu pochodziło, kiedy te wymówił przy pożegnaniu słowa: że was tam i z rotmistrzem w pierwszej okazy jej pozabijano. Wtedy tak się stało. Przyszli pod Czudnów, na zajutrz zabito rotmistrza, zabito dwadzieścia towarzystwa i czeladzi ze czterdzieści. Za odmianą miejsca zwykła się też mienić i fortuna. Sam Polanowski o włos, że nie zginął. Nie chcąc wtedy czekać wojewoda nieprzyjaciela przy owej tak wielkiej i ludnej fortecy, widząc, że melius est prevenire quam preveniri, Poszliśmy tedy obwiam panu temu dołgorukiemu, tym traktem ku Krzyczowu, żeby widział, że się przed nim kurczyć nie myślemy. I to samo wlazło mu w konsiderację i zaraz trochę tępiej postępował ku nam, co przedtem szedł Magnis i Tineribus. Już potem nie tak, bo co uszedł trzy mile, to odpoczywał trzy dni. Właśnie to tak, jak mnie jeden wielki pan odpowiedział i wskazał do mnie przez osoby poważne, że mnie miał zapewne zabić. Ja też nie czekając owej niepewnej godziny, wolałem sobie upatrzyć i zbyć już tego myślenia prędzej, niżeli się go dłużej obawiać. Przyjechałem do niego na podwórze i posłałem chłopca, dając znać, że pan mój, którego wasz pan deklarowałeś zabić, nie życząc wielce miłościwego mości pana Turbacyjej, szukając go po świecie na zabicie, puko bardziej nieschudnie, przyjechał tu i daje znać o sobie. Ów pan rekoligował się. Nie zabijał mnie i przeprosił się ze mną. Tak właśnie i pan Dołgoruki ruki kwapił bardzo do nas, głosy puściwszy po fortecach Moskwą osadzonych, żeby nam wszędzie zastępowali, kiedy będziemy uciekali. A jak my do niego poszli, zaraz mu fantazja przygasła. Stanęło tedy wojsko nasze nad rzeką Basią, jak o pół ćwierci mile, w szczerym polu. Jeszcześmy przecie nie dowierzali o tak wielkiej potędze nieprzyjacielskiej. Złapawszy już kogo, boków przypieczono. Powiadają nam, że siedemdziesiąt tysięcy wojska bojowego do Ugoruki ma dopierośmy uwierzyli. Gotowaliśmy się tedy do owego przywitania porządnie, pana boga wziąwszy na pomoc. Zapomniałem tego napisać, że mnie pod Mochilowem stojąc, napadł był kłopot podobny owemu Kozierackiemu w ten sposób. Goszkowski, towarzysz marszałka nadwornego Branickiego, Intentował mi akcją do sądu wojskowego o zabicie brata rodzonego, którego uderzyłem, był obuchem z tej przyczyny, jaką wyżej napisał in Anno 1657, kiedyśmy stali w Radomskim po węgierskiej wojnie, służąc z panem Bykowskim. Prosił tedy i o to, żebym odpowiedział ex carceribus. Wojewoda zaś deklarował, że nie tylko żołnierzów, a zwłaszcza dobrych wiązać, idąc na tak straszną wojnę, ale by jeszcze związanych, gdyby byli, trzeba rozwiązać i gdyby można jednego do więzienia biorąc, za jednego dwóch wziąć. Szlubem tylko więzania kazano mi się sprawić. Kiedym się tedy sprawił, dano mi jechać na inkwizycyją ad locum facti, tego dołożywszy wódz, jeżeliś winny, to cię Bóg w tej okazyi, do której się gotujemy, skaże. Jeśliś niewinny, to wynidziesz zdrowo i stąd będę miał próbę twojej niewinności. Wrócił się tedy do Polski on mój adwersarz, a dlatego żeby się uchronił okazyji. Gdy tedy odjeżdżał, poszedłem ja do wojewody, deklarując, że ja po inkwizycyją nie pojadę od okazyjej, ale tak jakąkolwiek on przywiezie, dam się z jego inkwizycji jej sądzić. Wodzowi to rzecz była bardzo wdzięczna i rzekł to przy kilku kompani. Miejże w Bogu nadzieję, że cię wydźwignie z tej za tę zatecnotę, że z nami wolisz iść na wojnę, a twego adwersarza mogą tam gdzie osacznicy na zabić. Poszedłem tedy i byłem we wszystkich okazyjach i tak w owym szlubie chodziłem i biłem się. Wojewoda ile razy obaczył to zawsze cóż tam panie poszlubiony znać żeś nie winien kiedy cię jeszcze po tak gęstych ogniach żywo widzę skoro tedy we dwóch tylko milach stanął od nas pan dołgoruki dopiero konsilium bellicum jedni radzili żeby go tu na tę stronę przeprawy przepuścić dawali rationes i z tymi trzymał sapiecha hetman drudzy żeby tam ku niemu się przeprawić a z tymi trzymał czarniecki i połubieński Stoimy tedy kilka dni. Nie idzie on do nas. Czemu nie wiedzą? Języków biorą, pytają, i ci nie wiedzą. Żeby się nas miał bać, to niepodobna wierzyć, tak wielkie mając swoje siły. Ale cóż w tym za sekret? Aż przecież zwąchał Czarniecki od jakiegoś szlachcica tamecznego, że Złotareńko prowadzi czterdzieści tysięcy kozaków za Dnieprowskich. Dopieroż w Radę. Stanęło tedy, że lepiej prevenire kwam preveniri. Poszliśmy tedy za przeprawę, która była in akcesu bardzo błotna z obu stron i sama w zgłąb po tebinki tylko, ale że dno bardzo lgnące, mieli wolą most na niej postawić. Ale że res non patiebatur moram, bo las od tego miejsca daleko, przeszedłszy tedy za przeprawę, każdy sobie pomyślał, że być, broń Boże, nie wytrzymać, lepiej by już prosto na nieprzyjacielskie szyki przebijać się, niżeli nazad w przeprawę. Uszykowano tedy wojsko tak jako i przeciwko Chowańskiemu, ale już chorągwie husarskie, których było dziewięć, rozdzielano każdą na trzy szwadrony, a za każdym szwadronem pancerną chorągiew. Było tedy wojsko tak ozdobne, że się zdało że jest i ze sześć tysięcy. Stanęło tedy w szyku wojsko, my znowu z Wojniłowiczem na prawe skrzydło. Czeladzi wszystkiej luźnej, tak z naszego jako i z litewskiego wojska, kazano pod znakami stanąć do szyku, przydawszy każdemu znaczkowi towarzysza za rotmistrza. Było też kilka chorągwi wolentarskich, które wodził Muraszka. Przyłączono tedy luźnych do wolentarzów i uszykowano ich za górą z daleka od wojska, a nie kazano się im ukazować, aż kiedy się szyki poczną schodzić i zwierać. Przybyło tedy ozdoby małemu wojsku owymi luźnymi, że kiedy na nich spojrzał, to się widziało takie drugie wojsko, a osobliwie Litwa siła chowają tych karmicielów. Nazbierało się tego kilka tysięcy. Nadstawiając się tedy animuszem, czego siły wystarczyć nie mogły, bośmy nie mieli i czwartej części potencyjnej nieprzyjacielskiej, posłali wodzowie do Długorukiego, żeby dał pole, bośmy tu przyszli na wojnę, nie należenie. Zastali tedy posłowie już idącego ku nam szykiem. Powróciwszy wojska wielkość, opowiedzieli i to, że idzie w hulajgorodach, którymi wszystko opasał wojsko. Są te hulajgorody na kształt czosnków, które zwyczajnie dają przy szańcach, przy Beluardach, alias drzewa dłubane, przecznie na krzyż przetykane, a na końcach drzewo z drzewem spinane żelaznymi skoblicami. Tak to niosą piechota przed szykami. A kiedy do eksperymentu postawią to na ziemi, a przez to podadzą muszkiety, to nijak na te rzeczy natrzeć, nijak rozrywać nieprzyjaciela, bo by się konie przebijały. Wojsko tedy za tym jako za fortecą jest i stąd to nazwano hulaj Jak tedy o tym fortelu dowiedział się Czarniecki, zaraz kazał przed szykami rzucić szańczyki małe a gęsto. Rzucili się zaraz do tej roboty i piechoty i czelać, czym kto mógł ziemię wziąć, czy czapkami, czy połami, bo rydlów nie było tak wiele przy armacie. W godzinę albo więcej stanęły szańce, w które wprowadzono piechotę i działka. Stało się to bardzo prędko. Już to tedy nie miały szyki dalej szańców progredii, tylko przy nich bić się defensywę, wysuwając się półkami do nieprzyjaciela, a kiedy ciężko, to pod szańce refugium aleć to inaczej rzeczy poszły bo i my swoich szańców odbierzeli i oni swoje hulajgorody połamali o czym niżej kazano tedy ochotnikiem podpadać pod ich szyki był las w pośrodku nieszeroki ale długi i rzadki przez który las jeszcze się wojska nie widziały skoczyliśmy tedy ku owemu lasowi oni też obaczywszy posłali swego ochotnika a wojsko za ochotnikiem następowało zaraz Nasze stało jako wryte przy owych szańcach. Poczęliśmy się tedy zjeżdżać. Ten tego pogoni, ten też tego. A działo się po tamtej jeszcze stronie chrustu, jak ze pół ćwierci mile od naszych szyków, ale już i w chrust wpadali, gdy się kto za kim zagonił. Był też między ochotnikiem chłopiec, który umiał z nimi swarzyć i drażnić ich. To, jak oni wołali czaru, czaru. To chłopiec przypatrzy blisko pod nich, to zawołał głośno: Waszczar taki, a taki, albo Zadek wypiął: Tu mnie waszczar niech całuje. To Moskwa za nim kilkanaście albo kilkadziesiąt wysforowawszy. Chłopiec zaś na rączym bachmacie siedział, to uciekał, wyprowadziwszy ich daleko od kupy, to my skoczywszy z boków, przerznęliśmy ich, tośmy siekli, brali. Dość na tym, żeśmy posłali wojewodzie ze trzydzieści języków z harcu za powodem onego chłopca. To znowu do nich podpadł i powiedział im co inszego o czarze to Moskwa jako wściekli, bo oni bardziej się urażają o krzywdę imienia carskiego niżeli imienia boskiego, suną się zapamiętale, i tak było tego wiele razy na owego chłopca. Tak tedy zagnali się za owym chłopcem, aż w las, chcąc go koniecznie dostać, bo by go byli pewnie z skóry darli za takie niecnoty, które im wyrządzał. My zaś po nich. Ja zagoniłem się za jednym i sam też o kęsek nie stałem się obłowem. Naprowadziłem konia nieostrożnie na krzaki, jak owo bywają, wyrąbane, a nowymi latorościami obrosłe, że mi koń chcąc owe karpę przesadzić, a miałem konia niewielkiego, myszatego, bardzo był rączy i obrotny, siadałem na nim do okazy jej często, kładłem na niego dwie uzdeczki propterkazum, zerwania wędzideł, co jedne cugle były w rękach, drugie u łęku przywiązane. Zatoczył jakoś nogę za owe cugle wiszące, bo je też był zdrajca pachołek trochę przydłużej uwiązał począł tedy koń jakby chromać jam ja rozumiał że go postrzelono a z boku drugi brodofiarz leci do mnie ten też co go gonił wrócił się nazad widząc co się dzieje ze mną przypada do mnie brodaty ja ruszę cyngla prosto w piersi spadł z konia a ten drugi młody zakark mnie. Znać, że mię to chciał żywcem prowadzić, bo jeszcze żadnego języka nie wzięli byli, tylko zabili kilku naszych. Albo też nie miał do mnie czym strzelić, bo oba dwa pistolety znalazły się nienabite. Ja za tę rękę, co trzymał szable, uchwyciłem go lewą ręką zaraz w ten czas, kiedy mię porwał za kark. I tak wodziemy się właśnie, kiedy owo się dwa jastrzębie zwiążą. Tnie inszy Moskal na pleśniwym bachmacie, ów na niego woła chwiedore, chwiedory sudy. A chwiedorowi też chodziło o swoje skórę, bo go dwaj towarzystwa przebiegali. Obaczywszy towarzystwo, do mnie dawszy pokój owemu, co go gonili. Moskal woła: Puskaj, ta pojdu do dytka! Ja też już nie chciałem puścić, ale gdyby mnie był przed minutą poczęstował, pewnie bym był puścił z ochotą, nie dałbym się był wiela prosić. Wzięlić go tedy i mnie, rozerznąwszy cugle zastąpane. Owego zaś brodę na ziemi leżącego, bo jeszcze żyw był, przebił towarzysz sztychem. Chciał do niego z konia zsieść, obmacać mu kieszenie. Nie przyszło do tego, bo już szyki w same owe chrusty wchodziły i ochotnik się sypał jako mrówki. Wyciąwszy tedy konia pod nim płazem, skoczyliśmy do swoich, ale po staremu i owego trudno było uprowadzić. Ciąg go tedy Jakubowski w kark spadł skoczyliśmy tedy do szyków a oni wyszedłszy z chrustów stanęli jako mak kwitniący już tedy oba dwa wojska widzą się harcownikowi kazano zniść z pola wojewoda do pułków objeżdża napomina prosi mości panowie pamiętajcie na imię boskie dla którego zdrowie i krew nasze jako na ofiarę do tej niesiemy okazyjej Stały tedy oba dwa szyki godzin ze dwie spokojnie, ani ten tego, ani ten tego nic nie zaczepiając, aż znowu kazali harcownikowi podpadać i wywabiać ich w pole. Wyszli tedy w pole dalej od lasa, że już z armaty donosiły kule i z tej strony, i z tej. Interim nieprzyjaciel wyprowadził z owych hultajgorodów kniazia czerkaskiego ze dwunastu tysięcy, tak powiedali, wojska. Przesiadłem się ja na swego konia. Stojemy w szyku. Aż kiedy widzimy, że książę Czerkaski prosto ku naszemu prawemu skrzydłu zmierza, przypadnie wojewoda do nas i rzecze do Wojniłowicza, Nu, stary żołnierzu, poczynaj, że nam szczęśliwie w imię pańskie. Podle naszej chorągwie jadąc, rzecze, proszę wytrzymać impet. Idą tedy do nas powolusieńku. Skoro już tedy kniaś Czerkaski od nas blisko, rzecze wojewoda. Do roboty imię boskie wziąwszy na pomoc. Ruszają się tedy chorągwie powoli, a zaś wodzowie przed nami jadą z gołymi połokcie rękami. A wtem, skoro już nie było nad czworo stajań wojsko od wojska, skoczą oni do nas, my też do nich. Przywiedli nas tak, co jeden drugiego mógłby za piersi uchwycić. Przywiódłszy wojewoda na same szyki, wysunął on się na stronę, a my w się. Było tego skwadrans dobry, że ani ten temu, ani ten temu piędzią nie ustąpił. Sapiecha widząc, że na nas ciężko, bo nas mało, posłał z lewego skrzydła półtora tysiąca ludzi dobrych. Przyszli im z boku, srogim impetem tak się o nich uderzyli, że się zaraz i z sobą pomieszały chorągwie. Dopieroż bitwa tęga, trupa leci dosyć. Moskwa nazad odwodem, a my tu przycieramy, tym bardziej trup leci. Moskwa w nogi, a potem piechoty dawały ognia z armaty okrutnie gęsto, z niewielką po staremu z łaski Bożej szkodą w ludziach naszych, ex ratione, żeśmy się bardzo podsadzili pod armatę i przenosiło nas. Ale po staremu legło naszych kilkanaście, ale ci wszyscy, co pod nimi konie popostrzelano, pouchodzili żywo. Pod wojniłowiczem konia zabito i głuchych gwałt narobiono, bo owe bliskie podarmaty podsadzanie kałzawid, że ów huk i srogi impet szkodził słuchowi i mnie samemu więcej niż trzy miesiące w głowie szumiało, jak w browarze. Poszliśmy tedy nazad, wziąwszy chorągwi moskiewskich sześć i samych dobrze przerzedziwszy i inszym, co uszli, rozdawawszy specjałów. Konfundował zaraz dołgoruki kniazia Czerkaskiego, jako potem rotmistrz rajtarski do więzienia wzięty powiedział, że się dał z pola spędzić Na co odpowiedział mu kniaź ekstempore, obaczę cię też samego nie za długo, jeżeli tak wytrzymować będziesz, jako mię uczysz Ossy to tam, osy, nie ludzie Staliśmy potem długo, zdział tylko bito z tamtej strony Posłali znowu wodzowie nasi do Dołgorukiego, żeśmy tu po to przyszli, żeby się bić, nie próżnować. Wieczór blisko. Odpowiedział tak, że komu się śmierć odwlecze, niech tego nie ma za krzywdę. Co was ma potkać, to was nie minie. Lubo wieczór niedaleko, mam ja takie wojsko, że was mogą uspokoić i za godzinę, i podzielić komu co będzie należało, całego dnia na to nie potrzebując. Po owej tak hardej odpowiedzi zaraz kazał pułki wyprowadzić w pole z owych gorodów, tam zostawiwszy część piechoty z armatą, a między kommonikiem namieszawszy piechoty i polnych działek. Bo on obiecował sobie jednym zamachem zwojować nas, ufając swego wojska wielkości. Posłano tedy zaraz ordynans do murażki, żeby wolentarzów, a luźną czelać wyprowadził z za góry na oko nieprzyjacielowi przyjdą tedy wielkim pędem właśnie jakoby to dopiero nowiter na sukurs posiłki przychodziły a przyszedłszy ryścią stawają zaraz przy lewym skrzydle trochę opodal od wojska litewskiego Muraszka się uwija pod buńczukiem biega z buzdyganem szykuje jakby to nowotny hetman i nowotne wojsko jakoż stało się tak ozdobne że i nam samym serca przyrastało patrząc na owe hołote Moskwa rozumieli, że nowe przyszły posiłki. Ów zaś krzyk, który i oni w obozie naszym słyszeli, tłumaczyli sobie, że to był tryumf z posiłków nowo przychodzących. Już wtedy wyprowadzili wszystko wojsko z owych hulajgorodów i piechoty połowe. Nasz też kommonik wyszedł, już o szańce w tyle zostawiwszy. Z armat biją, a coraz to strzała okrutna jako powerek padnie między nas, czasem w szeregi, czasem też przed szeregi. Żeleśce jako siekacz dziwujemy się co tam za łuki takie mają, czy olbrzym jaki strzela z wielkiego łuku, czy co. A nie wiedzieliśmy, że to astrachańscy tatarowie, co ziemię oprze jeden drąg łuku, a drugi mu aż nad głową stoperczy. Było tedy między wodzami Konstytutum, że się najpierwej miał potykać sapiecha, gdyż sam o to prosił. Ale że Moskwa swojej, nie naszej wygadzając imprezie, na nasze prawe skrzydło pierwszy uczynili impet, nam tedy jako znowu potykać się dostało. Przypadnie wojewoda i mówi Mości panowie, do was to widzę, coś sobie upodobał nieprzyjaciel. Ale nie bojcie się, będzie was korpus sekundowało. Zawrze się tedy krwawa bitwa. Tam lud srodze gęsty i prawie kilku ich po jednego siąga. A cóż, kiedy my przecie nie damy się rozrywać, opierając się potężnie. Z koni lecą postrzeloni, rannych za szeregi prowadzą. Piechota między kommonikiem pomieszana bardzo nam szkodziła, bo jak cokolwiek wesprzemy nieprzyjaciela, to jak na owych zdrajców napadniemy, to jak w gębę dał. Litwa bije się w lewym skrzydle nierówno lepiej niżeli z Chowańskim. Już przecie restaurowali serce, które przedtem już im było cale upadło. Luźni z wolentarzami tak odważnie wpadają na szyki, że ledwie Tatar tak natrze, zgoła we wszystkich sroga była ochota, bo też i nie mogło być inaczej, tak wielką potęgę przed oczyma mając. Biło się też wojsko nasze tak, że po wszystek czas służby mojej i przed tą i po tej okazji jej nigdy nie widziałem bijących się tak mężnie Polaków. I mówili tak. Gdyby zawsze chcieli się bić tak szczerze, byłby świat Wszystek pod ich mocą. Moskwa ufali swego wojska wielkości, nasi zaś panu Bogu, a swojej zaś dzielności. Bo jeden na drugiego zapatrując się, tak stawali tanta emulatione litewskiego wojska z naszym, że też już większej widzieć niepodobna. Jakoż przyznać to każdy musi, że moskiewskie wojska, a osobliwie owe bojarskie chorągwie w szyku stojące, są tak straszne, jako naród żaden nie jest. Spojrzawszy na owe ich brody, to się to tak jakaś reprezentuje majestas, jakby się na panów ojców porywał. Pojechawszy wojewoda, jako kto ma skoczyć do hussaryi rozporządziwszy, do sapiechy też posłał, żeby i on szczerze nastąpił, bo też już zachodziło słońce. Przybierzał do nas, bodaj się tacy wodzowie rodzili, szczęśliwa matka, która takich rodzi synów. Teraz, że mości Panowie, komu Bóg i cnota miła, za mną, jak skoczemy, uczynił się srogi krzyk i rzeźba, bośmy ich złamać nie mogli. Owym też nie daliśmy się, opierając się potężnie ex ratione, że było gloriosus o in opere, niżeli in fuga. Oczywista to rzecz była, że nas tam ręka boska piastowała, kiedy przeciwko tak wielkiej porwawszy się potencyjej dał Bóg i wygrać i mało w ludziach naszych szkody. Nie zapomnę tego nigdy, dziesiątemu to powiem i mam to sobie za wielki dziw, kiedy do czterech chorągwi naszych, które zagnały się za Moskwą i naprowadzone na ogień prawie w bok włożywszy, trzech tysięcy strzelców razem ognia dali, a po staremu tylko jeden towarzysz zabity, a czeladzi czterech, a pode mną konia postrzelono. Jako to jest prawdziwa przepowieść, chłop strzela, a pan Bóg kule nosi. Bo na taki ogień należało tam z połowę z koni spaść. Potem huszary je uderzyły kopiami, jako w ścianę. Jedni skruszyli kopie, drudzy nie. Który jest taki, że skruszy kopią, to powinien się brać do pałasza, bo taki ordynans był. Tam zaś, panie, zachowaj kopiej cisnąć, która by się nie umoczyła we krwi przyjacielskiej, ale ją znowu podnieść. Tak tedy czynili jeden szwadron hussarskiej chorągwie czarnieckiego i pancerna chorągiew za nim, nie pamiętam czyja. Bo co słabsze chorągwie, to za szwadrony hussarskie ordynowano. Trafił na jakąś też słabą ścianę, co się bali o brzuchy. Rozstępowali się im, że przeszedł przez wszystkie szyki nieprzyjacielskie tak, jako świdrem wierciał, prawie nic nie skruszywszy kopii i trafił direkte na to miejsce, co była jako brama między owymi hulajgorodami, którym miejscem szyki wyprowadzono w pole. Jednego tylko towarzysza stracili przebijając się i jednego także konia. Przebrawszy się przeciwko owej bramie, obrócili się nazad z chorągwią i stanęli frontem w tył nieprzyjacielowi. Dopowiedziano wojewodzie, że już proporce jego widać w tyle szyków nieprzyjacielskich. Bał się, żeby ich tam nie pognieciono. Moskwę też to nie pomału to konfundowało. Ostatnimi kazał nadrzeć siłami, sam przed nami, natarczywie skoczywszy, siekł, strzelał, narażał się nie jak hetman, ale jak prosty żołnierz. Zmieszali się tedy Moskwa, a potem w nogi. Teraz, że tni... Rzni. Co tedy, która chorągiew moskiewska zapędzi się do owej bramy, żeby uciec między hulajgorody, to chust co się przebiła przez szyki, złoży do nich kopie. To oni na stronę. Nacisnęło się tedy pod owe czosnki, co nie miara tego, chcąc, żeby ich odstrzeliwano. Tamci ich zaś odstrzeliwać nie mogli, bo by samych bardziej razili. I z armaty już nic nie strzelano, bo darmo było między pomieszane wojska i wtem my natrzemy na nich strzelając siekąc owe też czosnki żelaznymi skoblicami potężnie pospinane trudno było na prędce rozbierać uderzyli się na te hulej gorody a po naszemu czosnki tu zaś nasi sieką bez przestanku Tamtego dopiero legło powałem siła już wtedy trup na trupie leży na kupie nad wszystkimi owymi czosnkami, jako jaki największy wał albo grobla jaka, tak się z trupów uczyniła. I tak, co na nieprzyjaciela budowali, to sami na to powpadali. Kwifacit foveam, incidit in eam. Kto dół kopie, sam weń wpada. A z naszych i jeden nie zginął przez fortel, w którym oni największą nadzieję pokładali. Tak to zwyczajnie Bóg ordynuje, że sam wpada w tę samołowkę, co ją na inszych buduje, etc. Zginął tedy kommonik prawie wszystek, bardzo niewiele uszło. Wojewodów, kniaziów, bojarów dumnych, urzędników carskich siła bardzo naginęło, bo nie brano żywcem nic, bo nie było czasu bawić się tak wielką potęgą nieprzyjacielską. Bo to wziąć żywcem nieprzyjaciela już nic więcej nie zrobić signifikat, a tymczasem, kiedy pan Bóg poszczęści, może kilku na to miejsce zabić, co się z owym jednym zabawi. Mnie samemu trafiło się jakiegoś znacznego ciąć, a potem się miarkując, że był strojny, jako do ślubu, a nie przyszło mi kołpaka wziąć, na którym było pereł, sprzygaśnie i zapona diamentowa. Bo to niepodobna w gęstym boju. Ty na tym jedziesz, a na to bije ich dziesięć. Piechoty nasze największe mieli zdobycze, bo zaraz za nami następowali, a odzierali. Pieniędzy znajdowali siła, bo to było pospolite ruszenie, bojarowie znaczni. Zginęły i piechoty wszystkie, które były w pole wyprowadzone, i tamta druga zginęłaby była, gdyby była noc nie zaszła, a przeszkodziła. A oni tymczasem poszli w las, noc ich urodziła. Chorągwi nabrano kilka wozów, armaty wzięto szumnej siła i więźniów też po na ostatku piechoty pobrano z kilkaset i do sapiechy i do czarnieckiego ale nie było znacznych, tylko trzech pułkowników rotmistrzów też kilka bojarów też, niemców i anglików kilkanaście dołgorukiego i tych ludzi co uszli noc urodziła bo gdyby było więcej dnia stawało wszyscy by byli polegli Ręko z swoimi kozakami o trzy mile tylko był podczas okazy jej. Podjazd jego był i patrzał na bitwę, tak udawano i widział przegraną dołgorukiego. Zaraz tedy wyciął chyże go nazad. Ręko, któremu potem od Moskwy posłano ukazy, a po naszemu ordynansy, żeby zaraz poszedł łączyć się z chmielniczeńkiem, poszedł Magnis i tineribus. Nie wiem, czy tam co pomógł czy nic, bo też prawie o tym czasie jakoś szeremeta znieśli panowie nasi hetmani glorius sissime, także neknuntius cladis, bo jedni na placu padli, drugich Tatarowie, którzy byli a partibus nostris, wybrali i samego szeremeta wzięli w nagrodę tego, że nam Moskwy pomogli wojować. I to była chwalebna i wielka wiktoria, ale ja o niej nie piszę, bom tam nie był o tych tylko piszę okazyjach w których sam byłem gdyż to proposition moje opisać statum vitae me non statum rei publice z tej racji jej żebym sobie mógł reducere in memoriam każde moje actiones przeczytawszy inscripto in quantum by pamięć nie mogła dotrzymać ale i to okazja dosyć była szczęśliwa od pana boga kiedy to nie znalazł się i jeden z nieprzyjacielskiego wojska tak wielkiego którego powiadano, że było oprócz kozaków siedemdziesiąt tysięcy, co by miał uść. Wielkie Bóg wszechmogący nad narodem polskim pokazał miłosierdzie i ojczyznę strapioną wydarł prawie eksfałcybus okrutnego nieprzyjaciela, który już by ją był prawie osiadł, gdyby był pan Bóg nie dał otrzymać wiktorii jej, za co niech będzie imię jego pochwalone, przynajmniej świętsze. Po okazji jednak Basińskiej posłał wojewoda ruski podjazdy potężne na te miejsca, gdzie słyszeli o kozakach, chcąc się z nimi powitać zadaniem znać od podjazdów. Ale ci już byli uskrobali, widząc bankiet Dołgorukiego, nie chcieli takiego czekać. To to jest roztropność dobrego wodza preweni, nieprzyjaciela nie dać mu się wzmocnić. Co by oni byli z małą garstką naszego wojska robili, gdyby się było to kozactwo złączyło z Moskwą? A tak i Moskwa wzięli dyscypliną, i kozacy uciekli, i owi astrahańscy kałmucy zginęli, cośmy się ich lękali. I powiadali ci, co ich bili, bo tam inszym pułkom dostało się na nich napaść, że nie umieli nic i owszem, począwszy się trochę zrazu uwijać z swymi drągami, jeszcze prędzej pieszchali, niżeli Moskwa i nie słyszałem, żeby się kto skarżył na ranę od ich oręża. Tak to Pan Bóg dobry, kiedy chce pobłogosławi, doda rady zdrowej wodzą, doda męstwa i odwagi rycerzom, czegośmy wizibiliter doznawali w tych moskiewskich okazjach, kiedy nie było podobieństwa do wygranej tak szczupłemu naszemu wojsku. Kiedy podjazd powracał ponad Nieprem już ku swoim, taki mając ordynans, szedł mimo Mohilów. Co przedtem, jak on namienił, na wojsko przechodzące hukali, wołali, grozili kniaziem dołgorukim, grozili kajdanami i stolicą, w ten czas ani gęby nikt nie rozdziawił, ani do nich strzelano. Jako to jest straszne nomen victoris, jak to Bóg przeinaczy hardość ludzką i wiele o sobie rozumienie. O Boże dobry, Boże nasz łaskawy! niepojęte są czynów twoich sprawy dźwigniesz kogo chcesz kogo chcesz poniżysz umkniesz fortuny gdzie raczysz przybliżysz z małego wielkim wnet z wielkiego małym uczynisz snadnie trząśniesz światem całym wnet króla gołkiem wnet królem oracza nędzarza panem nędzarzem bogacza słabemu dasz moc wnet słabość mocnemu Wlot dasz zwycięstwo W przód zwyciężonemu Sprawisz to snadnie Kto przedtem rej wodził Wkrótce on będzie na podsobku chodził Fortuną ludzką Twoja to zabawa Rzucać jak piłką Wszelka nasza sprawa Od ciebie swoją ma dependencyją Z ciebie upadek Z ciebie promocję. Macedonowie Słowianom służyli Inszym narodom w Poniewierce byli A potem wszystek świat opanowali co więcej, inszym potem palmam dali. Z małych zbyt poszli początków Rzymianie, A jakąś im dal potęgę, mój panie. Znowuś odebrał, kiedy twoja wola, Ta profesja, ta jest ludzka dola. Wzbudziłeś Turków, morskich rozbójników, Z gnuśnego gminu wielkich wojenników. Ta ich potęga, lubo teraz słynie, Będzie przecie czas, że jak insze zginie. Patrzmyż monarchów, rzućmy monarchię, jako się jasność ich w gruby cień kryje, od Aleksandra biorąc proporcyją, Perseusowe widząc mizeryją. Nierówna w wieki królów symetryja, wielka odmienność i dyferencyja, ten wszystkim straszny światu ogłoszony, a ten na triumf w powrozie wiedziony. Cesarzów rzymskich wielkie owe dzieła Konstantynowa śmierć jak oszpeciła. Tamtym jak bogom honory dawano, temu na progu szyję ucinano. I Pompejusza wielkim nazywali, wielkie uczyny w świecie przyznawali. Wnet stał się małym, zbył wielkości onej, na brzegu Nilu w łódce pognębiony. Richard angielski od Hetmana swego, Regner zaś duński od więźnia Helego. Co ucierpieli? Ten wiecznym więzieniem, ten głodnym wężom stał się pożywieniem. Samson, Annibal, Henryk, piąty Karol i ci z fortuną jaki mieli parol. A przecie ich ta nie upiastowała, kiedy ich boska ręka dotknąć chciała. Nienowina to królom tego świata, w pomyślnym szczęściu przepędziwszy lata, stracić koronę, orać z wołem w pługu albo karetę ciągnąć z szkapą w cugu. Nie nowina to siedemdziesiąt razem nogi i ręce obciąwszy żelazem, królom pod stołem ze psy zbierać kości. Taka jest dola ludzkiej szczęśliwości. Dokazać czego, choć się kto nasadzi, bez wolej boskiej nigdy nie poradzi. Za nic potęga, za nic miry jady, bez wolej boskiej nie zaczynaj z wady. Panowie Moskwa widząc mieszaniny i ciężkość na nas, bez żadnej przyczyny zaczęli wojnę, żeby nas zniszczyli i w niewolą nas wieczną zagarnęli. A Bogu się to nie upodobało. Lubo nas karał, puko mu się zdało, ulitował się naszej niewinności, dał się ich nabić pewnie dosytości. Kajdany, które na nas zgotowali, sami się słusznie nimi nabrząkali. Takami włożąc dumni bojarowie wały i groble jako niepanowie. napoili krwią miasta pola lasy i wszystek ludzi wybór tymi czasy z gruntu wyginął, że ich bardzo mało celniejszych ludzi do boju zostało. Tak powiadano, gdyby batalion przyszło wystawić w nową kompanię, z prostego gminu musieliby byli ludzi sposobić. Tak sami mówili. Trzeba im było nie dać odpoczywać, iść do stolice prywat nie zażywać. Sam by ich był strach bez szable zwojował, który ich w ten czas wielce opanował. Cóż to, kiedy my, choć dobrze zaczniemy, żadnej jak trzeba rzeczy nie skończymy. Nie zażywamy samsiedzkiej granice, swojej ojczystej broniemy dzielnice. Wojny niesłusznej z nikim nie zaczniemy. Kto z nami zacznie, przecie się broniemy. Kto do nas przyjdzie, to go wyłatamy. A potem mu zaś Bassarunek dany. Tej dyskrecji jej i Moskwa doznali, gdyśmy im ultro tylko frysztu dali, że się i w siły mogli przygotować i bassarunek na nas wytargować. Nie zaraz nam Bóg da takie sposoby do tak pozornej domów swych ozdoby, do Jego świętej chwały pomnożenia i granic polskich do rozprzestrzenienia. Jak teraz było, gdy wszechmocne siły takie chwalebne zwycięstwa zdarzyły? Za co Mu chwała niech będzie na wieki, że nas swej świętej nie rzuca opieki? Jużeśmy tedy rozumieli, że po owych tak ciężkich pracach przyjdziemy na wytchnienie, oblawszy się dosytości i swoją, i nieprzyjacielską krwią. Aż przychodzą powtórne i nieodmienne wiadomości, że Chowański, zapomniawszy dawnej chłosty, znowa za ukazem carskim zebrał dwanaście tysięcy wojska dobrego z owych ostatnich już dumnych bojarów i dwornych carskich urzędników i przeszedł Dniepr pod Smoleńskiem i zachodzi nam po polskiej stronie Niepru, rezolwowawszy się, by też i samemu zginąć i tak deklarowawszy carowi – Wstępnym bojem na nas uderzyć, albo też z za dniepra nas nie puścić, ażeby był znowu do przybrawszy sił, na nas przyszedł. Alec się i na tej zawiódł intencyi, bo trudno w śpiączki złapać ostrożnego lisa. Tak prędko lisowskiego jeszcze zabytku żołnierz Czarniecki wziął wiadomość o tej jego imprezie, zaraz poszło wojsko magnis itineribus nazad do niepra. Przeprawiliśmy się tedy na te strony pod szkłowem, jako mogąc jedne konie przewożąc, drugie zaś przy łodziach i przy promach pławiąc. A już były wielkie zimna, na co konie ubogie narzekały i nie jeden zęby wyszczerzył. I stanęliśmy tedy pod szkłowem, litwa w polu szczerym ćwierć mile od nas, my zaś nad samym dnieprem na kępie, którą oblewał wyprawił zaraz sapiecha na podjazd kmicica pułkownika żołnierza dobrego we trzech tysięcy dobrych ludzi ku czerej gdzie się był chowański położył obozem pobudował jak na całą zimę i okopał bo miał w polu zimować Nazajutrz po wyprawionym podjeździe podobno spiritu profetiko Czarniecki natchniony kazał otrąbić, żeby za dwie godziny było wojsko pogotowiu wsiadać na koń, biorąc z sobą prowiantów. Tak tedy się stało. Cichusieńko przez mund sztuk zatrąbiwszy, sapierze nic nie powiedziawszy, ruszyliśmy się. Idziemy tedy las sami, a wszystko śpieszno. Nie wiemy nic po co i dokąd. A Chowański też tak uczynił. Poszedł kommonikiem, chcąc nas na przeprawie zaskoczyć rozdwojonych. Potkał się tedy z Kimicicem pod Druckiem, alias przyszedł mu z tyłu, bo już go był minął inszym traktem. Opowiedział o Litwie mieszczanin z Drucka, któregoś tam gdzieś w drodze Moskwa porwali. Tam, jak się uderzyli z sobą, bili się, prawda, Litwa niebożęta mocno, ale nie mogąc wytrzymać, rozerwano ich. Dopieroż źle, dopieroż bić, brać, wiązać. Posłał był czarniecki przodem kilka chorągwi. To skoro przyszły do przeprawy pod samym druckiem, siwe odruckiem, bo to miasteczko dwojako nazywają. Jest tam rzeka drucz, na której były mosty, a te już zostały zrzucone od Moskwy. Stanęli nad rzeką i posłali do wojewody, dając znać, że słuchać strzelanie i bitwę jakąś. Zaraz tedy ryścią poszło wojsko, zaraz domyśliliśmy się, że nie darmo. Przyjdziemy tedy do przeprawy nad Druckiem samym. Źle, rzeka wprawdzie nie szeroka, ale dwoma nurtami idzie. Dwa razy pływać trzeba jak po pół stajania, głęboko i bystro, a zabrzeżysto zaraz jak z pieca. Moskwa prostacy spuścili się na to, że mosty zrzucili. Wiedzieli też już, że wojsko aż pod Szkłowem i Sukursu mieć żadnego nie mogła Litwa. Nie kazali owej przeprawy pilnować, której mogliby byli zabronić należycie. Rzecze wojewoda. Mości panowie, resnon patitur moram. Mostów tu budować nie masz czasu. Słyszycie strzelanie? Słychać i głosy moskiewskie. Już to znać, że nie nasi onych, ale oni naszych biją. Pływaliśmy przez morze i tu trzeba. Pana boga wziąwszy na pomoc, za mną pistolety, ładownice za kołnierz. Sam tedy wprzód skoczy z brzega. Zaraz koń spłynął, bo bardzo rzeka głęboka. Przepłynął tedy, stanie na brzegu. Chorągwie jedna za drugą płynął cicho, bo nie było do tego miejsca, gdzie się bili, ledwie z piętnaście stajań, tylko że za lasem i nie mogli nas widzieć. A jeszcze woła stojąc na brzegu szeregiem, mości panowie, szeregiem. Co niepodobna, bo nie każdy koń jednakowo pływa. Jeden się bardziej suwa, drugi nie tak. Nasz pierwszy towarzysz drozdowski miał konia, co go był nieświadom, a on pływał jakoś dziwnie na bok. Skoro tedy tak uczynił, zaraz go woda zniosła z konia, począł tonąć, konia puściwszy. Jam go uchwycił za ramię, drugi towarzysz z drugą stronę. Takeśmy go między sobą pławili. Skorośmy go wynieśli, aż mówi wojewoda: Macie szczęście, panie bracie, są tu wielkie ryby. Połknąłby was był szczupak całkiem i z pancerzem. Na to przemawiając, że to był chłopek małego wzrostu. Jakieśmy się przeprawili i przez drugą takąż odnogę, zaraz pułkowi królewskiemu kazał skoczyć do bitwy, sam został drugie pułki przeprawiać. Idziemy tędy ryścią. Moskwa zdumieli się czy z nieba spadli? Tu wojsko ich nie w porządku należy, tym jedni się kupą bawią, drudzy litwę wiążą, insi postawie brodzą, rozgromionych z trzciny wywłóczą, bo mało co zabijali naszych, chcąc jako najwięcej nabrać niewolnika, żeby zaś za swoich zamieniać. A jest tam staw wielki, bardzo pod samym miastem, gęstą trzciną zarosły. Tam litwa niebożęta uciekali z pogromu. Uderzą na nas, rozumiejąc, że to drugi jaki podjazdek, wesprą nas. Widzą mokrych, że z każdego ciecze, a strzelba przecie daje ognia. Nóż w się. Widząc, że coraz przybywa jak z rękawa, u nich serce coraz mniejsze, u nas kontra coraz większe, bo co się która chorągiew przeprawiła, to jej zaraz za nami kazał skoczyć. Litwa jako barani i po kilka do kupy związanych. Kmicic, pułkownik, wypadł gdzieś z chałupy. Jak go to już warta odstąpili, biega między naszymi ręce w tył związane woła dla Boga ratujcie. Tak ci go tam ktoś rozerznął. A wtem porwali pachołka z naszego wojska, spytają, co to za podjazd. Powie nie podjazd, ale Czarniecki z wojskiem. A tu rąbani na sroga, trupi lecą. Owi się postawie poruchają, nurzają. Co przedtem Moskal prowadził Litwina. Togo już Litwin za brodę ciągnie. Wnet wicissi tudo i odmiana fortuny. W jednej godzinie podchlebiła im, a już ich sztych wydała. Jak tedy zrozumieli z języka, że to nie podjazd, ale wojsko, widzą, że źle koło nich. Tu im fałdów mocno przyciskają, tu coraz z lasa wymknie się chorągiew, właśnie jak kiedy owo wyrwanego tańcują. Starczyzna potrzeba uciekać, wojsko też w rozsypkę. Lecz tego uciekania niedługo było, bo konie mieli zmordowane, bijąc się z Litwą i przebiegając im z inszego traktu wielkie trzy mile, bo ich już byli minęli, a trzecia, że konie mieli srodze tłuste i rozpierały się im. Jakieśmy tedy wsiedli na nich, to tak cięto przez cztery mile wielkie. Kto w pierwszej mili nie zginął, to w drugiej albo w trzeciej bo dojedziesz go, a koń pod nim stoi, jako krowa, albo też już z niego zsiadszy, to klęczy, ręce złożył, to go szyi, a dalej za drugimi. Kto tedy w tych czterech milach nie zginął, już dalej trupa nie było. Ale jednak ich mało bardzo przybieżało do obozu, co opowiadali chłopi i insi niewolnicy, cośmy ich w obozie zastali i wielkimi zastali panami. Ci zdrajcy, bo zaraz jak postrzegli, co się dzieje, trzęśli szałasy. Przyszliśmy tedy do ich obozu pod łoczyn, mil siedm od tego miejsca, gdzie była bitwa, w którym zastaliśmy wszystko do wiwendy i wozy, wszystkie, nawet koni pod ostatkiem. Bo owi, co uciekali, nie dostarczyli i swego porwać, gdyż zaraześmy na karku ich jechali. Ci też, co byli w obozie, zostali, jako to wozowi ludzie, ledwie co który konia dopadł, to uciekał, a ci, co zginęli, już ich rzeczy nikt nie brał. Było tedy bydła po trosze, co za wielką nowalię mieliśmy. Komu się dostał wół albo jałowica, nie trzeba było gości zapraszać, sam przyszedł i z trzeciego pułku, dowiedziawszy się, gdzie świeżą sztukę mięsa gotują. Bo oto było bardzo trudno, gdyż blisko granice moskiewskiej jedne bydła pozabierano, drugie też kto co jeszcze miał, to w pustyniach głębokich trzymali i lecie i zimie przegłodnieliśmy byli bardzo mięsa nie żyjąc przez kilka miesięcy tylko ogrodnymi rzeczami a najbardziej ćwikłą pieczoną z której różne specyjały wymyślali pierogi pieczone rozwierciawszy już ważoną i tak położywszy na placek zwinąwszy jak zwyczajnie pierog, to w piec a konopnym siemieniem rozwiercanym powierzchu posmarował to to wielki specyjał stanęliśmy tedy w ich obozie Rozdano kwatery, tak jak w jakim mieście. Litwyśmy tam już nie puścili, którzy za nami przyszli czwartego dnia, aleśmy im przecie udzielali leguminy. Stajnie zastaliśmy gotowe i z podłogami, bo już były błota wielkie, jesienne, budynki porządne, bo się oni słusznie budują w obozach. Tabory nasze przyszły za nami w ten czas, kiedy i litewskie wojsko sapiecha tedy osobno, jak omile stanął obozem. Napadły wielkie słoty, śniegi. Poczęły Litwie konie szwankować i poszli na kwatery po wsiach. My zaś staliśmy w obozie, pukośmy mieli co jeść i konie nasze, których lubośmy byli już uronili po trosze przez bitwy przeszłe i słoty jesienne i to pływanie na rzekach podczas zimnej wody, ale zaś napełniło się tego przez tę okazję, że ich było dosyć i bardzo dobrych. Owych astrahańskich kałmuków, bachmatów i różnych ruskich koni. Mogliby panowie żołnierze teraźniejszego wieku brać ideam z naszego wojowania, którzy to często konie tracą. Ja powiadam, że oni nigdy w większych nie bywają pracach, jako my bywali, et konsekwenter odbytu takiego nie mieli na konie, a przecie wojsko nasze nigdy nie opieszało. Tak to było u nas konia stracić jako raka z kobieli wypuścić, bo wiedział każdy, że przy szczerym spotkaniu z nieprzyjacielem może mu Pan Bóg dać inszego. Weźmieć konia, nieprzyjaciel, starajże się ty, żebyś mu odebrał dwóch, ponieważ takiś człowiek jako i on, tak żołnierz jako i on i na nim skóra nie skara ceny jako i na tobie. Rok Pański 1661 Rok Pański 1661 za boską pomocą zacząłem w domu, w którym roku dziwnymi Pan Bóg próbował sługę swego okazjami, złej i dobrej fortuny przeplatając wicissitudinem, ale się to wszystko na dobre obróciło, o czym będzie niżej. Po trzech królach pojechałem do Radomskiego dla owej inkwizycyjej, a Gorzkowski, swoją wywiódłszy, nie wiem jakim tam sposobem, pojechał z nią i po odjeździe moim z obozu, podobno w tydzień, przyjechał do wojska. Powiedział mu wojewoda, waszyć się dotychczas zabawił czarnym kałamarzem, wywodząc inkwizycyją, a pan Pasek tu z nami krwią pisał. Teraz Waszeć napierasz się sądu kontra absentem, to być nie może, bo też i on chciał się salwować. Teraz dopiero pojechał tam, skąd Waszeć przyjechał. Ale lepiej było i Waszeci dopiero teraz z nim razem pospołu jechać po Inkwizycją, niżeli tak wiele okazji opuścić pięknych. Waszeci to bardziej pachnie kancelaria, niżeli wojna. Lepiej albo Waszeć zaniechaj tej weksy, bo kiedy on wyszedł zdrowo z takiego ognia, w którym widziałem go sam, to znać, że nie winien krwie brata Waszeci. Wszak Waszeć pamiętasz, żem go taką zagadną próbą, jeżeli wynicie zdrowo z tej okazyjej, to się miarkować będę o twojej niewinności. Jać was rozsądzę, skoro on z swoją powróci inkwizycją. Ale jeżeli tam waszeć co zrozumiał, lepiej ludzi nie turbować. On się tego nie zapiera, że brata wasze ci uderzył. Ale się w tym chce wywieść, jako nie z tej, ale z inszej przyczyny zszedł z świata. Albo tam do trybunału, oto jako szlachcic z szlachcicem, ponieważ to stało się tak dawno i nie pod moją dyrekcją. Nabił ci mu tedy uszy, nie tylko temu dał pokój, ale z wojska od ćwierci wyjechał. Przyjechawszy ja tedy do Radomskiego, już wtedy owych ludzi nie zastałem żywych, co byli najpotrzebniejsi do inkwizycji jej, osobliwie gospodarstwo, w których się domu działa ta zwada. Ksiądz tylko jeden był, co go dysponował. Ten chciał mi dać testimonium recedendo a sacrificio missa, że mnie circa nie czynił winnym ale chciał żebym się był o to postarał aby mu do tego była dana licentia alloci ordinario a miałem też nadzieję in testimonii z kompanii też naszej którzy pod tym znakiem pana piekarskiego zostawali znowu ze mną pod tąże chorągwią pana kasztelana lubelskiego służyli pan olszowski jan i pan jędrzej zaręba Pojechałem tedy z Radomskiego z niszczym, mając wolą o tę licencję starać się a loci ordinario. Przyjechawszy do domu, dowiedziałem się potem, że mój adwersarz wyjechał z wojska i ożeniwszy się, w domu osiadł. Suponewam tedy, że tego zaniecha. Jużem się tedy nie starał o owę inkwizycyją. Jakoż i zjeżdżałem się z nim potem i siedziałem w domu pana Kasztelana Żarnowskiego, Starołęckiego, w Studziannym, podczas komendów pana Michała Libiszowskiego, towarzysza księcia Dymitra, kiedy się o pannę Przyłuską starał, siostrzenicę samej jej mości. Już tamtedy pan Goszkowski nic o tym nie wspominał, tylko mi przy powitaniu ręki umknął, o co chcieli się ujmować ci, co z nami przyjechali, osobliwie panowie Petrykowscy panowie Radziątkowscy, krewni moi i insi. I już się byli poczęli brać do szabel, ale gospodarz wdał się w to i ja też mówił, żeby dali pokój. Niech się już tym ukontentuje, że mi ręki umknął. Tak ci dali pokój, tylko mu rzekł Jan, sędziarawski panie bracie, waszeć się o to ujmujesz, że ci brata obuchem uderzono, a ci samego trzeba by kijem, że waszeć tak barbarus. Siedział ci z nami przez owe dni komendów, ale od nas już stronił, bo się bał. Było nas lepiej niżeli koni, a wszyscy na niego marsem patrzeli, o owo umknienie ręki i w tańcu nie był i razu. Kiedy z nim mówili niektórzy, co to z tym czynić dalej intendit, powiedział, że woli koronnym prawem, bo w wojskowym widział fawory. Jam też temu był bardzo rad i jużem się nie starał o owę inkwizycyją. Aleć potem koronnego i nie zaczynał, bo podobno czuł się, że mi tego nie dowiedzie. Jechałem potem do wojska. Wojewoda obaczywszy mnie, rzecze, to z inkwizycją? Odpowiem, tak jest. Niepewnie tu, rzecze, dądziecie z sobą sprawy, kiedy ten odjeżdża, a ten przyjeżdża. Potem powiedziałem, że już do koronnego udaje się prawa. Prędko potem wojsko poczęło się zabierać do związku. Od hetmańskiej dywizy jej ustawicznie poselstwa, listy invitując ad societatem, proponując komunem in juriam et comune bonum wojska. Nasza dywizja opierała się, bo przecie uważali wielkie stąd ojczyzny detrimentum. Już Moskwa nie mieli resistendi modum, już zdesperowawszy poddać się, a miłosierdzia prosić intendeband. Już panowie wolscy za białe jeziora swoje wyrugowali dostatki. Po prostu rzadko się taki znalazł w wojsku naszym, który by miał szczerze aspirare do związku. tandem effecerunt to hetmańscy, żeby przynajmniej zbliżyć się do nich ad konferendum. Ja też deklarował porucznikowi memu, żeby się starał o towarzysza na moje miejsce, o czym dowiedziawszy się wojewoda kazał mężyńskiemu, porucznikowi swemu, traktować ze mną, żebym pod jego chorągiew podjechał. Konkluzum tedy żem dał rękę. Wojsko tedy poszedłszy spod Kobrynia złączyło się z hetmańskimi, ale nie wszystkie chorągwie, bo królewskie, jego samego i insze jak to, zięciowskie, starosty też nie chciały się łączyć. W kole tedy generalnym wielki hałas pro et contra, bo hetmańskie wojsko już było jako dudy nadęte i strogiego ducha miało do konfederacji Nasi zaś byli in bivio, bo tu alicjeba dulce do chlebów, a tu przecież żal było in eopassu wydzierać się ex obedientia, okazują mając rozprzestrzenienia granic. Żałowali niektórzy, że się zbliżyli do generalnego koła. Drudzy też mówili, że trzeba tego koniecznie, jako to kwot capita, to sensus niejednej matki dziadki. Przyszło tedy pozwolić na ich wolą observatis conditionibus his. Naprzód, żeby z naszego wojska marszałka obrać. Druga, żeby zaraz wziąwszy dobre chleby i poprawiwszy pocztów słusznie, iść już non sub regimine hetmanów, ale marszałka swego, a zostawić po ekonomiach i starostwach deputatos administratores, którzy by in rem wojska zawiadowali bonis regalibus i wybierali intraty. Nie rozwiązować się jednak z związku, aż będzie w wojsku obmyślona intoto satysfakcja. Ad primum nie mogło to być, żeby marszałek był z naszej dywizy jej per rationem, że tam wojsko dwie części większe. Konkluzum tedy, że z naszego wojska substytut, a z hetmańskich marszałek. Stanął tedy marszałkiem Świderski, człowiek prosty i szczery, to w nim wojsko upatrowało substytutem, zaś bożenski porucznik chorągwie pancernej Franciszka Myszkowskiego – Margrabie Pińczowskiego, człowiek uczony fantazyjej górnej. Konsyliarzów połowa z naszego wojska, połowa z tamtego. Ad secundam illationem widzieli w tym constantissimum propositum wojska naszego, żeby ten chleb jeść pracując, nie po włościach leżąc. Słyszeli deklaracyją plenis buccis, że tego nie odstąpiemy, choćby też armis eksperili, jeżeli nam nie ujdą rationes. Tam e kontra dawano także rationes, że tym związkiem tak wiele ugroziemy jako nic, kiedy pójdziemy w pracę, że nie będzie dbała rzecz pospolita, o to i nie obmyśli zasług, kiedy mieć będzie zaszczyt, etc. Substytut zaś potentissime promował, to i marszałek Annu Ebat, ale nie śmiał szczerze mówić propter offensam swojej strony. Ozwie się towarzysz Karkoszka. I nie wiem spod czyjej chorągwie w te słowa. Wymysły to niepotrzebne kilku osób. Jeżeli ma być związek, niechże będzie. Niechże nie będzie nic, a nasze zasługi przepadną i w dragony nas obrócą. Tak to kilka ich mościów, jako mówię wymysł, a to drudzy nie mówią nic, znać, że to sentiunt, co i my. Spojrzy substytut po pułkownikach, porucznikach, mówi panowie, co w tym widetur. Owi rzeką bierzemy sobie do konferencji jej z kompaniami. Solwowano tedy koło Ad Kras. Skoro na zajutrz nimi woce, wszyscy nasi zgodzili się na to po kołach partykularnych, żeby tej przedsięwziętej nie odstępować intencji jej. Gdy zaś w kole generalnym kazali porucznikom deklarować nominę swojej każdemu kompanii, który chciał sam ore proprio deklarował, komu zaś trudno było o słowa, to per deputatos szły deklaracje. Nasz Krzywiecki, lubo był dobry żołnierz i mężczyzna, pewnie urody pięknej i okazałej, ale nie mówca, a osobliwie infację publika. Mnie tedy ordynował do deklaracji jej i wszystkiej kompanii kazał być w generalnym kole, a sam został listy pilno ekspedyjował. Że tedy nie było chorągwi królewskich, wojewodzinnych obudwu i krajczego koronnego leszczyńskiego zięcia jego, najpierwsza tedy deklaracja była tej chorągwie, gdzie porucznikował substytut. Deklarował tedy Kraszowski towarzysz. Druga zaraz deklaracja chorągwie naszej, gdzie ja ćwierci jeszcze dosługowałem, lubom dał wojewodzie słowo. Mówię tedy tak, a kompania naszej spod wszystkich chorągwi numerosissime zgromadzili się. Nie wiem, jakoby się ten miał nazwać synem ojczyzny, kto by dla swojej prywaty publicznych jej miał cale zapomnąć interesów. Marnotrawnymi synów takich świat nazywa synami, którzy dla jednej tylko na krótki czas wygody massam całej swojej zaprzedają substancji jej i tę, której by z sukcesorami swymi perportiones mogli na dobre zażywać, wielkim razem utracają ojczyznę. Do Rzeczypospolitej mamy pretensjonem zatrzymanych tak wielu zasług. Ale gdy uważę, że do Rzeczypospolitej nie węgierskiej, nie niemieckiej, ale polskiej, własnej naszej matki, toć też podobno jako z matką należałoby postąpić. Boć matka kożda, gdy się jej przebierze chleba, nagradza zwyczajnie dzieciom swoim dobrym obiadem i zatrzymane śniadanie. Także im ciężkim nie da faktar głodem. Gdyby jej zaś swywolne dziadki gospodarską razem wyniszczyły śpiżarnią, już by się podobno i zatrzymane nie nadgrodziło śniadanie i do dalszego wiktu upadłyby sposoby. Jest mora nociwa. Nieprzyjaciel się zmocni, kiedy mu frysztu pozwolemy. Bóg się rozgniewa, kiedy łaska jego i ta ręka boska, która za nami wojowała, będzie przeciwko nam, że nie tylko nieprzyjacielskiego nie otrzymamy, ale i swego uroniemy. Jawne to rzeczy, mości Panowie, jawne, że nas dotąd piastowała boska protekcja. W kronikach się tego nie doczytamy, żeby od polskiej szable dokładam przy takiej wojska szczupłości tak potężne i wielkie miały upadać miry jady. Uważajmy to, jako ten jaszczurczy naród trzy części ojczyzny naszej mieczem i ogniem splądrował. Uważajmy, jak wiele Bogu w jego kościołach poczynił dysgustów, Uważajmy, jakim nam podczas wojny szwedzkiej stał się impedymentem. Pokażmy to, że też umiemy za granicą chleba szukać u tych, co go u nas tak wiele napsowali. Zrzućmy z siebie tandem owe vicinarum gentium eksprobrującą narodowi naszemu paremią. Minatur bellum et non fert. Sic gęsto. tota polona facit. Będzie to z lepszą sławą i z lepszym pożytkiem naszym, bo i Bóg in ulteriori traktu pobłogosławi rzeczy nasze i bracia nasi, choćby też mieli adamantina korda, muszą na szczerość naszą respektować i w obfity kraj wszedszy może nam Bóg lepsze niżeli na domowej skibie obmyślić chleby. Te, tedy nominę całej kompanii naszej przynosząc deklaracją, to denuntio, że komu się pija wota nostra nie zdają, pewnie i nam jego, nie wiem jaką dawszy im intytulacją, i całemu, że tak pozwolę sobie wymówić, bo wszystko o sobie wiemy, wojsku jej naszej podobać się nie będą. Oraz protestor przed niebem i ziemią, jeżeli by jaką przez czyj upór ojczyzna ponosiła jak które, że nie przez co jej chcemy filialem wyświadczyć amorem. Słuchali przecie pukomówiłem modestissime, ale jaką skończył, stało się srogie szemranie. Jedni tak mówią, drudzy tak. Trzeci tak trzeba, inni źle mówi, nic po tym. Wyrwie się potem kilku biboszów, poczną wrzeszczeć wszyscy wraz. Nie dziwować się panom czarnieczczykom, że sobie roszczą skrupuły, bo tam oni w dywizyjej swojej wszystko jezuitów mają kapelanów. Oni ich to tymi nadziewają skrupułami. Ale skoro ich insi ochuknęli, Umilkli substytutowi zaś miło tego było słuchać i pokazywał to wizibiliter, bo widział, że to wszystko sława, cokolwiek by się było dobrze stało, musiała być cedere jego reputacjoni, gdyż był vir activus i żołnierz dobry. I marszałek eiusdem sensus był, ale tego nie pokazywał oprationes, żeby się zdał annuere tamtym. Jak się ów murmur uspokoił. Nastąpiły potem inszych chorągwi deklaracje, które punkt w punkt deklarowały. Jak się pułk królewski skończył, toż dopiero i inszych pułków in eundem sensum nawet te chorągwie, kto rekontrarium sentieband z nami. A było ich sześć, szepnąwszy się z sobą recesse rund ab anteriori intention et conformiter, deklarowali z nami, żeby iść w kampanię, cokolwiek wytchnąwszy i sporządziwszy się. Hetmańczykowie, widząc w nas Konstantiam, widząc, że nas w tym nie przełamią, nie chcieli Irritare, bo widzieli, że to było niedobrze in rem ich, gdyby nas od siebie zbyli, gdyby Czarniecki miał siły, który był... Totissimus Królowi. Konkluzum, że się wszyscy zgodzili na to, żeby tak było. Solwowano tedy kołowanie, obiecawszy o tym da Pan Bóg stanąwszy na konsystenncyjej Na Nazajutrz naznaczono konsystencyję sedem marszałkowi z substytutem w zamku kleckim. Przysięgała wojsku starczyzna na wymyślną ostrą rotę, wojsko starczyźnie wicissim, niektórzy distulerant jurament i ja też także do dalszego kołowania. Poszły tedy pułki z Parsim, każdy do swego stanowiska. Posłali tedy trzy tysiące wojska po owe chorągwie, których było dziewięć z dywizji jej naszej, żeby ich do związku, a oni też tego tylko potrzebowali, żeby ich przymuszono per regulam polityki, że to były królewskie i regimentarskie, żeby się tym zasłonili, że to musieli uczynić. Tak się tedy stało, że do związku akces serunt. Poodbierano tedy starostwa, tenuty, ekonomię podzielono między wojsko. Rozgościwszy się na stanowiskach, skoro zasmakowały zbytki i pijatyki, już owa pobożna intencyja poszła w zapomnienie. Jeżeli kto o tym wspomniał, okrzykniono go zaraz strojąc do króla i Rzeczypospolitej Chimery, że nam tak grożą, że na nas tak następują, że nas obiecują znosić i za coż im mamy tak naskakować. Rzeczpospolita o spale też koło siebie chodziła i tak się wszystko stało, jako ja, choć prostak mówił, że gdy związek aż do trzeciego roku trwał, Moskwa się wzmocniła, Wkroczywszy zaś w traktaty, już swoje siły widzieli, już naszą niezgodę zważyli, hardziejsi już byli, którym nie tylko byśmy im mieli co wziąć albo swoje odebrać, aleśmy im jeszcze dobry dali basarunek za to, cośmy ich wybili. O czym Fusius będzie niżej. Tak to Bóg zwyczajnie umyka dobrodziejstwa tym, którzy sobie danego nie umieją zażyć, jak opowiadają wincer et victoria utinon idem est. Po tak tedy znacznych zwycięstwach Z nieprzyjaciela otrzymanych Kiedy za osobliwą boską Protekcją oswobodziwszy Ruskie, litewskie i białoruskie Kraje, usławszy Pola ich trupem, to jest moskiewskim I kozackim I ziemię tę, którą nam zawojowali Byli i przywłaszczyć sobie Pragnęli, krwią napoiwszy Fortece zawojowane Ewakuowawszy, jedne szturmem Drugie przez traktaty pobrawszy I ugasiwszy ten tak straszny Zapał, zamiast i triumfującemu do stolicy moskiewskiej pośpieszyć wojsku, a schukanemu, a już prawie upadłemu nieprzyjacielowi przyznać zwycięską rękę i przyjąć jugum servitutis, bo już cały naród o tym mówił, i tak uczynić miał obmetum, który Pan Bóg już był na nich dopuścił, że i stolice za białe jezioro uciekali, czego doszedłem potem będąc, w Moskwie, jako się niżej napisze? Poszło wojsko do związku nie tak dalece dla zatrzymania zasług, jako dla praktyki sić i fakcji, które promować chciano sub umbra zasług wojsku zatrzymanych przez wojsko w związku zostawające. Car moskiewski nie żałował też smolnego łuczywa na podpalenie tego ognia, bo latały gęsto ruble i dieniuszki moskiewskie. Ale ten związek kauzawid ta okazja, że ktoś chciał piskari in turbido, widząc króla sine sukcesore i już upadającą lineam owej sławnej Jagiellońskiego domu familiei. Luboć wprawdzie zadłużyła się była Rzeczpospolita wojsku, ale po staremu jeszcze by się było mogło podtrzymać, wziąwszy cokolwiek atrationem od Rzeczypospolitej, bo nie było tak ubogie, a osobliwie nasze w Czarnieckiego dywizjej, które bogato i konno zdaniej wyszło, w moskiewskich też okazjach pewnie nie straciło, ale się zapomogło. Obeszłoby się było wojsko bez zasług i tego związku nie strojąc. Ale ponieważ tak się stało, trzeba by było zaraz na razie ujmować wojsko łaskawością, nie surowością, co lubo potem subsecutum, ale już preposterę, kiedy już zasmakowała owa licentia, kiedy już czuł jeleń na głowie rogi, kiedy już sześćdziesiąt tysięcy szabel było, jak mówią, jakby je gołębiowi z garła wybrał. Stanąwszy tedy w kielcach, w najpierwszym kole tę materią wniesiono, żeby przysiągali ci, co jeszcze juramentu nie odprawili, super fidelitatem starczyźnie etnon revelationem sekretów i żeby się nie odstępować aż do generalnej amnestyjej, na co niektóre choroń sarkały, mając z Timorem Dei, osobliwie te, które nie bardzo do tego związku miały apetyt. Jednak sensim drudzy formidine pene, Inni zaś dulcedi na imienia i tak wielkich chlebów musieli konsentire. Ja zaś będąc inter incudem et maleum, mając równo z inszymi zasługi i bywszy godzien wespół z nimi tak tłustego chleba, chciałem być w związku, bo mi tam jakiś urząd kanclerski już byli naznaczyli. Ale przysięgą ulla nie chciałem się wiązać i tak przez kilka czasów. Subterfugiebam, jako mógł, natura liter, wystrzegał się zawsze tego przysięgania, aż dopiero za czwartym kołowaniem, kiedy już porucznicy podawali registra juramentu odprawionego swoich kompanii, nacisnął się na mnie serio, żebym nie odwłócząc przysiągł. Biorę tedy głos i już mowę poczynam, aż mię substytut interrumpit, deklarując to wojsku, że to już na siebie bierze, jaką mię ma flektere persuasionibus, że to uczynię na jego interpozycją, że przysięgę na umówioną rotę. I mówi mi już nic, nie obawiając się, żeby na mnie jakie nie powstały insulty od ludzi pijanych, jeżeli bym był co krude wymówił albo się z przysięgi wyłamował. Bez mała by było, nie musiało subsekwi, bom też i ja trochę był podweselił głowy z dobrą kompanią. Soluta tedy Sessione ekspostuluje ze mną substytut omnibus modis, proponendo utilitatem, stąd całej dywizyj, kiedy w rękach naszych pióro będzie oraz emolumentum całej Rzeczypospolitej, kiedy my cośmy poszli do związku Magis Inviti quam invitati będziemy mieli prim in consiliis proponendo fructum i poprawę fortunę z tego urzędu mówiąc że i ten urząd może więcej uczynić intraty niżeli całej jednej chorągwi proponendo i to że kiedy nas więcej będzie wchodziło ad dispositionem consiliorum tych którzy dobrze życzemy ojczyźnie i chcemy iść ad opus belli przy tym chlebie to też prędzej intencyją nasze przywiedziemy ad effectum, a jeżeli dokażemy, że pod naszą dyrekcją pójdzie wojsko na imprezę, że i moje, i twoje imię będzie znajomo światu. Aleć mnie te smakowite policitationes żadnego nie czyniły gustu, choć były pozorne, kiedym sobie na przysięgę wspomniał, tak mi się był dobrze ten skrupuł w głowie ugruntował rozgniewał się tedy Bożęcki i z takimi wypadł słowy. Nie chcesz na moją życzliwą uczynić intencją, obaczysz, że ci jutro więcej wyperswadują kilkaset obuszków, kiedy cię w kole pokażą. A ja też tam na ten czas nie będę, ponieważ tak moją przyjaźń lekceważysz. Nazajutrz wtedy substytut dokoła nie przyszedł i jam się też tam nie kwapił, ale że pomię przysłano, musiałem. Zaczęła się tedy materia o juramentach, żeby koniecznie ekspedyjowane były, kto ich jeszcze dotąd nie czynił. Przysiąkł tedy w przód ho -ho, a potem kilka różnych kompaniej. A wtem idzie substytut lubo się był chorobą złożył żal mu było przecie mnie, żebym w jakie złe nie wpadł terminy, bo mnie bardzo kochał. Gdy już tedy i mnie każą przysiąc, mówię tak. Wszak to nie Boże przykazanie, aby de necessitate, każdy towarzysz w kole generalnym jurament odprawił, ale wolno i w partykularnym przed swoim oficerem to ekspediować co i tu. Odpowiedziano mi. — Nie może być, jeno tu chcesz żebyś miał ten honor w rękach, któryć wojsko dać intendit. Chciałem tedy jeszcze prosić o deliberację ad cras, ale jakby mi coś poszeptało, już mów rzetelnie, co masz mówić. Po prostu cale się mnie nie chwytało serce i związku i tych wszystkich obietnic nie wiem czemu. Począłem tedy mówić do nich tymi słowy. — Moi mości panowie... Od zaczęcia służby mojej ponosząc wszystkie insulty nieprzyjaciół ojczyzny z niezamarszczonym okiem, ponosząc wszystkie prace wojenne hilarii fronte, odbierając wszelakich szczęśliwych i nieszczęśliwych okazji Wicis adverso pectore, z uszczerbkiem ubogiej mojej jej, nie widziano mnie nigdy za szeregiem, chyba tam, gdzie należało obok z chorągwią matką moją. I mogę to śmiele mówić. Kto na mnie wie, że nie tak jest, proicelapidem, z których racji poczuwam się być in ekwalance z dobrze zasłużonymi w tej ojczyźnie synami. Co jeżeli tak taktoć podobno, kto zarówno idzie do roboty, zarówno ma należeć i do zapłaty? Tedy równie mię aficjunt do Rzeczypospolitej, co i każdego z wielce miłościwych mości panów, pretensiones. Poczuwam się, że upomnieć się mogę śmiele zasłużonego żołdu, tudzież też i do tej sztuki hibernowego chleba posiągnąć śmiele mogę, bo nie dopiero przysiadam się do niego, kiedy go z pieca wysadzają, ale w ten czas jeszcze, kiedy nań ostrym zarabiano żelazem. O chleb wtedy prosić nie będę, bo mu go krwawie zasłużył i należy do niego równo z drugimi. Ale o to proszę, ponieważ pracowałem non abjurando, żebym go też mógł jeść non adiurando, wielce miłościwych mości panów, et specjaliter starszych braci naszych, jest to gloriosum opus, żeście wynaleźli sposób i upatrzyli czas do windykowania zasług naszych, za co dziękować zawsze należało i należy. I to rzecz potrzebna, że wielce miłościwi mości panowie stabiliendo ulteriorem kursum rzeczy naszych. A osobliwie in casum seventis fortunae, dalszym, nie wiedząc jakie subsekwentur, prospiciendo okazują, obmyśliliście taki ligament juramentu, którego sposobu lubo ja non reprobo, ale że jakąś mam do niego abominationem naturalem, dlatego zaraz z początku w najpierwszym kole opowiedziałem się z tym, że ja przysięgać nie myślę. Bo jako twardo ustemu koniowi czasem i arabski nie pomoże munsztuk, tak kogo wrodzona nie ustrzeże poczciwość, takie i tym podobne juramentów ligamenta nie utrzymają i nie będą hamulcem. Większa i owszem stąd pochodzi o Majestatis, kiedy Bogu kawalerski przyrzekszy Parol, łamiemy go. Nie wiem, jeżeli tego nie żałował Katylina, że kiedykolwiek na to się ubezpieczył, że konstcios facti obstringserat juramento. Nie wiem, co pomogło Annibalowi, choć przysięgał solenniter super romanorum perniciem, kiedy mu nieba inakszą, niżeli sobie obiecował, obmyśliły fortuny aleam. Uważyć, co za pociechę miał Xerkes, że superfidelitatem obowiązał sobie przysięgą spartańskiego Demarata, kiedy życzliwszy, choć niewdzięcznej, ojczyźnie swojej wygnaniec Perceram Erasam, wszystkie następującego na ojczyznę nieprzyjaciela, ekspediował sekreta, a potem i na okrutne jego zabójstwo sugestit stryja rodzonego Artabana. Zgoła więcej, bym takich mógł wyliczyć przykładów, które się ograniczają bardziej hamulcem cnoty i poczciwości, niżeli przymuszonej przysięgi. Jako tedy mówię, że nie wiem, na co się przygodzi ten jurament, którego wielce miłościwi, mości Panowie, po mnie potrzebujecie. Jeżeli dlatego żebym związku nie odstąpił, jest to kontrarationem, żebym ja, którym nigdy nie był desertor castrorum. Choć w największej biedzie było rzadko jeść, a gęsto się bić, miałbym teraz wojska odstąpić, kiedy nigdy się nie bić, tłusto jeść, a słodko pić. A choćbym też odstąpił, nie jestem żadnym pułkownikiem. Regimenty i pułki za mną nie pójdą. W kilkudziesiąt tysięcy wojska nieznaczna przez osobę moją będzie ujma. Jeżeli zaś staję tej jej, że to wielce miłościwi mości panowie funkcją kancellariatus chcecie na mnie włożyć, w tym ja gotów parę rewoli wielce miłościwych mości panów i służyć propos meocum conditione, żebym nie przysiągał, bo mię ani ten, ani żaden urząd i największa jego intrata do tego nie przywiedzie. Proszę tedy wielce miłościwych mości panów z hipotest ferii. Tak deklaruję, że te wszystkie Cyrkumstancyje, na które wojsko przysięga, to strictius obserwować będę, aniżeli kto pod juramentem opignorando w tym zdrowie i krew moją, które zawsze będzie w rękach wielce miłościwych mości panów. Jeżeli zaś tego nie uproszę i tej godzin nie mogę być konfidencyjny, to już ad consilia wchodzić nie chce o sekretach wiedzieć nie pragnę ale chleba nie odstąpię bo tego sine comprobatione juratoria może zażyć kto go dobrze zasłużył uczynił się tedy huczek niemały proet et contra jako czyj przeciwko mnie diktabat afekt osobliwie pukarzowski Towarzysz na ten czas starosty Krasnostawskiego, który tego urzędu, co mnie częstowano, na siebie afektował, jakoż i był na nim, ale między sześcią jeden, wymówił tedy ore omnium, lepiej, że od nas kto z nami ekwaliter pociągać nie chce, kto z nami chleba, my z nim kołacza. — Jam odpowiedział, żeś źle zrozumiał słowa moje, bo ja lubonowi tatem, jako nociwam et perniciozam, non arripio. Chleba jednak chcę i tym nie gardzę, bom go zasłużył i lepiej i dawniej, niżeli wasz mość pan. Tegoż dnia poszedłem żegnać marszałka. Spytał mnie, dokąd jadę. Powiedziałem, że do chorągwie poczet sprowadzić, i ponieważ niegodzienem zasłużonego chleba u związku, pożywi mię jeszcze domowa skiba z łaski ojca mego. Substytut lubo mój wielki przyjaciel już się ze mną od żalu i gniewu żegnać i widzieć nie chciał. Doniosło się to jednak do nich, czego czegom się przyznał przed moimi konfidentami, że ja mało co w domu koniom odpocząwszy, jadę do rotmistrza na Białoruś pod czereją, gdzie na ten czas chowańskiego Hetmana Moskiewskiego, Czarniecki już po czwarty raz potężnie gromił. Jak prędko tedy o mojej dowiedzieli się intencyjej, zaraz posyłają do chorągwie, żeby mię z pocztu nie wypuszczano. Co i tak się musiało stać, bo pierwej tam kozak marszałkowski przyjechał do chorągwie niżeli ja. Tym terminem chcieli mię od imprezy odwieść, ale i to nie mogło być, kiedy ja kilka dni tylko pobywszy u chorągwie i na waletę zażywszy z dobrą kompanią, pojechałem do domu pocztu odstąpiwszy, luźnych tylko pobrawszy i więcej nie powiadając, tylko to, że do domu jadę. Pochwalił ojciec moją intencją bardzo, dziękując i błogosławiąc, żem tak uczynił. Matka także lubą mię jednego miała syna, ale była tej fantazyjej, że od największych i niebezpiecznych okazji nigdy mnie nie odwodziła, firmiter wierząc, że bez woli Bożej nic złego potkać człowieka nie może. Sporządziwszy się tedy w domu, w sam fest Marcina świętego, wyjechałem z domu, koni dobrze pokarmiwszy i więcej przykupiwszy, bo i pieniądze z łaski Bożej były duńskie i ojciec też dodał. Jadąc tedy tam, spotkałem się w łysobykach z chorągwią naszą husarską, gdzie Kossakowski porucznikował, która post multas deliberationes szła do związku. Tamże wiele krewnych moich zostawało. Musiałem z nimi spocząć kilka dni, ale alem się z moją nie objawił intencyją, tylko powiedział, że jadę do pana Kazimierza Gorzewskiego, stryja mego, do Targoniów pod Tykocin, który na Tykocinie był komendantem. I uwierzyli temu snadno, wiedząc, że to mój stryj, bo by mnie byli mogli odwodzić od tej imprezy, gdybym się był przyznał, a osobliwie cioteczny mój trzemeski Stanisław, który tam był namieśnikiem. Odjechawszy tedy od nich, zjechałem na pierwsze Roraty pod zieloną puszczą do wsi, gdzie też był jego mość pan Stanisławski, cześnik warszawski, a dworzanin królewski, który gdy mię obaczył w kościele, lubo mię przedtem nie znał. Jednak jako człowiek ludzki począł mię szczerze prosić, żebym u niego odpoczął, albo przynajmniej obiad zjadł. Kiedym się wymawiał, powiedziawszy już szczerze, gdzie jadę i z jakiej okazyje odstąpiłem związku, tym bardziej prosić począł, chcąc mi zawdzięczyć w domu swoim jako pars regalis i obiecując pisać do dworu, żebym tam uznał wszelaką wdzięczność. Że tedy nie mogło być inaczej, wstąpiłem, gdzie wpadłem w taką ochotę, że i mnie i czeladzi i koniom było jako w raju. Nawet szyca mego na jedwabnym wezgłówku posadziwszy u stołu, na srebrnych talerzach prosto z półmisków jeść kładziono. A wtem przyjechał tamże Mazepa, pokojowy królewski. Kozak to był nobilitowany, z Warszawy jechał do króla w grodnie na ten czas będącego. Tamtedy w posiedzeniu, że się różnie in materia status dyskursy prowadziły, z których jakąś na moją osobę pretendując godność... Taką głowę sobie naładował opinią, mówiąc, że to niepodobna, aby ten człowiek sine misterio miał jechać w litewskie i białoruskie kraje. Jechałem ja tedy powoli, on zaś do króla skoczył magnis itineribus i chcąc się przypochlebić, opowiedział, że jedzie tu towarzysz związkowy spod chorągwie pana wojewody ruskiego. Udaje, że to dorotmistrza swego na Białą Ruś przebiera się? ale że ze wszystkich, circumstancji podobna. Zasłużonym bogo in manibus bene meritorum ledwie dziesiątą część widzę. Już ja połowę ojczystej mojej uroniłem substancyjej, już nieraz, wiadomo, to jest całemu wojsku i wodzowi memu, nieskompo dla ojczyzny utoczyło się krwie, już bym się też zgodził benemeritorum, choć regester zawierać, a przecie nie dostało mi się i wielu inszym ode mnie bardziej zasłużonym tego pokosztować chleba. A takich wiele widzę, którzy lancetem francuskim Medyjanne otworzywszy krew rozlewali, Albo ich cyrulik nieostrożnie golił. A przecie do chleba benemeritorum najbardziej się cisną, nie pracując nań. Najpierwej go jeść, panem z niego zostać, a potem uboższych opprimere et benemeritos na sejmach i sejmikach insulty robić i w zasługach od siebie lepszych lekceważyć. Rzeczpospolita i majestaty jaki z nich mają emolument? A to taki. Sejmy i sejmiki zatrudniać interesami prywatnymi, promowując swoje interesa, zabierając czas publicznych akcji niepotrzebnymi zbytkami i bankietami, chleb z zgarła wydarty ludziom zasłużonym, obracając na fakcje, korupcję i dochodzenie swoich interesów, do skarbu Rzeczypospolitej drzeć się oślep jak kotka do mleka. A skoro się cokolwiek zamarszczy fortuna albo najmniejsza jawi adversitas, skoro im wdzięcznych nie stanie fawoniuszów, a przykred muchają akwilony do cieplic z gęsiami, zapomniawszy kuram ojczyzny, uciec za granicę i w cudzoziemskich miastach dać się szarpać jako cygani. Domileones foris vulpecule Mamy tego niedawną próbę, wojnę szwedzką, kiedy już se fortuna et cuncta misce recepit. Kiedy nas vicinarum gentium, a prawie wszystkich simul et semel, ścisnęła potentia, kiedy na rezystencyj, tak ciężkim impetom nieprzyjacielskim już nie garści schukanego wojska, lecz tak wielu centimanos trzeba było na sukurs cottos, siłaż się obrało, Tylu Zelantów, żeby mieć inne cesy radą, i substancyją podpierać już upadłą ojczyznę? Siłaż się ich garnęło do boku pańskiego? widząc go omnis pet consilio destitutum każdy w swą każdy w nogi oprócz niektórych a bardzo niewielu poczciwych i dobrych senatorów i panów którzy albo pańskiego trzymali się boku albo wojska które jako odyniec w kniei zmykając się z miejsca na miejsce interwistera jednak ojczyzny okrutnym ucinało się brytanom Aż dopiero jak Bóg łaskawym na nas wejrzał okiem, jak trochę ojczyzna otrząsnęła się z biedy, dopiero panów zelantów do obrony ojczyzny odzywa się ochota. Seromolund deorum mole, aż dopiero jak z myszej jamy przybyło zębów na chleb, lubo exequo trojano, nie było rąk do obrony. Takim by to takim łuszczy bochenkom spodziewać się, że kiedykolwiek od wojska, ale dwie nie za tą okazują, będzie na nich gaz, bo ciężko dzielnemu rumakowi, gdy go nikczemny od żłobu odjada osił. Wiem ja to bardzo dobrze, że tamię potkała Captivatio ex consilio, Ale jeżeli to konsilium jest salubre majestatowi i ojczyźnie, uzna to świat bo jeżeli mię to zacnotę i miłość moją przeciwko ojczyźnie, potyka innoculus lapidor, jeżeli jako posła, i to kontra juragentium, contra regulam justitie, ponieważ quid quid non discutitur justitia non putatur. jakążkolwiek z tych dwóch intencji, widzi się to zrazu temu, co grzeszy, że bardzo dobrze czyni vel pecantibus virtutis species prima jucunda est. Ale końca patrzeć. Jam jeden z sześćdziesięciu tysięcy wojska, którym tak uczynił, nie z żadnej potrzeby, nie dla żadnego ekscesu, ale z samej tylko przeciwko ojczyźnie miłości, żem porzuciwszy w czasy i owe, które teraz najliższy towarzysz może mieć wygody, idę na wojnę, idę w kampanię, choć przykrej zimy, nie uważając injurias. tam idę, gdzie się biją, tam gdzie krew za słodki likwor piją. Pochwalił mi ten postępek ojciec mój, chwalili interesanci domu mego i ci wszyscy, co dobrze życzą ojczyźnie, prawie cum assecuratione, że mi się to jakąś od ojczyzny miało nagrodzić wdzięcznością. Aleć poczęło się już widzę nagradzać, kiedy mi na dobrowolnej drodze wśród lasa zastąpiono, porabowano i do więzienia wsadzono, kiedy mnie jak do Rzymu afrykańskiego jeńca na tryumf wprowadzono. O jakaż to sroga wiktoryja jednego wszystkim zwojować, wszystkim nad jednym pastwić się i urągać. Tam jeno, tam, gdzie sześćdziesiąt tysięcy szabel błyśnie w oczach, z tym prezentować się męstwem, nie tu nad jedną osobą. Będzie to wiedziało wojsko, jako w mojej osobie poniesionego upominać się kontemptum. Bo lubą nie Konfederat, ale mżołnierz, równo z nimi do zasług należący lubom nie poseł, ale kiedy jako posłowi ten dyshonor uczyniono intentio pro facto. Nie z Jaskulskiego to związkiem i grać w ten czas kiedy potioritas wojska były za morzem. Wszystkie to w kupie są siły, które mogą et prodesse et obesse in quorum manibus armasunt in eorum potestate est conservare et perdere republicam w czyich rękach jest oręż w tych mocy i ocalić i zgubić rzeczy pospolitą. Wrócę się do wojska, będę umiał opowiedzieć, jakiej mają za krwawe zasługi spodziewać się wdzięczności. Będę umiał upomnieć się każdemu, kto taką na mnie i całego w osobie mojej wojska przykroił ferezyją. A teraz przed niebem i ziemią protestor w krzywdzie mojej i tego, co on dla ojczyzny uczynił, szczerym żałuje sercem. Cum vitia prosunt peccat quirecte facit. Gdy występki korzyść przynoszą, grzeszy, kto dobrze czyni. Skoro tedy przestał mówić, jaki taki z senatorów osobną na mnie poczęli formować inwektywę i każdemu trzeba się było odcinać a naprzód pod kanclerzy litewski w ten sens przezwiskiem naruszewicz gdy mi przychodzi tej mowy uważyć essentiam widzę że ta justyfikacja bardziej akusat niżeli ekskusat bo zapierasz się tu waść związku powiadasz żeś nie poseł a za związkiem mówisz i za wojskiem rem trzymasz tak jakoby formalny poseł więcej czynić i mówić nie mógł już teraz i ja sam lubom tego nie do końca rozumiał nie zgrzeszyłbym posądzeniem, biorąc miarę, że takiemu konceptowi nie potrzeba kredensu. Ale się to wszystko może zmieścić w głowie, coby na papierze wszystko miało być wyrażone. Druga racja wielkie czyni mi podobieństwo, że hultaje jacyś od wojska litewskiego żołnierzów Jego królewskiej mości poszarpali. Stąd aparat, że wiedzieli o tym. Trzecia, że tak hardzie karzesz nam senatorom diffidis et majestatem ledis, przez to samo jesteś hostis patriae et reus criminis lesse majestatis. I więcej mówił obszernie, ale cudzych słów i sentymentu trudno exprimere de verbo ad verbum, na co ja odpowiadam tak. Sprawiedliwe są i prawie rzec mogę wielkiego senatora konsyderacje, bo i ja sam, gdybym na tym miejscu zasiadał, pewnie bym waszmości pana w podobnych odniesionego cyrkumstancyjach inaczej nie sądził, na które konsyderacje taką dają justyfikacją. Na pierwszą dziękuję ojcu memu, że mi z młodu nie kazał cieląd pasać, a do tego jest to practicatum axioma, że necessitas acuit ingenium. Na drugą sprawiać się nie powinienem, ale ci, którzy to czynili, że mię odgromić chcieli, ani mię widząc, ani mię znając, ale czynili to podobno supponendo, że ten jest, jako mię udano, to jest poseł. Że ich zaś waszmość pan Hultajami mianujesz, nie wiedziałem dotąd, żeby w tak zacnym narodzie księstwa litewskiego mieli się znajdować Hultaje, bo ich w naszym wojsku nie masz. Do trzeciej tak mówię konsyderacji jej. Rozumnemu od swojej osoby każdej rzeczy trzeba brać proporcją. Wielce miłościwemu mości panu przy nienaruszonej poczciwości, gdyby zadano, żeś zdrajca Rzeczypospolitej, gdyby przy niewinności jawnej, na dobrowolnej drodze, prawem nieprzekonanego wzięto, inkarcerowano, w sukienkę proditionis obleczono, racz mię proszę nauczyć wielce miłościwy mości pan, kwo animo takową przyjmowałbyś kontumelią? Jeżeli mi wielce miłościwy mości pan powiesz, żeby to generozo pector i ciężki musiał być afront, a toć konsekwentia, że i mnie, który z każdym dobrym zrównać się mogę urodzeniem i poczciwością. Jeżeli mię to tedy turbuje, ale mię nie konfunduje, ponieważ czuję się być niewinnym. Maximum solatium est vacare culpa. A choćby też i winnym był, nic to nie pomoże dobremu, choćby oczy wypłakał, kiedy jest od złego w honorze i reputacji jej ukrzywdzony. Nie powinno to nigdy konfundować niewinnego, choć kto przeciwko prawu i sprawiedliwości insolescit, bo to czyni in sum caput, a dobremu fantazy jej odjąć to nie może. Bonus animus in re mala dimidium est mali. Myśl dobra w nieszczęściu, złego połowa. Tak mądrzy powiadają. In crimine zaś lese majestatis szkodzić mi nie będzie i katonowa cenzura. Prędzej kto może w to wpaść, niżeli ja, privatus. Bo ja tu nie mówię do pańskiej osoby. Nikt tego nie doczyta się w sercu moim, żebym miał brać in reprobum sensum łaskawe jego najjaśniejszego majestatu panowanie. Szczególna tylko, godzili się wymówić, do tej mojej contumeliae accessit crudelitas co że pochodzi ex abundantia malitie, ten winien kto oskarżył nie ten kto mnie bije do tych mówię którzy mi tego narobili którzy consilio byli i tu mię inkarcerowali com tedy mówił to i teraz mówię nesci dwoks missa reverti że się każdemu w urodzeniu sobie równemu upomnieć będę umiał Mam sejmiki, mam trybunały, mam koło generalne, utraque civis, bom i szlachcic, bom i żołnierz, słów nigdy swoich zaprzeć się nie umiem. Hoc mi pietas, hoc pija lingwa odit. Ozwie się na to pac, wojewoda Trocki, podobnym, jeżeli mogę pamiętać, sensem. Jest to rzecz prawdziwa, że to musi być bolesno, kiedy kogo jaka potyka dolegliwość, w których terminach choć kto licentjose wymówi, nie jego wina, ale tego, który go do tej przywodzi niecierpliwości. Bo tak powiadają, że żal nie ma uwagi. Jeżeli tedy przy niewinności nie bardzo mam za złe, jeżeli zaś ten jegomość i winien i tak imperiozę karze, już nieprostym, ale dwuraźnym trzeba to nazwać grzechem, w którym już et lese majestatis i ujma naszej senatorskiej jako we reprezentuje się powagi. Też jednak co jegomość Pan podkanclerzy, mości Pan i brat mając Preokulis konsideracyje, bardziej go winnym, niżeli niewinnym być sądzę. I zaraz do mnie obróci apostrofę. Odpowiadasz tu nam wasz mość wojskiem, grozisz jakąś zemstą, obiecujesz wrócić się nazad do związku. A wiesz, że jeżeli ci stąd pozwolą wynieść z głową, a zaż to takie procedury nie garłem pachną? sami się do tego przyczyniemy, et instabimus, do króla jego mości, żebyś stąd nie wyszedł, lada, jako za takie uszczerbki, które nas potykają od osoby nie tak też bardzo i poważnej i zasłużonej, bo same to indikant lata. I dalej dosyć obszernie mówił. Na co ja odpowiadam tymi słowy. Przyznałeś to wielce miłościwy mości pan, jako jest rzecz ciężka przy niewinności tak wielką ponosić kalumnią. Przyznajesz wielce miłościwy mości pan i to, że cokolwiek ma w sobie żalu serce, to język jako jego naturalny interpret światu ogłaszać musi. A przecie wielce miłościwy mości pan dodajesz afflicto afliktionem. Z pismem tedy opytać się muszę si veritatem for cur mecedis? Grozisz mi tu wielce miłościwy mości pan śmiercią, jest to wszystkich żyjących komunis regula. Kwis kwis ad vitam editur, ad mortem destinatur. Starymi to wielce miłościwy mości pan straszysz mię awizami, które nie wiem, jeżeli nie prędzej dojdą wielce miłościwego mości pana gabinetu niżeli mego szałasu jeżeli nie będą wielce miłościwemu mości panu straszniejsze za złocistym pawilonem niżeli mnie na ubogim żołnierskim wojłoku kto wojnę służy już ten jest kontemptor mortis bo onej szuka nie ona jego szukałem ja już śmierci choć w młodym wieku moim i za dnieprem i za dniestrem i za odrą i za elbą i koło oceanu i bałtyckiego morza a waszmość, mój wielce miłościwy pan, podobno byś się obszedł, choćby się z nią i nigdy nie potykać. Ja zaś nie dbam, bo wiem, że życia tego taka jest sekwentia: exilium luctus dolor tributa sunt ista vivendi. Kolej, wygnanie, płacz, boleść są to rzeczy nieodłączne od życia. Jeżeli umrzeć, to umrzeć byle dobrze. A lepsza podobno śmierć być nie może nad tę, która kogo przy niewinności podka cnotę i miłość ojczyzny. Bo jeżeli to jest actus meritorius ginąć dla ojczyzny, to tak samo ginąć synom ojczyzny od ojców ojczyzny. Ale jaki tego może być emolument końca patrzeć? Chcąc się ojczyźnie Perseus przysłużyć, piszą tam, Occidit angeum ecuius collo cadentes in numeros genuere colubros. Zabił węża, z którego szyi krople krwi płynące, niezliczone mnóstwo zrodziły wężów. Nie ugasi nikt krwią moją niewinną zapału tego, który ktoś malevolis consilis. nie wiem, jeżeli nie na zgubę naniecił ojczyzny. Za niewinność moją ujmie się Bóg, wojsko i moja uboga parentela, bo mi trudno o krewność, dawno się czując, żem jest szlachcicem. Polęże głowa, zostaną zęby i jakaszkolwiek nominis recordatio. Nie nowina to pod słońcem. Potykały podobne terminy magnorum nominuni osoby. ita semper illustribus viris animo vivere longe Anticfius fuit quam corpore. Znakomici mężowie woleli zawsze żyć duchem niż ciałem. Tych tedy wszystkich postrachów niewinność moja lękać mi się nie każe i nadzieje nie tracić. Egrotus quam diu animam habet, spem habet. Chory, dopóki dusza w ciele, nie traci nadziei. Większe jest miłosierdzie boskie, niżeli całego świata furia. Dei proprium est protegere, quos dignos judicat. Właściwe Bogu jest osłaniać tych, których godnymi tego sądzi. Że zaś osoba moja w oczach wielce miłościwego mości Pana nie ma, jako wielce miłościwy mości Pan mienisz powagi, cóż z tym czynić? Lata i szarża moja teraźniejsza takiej nie potrzebuje powagi, żeby to odąwszy się w krześle jako pająk siedzieć, a muszki chwytać. Bywa to czasem, że i te wysokości równają się z niskością kto ostrożny i na starą obręcz nie nastąpi kto rozumny i najpodlejszego lekceważyć nie powinien nemo est contemnendus in quo aliqua virtutis significatio apparet nikogo lekceważyć nie należy w kim dostrzec można jakikolwiek ślad cnoty znowu tenże rzeczę quod verba tot minacia, albo raczej rzekę Tot skommata. Kto słyszy przyznać, to snadno może, że nie taką obwinionemu należy czynić justyfikacją, nie takimi egzacerbować. Majestat i senat insultami, nie tak mniej potrzebnymi narabiać jak tancyjami, wymawiając swoje przeciwko ojczyźnie merita, wyliczając ekspedycje, miejsca, rzeki, oceany, a nie wiem czy to tak było czy nie było. I my też bywali na morzu i za morzem, a przecie tego nie wspominamy. Powiedział tu jakąś sentencyją, ale jej nie pamiętam. Do materii jej jednak z kompetentem. Lepiej dla ojczyzny nic nie czynić, a nie wymawiać. A choćby też kto jako najwięcej dla ojczyzny uczynił dobrego, jeden zły postępek te wszystkie annihilat zasługi. Kiedy kto raz ją wynosi, drugi raz poniża, Raz się jej pokaże synem, drugi raz pasierbem, a źle uczyniwszy jeszcze gloriatur i stanom rzeczypospolitej kurzy pod nos, ale na taką hardość dostanie wieże i miecza. Na co ja znowu daję taką replikę. Insza to jest rzecz być obwinionym, a insza winnym. Ja widzę się być obwinionym, ale nie czuję się być winnym i dlatego też ja bronię niewinności niewinność promem militat w Bogu mam nadzieję że w tym odmęcie nikt ryb nie nałowi zasług przeciwko ojczyźnie nie wymawiam ale je tylko przypominam dając je in lancem considerationis jeżeli mi za nie taka jaka jest ad prezens należała rekompensa jeżeli się komu w zasługach moich jaka czyni wątpliwość czy to tak było czy nie było świadczą cykatrices adverso pectore poniesione jest tak wiele komilitonów moich co mię w tym wyświadczą ci co tam byli co na to patrzali ten trudno tego miał widzieć kto w domowych w czasach siedząc jadał ostrygi ślimaki i tartufole czy kto był czy nie był na morzu i za morzem o tym kontrowertować nie chce i owszem, facile credo, bo indicat vestis guales intrinsecus estis. Ale przecie insza to jest natura peregrinationis uczyć się pierla italiano, pierla franciego, a insza uczyć się verdo, mień hasło. Insza to słuchając wdzięcznej melodii jej uczyć się baletów, kapreolów, tańców, szykując podkasałe nóżki jako z regestru, a insza słuchać klangoru marsowej kapele. Insza rozlewać słodkie likwory, insza rozlewać krew. Propatriarzem zawsze czynił kwantum potu i w tym się czuje. Kontrapatriam zaś ani przedtem, ani teraz i dlatego mianować się bezpiecznie mogę synem jej niepasierbem. Prędzej bym podobno inter patres patrie domacał się ojczymów, quorum machinationibus wyniszczona et ad ultimam egestatem przyprowadzona Rzeczypospolita. Quorum in in profundissimo democriti utopiona sława jej puteo, wirtute zaś i dzielnością wojska z labiryntów tak ciężkich wyprowadzona i restaurowana. Dalekich nie szukając dowodów szwedzka wojna jakiej narobiła szkody i konfuzy jej ojczyźnie szwedzką wojnę zaś kto zbudował mala consilia ordinis intermedia a sąd na radziejowskiego niesprawiedliwy a w czym niesprawiedliwy nie tłumaczę bo scientibus loqufor a jeżeli wojnę zacząć to ją na dobrym zacząć fundamencie żeby koniec nie konfundował początku i żeby tego co zaczniemy nie żałować Czego jest widoczny konterfekt wojna szwedzka? Przypomnieć sobie wolno, jak nam ciężka była rzecz odstąpić delicyj domowych, zbiorów i majętności, a cudze za granicą pocierać kąty. Przypomnieć econverso, jak miła, choć już z wyniszczoną karboną powracać się ad propria i powitać lares. Któż to sprawił? Pewnie nie ten, który za granicą siedząc pytał, co się tam w Polsce dzieje. Ale kto? Bóg per instrumenta ordynansów swoich, przez ręce i dzielność wojska, przez fatygę i czułość dobrych wodzów albo raczej insingulari mówiąc unus homonobis cumctando restituitrem. Teraz zaś z Konfederacyją albo potitius mówiąc z związkiem teraźniejszym jakoby postąpić? Obaczę, jeżeli go tak prędko rozwiąże ten, co go związał. Jest to nodus gordius i dwiema palcami związać go było snadno, ale po chwili nie da się rozwiązać i zębami. Kto go związał, winien Bogu i Ojczyźnie. Wołał tam kiedyś pobożny monarcha na niedobrego administratora, vare legiones redde. Trzeba by naszej Rzeczypospolitej osobliwej kontra tot varos Rediterationem wojny szwedzkiej, którąście prywatnymi przeciwko Bogu i prawu egzorbitującymi rozniecili okazjami. Wróćcie Bogu od ich odszczepieńców poczynione w świętnicach kontempty. Wróćcie popalone i z ziemią zrównane miasta, pałace i zamki. Wróćcie i poniesioną opresyją i stracone substancje. Wróćcie z tej okazji jej tak wiele rozlanej krwie i zgubionych ojczyźnie synów oddajcie. Wróćcie na wieki niezmazaną majestatowi i całemu narodowi konfuzyją. Ad modernum zaś statum mówiąc redde oddaj, wróć ubogim ludziom krwawą pracą, zabraną od gęby sztukę chleba i ostatnią prawie krople wyssanej krwie. Wróć Bogu restauracją świętej Jego chwały, wróć ojczyźnie Smoleńska, Kijowy, Siewierze, Zadnieprza i dalsze granice. Czyj to jest partus związek? Na tego nowego trzeba piekła, nowe i niezwyczajne wymyślić krucjatus. Na tego wołać ostrego miecza i okrutnej katowskiej ręki, bo niżeli się związek rozwiąże, tymczasem się nieprzyjaciel wzmocni i inaksza może być szczęśliwości rewolucja. A potem wytarguje na nas nieprzyjaciel to, co by my na nim mieli, gdyż taka u nas moda. Wybiwszy nieprzyjaciela, zwykliśmy mu zawsze dać basarunek. Do ojczymów wtedy mówię ojczyzny, to sobie prekustodio, nie do ojców, nie do poczciwych senatorów. Kto się czuje być nożycami, ten się niechaj uraża, jeżeli chce. Ja zaś, żem nigdy nie był pasierbem, ale synem ojczyzny, matki mojej, i być nie mogę, choćbym chciał, bożem jest ex nativo dawnych Polaków Sanguine, niestudzej ziemie przewoźny szlachcic, tego by mi wrodzona nie dopuściła miłość. Na tych tedy dobrych konsyliarzów zachować te wieże i miecza pogróżki, bo się ja ich nie boję. Edsi celum ruet, impavidum ferient ruine. Jeszcze wtedy w mowie mojej niektórzy zabrali się mówić, ale żem to przy dokończeniu rzekł. Kto się czuje nożycami, ten się o to niech uraża, które dikterium jest tritum i wszystkim wiadome. Jakoby ich makiem zasypał, tak milczeli. Król zaś za portyrą słuchając, jako zaś powiedano okrutnie się śmiało mówiąc, Takiej matki syn, realista jakiś, prawdę im mówi, choćby był i prawdziwy poseł, nie kazałbym go dla tej samej jego cnoty konfundować. Ale mi to aż po czasie powiedziano. Po owym zamilknieniu, a poglądaniu po sobie ozwie się Jewłaszowski, wojewoda Brzeski litewski, obszernymi słowy i racjami, ale w ten sens. Ciężki to zaprawdę stanowi senatorskiemu uważam paroksyzm, kiedy go już ojczymami, już łuszczy bochenkami i próżnymi chlebami, już na ostatku zdrajcami ojczyzny nazywają. Co jeżeli kogo potyka debite, nie wiem. Mnie lubo się w tym wszystkim nie poczuwam, po staremu, żem jest senator, boleć to musi. Jeżeli od jednego towarzysza takie nas potykają afronty, takiej i od inszych spodziewać się konsekwencje jej. Expedit, aby się król jego mość ujął o swoję i o naszę o Belgę. Boć przecie wojsko słudzy nasi, a my tej rzeczy pospolitej kapita, trzeba to koniecznie zganić. W ten sens, mówił obszernie i pięknie, ale całej mowy pamiętać niepodobna. Spodziewałem się ja tedy obiekcji takich i tym podobnych, uważając ex że takie miały być mowy, i przygotowałem się, żebym mógł mieć przeciwko nim rationes competentes. Na insze zaś, które przyszły ex occasione, pan Bóg subpedytował. Odpowiadam tedy w tym punkcie tak. Jeżeli temu, kto się niewinnym czyni, choć do inszych winnych regulowana przykra się widzi lubo niewielka przymówka, stąd, że niech bierze miarę, jak ciężko musi być temu, kto nie tylko, że nie zarabiał nigdy ojczyźnie na żadną niewdzięczność, ale i owszem wszelaką meruit gratitudinis rekompensatę będąc in plano niewinny, a taką, jako ja teraz, odbiera infamią, obelgę i długopamiętną kontumelią. Że zaś wielce miłościwy mości pan mówisz od jednego towarzysza, ledwie nie dołożywszy lichego, i wielce miłościwy mości pan Sams Memor S, żeś sam towarzysza senatorem został, a i teraz nie należałoby uboższych lekceważyć. Sacerdos de una missa. Rozgniewał się okrutnie, pocznie z impetem mówić. A także to nas będziesz po jednemu objeżdżał? I ja tobie zaszkodzę kiedy zechce. Pamiętaj, że to bardzo zaszkodzi, etc. Ja znowu mówię wiem ja, że mi się przyjaźń każdego przygodzi, ale też i moja każdemu. Jednak mię takimi nikt nie próbuje okazjami, bo wolę jego na zawsze odrzec się promocji jej. Żeby mi zaś przy niewinności mojej niewinnie zarzucona zaszkodzić miała kalumnia i słowa, które przy prawdzie tu na tym miejscu intuli nie tuszę non multum poterit fortuna, firmius in virtute, kwam in presidium collocavit. Zaprawdę niewiele fortuna zaszkodzić temu zdoła, kto silniejszą dla siebie obronę na cnocie niż na ślepym losie zasadził. I tą zakończyłem sentencyją. Najbardziej się na mnie to pan senator o dwie rzeczy rozgniewał. Oto naprzód, że mu przymówił sacerdos de unamissa, bo nie miał wszystkiej jej tylko jedną wieś, ale trzysta pługów z niej orać wychodziło, powtórnie o tego towarzysza. A jam też już umyślnie przemawiał, com komu mógł wymyślić, bom w niewinność swoją ufał, tak jak w sto tysięcy wojska. A oni to in malam partem obracali, mówiąc, że się to tak chce wyciąć z obwinienia subspecje niewinności. Przyszedł tedy na to ksiądz Ujejski, biskup Kijowski, który był wyszedł w mowę jeszcze wojewody Trockiego do pokoju do królestwa, za portyrą tej transakcji jej słuchających i wziąwszy głos mówi w ten sens. Czego kto nie doświadczy, tego nie może tak doskonale rozumieć, jako ten, który na swojej spróbował o sobie. Miałem też raz w życiu mojem, jako mogę pamiętać, jedną kalumnią, która że była niewinna, gorzkość jej do tego czasu jeszcze mi w sercu Heret i już podobno do śmierci nie wynidzie z pamięci. I tu w tym terminie facile credo i sam bym się za to ledwie nie zapisał, że to jest niewinne obwinienie. Kiedy uważając wszystkie cyrkumstancyje, widzę należytą synowi szlacheckiemu instytucję i wychowanie, Przypatrzywszy się in jego skromnym i poczciwym obyczajom zaraz z młodości, tudzież i statkowi, konkludować bezpiecznie mogę, że to jest niewinna potwarz. A jeżeli niewinna, toć też boleć musi, a jeżeli boli, toć konsekwenter nie bardzo mieć za złe potrzeba, choć kto z żalu siła wymówić musi. Ja tedy lubo na tej stołka senatorskiego z boskiej prowidencji a z łaski jego królewskiej mości, pana miłościwego, posadzony prerogatywie, zawsze jednak całemu wojsku życzliwy, omnis mercenarius sua dignus mercede, że się wojsko upomina zasług, nie ma to nikomu czynić podziwienia, bo je oddać koniecznie potrzeba. Ale przecie tak mówię, jeszcze by to zraz zakołatać ultimarię, nie wdając się do konfederacji jej, która infallibiliter wielką ojczyźnie przyniesie – utinam sim falsus vates – damnifikacją i pomienione od żołnierza preokulis stojącego detrimenta. Jeszcze by tu usłyszeć jego królewskiej mości i Rzeczypospolitej deklaracją, nie tak zaraz zabierać się ad violenta media – postępując z królem jego mością, panem naszym miłościwym, tak inhumaniter pocztarzów jego królewskiej mości, biorąc na drogach listy rewidując, na dobra stołowe jego królewskiej mości żadnego nie mając respektu. Jawnie mówię, że tego pochwalić nie mogę, kwomotiwo jego królewska mość, pan nasz miłościwy, musi też mieć osobliwą i na ich konferencję ani z której okazyjej uchwyciwszy ktoś podobieństwo detulit królowi jego mości, jakoby wasz mość miał być posłem nie tylko do spisku litewskiego o dalszym w imprezie swojej znosząc się procederze, ale też i do tego wojska, które in obedientia jego królewskiej mości i Rzeczypospolitej subregime jego mości pana wojewody ruskiego zostaje, żeby ich awokarę, Et ad societatem związku inwitować, króla jegomości zaś orbare omni presidio et custodia corporis. Co gdyby tak było, miałby się o co król jegomość urażać. Jeżeli zaś nie jest, jako i ja sam rozumiem, przypisać to trzeba infelicitati temporis, że takie z udania ludzkiego padło na waści rozumienie. O czym alterować się nie trzeba, bo ta okazja żadnej waści nie przyniesie ani szkody, ani niesławy. I owszem, kiedy wasz mość dowiedziesz tego, że odstąpiwszy związku, zabierasz się do tych, którzy są życzliwi majestatowi i ojczyźnie, będzie to królowi Jegomości rzecz miła. Merita waszej mości w swojej pańskiej chować będzie pamięci i wszelaką nagradzać je będzie wdzięcznością. Nie trzeba tedy żadnej rzeczy sądzić za doskonale bo powiadają nihil adeo malum est, quin boni mixturam habeat. W czym ja upewniam, że ta okazja ani honorowi, ani dobrej reputacji jej szkodzić nigdy nie będzie, ale i owszem do wszelakich jego królewskiej mości i Rzeczypospolitej respektów znaczny przyniesie akces. Przykreć to są czasem do dobrej sławy ścieżki, ale cóż kiedy gruntowniejszą uświata merentur perennitatem niżeli owe, które na wdzięcznych pomyślności przyjeżdżają fawoniuszach i więcej takich doczytać się mogę, których per ardua cnota zostawiła światu rekordationem. Hectorem quis nosset felix si fuisset. Waszmości ta niechaj nie konfunduje afliktio, która za sobą dobrej sławy i wszelakich szczęśliwości pociągnie konsekwencję. A teraz już nas i czas sam ekskludit. Waszmość chciej do swojej odejść stancyjej, dalszej jego królewskiej mości deklaracyjej oczekiwając. Mówił tedy fusę i słowami wybornymi, ale ja tu tylko essentiam materii jej wypisuję. A skończywszy tę konsolację, widoczne rzeczy były, że to nie w smak było senatorom, gdy zrozumieli, że ta jego sentencyja była ex mente króla. I ja też tego domyśliłem się, ponieważ stamtąd wyszedł. Na jego tedy słowa odpowiedziałem tak: Chwała Bogu, że intertot moderni collegii sinistras opiniones doczekałem się przecie, aby jednego o poczciwości ubogiego szlachcica i żołnierza pro innocentia usłyszeć judicum. Aleć powiadają, że facilius est consolari afflictum guam sustinere. A po staremu kto cierpi, ten cierpi. Jako magno presuli i tak znacznemu w senatorowi uniżenie dziękuję aleć przecie vulnera dum sanas dolor est medicina doloris bo to słowko si jest to dubie fidei i przez to musi mi być ciężko że u nikogo nie mogę być planę w takim w jakim się poczuwam rozumieniu ale cóż czynić jugulatur virtus to mię tylko cieszy oppressa gloriosior jeżeli mię to potyka z udania czyjegoś wolno kurcie i na bożą mękę szczekać ja zaś z seneką trzymam Ille enim magnus et nobilis est, quimore magne ferestit latratus canum securus exaudire. Ten bowiem jest wielki i szlachetny, kto zwyczajem wielkiego zwierza słucha spokojnie szczekania psów. Niech mi tego dowiedzie sukcambam. A teraz, nie poczuwając się być zdrajcą najjaśniejszego majestatu i ojczyzny, jeżeli godzien widere faciem domini, — Wielce miłościwego mości pana samego o te proszę promocyją. — Rzecze biskup, pewnie wasz mość będziesz miał u króla audyjencyją, ale już nie dziś. Porwali się tedy. Jam też wyszedł, aż nie masz tylko zwyczajna przed pokojem warta. — A owych już nie masz, tylko moja czelać. — Pytam tedy. — A moi panowie kustodes gdzie są? — Powiadają mi, że już z godzina, jako poszli wszyscy. Suponebam jednak, że do mojej stancji jej. I mówię, to by teraz poseł nie mógł uciec, gdyby chciał? — Odpowie oficer Karpieński, co jego warta przed królem była. — Podobno by był dawno w to potrafił, gdyby miał wolą uciekać. — Poszedłem tedy, a przyszedłszy do gospody, nikogo nie masz, ani strzelby na kołkach, której była pełna sień, tylko zwyczajna porcyja moja stoi na stole z kuchni królewskiej. Przyszedł do mnie gospodarz, winczując mi, że już Pan Bóg dał uspokojenie. Pytam go, gdzie się podzieli. Powiada mi, że z pałacu przyszedłszy swoje rzeczy pobrali i tych, co tu byli zostawili, sprowadzili i na łbie utykając pobierzeli, przeklinając mazepę. Siadłem tedy jeść, gospodarza prosiwszy z sobą, bo już księdzu Grostkowskiemu zakazano u mnie bywać, mówiąc, że mi wszystkie odnosi nowiny, czego się od dworskich może dowiedzieć a potem wypiwszy wina jedną i drugą bardzo dobrego flaszę poszedłem spać. Nad dniem przebudzę się, aż jakiś koło ścian słychać szelest. Zawołam na wyrostka, Orłowski wyjrzy jeno, co to tam za rozruch przed sienią, wynidzie do sieni, aż mu masztalerz powieda, co u koni spał, że ci ludzie, co byli pierwej, znowu przyszli. Jak mi to powiedział, dziwowałem się, co to jest. Czy mię to próbowali, jak owo dzieci wróbla, uwiązawszy na nici. Jeśli się porwie do uciekania, to go znowu nicią przytrzyma, czyli co? Słota na dworze sroga, śnieg. Chodzą, depcą. Usłyszeli, że gadam, poczęli wołać Ej, mości panie, każ nas waść puścić do sieni, bo sam pomarzniemy. Uczyniłem się śpiącym. Czelać też tam zawołali z sieni. Nie bądźcie pana. Tak ci stali tam do dnia po śniegu depcząc. Na tedy wtedy nie kazałem gospody otwierać, aż już z godzina na dzień. Skoro weszli do sieni, pytam ich, na jaką pamiątkę odchodzicie i przychodzicie? Powiedzą, sami nie wiemy, co robią z nami i z waścią. Kiedy waść był na pałacach, kazano nam, żebyśmy zaraz z tamtej warty ze wszystkim schodzili, żeby tamten towarzysz żadnego z was nie zastał, jak przyjdzie do gospody. Po północku obesłano nas, żeby tu znowu iść i pilnować jak najlepiej. Myślę ja, co w tym, a ono to, że mię już król był osądził za niewinnego i miał mnie już był ekspedyjować na zajutrz. Ale senatorowie nabili uszy królowi proponendo, jakąś we mnie dignitatem, proponendo lesionem majestatis, szlubując i chcąc się zapisać za to, że nie inaczej tylko poseł. Król Iterum dał się namówić, że Iterum Warte posłał. Tyzenhaus też, starosta uświacki, mój wielki nieprzyjaciel, przyłożył się mówiąc to. Wasza królewska mość widzisz, że się weryfikują moje słowa, co mówił, że u tego człowieka stary rozum, choć sam jest młody. Ksiądz biskup kijowski do mnie przychodzi, perswaduje, żeby się nie podawać indiscrimen wite, żeby się spuścić na dyskrecję pańską, powiadając, że z poczty to przyszło, że Ciebie wojsko posłem wysłało, a z lepszym to będzie Twoim, wyznawszy wszystko dobrowolnie, będzie i łaska pańska, będą i promocyje, zaraz Cię do boku swego król weźmie, będzie i starostwo dobre. Cóż Ci przyjdzie z łaski wojska? Już cię król zrozumiał słysząc twoje mowy już widzi subiektum, będzie cię zażywał już w tobie zrozumiał konstantiam którą i sam chwali że intertot anfractus dotrzymujesz wojsku parolu i nie chcesz ich wydać z sekretu która cnota w każdym człowieku chwalebna jest i panowie takich ludzi radzi zażywają i konfidują im. Już że się daj nachylić mojej perswazyjej, a ja cię na sumnienie swoje kapłańskie biorę, żeć nie tylko włos z głowy nie spadnie, ale i owszem będziesz pełen dobrej sławy, łaski królewskiej i honorów wszelkich. Jeżeli ci chodzi o przysięgę, którąście się sobie ab Inwicem obowiązali super non revelationem sekretów, ja ciebie z tego rozgrzeszę bo o nic nie chodzi królowi jego mości, tylko o to, żeby im też to oddawał, co oni. Listy króla jego mości do Wiednia i do Francji jej ordynowane poszarpali i czytali kwedam sekretoria, dobrego pana cenzurując, podchwytując jako jakiego zdrajcę. Nie było tam nic ani kontra republikam, ani przeciwko wojsku. Ale że to przecie króla potykać nie miało, na to jest żałosny. Te i tym podobne rzeczy proponuje mi. Ja milczę, słucham, i gniewno mi, i śmieje się, myśląc, co Bóg na mnie dopuścił tak dziwne rzeczy, że chcą we mnie wmówić koniecznie to, czego onym potrzeba, a ja się w tym nie czuję. Wlazło mi i owo na myśl, co warta już była sprowadzona i potem po północku przysłana. Pomyśliłem, że to właśnie w ten czas poczta przyszła, o której to biskup wspomina, i opisano tam w niej o tym poselstwie. Ale pewnie nie możono specyfikować osoby mojej, bo wiem o sobie z czym jadę i dokąd. Chyba, żeby to uczynił kus homo, żem to w związku nie chciał być, żeby mnie na zły termin narazić. Bogu się jednak oddaję intencją samą, a odpowiadam tymi słowy. Gdyby do mnie z tym przyszedł pan starosta uświadki z Panem Wojewodzicem Smoleńskim, co najpierwej do mnie przychodzili, wiedziałbym, jako ich mościom odpowiedzieć, bo świecki świeckiemu może też czasem powiedzieć per parabolas, ale że wielce miłościwy mości Pan, wielki, zacny senator, a mój wielki dobrodziej, którego ja znam łaskę i afekt dobry, choć mi rzecz jest bolesna, muszę jednak postąpić sobie Mitius. Jeden Bóg, który stworzył niebo i ziemię, wielce miłościwego mości pana i mnie też, lichego człowieka, niech mię wyświadczy jako protektor innocentie, kiedy miecnota i poczciwość wyświadczyć nie może, a tego niech skaże, który mnie tej opinii, a wielce miłościwych mości panów niepotrzebnej nabawił turbacy jej. Ty by mi nie potrzeba eksekracji, bo to pokaże czas, jako omnium malorum medicus, że niewinność moja pokaże się jako oliwa na wierzch. Gdybym na przykład był taki idiota, żebym nie wiedział, jakie to jest propugnaculum, każdemu integritas conscientie, kłaniałbym się, szukałbym sposobów, nie raz, ale dziesięć razy już bym był stąd uciekł. Ale wiem, że mi przy niewinności żadne nie zaszkodzą impostury. Jużem to powiedział przy pierwszej audiencji jej, że wolno kurcie i na Bożą mękę szczekać. Ani groźba, ani prośba fantazji jej mojej dominarii nie może. Dla prośby nie stanie się słońcem makuchem, nie przeformuje się prawda w nieprawdę. Dla groźby zaś Bóg widzi, że jednym krokiem nie ustąpię i choćby mię tu przy niewinności mojej miało co potkać, prosić się ani lękać nie będę, rozumnego słuchając, poety zdania. Mąż, próżen zdrady, nieskazitelny i czysty, niczy ich nie lęka się drwin, ni napaści, o nic nie dba, jak skała wystawiona na wichry i kłamliwe głosy ma za nic. Niech się niecnotliwy ucieszy tym, że się o cnotliwego nagada poczciwości. Niech i ten, który istotną spodziewa się, ukontentować rzeczywistością, Płonną ad prezens zabawi się nadzieją, byle go ta nadzieja w lekkomyślną nie wprowadziła konfuzją. Meum est nielękliwą fantazją mądrego antecedanei sekuli naśladować sentymentu. Jeśliś mądry, mądrość swą w życiu okazuj. Miej tylko czyste sumienie i nie trwóż się za lada szelestem. Jako nie było, tak i teraz żadnego nie masz na mnie podobieństwa. Wszystkie cyrkumstancyje czynią mnie wolnym i mówię tak. Jako wielce miłościwy mości pan odchodząc a sacrificio misse, ufasz w sobie, że masz świętą duszę, tak ja teraz sam Boga wyświadczam się imieniem, żem jest niewinny tej kalumniej. Ja i tamtych gazetów non erubescam. Te wszystkie tumany oka mi nie zapruszą i pogróżki nie ustraszą, kiedy mnie winny. W czym się wielce miłościwemu mości panu justyfikuję szczerze, jakobym sub sigillo confessionis inaczej powiedzieć nie mógł. I przed samym królem jego mością, panem miłościwym moim, jeżeli tego godzien będę, justyfikować się inaczej nie mogę. I szczerzej, jako przed wielce miłościwym mości panem, któryś tego sine fuko adulationi zgodzien, oto upraszając humillime, abyś wielce miłościwy mości pan tego nie głosił, że się tak szczerze cum invocatione imienia boskiego sprawuję. Niech o mnie rozumieją jako chcą, pokomień z tej opinii sama jawna nie wyprowadzi rzeczywistość. Już teraz absolutissime wierzę, żeś innocuus i lubom miał wolą omnibus persuasionibus bronić u króla jego mości. Będę teraz milczał, ponieważ waszmość ufasz w sobie, bo widzę, że to z lepszym waszmości może być honorem i reputacją, kiedy to kategoryczną dedukcją elucestet et interim możesz waszmość być bonementis i ja się o waszmość nie frasuję. Poszedł tedy. Czynił tam relację już nie wiem jaką, ale mię obsyłał z kuchni swojej. Miałem się jeszcze lepiej niżeli pierwej, bo mi noszono i od króla i od niego. Wołają mię do króla jego mości. Wtem rzecze podkanclerzy litewski, w ten sens. Czegoś waszmość afektował z łaski Jego Królewskiej Mości, pana naszego miłościwego, to waszmość nieodmownie otrzymujesz, kiedy Jego Królewska Mość pańskiego swego do justyfikacji nie deneguje ucha. Spojrzawszy ja, że nie masz żadnej frekwencji przy królu, tylko ksiądz biskup kijowski, podkanclerzy litewski i sielski, kasztelan gnieźnieński, a dworskich kilka, mówię tedy do króla w ten sens. Miłościwy najjaśniejszy królu, panie, a panie mój miłościwy. Jest nie tylko mnie privato... Ale wszystkim Rzeczypospolitej stanom i państwom w poddaństwie Waszej Królewskiej Mości, Pana Mojego Miłościwego zostawającym wiadoma wrodzona Wasza Królewska Mości, Pana Mojego Miłościwego łaskawość, którą uznawamy, że Pańskiego swego w każdych potrzebach nie raczysz Wasza Królewska Mość denegować ucha. Za co ja pokornym panu memu miłościwemu podziękowawszy poddańskim sercem tak supono, że dawno bym wolen był od tej kalumnii, gdybym dawniej mógł był otrzymać ad prezens wyświadczoną Waszej królewskiej mości pana mojego miłościwego łaskę, przy której mnie nil restat, tylko upatrzy do nóg pana mojego miłościwego upraszać pokornie, abym mógł być tak szczęśliwy, żebym tę sukienkę, którą na mnie muszę rzec. In superlativo publicissime przykrojono, mógł ją też in majori, niżeli widzę frekwencje ich mościów panów senatorów przy boku Waszej królewskiej mości rezydujących, exuere, ponieważ w tej kalumnie, o której już prawie wie cała Polska, jako w rzeczywistej, winnym mię być posądzono. Z której racy jej upraszam pokornie Waszej królewskiej mości, pana mojego miłościwego, o tę łaskę i pański na honor mój respekt. Szepnęli się tedy widząc, że już noc. Niżeliby posprowadzano senatorów różnie po mieście stojących, siła by to czasu wzięło. Rzecze sam król, więc i to uczyniemy. Ale już skrócił się czas, tedy kras mane. — Ukłoniłem się tedy i wyszedłem z księdzem piekarskim, a Tyszkiewicza tam król zatrzymał. Czekaliśmy go tedy w innym pokoju. — Przyszedłszy rzeczy do mnie. — Teraz cię mam za poczciwego, żeś tak sobie postąpił i postrzegł się w tym, żeś nie chciał czynić justyfikacji jej w małej frekwencji jej, dziękujęć za tę fantazję. — Podpijalisz oni winem z królewskiej piwnicy. Jam tylko kilka wypił, bo mię nie necesytowali propter kras. Potem poszliśmy spać. Nazajutrz rano, wysłuchawszy mszej u jezuitów, poszliśmy na pałac, ale czekaliśmy ze dwie godzinie, niżeli się pozjeżdżali senatorowie. Dopieroż mię zawołano. Już widzę wszystkich i inszych paniąt różnych, sług królewskich wszystkich, szlachty różnych, kto tylko chciał, bo wniść nie broniono. Rzeczy tedy pod kanclerzy. Już też teraz tak tuszę, dosyć się dzieje afektacyjnej waszej mości, kiedy jego królewska mość, pan nasz miłościwy, konwokowawszy do boku swego wszystkich, co tu mogą komparere, panów senatorów przy ich bytności audiencyjej waszej mości pozwalają. Poczynam ja tak. Miłościwy najjaśniejszy królu, panie, a panie mój miłościwy. Taka wprawdzie jest ludzkiego reguła życia, żeby jako cień za słońcem, tak nieszczęścia za szczęściem następowała alternata. Żeby złego z dobrym, kłopotów i frasunków z pomyślnościami ustawiczna człowieka inkwietowała vicissitudo, którą ich lubo przykrą naturze naszej, luktam tam skromną jednak należy tolerować cierpliwością, zapatrując się, że taka jest de super całemu narodowi konstytucja. Ale przecie kiedy komu złym za dobre, niewdzięcznością nagradza się za wdzięczność, kiedy ojczyzna ta, dla której kto swoje ochotne niesie in aleam fortuny zdrowie, jemu za to honor i reputację, jako najdroższy depozyt dobrej odbierając sławy, kiedy nadto to żółcią z piełunem mieszane przy niewinności propinat kalumnie, jest to afflictio supra afflictiones, dolegliwość nad wszystkie dolegliwości. Jest to crimen atrocarbone notandum, przeciwko Bogu samemu i prawu militans. Jak tylko mogłem chorężem władnąć, nie dopuściła mi fantazja moja servire ob domini panem. Nie cisnąłem się w katalog pieszczonych adonidesów, ale konkurowałem w komput pracowitych dentatorum, Nieprzykre były jugi a armabellony, nieciężkie sineramis etremis przebyte rzek głębokich nurty, niestraszne lubopolskiemu niezwyczajne narodowi bałtyckiej wody profunditates. Nie były mierzione lubo nie owe z turybularza Jowiszowego, ale z saletry marsowej odoratus. Przyjmowały się hilarii fronte wszystkie fortuny Adversitates. Przyjmowały się z niezamarszczoną z łaski Bożej źrzenicą nieprzyjacielskie tela, utoczyło się i krwie. A dlaczegoż to? Pewnie nie dla prywatnej urazy albo jakiej z nieprzyjacielem zwady, pewnie też i nie dla nabycia substancji jej, bo i owszem jużem swojej znaczną uronił Portionem, ale wprzód dla zaszczytu waszej królewskiej mości, pana mego miłościwego majestatu, dla całości ojczyzny, których okazy i przypominanie nie jest, jako mi tu powiedziano, jak tantia, ale testimonia wite. Jest w tym terminie świadectwo wodzów moich, są cicatrices, adverso poniesione pektore i grzbiet ołowiem i żelazem poorany. Nie to jest fundament dawną wojnę służyć, długo żołnierzem być, ale często się bić. Znam i teraz chorągwie takie w wojsku, już nie w naszej dywizyjej, które nazywamy nieśmiertelne, gdzie towarzysz, służąc, zaigrał oko jako stary Raruk dosłużył się blachmalowej czupryny, a przez cały wiek służby swojej nie był w okazy jej krwień rozlał i darmo zjada chleb Rzeczypospolitej. Z kogoż wtedy większy jest ojczyźnie emolument? Czy z owego darmo chleb zjadającego birkuta, czy z młodego, a ustawicznie pracującego, za zdrowie jej ochotnie krew lejącego towarzysza? Do której ochoty pewnie nie to czterdzieści albo sześćdziesiąt złotych, tam vile sanguinis pretium ale wrodzona synowska przeciwko matce miłość winna majestatowi obydyencyja i przysługa a sama stymulowała mięsnota dla której jako mi słodko byłoby też na cięższe ponosić przykrości e converso kiedy mię teraz tak niedyskretna potyka dolegliwość Muszę z ateńskim żałośnie wołać opressem, o virtus, ego te dominam putabam, et tu es serva fortunae. im w tym winien, że nomen coronati capitis i dostojeństwa Waszej królewskiej mości, pana mojego miłościwego podczas wojny szwedzkiej non abiurawi, czego i teraz w związku uczynić nie chciałem, jeżeli i to zły uczynek, że dobrowolnie odstąpiwszy chlebów takich idę w pracą, idę tam, gdzie mi nie Hymeneuszowe dają ponente koncenty, ale należyte szarży mojej wołają klasika gradivi, jeżeli tą okazują jugulatur virtus, jeżeli nie tą spytam się z pismem kwit malifecji Boć przecie o sądnym dniu tak powiadają, że złe uczynki chwalić będą, a dobre ganić. Już to podobno i w naszej Polszcze poczyna się praktykować, skąd nie inaczej spodziewać się konsekwencji jej. Si virtus profligatur omnia pereunt. Rachuję się sam z sobą, co mi do majestatu waszej królewskiej mości, pana mojego miłościwego, taką sprawiło promocyją. Jeżeli nienawiść, a toćby mię nie miało konwincere, bo invidia bonorum nowerka. Jeżeli zaś czyja lekkomyślność, to by mi szkodzić nie powinno, bo kto sam cnoty vacuus i ludzkiej nierad, nawidzi poczciwości. Aleć tego gatunku osoby nazywały precedentia secula patres calumniarum. Powiedali, że człowiek taki jest to serpens occulte mordens. Powiadali, że każdy taki duplicy lingwa preditus mel et virus unospirans pirans ore et halitu. Takich jako trójcizny wystrzegali się zawsze świata tego potentaci i monarchowie. Takich rady nie tylko nie słuchali, ale i owszem a consortio relegowali. On tytus, którego dulcis recordatio mianuje, że był delicie generis humani, że neminem civium lesit, piszą, delatores della fustibus et flagelliscesus deportarii per castra et plateas na ukaranie inszych, takie w sobie mających przysady. Insi zaś, co się tej pestylencyjej uchronić nie mogli, konsilii, z onych łacne dając ucho, drugich kontumeli i skarmili, pod owe podpadać musieli paremią. Kwi facile credit, facile decipitur. Siła takich jest pamiętnych pod słońcem przykładów contumelia harpagi consumpsit coronam astiagis contumelia narsedis inundavit sanguine italiam o Polszcze nie mówię bo i tu bywała kiedyś podobna konfuzja Czym się to dzieje jużem powiedział że perversis delatorum consiliis które teraz i mnie w tę niewinną po moskiewsku mówiąc wprawiły kabałę. Luboć to mądrzy powiadają, że kto ma wolne sumnienie, ten wszelakie kalumnie i ludzkie fałszywe mowy powinien lekceważyć. Fretus integritate conscient Jesue. Albowiem dobre sumnienie i niewinność jest to memoria actionum nostrarum bene anobis gestarum i jakoby niejaka aprobacja i utwierdzenie myśli naszych dobrze o swoich uczynkach trzymających i o nich prawdziwe świadectwo dających. Aleć przecie, że to jest rzecz im bardziej niewinna, tym bardziej boleśniejsza. Pańskiej jednak waszej królewskiej mości, pana mego miłościwego, przeciwko poddanym swoim, nie powinna by irytować powagi. Bo planety tym powolniejszy ruch odbywają, im w wyższej znajdują się sferze. Tak też im większą powagę mają władcy, tym bardziej powinni miarkować i hamować swoje skłonności. A jeżeli w tym mogę mieć fakultatem wymówienia, o którą pokornie poddanym upraszam sercem, żeby jeno te konsilia utinam falsus simvates nie zawiodły majestatu Waszej królewskiej mości i ojczyzny, bo dostawało się też i mnie wiedzieć, quantum privato liquid, że tu latają francuskie talery, latają ruble i deniuszki moskiewskie i teraźniejszy związek, Mógłbym go nazwać nie związkiem, ale ekspedycją do państw moskiewskich awersyją. A godzili się prawdę paucis z widzą wasze królewską mość Sine sukcesore. Jedni na swoje koło wodę ciągną, drudzy usługą swoją inszym się akomodują, aby przez to diteskant ojczyźnie gości zaciągając na włosy. Ciężki się teraz niejednemu widzi związek. Zabiegać, że mu było, wiedząc, że od dwóch lat ktoś ten poddyma ogień, którego płomień prędzej zwyczajnie w zamkniętej ugasić może izbie, niżeli kiedy już wynidzie na dach, ponieważ melius in semente, quam in segete bella excindere. Zły jest związek, zły znowu i ten, kto się związku nie chwyta. Inszy grzeszył, inszy za niego pokutować ma. Te sprawiedliwość niech osądzi niebo. Ja w niewinności mojej najprzedniejsze mam samego Boga testimonium, mam teraz na prędce i świadków tysiąc, sumnienie moje, ponieważ powiadają, że conscientia mille testes. Będzie ich i więcej za czasem, że niewinność moja elucescet majestatowi waszej królewskiej mości i jako lapis lidius pokaże się jawnie próba poczciwości mojej. A jeżeli się nie tak, jako mówię, pokaże, dam vinctas manus zastąpiono mi na dobrowolnej drodze gdybym się czuł winnym mógłbym był bezpiecznie uść, wszak wiedzą niech przyznają że mnie cirkum wenire nie mogli siedziałem też na takim koniu któremu kałmuckie i astrachańskie uciekać nie umiały i dogonić też kiedy tego potrzebowała necessitas nie mogły pewnie by się był niemieckim fryzom i powąchać nie dał ale skoro usłyszał imię Waszej królewskiej mości, pana mojego miłościwego, że to jest z wolą i jego pańskim rozkazem nie broniłem się. Frustra pigmeus in gigantem pugnat nie uchodziłem też, quis nestit longas regibus esse manus, ale wjechałem w kupę dobrowolnie. Prowadzono mnie jednak do Grodna jako simulacrum do Rzymu po wojnie hiszpańskiej Pompejusza. Jednym to się podobało. Drudzy zaś ganili. Bo ludzie baczni sądzą, że zwycięstwo odniesione nad obywatelami milczeniem pokryć, nie triumfem zaszczycać należy. Jakaż bowiem chwała z bratobójstwem pogodzić się może? Już to intentionaliter nad osobą moją, jako z całego wojska triumfowano, jako złoczyńce inkarcerowano, szukano, inkwirowano, ledwie tylko, że nie męczono, mieczem jednak i śmiercią grożono necessitas miserarum vel civi ob patriam vel patriaciem inferenda est smutna konieczność gdy albo obywatelowi ojczyzna albo ojczyźnie obywatel śmierć zadawać musi oprócz boga nie miałem któremu by były jawne moje aktiones. vite innocentia certissimum et corporis presidium Niewinność sama oponowała się przy mnie, ja też przy niewinności. A tymczasem zawsze w Waszej Królewskiej Mości, Pana Mojego Miłościwego żebrałem prospektu i audyjęcy jej, wiedząc, że Wasza Królewska Mość, Pan Mój Miłościwy, od zaczęcia panowania swego łaskawą, poddanym swoim świadczyć raczysz klementiam, ponieważ nullum dominium nisi benevolentia tutum est, wiedząc, że Wasza Królewska Mość, Pan Mój Miłościwy, raczysz się w tym postrzegać, że prędzej łaskawość niżeli surowość panu w serce poddanych może sobie zawojować. Quivult amari languida regetmanu, wiedząc i to, jako jest pana przeciwko poddanym, poddanych przeciwko panu, ogniwo nierozerwane miłość. Adeo regum stipator inseparabilis amor est, cui stipendium Clementia penditur. Nie mam po Bogu inszego azylum, gdzieby się uskarżyć poniesionej krzywdy i komu by opowiedzieć o presyją jawnej niewinności. Uczyniwszy mnie zdrajcą, odbierają mi depozyt dobrej sławy, która, że z życiem pari passu ambulat, wiedzą wszyscy, lubo mi niepoczciwie zarzucono, a nie będzie ich tak wiele wiedziało, jako się z tego wywiodę. Nihil interest utrum ferro an verbo occidas w których okazjach komu jest jawna moja niewinność, do tego wołam tibi vindictam relinquo, ponieważ kto wykroczy przeciwko bliźniego miłości, ten samemu rebelizuje Bogu. Quideum colat, kominem ledit. Na te słowa moje, kiedy mówił, że mi mieczem i śmiercią grożą, obrócił się król do podkomorzego koronnego i rzekł. Pies to mówił. Miło mi było słysząc to, i już spodziewałem się dobrej ekspedycji jej. Zeszli się tedy wszyscy do krzesła i tam mówili z królem nie wiem co, tylko widziałem, że się kroi z afektem otrząsnął i dobywszy z kieszonki owej mojej mowy, co była w kole generalnym, cisnął ją na wojewodę trockiego. Czytali ją sobie. A wtem podkanclerzy począł mówić w ten sens. Dawno powiedziano, że przypadki nie po ziemi, ale po ludziach chodzą, musiałby być człowiek nie człowiekiem, gdyby w pomyślnych zawsze opływał szczęśliwościach, przeciwnej kiedykolwiek nie miał uznawać odmienności. I samo tego wyraźnie przyświadcza pismo, że taki człowiek wielkiego jest u nieba waloru i respektu, na którego lubo przykre przychodzą aflikcje, i sam Bóg swymi potwierdza tego słowy kwem anto castigo co nie tylko chrześcijańskiemu człowiekowi wdzięcznym od Boga należy tolerować sercem, ale i u samych poganów osobliwą zawsze miało konsideracją. On Filip, wielki król macedoński, kiedy mu przyszły nowiny, że jego wodzowie na imię jego wielką otrzymali wiktoryją, trupem wojsko nieprzyjacielskie położywszy, że królestwo dardańskie w wieczną jemu poddało się obedyjęcyją, że mu się urodził syn Aleksander z znakami wielkiej uświata, ekspektatywy, zawołał wielkim głosem Odi mediocra aliquot infortunium tot tantis quemeis felicitatibus apponatis oro. Postrzegł się znać w tym, że wielkie szczęście wielkie też zwykło za sobą pociągać nieszczęście, a po nieszczęściu zaś i dolegliwościach łaskawym Bóg na człowieka zwykł się oglądać okiem. I w teraźniejszej okazji jej, cóżkolwiek się stało, wszystko się za wolą Bożą stało. Jego królewskiej mości, Pana naszego miłościwego, w tym inculpare nie trzeba, bo życzyłby sobie, aby przynajmniej pro custodia corporis, ten porticulam in obedientia zostającego przy Panu Wojewodzie Niskim konserware wojska. Jako waszmości udano, taki też musiał mieć porozumienie, nie znając jeszcze dotąd waszmości probitatem, i tak poczciwych, które ad prezens elucescunt postępków. Honorowi wrodzonemu i postępkom poczciwym nic to nie szkodzi i szkodzić nigdy nie może, i owszem większą po ogłoszeniu przyniesie sławę, niżeli by była mogła subsequi in silentio uważając, że nie masz tak złej rzeczy żadnej, która by się na dobre przygodzić nie miała. Hektora kvisnosset Felix Citroja Fuisset? Nie byłby tak drogi w podziemnych kamieniach zakryty diament, gdyby go umiejętna ludzka nie wyglancowała ręka. Nie byłoby tak powabne i oko ludzkie delektujące złoto, gdyby go potencyja gorących nie wybrantowała ogniów. Nie byłaby światu wiadoma cnota, gdyby jej rozmaite nie wypróbowały adversitates. Żadna przez ten postępek nie stała się honorowi lesio ani szkoda. I owszem, nagrodzi się to dobrą sławą, Rzeczypospolitej wdzięcznością, jego królewskiej mości, pana naszego miłościwego, respektami i promocją. Jak skończył, poszedłem do króla, skłoniłem się nisko. Król też ścisnął za głowę, mówiąc – Przebaczcie, ci zdrajcy siła nam pod nos kurzą, za czym i my też musimy dla złych ludzi i o poczciwych opacznie porozumiewać, a osobliwie za takim udaniem i takimi podobieństwami. Aleć i temu co udał, już się ta jego płochość nagrodziła, kiedy pozbył łaski naszej i już jej nigdy restaurować nie może. A wtem z krzesła wstał, poszedł do pokoju. Jedni z nim poszli, drudzy się też za mną obrócili. Poczęli wymawiać, jakoś nas jeździł, jakoś nam przymawiał, ale nie dziwujemy się, kiedy już mamy próbę twojej cnoty. Musiało przy niewinności to być, ale już przebaczmy sobie Ap vicem. Tak tedy werba proverbis, aż idzie dworzanin królewski i mówi, wola króla jego mości, żebyś się tu wasz mość troszkę zatrzymał. Myślę sobie, czy tam znowu wymyślili na mnie co nowego. Nie wyszło kwadransu, aż znowu idzie, żebym szedł do pokoju. Poszedłem tedy. Tam dopiero obszerniejsza nastąpiła mowa o procederze związkowym, pytanie i w inszych cyrkumstancyjach. A znowu przebacz przebacz będziemy ci to zawsze pamiętać. Za każdym tedy ukłonem moim uściskał za głowę i dał mi pięćset czerwonych złotych rękami swymi, pytając mnie, gdzie teraz pojedziesz. Powiedziałem, że tam, gdzie mi się zapuścił, Dorotmistrza mego na Białą Ruś. Rzecze już nie do związku? Odpowiem, miłościwy panie, co się w afekcie wymówi, tego rekolekcja uczynić nie dopuści. Rzeczy król, dobrze, dobrze, nie za tego wyrzucić, kto dla króla i ojczyzny co dobrego wyświadczy. Będzie tedy ekspedycja i do pana wojewody listy. Obróciwszy się do księdza piekarskiego, mówi... Bądźcie tam radzi krwi swojej, podpijcie sobie na ten frasunek. Interim królowi gotowano do stołu, a my poszli. Przyjdziemy, przyniesiono jeść pięknie z kuchni królewskiej, wina szumnego, co sam pijał. Byliśmy tedy bone voluntatis, czeladzi też do gospody dano beczkę miodu, obroków surowych i owsów dla koni, etc. I tak już z łaski miłego Pana Boga w pocieszniejszych okazjach skończyłem ufrok, doznawszy, że to nigdy nie trzeba człowiekowi desperować, choć się na Cię trochę zamarszczy fortuna, bo jako człowiekiem, tak i jego fortuną Bóg dysponuje. Zasmuci, kiedy zechce, pocieszy, kiedy Jego święta wola. Taką niechaj ma przestrogę ode mnie każdy, kto to czytać będzie co i sami przyznawali ci, którzy już rozumieniem swoim ekstremizm laborantem i na wieki upadłą osądzili być fortunę moją. Rok Pański 1662 Rok Pański 1662, daj Panie Boże, szczęśliwie zacząłem w Grodnie. Król też zaraz wyjeżdżał ku Warszawie, więc że to podobno jeszcze non in toto była wygotowana moja ekspedycja, kazał mi za sobą jechać. Tam dopiero dano mi list otworzysty do miast i miasteczek, żeby mi wszędzie było niebronne pożywienie, quantum satis i do wojewody listy sekretne. Oddano mi przy tym dragonie i z regimentu pana wojewody do obozu, których pogromiono we mścibowie, że tam w czymś zbytkowali, na gwałt uderzono, nasieczono kilkunastu, a do króla ich przyszło ośmnaście i z wachmistrzem, prosząc o list do przejechania. Król tedy rzekł, "Posyłam ja tam towarzysza więc że idźcie pod jego komendą, a słuchajcie go we wszystkim, kiedyście to tak swawolni, że na was miasta wołają. Dano tedy każdemu po taleru bitym na rękę i kazawszy mi ją zawołać, król oddał mi ich, przykazawszy, żebym jako własny ich oficer rządził nimi i karał excesivos. Pod tym tedy moim listem szli, który mam i teraz w ten sens wszem wobec i każdemu z osobna, komu by o tym wiedzieć należało, a mianowicie urodzonym i wiernie nam miłym panom starostom, dzierżawcom i administratorom dóbr naszych królewskich, tudzież wójtom, burmistrzom i rajcom po miastach i miasteczkach wiadomo czy niemy, iż w pewnych naszych interesach posyłamy do wojska na Białej Rusi in opera belli zostającego, z ludźmi urodzonego, nam wiernie i uprzejmie miłego Jana Paska, towarzysza chorągwie wielmożnego pana wojewody ruskiego, aby ich indyscyplina militarii do samego obozu, gdzie na ten czas zostawać będzie, doprowadził. Jako tedy pomienionemu towarzyszowi, tak i żołnierzom w jego ostawającym komendzie, aby wszędzie niezbronne było ad sufficientiam pożywienie, Rozkazujemy i tak mieć chcemy pod winami na sprzeciwiających się woli naszej królewskiej opisanymi. Na co dla lepszej wiary pieczęć przycisnąć kazaliśmy i ręką własną podpisujemy się. Dan w nowym dworze dnia 27 miesiąca grudnia roku pańskiego 1661 panowania królestw naszych polskiego i szwedzkiego dwunastego. Locum Sigilli, Jan Kazimierz Król. Listy zaś dwa, w których mię rekomenduje Wojewodzie, te i teraz mam, same oryginały, bo ich po przeczytaniu odebrał od pisarza pana wojewody, ale nie razem pisane, bo się nie zgadzają datą. Jan Kazimierz, z Bożej Łaski król polski, wielkie książe litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, inflanckie, kijowskie, wołyńskie, żmudzkie, smoleńskie, czerniechowskie, a szwedzki, gotski, wandalski, dziedziczny król. Wielmożny uprzejmie nam miły. I żeśmy z udania mieli w podejrzeniu oddawcę listu tego, jakoby miał jechać do wojska wielkiego księstwa litewskiego od wojska koronnego w związku zostającego, już jednak ewidenter wywiódł się, że do uprzejmości waszej prostą kierował drogę, tym chętniej go do uprzejmości waszej odsyłamy. Zalecając go, abyś chciał, jako człowieka w dziele rycerskim, tot jest doświadczonego i w teraźniejszych, ciężkich okazjach do nas się garnącego, ochotą swoją amplekti. Kozaka posłanego od uprzejmości waszej oraz i urodzonego Wolskiego, który od hana jego mości przed kilką dni powrócił, zatrzymamy aż do konkluzyjej konsilii generalis, którą z panami senatorami koronnymi i Wielkiego Księstwa Litewskiego w Bielsku quintus die januari futuri zaczniemy. Cokolwiek tam konkludetur, ze wszystkim od nas i od wielebnego w Bogu jego mości księdza kanclerza koronnego, dostateczną będziesz miał wiadomość i o dalszych rzeczach rzetelną informacją przez tegoż urodzonego Wolskiego albo Kozaka Dobrego. Zatem uprzejmości Waszej życzemy od Pana Boga zdrowia et felices rerum successus. Dan w Nowym Dworze, dnia 27 miesiąca grudnia roku pańskiego 1661, panowania Królestw naszych Polskiego i Szwedzkiego dwunastego. Jan Kazimierz Król Nie wiem, że tedy czemu nie jeden list, ale dwa pisano, i ten pośredniejszy, już trochę szczerzej pisany, a pod inszą datą, lubo mi je razem oddano. Jednak tak supono że mi to zrazu nie ufali, a potem się namyślili konfidować mi i pisać przeze mnie sekretiora, już mi ufając doskonale na słowo podobno księdza piekarskiego. Pisze tedy król drugi list, tak. Jan Kazimierz z Bożej Łaski etc. jako wyżej. Wielmożny uprzejmie nam miły. Rekolligowawszy się, żeby to było tediozum. Uprzejmości waszej nie wiedzieć ad prezens, co urodzony wolski jego mości sprawił, zdało się nam per z brevibus tiarę. Wielką tedy z nostris, którą mi deklarował Ochotę, a osobliwie Han jego mość i sułtani obadwa, Niemniej obiecując nam Primowere wystawić 60 tysięcy ordy. Prusaków zaś będziemy mieli at minimum 12 tysięcy. Przyłączywszy do tego inszą, na jaką się zdobyć będziemy mogli, przy nadziei Bożej możemy sobie słuszną formować batalię, jeżeli konfederacja non obejść obeść się bez tych buntowników. Denervo zaś Bellin, Consilio, Generali, Constituere nie omieszkiwamy, żeby Kum reparata przyjechać na Sejm i żeby to negotium inszych jego nie zatrudniało materii. Cetera fusius przez urodzonego Wolskiego. A teraz powtórnie polecamy pana paska uprzejmości waszej, aby jako wodza i rotmistrza swego wszelkie uznawał respekty, jako ten, którego w przeszłych wszystkich okazjach wiadome są uprzejmości waszej znaczne odwagi i męstwo. Nam też od ludzi opowiedziane już są wiadome i jawne jego aktiones, a osobliwie in statu moderno ojczyźnie i majestatowi naszemu wyświadczyć więcej nie mógł. I w kołach generalnych, jako stawał pro equitate, już to nam elukuit która jego probitas, żeby nie miała od nas być zawdzięczona, chyba żeby nam Bóg ujął zdrowie. Więc expedit, żeby to i insi wiedzieli, jaką się nagradza wdzięcznością tym, którzy są bonarum partium. Dobrego zatem uprzejmości waszej życzemy od Pana Boga zdrowia et felices successus. Dan w Nowym Dworze, dnia drugiego miesiąca stycznia roku pańskiego 1662 Panowania Królestw Naszych Polskiego i Szwedzkiego XIII. Jan Kazimierz Król. Intytulacją pisał mu taką. Wielmożnemu Stefanowi Czarnieckiemu, wojewodzie ziem ruskich, Piotrkowskiemu, Kowelskiemu, etc., staroście naszemu, uprzejmie nam miłemu. Odebrawszy tę ekspedycję, żegnając króla, znowu mię ścisnął za głowę, mówiąc – już że nam przebaczcie, a bądźcie na sejmie z Panem Wojewodą i pokażcie się nam. Będziemy przecie o was pamiętali. Ordynowałem zaraz owych ludzi, żeby poszli tym traktem ku lidzie, a prosto jako sierpem cisnął, żebym ich mógł jednym dniem dogonić, choćbym za nimi w tydzień wyjechał. Posłałem z nimi czelać i konie swoje, co mi były niepotrzebne, a wróciłem się samotrzeć nazad do pana Tyszkiewicza, bo mu był dał parol przyjechawszy tam byłem wdzięcznym gościem ochota wielka pijatyka byłem tam tydzień po tygodniu chcę jechać nie puszczają żeby jednak owi ludzie mieli wiadomość o mnie posłał gospodarz swego kozaka przez którego dałem im ordynans żeby przeszedłszy na tamtę stronę białego stoku wlekli się powolej póko ja ich nie nagonię a żeby mi w lidzie i w ośmianie zostawili o sobie wiadomość Byłem tedy tam i drugi tydzień w owej konwersacji jej miłej, w owych komplementach ab inwicem, obiecując mi różne promotiones, ofiarując mi swoją siostrzenicę, pannę rudominównę, dziedziczkę, która miała substancje jej lepiej niżeli na sto tysięcy, tylko że dopiero dziewiąty rok była zaczęła. Z owych tedy nieodmiennych afektów upewnieniem, z owymi eksekracjami, kto by słowa nie dotrzymał, rozjechaliśmy się. Owe zaś wszystkie mowy jak do senatorów, tak i te przy jego bytności do króla kazał mi sobie komunikować i przepisać zostawić. Nawet i owe kołową od księdza piekarskiego przepisał ręką swoją i chował, okrutnie delektując się tym, choć nie było czym tak dalece i mówiąc, choćbyś nic więcej nie miał substancyjej nad tę, która w głowie, wielka to jest dosyć substancyja, na którą jadam siostrzenice moje. Pojechałem tedy pożegnawszy się ku plenitudinę owych szczerych i nieodmiennych afektów, coraz wyjeżdżając, to się znowu wracając, jak to zwyczajnie w dobrej przyjaźni bywa. Przyjechałem do ośmiany, jeszcze mnie zastał swoich ludzi i wiadomości o nich. Domyśliłem się jednak, że na żółwiu jadą, będąc ordynansowi i nazbyt posłuszni. Aż trzeciego dnia po mnie przyjechał wachmistrz samotrzeć, kwidem to pisać gospod. Postrzegszy ich z daleka, kazałem wrót przywrzeć, żeby o mnie nie wiedzieli. Zajechali do burmistrza. Fukają, powiadając, że sto koni pod chorągwią. Pokazują królewski list mnie dany, gdzie piszą, że dajemy pod komendę jego ludzi, a nie specyfikują jak wiele. Mieszczanie w zgodę, bo też o nich już od tygodnia słyszeli, że się włóczyli po wioskach. Pozwolili im złotych siedemdziesiąt, piwa beczkę, chleba, mięsa, etc., Kazałem tedy gospodarzowi pilnować, kiedy już będą liczyć pieniądze i dawać sobie znać. Wskok tedy zawinęli się, już prowiant na saniach, bo miał minąć miasto, wstydząc się za swoje wojsko. Tu też pieniądze mieszczanie składają, a on na drugim końcu stoła pisze do mnie, dając o sobie wiadomość, którą tam miał zostawić u burmistrza, a ja we drzwi. Obaczywszy mnie do czapek. Patrzą tedy mieszczanie, dziwują się, już mię tu trzeci dzień w mieście widzą, co to jest. Pytam ja tedy, co to za pieniądze liczą. Odpowie, nam też to na podkowy panowie mieszczanie ofiarowali z łaski. Mieszczanie nic nie mówią, a myślą, że to zła taka łaska, kiedy komu obuchem do karku przymierzą. Pytam burmistrza, na coście się zgodzili? Powiedza, że na siedemdziesiąt złotych piwa beczka, chleba, mięsa. Oto już prowiant stoi na saniach. Dopiero rzekę. Prowiant nasz, pieniądze wasze, schowajcie jak swoje. Nie masz teraz gołoledzi ani grudy, nie podbije się koń, bo śnieg po tebinki, droga miękka, nie trzeba podków. Mieszczanie za pieniądze do worka z nimi, a pan Fiercyk nos zwiesił. Mieszczanie tedy do nóg, co mię przedtem nie znali, ani wiązki siana nie przyniesiono, bom też o to nie mówił. Wskok składać się, nosić różnych rzeczy. Alem tego nie chciał. Konie nakarmiwszy, pojechałem, a oni też z ochoty wstawili na sanie barełkę gorzałki w sześć garcy. Poszedłem tedy z nimi powoli, konie dobrze karmiąc. Po wsiach, po miastach, wszędzie dawano jeść i pić, ale pieniędzy, panie zachowaj, nie kazałem nigdzie wziąć. Tak tedy, idąc aż pod Lepel, zażywaliśmy pewnie dobrego bytu. Gdyby był każdy podobno miał i dziesięć brzuchów, to było co jeść i pić. Oto tylko na mnie narzekał ów oficer, że pieniędzy nigdzie nie dał brać. Mówił, że za tym listem mógłbym był wziąć z kilka tysięcy, póko nie dojdziemy do obozu i namawiał mnie na to, pokazując pożytek. Ale ja nie pozwolił, bo o moją chodziło reputacją. Mieli przecie drabi swoje sposoby do nabycia pieniędzy. Nabrawszy leguminy w jednym miejscu, to ją w drugim przedawali miejscu ludziom. Jedziemy raz puszczą wielką, aż między lasem duża wieś, i słychać tam krzyk, hałas. Wdowa mieszkała we dworze, nie pomnię, jak ją zwano. Przyjeżdżamy bliżej, aż dwór rabują, szlachcianka chodzi, załamuje ręce. Tu troczą na konie, wieprze oprawne, połcie, niektórzy fanty, bydło na powrozach prowadzą z obory. Rozumiałem, że to jaka egzekucja. Nie mieszam się, pomijam wrota, a już też tam w tej wsi miałem stanąć, bo noc zachodziła. Aż owa postrzegłszy wpadnie, zmiłuj się, mości panie, rabują mnie, ubogą sierotę, gorsi Moskwy, gorsi od nieprzyjaciela. Pytam, co to za ludzie? Powieda, że wolontarze pana Muraszki. Wrócę się tedy na podwórze i mówię, panowie, nie boicie się Boga? Dworowi szlacheckiemu taką czynicie wiolencyją. A właści co do tego? Rzekę, do tego bom i ja szlachcic. Potem do niej mówię, Mościa pani, każ to waść odbierać. Owi, nie będziesz odbierał. Pani chłopom kazała brać, oni do szabel, do strzelby. My też także po sobie. Wyparowaliśmy ich z podwórza. Dostało się i temu, i temu potrosze. Pod jednym tylko konia zabito, jak dragon między nich strzelił. I z naszych też jednego konia po boku postrzelono, ale nie bardzo. Owe zdobycz wszystkę porzucili, chłopi im wzięli kilka koni, ale mnie kazał wygnać za nimi. Poczęła tedy okrutnie dziękować, wołając: Święty lud Czarnieckiego, przeklęty sapierzyński! Na nocleg tedy stanęliśmy w tejże wsi w jednej gospodzie, bom wiedział, że oni stoją o dwie mile, z hultajstwem sprawa, żeby się mścić nie chcieli. A jeszcze w ten czas związkowym byliśmy tak mili, jako jeż psu, co go chce zjeść, a ukusić go nie może. Kilku ich wzięło paragrafy słuszne. Suponewam, że będą myśleli coś o zemście. I tak się stało. Wdówka nieboga przysłała, co dom, miał gorzałek, piw. Pili tedy dragoni, a my z wachmistrzem, bo był w saniach napitek. Zapiał kur drugi, daliśmy szylwachtów. Aż owi idą trzysta koni. Obaczył ich szylwacht z daleka po śniegu, zakołatał w okno. Wstawajcie, waść, mamy gości. Przymknął się bliżej. Woła Werdo, odpowiedzą, będziesz miał wnet Werdo, taki synu. Nie mieli dragoni prochu. Dałem ja i kazałem zaraz ponabijać muszkiety. A kul znowu nie było, tylko ja miałem trochę, to wbiło się w swoją strzelbę i owym też udzieliłem, co mogło być. Gdy się tedy zbliżają, woła szylwacht. Nie następuj, bo strzelę. Wyszedł wachmistrz i pyta, czego chcecie? Trzeba by nam się uskarżyć o wczorajszy eksces, co tu naszych pobito. Kto tu jest starszym? Powiedział wachmistrz ja starszy, bo mi już lat czterdzieści pięć, a insi wszyscy młodsi. To żart, odpowiedzą, ale kto tu ma komendę, powiedział tedy, że jest w izbie. Rzeką Puścież nas tam do niego. Powie, puściemy, byle nie kupą, bo to na skargę nie tak jeżdżą. Puśćcie nas z dziesięć koni, odpowiedział, by i dwadzieścia. Przyjechało ich tedy piętnaście koni. Pistolety jedne za pasem, drugie w olstrach. Zaraz jak wjechali, kazałem stanąć we wrotach, drudzy w paradzie, u drzwi stoją, konie już kulbaczone. Wchodzą do izby. Czołem, czołem, pytam ją tedy. mość, pan pułkownik dowiaduje się co to za ludzie, skąd i dokąd idą i dlaczego wczoraj porabowali i posiekli żołnierzów jego pułku. Pytam ja. Niechże wprzód wiem, który jego mość, pan pułkownik. Powiedział, jego mość pan Muraszka. A drudzy sapają, zgrzytają gębami, wąsy ciągną, gryzą. A tu trzysta koni dokoła chałupy obskoczyli, wołając: stójcie jeno, regalistowie. Wnet tu was powiążemy jako baranów. Odpowiadam tedy. Czując się być żołnierzem in servitio Rzeczypospolitej w kompucie wojska zostawającym, nie bardzo by mi należało wywodzić się jego mości panu pułkownikowi, jako do tych rzeczy mniej należącemu, skąd i dokąd idę. Ale że mi się nie powinienem wstydzić za moje akcje i przed całym światem, z tej racy jej i dziadowi, w imię Boże biorącemu, powiedzieć pytającemu i sprawić się dokąd idę, niegotowym denegare. Pogotowił już wielce miłościwym mości panom, jako zacnym żołnierzom, których równo z nami w przeszłych okazyjach będących widziałem, gotów to uczynić. Żem to wymówił jedno łacińskie słowo denegare, ozwał się jeden. Mości panie, nie po łacińsku, jeno z nami, bo to tu z prostymi żołnierzami sprawa. Odpowiem, widzę ja, żeś waść prosty żołnierz, ale ja wywiodę się i prostemu po prostu i krzywemu, jako będzie chciał a tymczasem rzekę do Wachmistrza. Dajcie, panie, tamten papier, co go macie przy sobie. Dobędzie z kieszeni. Podam mu, czyta, a przeczytawszy pyta. A na coście poszarpali naszą czatę i kilku towarzyszów obcięli? Odpowiem. Bo to nie moda w swojej ojczyźnie, a osobliwie stojąc na konsystencji jej dwory szlacheckie rabować. Co my widząc, rozumieliśmy, że to Moskwa czyni. Ażem się ja sprawił, tego też i po was potrzebuję. Niech wiem, co za interes albo raczej pretensyją macie do Rzeczypospolitej, bywszy wolontarzami żadnych u niej zasług nie mając, a poszliście do konfederacji i jeszcze dwory szlacheckie najeżdżacie i rabujecie. A to druga, dlaczego mię nocnym sposobem najeżdżacie i podobno rabować chcecie? Rzecze tenże starszy. Boś tego godzien. A ja też zrozumiawszy, że to już pokorą nie wskuramy, ale racjami trzeba narabiać żelaznymi, jakem trzymał obuch w rękach, tak go też zaraz przeżegnam w piersi mocno upadł pod ławę. W tym, że zaraz w momencie dali ognia dwaj z pistoletów do nas z wachmistrzem. Przestrzelili wachmistrzowi suknią, a mnie Pan Bóg zachował, a podobno z tej racy jejżem się schylił po pistolet na ziemię, który mi upadł z zapasia w ten czas, kiedy owego uderzyłem wolontarza. Dopieroż w nich w Bożą godzinę. Połowa ich zostało w izbie, a połowa wypadło do sieni. Dopieroż rozdawać my w izbie tym, a tamtym zaś drudzy w sieni jeden dragon miał okrutny berdysz moskiewski tym berdyszem owych tamtych co z izby uciekali popłatał jak prędko tedy owa kupa usłyszeli w izbie strzelanie tak prędko skoczyli obces na chałupę dadzą ognia do siebie wytrzymaliż nasi we wrotach trzej tylko dragoni strzelili spadło tamtych z koni dwóch naszego też jednego postrzelono w szyję my też tu owych uspokoiwszy przywarliśmy ich w izbie Ci też co byli w sieniach oberwawszy co kto mógł dostać chyłkiem po zapłociu pouciekali od koni a owa kupa odsunąwszy się jak nastajanie poczną wołać sam jeno sam w pole jeno w pole ozwe się poczekajcie i to być może wróciwszy się do izby kazałem owych powiązać oddałem ich gospodarzowi oddałem i sani dwoje przykazawszy Wara chłopie, szyja twoja w tym, jak tu co zginie, bo tu skarb królewski na tych jest saniach, gdyż pieniądze dla wojska wiozę. Owi się modlą, narzekają. Bóg nas skarał, posłano nas, kogo wiązać, a nas samych kręptują. Wynidę na podwórze, co czynić, wyjechać do nich, czyli nie. Jedni radzą, drudzy odwodzą, a najbardziej krewny mój chlebowski, że to kupa wielka nie wytrzymamy. Wachmistrz też mówi. Wyglądamy, czy nam też da jakiś sukurs ta pani, cośmy się za jej krzywdę ujęli, albo chłopom każe nic nie widać. Jużeśmy się tedy mieli oganiać defensywę od owej chałupy. Aż kiedy widzimy, że snopy zwożą, zapalają, i już je ciskać na chałupę chcą, zawołam: Nie turbujcie się, odważni kawalerowie. Będziecie nas tam mieli wnet, dla nas ludziom szkody nie czyńcie. A już też dnieje. Wymunderowawszy się tedy, dragoni na ich konie dobre powsiadali, swoje podlejsze na podwórzu zostawili, nafasowali muszkiety czym kto mógł, kamykami, hufnalami, bo kul nie było. U owych tylko kilku powiązanych pożywili się w ładunki, co mogli znaleźć w ładownicach. Ów postrzelony jęczy przede wroty, przewraca się, bogo w kolano niejaki jankowski dragon postrzelił chufnalami, a drugiego w tenże czas postrzelonego uprowadzili z sobą owa kupa. Wołam tedy: ej panowie, jedźcie sobie, zaniechajcie nas. O, nie może być taki, synu, niedurno się nam tu wymkniesz, wykurzemy cię tu jak jaśwca z jamy, rzecze wachmistrz. Jak nas będziecie infestować, pierwej wam pościnamy tych, co sam leżą związani. Odpowiedzą, już my tamtych odżałowali. Ale i ty nie woskrośniesz, pochański synu. A zatem zaraz poczną się zmykać pod chałupę z ogniem. Wychodźcież, pogańscy synowie, bo się dla was dostanie i ludziom ubogim, odpowiem. Zaraz, zaraz, moi mości panowie. Idziemy tedy w tropie, dwadzieścia kilku ludzi, rachując i z swoją czeladzią kolano z kolanem, a kazałem, jeżeli by nas obtoczyli, zaraz obrócić się za dniemu szeregowi frontem do nich, a plecami do przedniego szeregu, a nie strzelać, tylko po dwóch, po trzech, kiedy ja karze albo wachmistrz, który za dniem szeregiem ordynował, a ja pierwszym. Wachmistrz siedzi na szumnym, dereszowatym kałmuku, od nich zdobycznym Rzuca się pod nim jako cyga, a swego oddał pod dragona Strzelby mamy dosyć, bo i od owych więźniów nabrali Jenośmy tylko odeszli od owej gospody, nie było stajania, umknęli się nam zrazu A potem tak się stało, jak on mówił Poczęli nas miesiącem zajeżdżać dlatego, żeby nam tył wziąć Jak blisko już byli, zawołałem na swoich alt Obrócił się zadni szereg plecami do przedniego. Wtem oni, okrzyk uczyniwszy, hostiliter skoczą na nas, dadzą ognia gęsto z pistoletów i bandeletów, natrą blisko szereg na szereg. Zaraz ja z obu dwu pistoletów wraz dam ognia, bom miał trzeci zapasem i guldynkę na sobie. Moi no też dragoni trzy czy cztery razem z ramienia mego dalej dadzą z muszkietów. Ten, co się ze mną zwarł, uchwycił się łęku, znać, że był postrzelony. Dragon się wysunąwszy, ciął szablą w kark. Spadł, powiedali, że to był znaczny Litwin, szemet, niejaki paniątko. Ojciec się na niego gniewał, iż z wolontarzami służył. A mój też jeden dragon z przedniego szeregu o ziemię. Konia pod nim w bok zabito. Skoro zobaczył, że dragon ustaje, rzędem. Odsunął się trochę... A potem jak znowu do nas? Ten Jankowski miał muszkiet z rurą srogą, jak pluśnie owymi chufnalami, znowu ich popstrzył, jaki taki stęknie. Tam też od zadniego szeregu wzięło ich kilku. Widzą, że nas rozerwać nie mogą, poczną wołać, wróćcie nam naszych, jechał was pies z ostatkiem. Odpowie wachmistrz, cóż wam po nich, kiedy głów nie mają? Skocząż na nas trzeci raz, ale już z daleka poczęli strzelać, nie nacierali blisko. My też radzi. Postąpiwszy się do nich, dają moi ognia po dwóch, a drudzy nabijają. Oni zaś ustępują po trosze. Nagnaliśmy ich na ogrody, płoty gęste. Nóż się łamać, my też natrzemy w nogi. Przełamali jeden płot do drugiego. A był las zaraz za ogrodami, do lasa przez płoty konie zostawiwszy. Dopiero nasza dobra. Nie kazałem gonić tylko na płotach złapano kilku postrzeloni zostali i zabitych dwóch moich też dragonów postrzelono trzech czeladnika mego i mnie trochę śluzem w lewy ut alem tego nie czuł aż po wszystkim koni jednak naszych postrzelono sześć a zabito dwa ale na to miejsce było wozem wybrać urzędniczysko po tym owej pani przylazło z muszkieciskiem, co sarny strzela tak ci dał mi na drogę męcherzynę prochu i kul. Owych tedy powiązanych trzech starczyzny wziąwszy, kazałem drugich kańczugami ociąć, żeby pamiętali czarnieczczyków. A przy tym dragoni porozbierali ich do naga i pognali do lassa za drugimi w śnieg srogi. Przebrakowawszy tedy koni czterdzieści co lepszych i owych trzech wziąwszy z sobą, poszedłem. Kulbak, strzelby nabrali, co aż saniom ciężko było. Insze konie i te nasze, cośmy na miejscu lepszych pozostawiali na rubaszyństwo, oddałem urzędnikowi i chłopom, i owe, co się po ogrodach poniewierały, kazałem urzędnikowi, aby pobrał, bo ich bardzo niewiele na koniach uszło, żeby na nasz karp kto inszy nie obłowił się. Poszedłem tedy i nie popasałem aż w rzodziszkach. Że tedy owych koni na powód nasi nabrali, drugi dragon i trzech prowadził, rekoligowałem się, że to trzeba oddać, bo to lubo nieprzyjaciel, ale nie nieprzyjaciel. Wachmistrz mówi, żeby nie oddawać, ale ja powiedział, że o moje chodzi reputacją, nie mogło to być. Konkluzum tedy, żeby sobie co najlepsze dragoni pobrali, a swoje na to miejsce oddali ad komplementum. Moi też czelać wzięli dwóch, a swoje w komput. Grodowego tedy miasta nie było, bo do ośmiany nazad się było trzeba wracać, oddawszy je w naroczu, przed księgami miejskimi protestowawszy się, że nam hultaje jacyś zastąpili, rozbić chcieli, a toż ich trzech prezentujemy. Oni też prosili, przysiągali, że się tego nikt upominać nie będzie, biorąc to na się u ksiąg rekognowerund, jak na dobrowolnych konfessatach, że tak jest, że nas najechali, zrabować i powiązać chcieli, którą ich oris konfesjonem z pieczęcią miejską i attestacjami burmistrzów i całego urzędu wziąłem, ich tam przy owym stadzie zostawiwszy, na rozjezdnym samych popoiwszy i konie im własne, o które prosili oddawszy. A było też oprócz tego w czym wybrać. Wachmistrz jednak owego deresza wziął, przedał go potem kapitanowi Goszkowskiemu za trzysta czterdzieści złotych, ale bardzo mało, Powiedali, że to był od Moskwy zdobyczny. Poszedłem tedy ku leplowi, gdzie obozem stał wojewoda, tym traktem na Dokrzyce, Dolcze i dalej. Rzem tedy powolej szedł i ówdzie u Tyszkiewicza zabawiłem się dwie niedzieli, wyprawił król do wojewody księdza piekarskiego, co miał Wolskiego wyprawić, bo Wolskiego znowu był na odwrót posłał do Hana. Ksiądz wyminął mnie i pierwej niżeli ja przyjechał do wojewody. Wojewoda list królewski przeczytawszy, w którym tam piszą, że jakośmy w tamtym liście namienili przez pana Paska posłanym rzecze, a ja pana Paska i na oko nie widział. Ksiądz w strach. A dla Boga pojechał tu tak dawno i ludzi mu dał król w komendę tycha, tych a tych. W trwogę znowu o mnie druga suspicyja. To właśnie zdrajca do związku pojechał z tej ofensy, co go tam potkała. Będą tam mieli co w związku czytać. A osobliwie co sam król pisał swoją ręką. Jako ja i oczy królowi pokażę. I spać ksiądz nie mógł. Skoro nazajutrz je nocą stali od obiadu, stoją z matczyńskim, z mężyńskim, z Niezabitowskim. Wojewoda mówi Ej, przecież on tego nie uczynił, ponieważ już do mnie się zapuścił i wzgardziwszy dobrowolnie związkiem. A to mają się dobrze, konie pasą, a powoli idą, wszędzie im chleba za listem królewskim dają dość. A ja we drzwi. Dopieroż radość. Owoż jest obejrzy się wojewoda. O desiderabilis ścisnął mię za ramiona. Umorzyłbyś był frasunkiem wujaszka, gdybyś jeszcze był dziś nie przyjechał. Dziękuję już ci za kandor, któryś wyświadczył przeciwko ojczyźnie i mnie też tobie życzliwemu. Odwdzięczemy też to tobie. Milszy mnie teraz jeden towarzysz, który przy mnie stawa, niżeli cała chorągiew. A ludzie kędy. Powiedziałem, że są tu. Wyszedł ze drzwi, spojrzawszy na konie. A to co, gdzie tak dobrych koni nabrali? Powiedziałem zrazu, że potkałem się z Chowańskim, daliśmy mu pole, znieśliśmy i zdobycz mamy. A potem i prawdę powiedziałem, jako właśnie było. Zrazu niepodobne mu się rzeczy widziały. Ale jaką pokazał owe ich konfessata autentika, że sami przyznali, że ich trzysta koni było, cudował się wielkim cudem, że kilkanaście ludzi wytrzymało tak wielkiej kupie. Mnie dziękował, a do wachmistrza rzekł, kazałbym was był powieścić za to, coście we mścibowie narobili hałasów, ale wam teraz odpuszczam winę dla tej okazyjej, żeście się nie dali skonfundować. Ale to podobno bardziej przywojcą się stało, niżeli waszą rezolucją. Ale żeście na dobrych koniach przyjechali, pierwej was też barwa dojdzie, niżeli inszych. Że tedy sejm warszawski następował, pisał król przez księdza piekarskiego, żeby się wojewoda zemknął z ludźmi ku granicy polskiej, co gdy uczynić intendit. I już się ruszył z podlepla, aż na trzecim zdami się noclegu przychodzi do niego od cara posłannik taką denuntiando intencją, że chce posłać na Sejm posłów swoich względem traktatów intergentes, tylko że się ich boi wysłać za granicę, żeby ich jaka nie potkała konfuzyja od wojska w nieposłuszeństwie ad prezens zostającego. Prosi wojewody, żeby przystawa swego posłał za granicę, który by ich prowadził aż do boku króla jegomości. Wojewoda tedy po mnie posyła i mówi, panie bracie, pisał król jegomość do mnie i w pierwszych, i w powtórnych listach, żebym tu właśnie wyświadczył wdzięczność, w czym i ja sam postrzegam się, że za taki uczynek należy wszelaka rekompensa. O czym bardziej by należało pomyśleć królowi jego mości, bo ja tej rekompensy uczynić nie mogę co król. Starostwa nie dam ani tenuty, bo to nie w mojej dyspozycji jej, ale jednak czym mogę zawdzięczyć proposse meo, tego nie zaniedbam. Teraz tedy na prędce, co może być z honorem i z jakimkolwiek pożytkiem, nie wymawiaj się waść. Przysłał do mnie car jego mość, żebym posłał przystawa swego za granicę posłom jego na sejm idącym. Życzę tedy, abyś się waść tego podjął, ale trzeba do Wiaźmi jechać. Odpowiem, mój dobrodzieju. Wielce miłościwego mości pana jest wokacja rozkazać, mnie jest wypełnić każde wielce miłościwego mości pana, jako szafarza krwie mojej rozkazanie. Nie tylko do Wiaźmi, ale i do Astrachanu gotów jechać za ordynansem wielce miłościwego mości pana i dobrodzieja. Dalsza droga za Bałtyckie Morze, a po staremu i stamtąd wróciłem się z łaski Bożej zdrowo za szczęśliwą wielce miłościwego mości pana dyrekcją. Rzecze. Dobrze. Dam waści semenów kilkadziesiąt. każę napisać ekspedycyją. Jedźże waść z Panem Bogiem jutro jako najraniej. Zawoławszy piwnickiego, kazał mu ekspedycyją pisać. Poszedłem ja do czeladzi i mówię: karmić konie dobrze, bo jutro pójdą w drogę niedaleko, tylko do Moskwy. Aż rzecze czeladnik: to ci już po chwili pojedziemy i do Rzymu. Rzekę, cóż czynić, kiedy starszych taka wola. Bądźcie gotowi. Sporządzamy się tedy, aż bierzy Wilkowski pokojowy. Jegomość pan Wojewoda prosi: przyjdę, aż on mówi: Panie bracie. Miałem tu wielkie modlitwy o tę funkcję. Byli tu u mnie pan Żerosławski i pan Niegoszowski, prosząc mnie o to, żebym ich tam posłał. Przyczyniał się za nimi pan Niezabitowski. Nie zdało mi się irytować starych żołnierzów, ale powiedział, żem to już deklarował panu Paskowi i nie godzi mi się słowa odmieniać, bo i król za nim do mnie już dwa razy pisał, żeby go tu honorować za jego poczciwość. Ale jeżeli tego dobrowolnie ustąpi, permelicet. Odpowiedziałem, że ja wolą Wasz Mości Pana Dobrodzieja pełnić gotów, której trzymając się, nie zda mi się dać sobie w tym palmam preciperę. Mogę też i ja tak piastować honor wielce miłościwego Mości Pana Dobrodzieja, jako i najstarszy żołnierz. Rzeczę dobrze. Posłał do Piwnickiego, żeby jako najprędzej ekspedycyją podał do podpisu, a ja poszedłem do koni. Tam zastałem owych katanów. Nóż ze mną w traktat, żebym tego ustąpił targiem. Tedy daje mi żerosławski sto bitych talerów. Pozwoliłem. Poszli owi po pieniądze. Ja myślę sobie, że to i droga daleka, i trudna musi być funkcja. Nie wiadomo mi jest, co też to może uczynić za pożytek, a tu dobra kaczka, nie brodząc, wziąć sto talerów za nic. Znowu myślę, że to coś ma być niezłego, kiedy się tego tak bardzo napierają i dokupują. Idę do Piwnickiego i powiadam mu to. Aż Piwnicki. A cóż to, waść żartujesz? Gdy to ta funkcja tysiącami pachnie i z wielką sławą. Nie czyń waszyć tego, bo i wojewodzie będzie niemiło, kiedy waść jego pogardzisz promocyją. Ja też prosiwszy Piwnickiego, żeby co prędzej skończył, a zaniósł do podpisu, schowałem się im. Przyszli z pieniądzmi, pytają, gdzie pan... Nie wiem, poszedł z jakiemś kapitanem. Szukają mnie po chorągwiach, nie masz. Wieczorem przyjdę do Piwnickiego. Powiada, że już popodpisował wojewoda i ma to tam u siebie. Ale tam znowu byli u wojewody konkurenci i pan Tetwin i niezabitowski za nimi przyczyniał się. Ale wojewoda powiedział, że już oddał waści ekspedycyjom, podpisawszy: Idę do wojewody, a posłałem przodem chłopca, jeżeli ich tam nie masz, żeby mię już nie turbowali. W Nidę, a on już tylko w kaftaniku. Spytał, kto to tam. Widziane mu rzeczy. A gdzież waść bywasz? Posyłałem tam do Waści, a nie zastano. I powieda toż co i Piwnicki. A wtem oddał mi owe papiery. Jeden list przejeździ za granicę, kiedym do posłów jechał, drugi pod tąż datą oddał mi, żebym ten pokazował, wyprowadziwszy już posłów interwiscera regni, a tamten, który należał za granicę, żebym schował które oba dwa mam i dotąd. Jest tedy pierwszy w ten sens. Stefan na Czarncy i Tykocinie Czarniecki, wojewoda ziem ruskich, generał wojska jego królewskiej mości, Piotrkowski-Kowelski, ratyński starosta. Wiadomo czynię, komu by to wiedzieć należało, mianowicie ich mościom stanu rycerskiego, któregokolwiek narodu i jakiejkolwiek preeminencyjej i godności albo urzędu będącym, miłościwym mości panom i braci zaleciwszy usługi moje. Tudzież w miastach, miasteczkach, burmistrzom, wójtom, rajcom i wszystkiemu pospólstwu, iż akomodując się desiderii z cara jego mości, posyłam obwiam do króla jego mości i Rzeczypospolitej, wyprawionym posłannikom konwój i przystawa, towarzysza wojska regimentu mego pana Paska, który gdziekolwiek z pomienionymi cara jego mości potka się posłannikami, owych jako najprościejszym traktem do wojska mego regimentu przyprowadzić ma, skąd albo tenże konfirmowany, albo inszy przystaw do samego miejsca przydany im będzie. Aby tedy jako ci niebronne mieli sobie pożywienie, tak dla posłanników, granice przeszedszy, sub Pedytowane według zwyczaju podwody, sama wyciąga Rzeczypospolitej potrzeba i ja moje ad do instancyją. Skrypt ten własnej ręki podpisem i pieczęci przyciśnieniem stwierdzam. Datum w Kojdanowie, Die prima februari anno 1662. Stefan Czarniecki, Wojewoda Ruski. Ten list za powróceniem nazad za granicę z posłami zaraz mi kazał schować, a pokazować ten inszy, który niżej subjungam, a to dlatego, że chodziło o urazę hetmanów i narodu litewskiego, których to jest muneris delegę posłów moskiewskich przyjmować i prowadzić aż do narwie, a od narwie dopiero ich koronny przystaw powinien odbierać. Tak wtedy rzeczy akomodował, żeby to znaczyło się, że ich przyjmował nie z umysłu, ale z trafunku, potkawszy się z nimi w drodze. Pisze tedy drugi list w ten sens. Stefan na Czarncej i Tykocinie Czarniecki, wojewoda ziem ruskich, generał wojska jego królewskiej mości, Piotrkowski-Kowelski, ratyński starosta. Wiadomo czynię, komu by to wiedzieć należało? Ich mościom mianowicie stanu rycerskiego, jakiejkolwiek jej i godności albo urzędu, będącym wielce miłościwym mości panom i braci zaleciwszy usługi moje, tudzież w miastach, w miasteczkach burmistrzom, wójtom, rajcom i wszystkiemu pospólstwu? Iż gdy posłannikowie carscy, ofanasy Iwanowicz Nestorow i Iwan Polikarpowicz diak jadą wyprawieni do Jego Królewskiej mości w pilnych potrzebach i sprawach, aby się tym prędzej w swojej pośpieszali drodze, przydałem konwój i przystawa towarzysza Wojskowego Pana Paska. Aby tedy jako ci mieli niebronne sobie pożywienie, tak dla tych posłanników podwody, sama wyciąga rzeczy pospolitej potrzeba i ja moje ad do instancyją. Skrypt ten własnej ręki podpisem i pieczęci przyciśnieniem stwierdzam. Datum w Kojdanowie, die duodecimus februari 1662 anno. Stefan Czarniecki, wojewoda ruski. Żeby jednak i Hetmanowi należytą uczynił ceremonię, daje mi list do niego. W którym to pisze, że na trakcie tych posłów potkał i przystawa przydał, a inszego ze szkłowa nazad odprawił. Który przystaw nie był i oni w szkłowie nie byli, byle to tylko ceremonią zachować. A informował mię, żeby mu listu tego nie oddawać, choćbym tu o nim dopytał się w której głęboko w litwie majętności, albo w lachowicach, albo gdzie ale tam, gdzie blisko narwie w którejkolwiek jego majątności oddać list pod starościemu lubo ekonomowi, byle go tylko kiedyśkolwiek doszedł. Który list spisany jest w ten sens. Jaśnie wielmożny mości panie wojewodo Wileński, mój wielce mości panie i bracie. W miejskim trakcie z posłannikiem carskim do jego królewskiej mości wyprawionym, ofanasem Iwanowiczem Nestorowem zjechawszy się, Konwój z Szkłowa przydany i przystawa nazad ekspedyjowałem. A żeby tym prędzej do Jego królewskiej mości pośpieszył z Uryżka, regimentu mojego przydałem mu towarzysza Pana Paska, przez którego to moje wielce miłościwemu mości Panu prezentuje odezwanie, nie chcąc w tym desse, co funkcji jej hetmańskiej et autoritati wielce miłościwego mości Pana de Betur. Abym nie miał oznajmić, gdyż każdego posłannika interkonfinia Rzeczypospolitej wchodzącego przechód koncernit notitiam wielce miłościwego mości Pana. Jeżeli tedy destynowany ode mnie żołnierz ad prefiksum samej jego królewskiej mości, osoby lokum temu posłannikowi ma assistere albo do wielce miłościwego mości Pana będzie mu przydany przystaw, subsid samego wielce miłościwego mości Pana woli. Białoruskie kraje i granice in contiguitate z nieprzyjacielem zostawające, że są od wojsk wielkiego księstwa litewskiego opuszczone, incumbit, abyś wielce miłościwy mości pan raczył konsulere, jakoby w nich, gdy się już mocnić począł, nieprzyjaciel cum suanon seviat hostilitate. Ja z infanterią w polu, bez kawalery jej nic począć nie mogąc. Od tej, którą serio promoveram in hosticum supersedować musiałem imprezy, lubo arma jego królewskiej mości in hostico ostentare życzyłem, kiedy o mnie zostałem destitutus sukursu w ochoczej mojej prorepublika repubblica Totedy To tedy doniósłszy samego siebie z moją usługą wielce miłościwego mości pana, na ten czas oddaję łasce. W Kojdanowie, wielce miłościwego mości pana, cale życzliwy brat i sługa powolny, Stefan Czarniecki, wojewoda ruski. List tedy do Hetmana pisany, tak mi się zdarzyło, że samemu oddawał Hetmanowi, ale już blisko Narwie, czy sześć, czy siedem tylko mil. Wdzięcznie to przyjął, na list odpisał, mnie traktował, o czym będzie niżej. O ten zaś list, co od Czarnieckiego prosiłem, żeby mi go kazał oddać, powiadając, że te i podobne okazyje chowam sobie, aby Maneant Posteritati pro testimonii z me, zaraz kazał zawołać pisarza i list mi oddał, spytawszy, to właśnie i ten ode mnie respons schowasz? Odpowiedziałem: Pewnie tak. Potem mam zwyczaj, żeby synkowie widzieli, jeżeli mi ich Pan Bóg obiecał, żem florem etatis nie na próżnowaniu stracił i w tych bywałem, jako szlachcicowi należy okazyjach. O czym niżej? Teraz wracam się do tego terminu, od którego przez tych listów w essentiam odstąpiłem. Skoro mi już wojewoda oddał papiery, rzeczy, Jużem ja waści ludzi czterdziestu dobrych naznaczył. Jedź waść jako najraniej, a nie daj się waść ujmować błazeństwem, bo waść przy tej funkcji jej możesz więcej wziąć, niżelibyś był wziął w związku. A sława sama za co stoi? A król co rzecze, kiedy mu waść będziesz często stał na oczach? Musi sobie przypominać, co waści winien za wdzięczność. I ja też kołatać nie zaniedbam, jak da Pan Bóg, przyjadę do Warszawy. A teraz idź waść spać, a napij się waść w przód. Co waść wolisz? Petercyment czy miód dobry? Powiedziałem, że wolę miód, bo on wiedział, że dobry bardzo miał. Rzecze on, dobrze. I ja też miód piję, bo mi się bardzo udał. Pił tedy do mnie, wypiłem. Drugi kuszyk, wypiłem i ten. Informuję mię tedy. Tak postępuj, rzecze: że i trzeci na owę kuklę koldyńską, bo mi ją zawsze przypominał. Powiadam tedy mu dobrą noc. Rzecze: Nie jedliście, panie bracie. Powiecie, że jeście przyszli? Powiem, będę jadł u siebie. Poszedłem, a siedzi u mnie, talerów, worek leży przed nim. Obaczywszy go, uczyniłem się pijanym, lubą ci był i trochę podpił, bo wypił trzy kuszyki srebrne, a było w jednym więcej niż kwarta, miód zaś smaczny. Pocznie do mnie mówić w tej materii, a ja mówię, radem ci. On mówi, że według słowa przyszedłem z pieniądzmi, a ja mówię, nalej. On mówi, każ waść odliczyć pieniądze, a ja mówię, dobre zdrowie. Skosztuje miodu. Skąd to miód? Powiem, z beczki. Rzecze, a wojewodzin to miód? Powiem, mój, a twój, co go pijemy? Spyta, już waść odebrał ekspedycyją? Ja mówię, proszę za nią, dawaj jeść. Widzi, że sprawy ze mną nie dojdzie. Rzecze, to to już podobno demane concilium. Nóż pić. Upił się tak owym garcem miodu, że tylko na ramionach czeladzi wisiał, idąc ode mnie Jam też sobie folgował, a on też się temu nie przeciwił, sądząc mię być bardzo pijanym Na zajutrz wstałem ranusieńko, konie podkulbaczono Pojechałem do wojewody, dopieroć informował mię lepiej Semenowie też przyjechali Przykazuję im, żeby mię słuchali, żeby się trzeźwo chowali, a nie robili hałasów. Jużem tedy pożegnał wsiadłem na konia a Jerosławski leci zadyszał się nóż koło mnie mi tego, rzekłeś słowo bierz tobitych. rzekę mój panie bracie nie czyń rzemię waść błaznem już ci z konia siadać nie będę Rzecze, dam się pociągnąć ba choćbyś się waść kazał nie tylko ciągnąć ale i na dwoje rozerwać to z tego nic nie będzie pojechałem tedy traktem na smołowicze Posłów nie zastałem dano mi tedy stancję piękną u Moskala dostatniego gospodarz sam tylko sporządza, wija się gospodyniej nie obaczysz jeść gotują prowiantów dano dosyć i od ryb i od miąs mieszkałem tam cztery dni póko posłowie nie nadjechali a gospodyniej nie widziałem bo tam oni żony tak chowają że jej słońce nie dojdzie wielką niewolą cierpią żony i ustawiczne więzienie Przyjechali tedy porządkiem dobrym, pięknie: Ofanasy Iwanowicz Nestorow, wielki stolnik Carski, człowiek familii jej starynnej moskiewskiej, drugi z nim, niby to sekretarius legationis, Iwan Polikarpowicz-Diak, syn tego stolnika, młody Michajło, bojarów kilkanaście i inszych drobniejszych, circiter wszystkich sześćdziesięciu, i coś oprócz wozowych ludzi, wozów samych z leguminą i towarami czterdzieści. Powitaliśmy się tedy z wielką wdzięcznością. Nazajutrz bankiet carski miał być. Przyszedł do mnie wieczorem Michał Ofanasowicz, syn tego stolnika i drugi z nim bojarzyn z oracyją. — Car, osudar wieliki biło jej, z czornej jej rusi samoderżca i obladatel, tebester przyatela swoich oprosić zajutra na biłużynę koleno i na lebedy jechuzno. Nie wiedząc ja tej ich polityki, markotno mi było. Myślę sobie, co za moda zapraszać kogo na kolano i na dupę. A jeszcze nie wiedział, co to jest ta biługa. Jużem chciał wymówić. Niechże to chuzno sam zje. Potem zatrzymałem się. Nemo sapiens, nisi patiens. Odpowiedziałem, żem wdzięczen jest tej cara jego mości łaski, że mię do bankietu swego wzywać raczy. Ale ja, jako prosty żołnierz, nie rad się specyjałami pasem. Lubo się stawię, ale znajdę ja tam co inszego zjeść, a te specjały tak znamienite zlecam panom posłom. Tłumacz postrzegwszy, żem się ja na to zmarszczył, rzecze, wielce miłościwy pan, tym się nie turbuj, bo to jest zwyczaj narodu taki, że jako u waszmościów zapraszają na sztukę mięsa, choć tam będzie i jarząbek, i tak wiele zwierzyny, tak u nas na lebedyje chuzno choć będzie przy tym wiele potraw a kiedy już oboje wymienią lebedy huzno i biłużyne kolano to to znaczy walny bankiet spytałem tedy cóż to za biługa co to ma tak specjalne kolana? powiedział że to jest to ryba wielka z rzeki która ma w sobie jedno miejsce przy skrzeli tak smaku dobrego jako żadna ryba nie jest smaczna sama zaś wszystka jest tego smaku co jesiodr a że ta sztuka którą z ryby wyżynają jest okrągła i tak ją dają na stół okrągłą, dlatego ją nazwano kolanem. Pytałem i o to, czemu na chuzno zapraszają, czemu nie na głowę albo na skrzydło lub na piersi. Powiedział, że ta sztuka najsmaczniejsza jest w łabędziu. Jam na to powiedział, żeby już lepiej na całego łabędzia zapraszać, niżeli na samo chuzno. I u nas dosyć też jest smaków ku przetłustego kapłona. Przecie na kuper nie zapraszamy się, tylko generaliter na kapłona. Powiedział, że obyczaj. Byłem ci tedy na owym bankiecie, na który znowu zapraszano z takąż jak i wczoraj oracyją. Zaraz mi przyniesiono tytuły carskie, żeby się ich nauczyć i wiedzieć jak mówić. pijąc za zdrowie tak wielkiego monarchy. Bo, panie zachowaj, omylić się, albo którykolwiek tytuł przestąpić, wielki to kontempt imienia Carskiego i zaraz wszystka owa ochota za nic. Dano tedy jeść siła, ale źle i niesmaczno. Ptastwo tylko, pieczyste grunt. Kiedy pili za zdrowie carskie, to miał owe tytuły musiał wymieniać z karty, bo tego spół arkusza, a trudne bardzo i niezwyczajne. Kiedy zaś za zdrowie króla naszego, to je sam tylko stolnik umiał na pamięć, a wszyscy insi z karty czytali. Bo jak się w czym bynajmniej omylisz, to znowu wszystkie zaczynać trzeba, choćbyś już był u końca. Pili i za zdrowie Hetmanów, Wodzów i Czarnieckiego, bo bardzo byli w ten czas pokorni. Ja też chciał rekompensować ludzkość ludzkością, piłem za zdrowie dołgorukiego chowańskiego szeremeta. Oni to sobie wzięli za urazę. Nic mi, prawda, w ten czas nie mówili, ale zawziąwszy konfidencyją, wymawiali mi to, żeś to nam uczynił na afront. Jam rzekł, że tak to Hetmani, jako i nasi, których zdrowia wy nie zapomnieliście. Powiedział stolnik, że niegodnie, aby pies za zdrowie ich pił pomyje, bo ludzi potracili. Bawili się tedy w jaźmi tydzień, niżeli się wymunderowali. Potem poszliśmy tym traktem ku granicy na Dorohobusz smoleńsko Tam odprawili nazad swoje konie, a Jam się musiał starać o podwody, bo tylko cztery mile za granicę swymi końmi wozy wieźli. A ty, panie przystaw, staraj się, żeby było co zaprząc, bo taki zwyczaj. Obyłoż mi to ciężko zrazu w owym spustoszonym kraju starać się o podwody do tak wielu wozów, aleć przecie Pan Bóg dopomógł. Poszliśmy traktem mińskim na Tołoczyn, na Jabłonice, do Oczyrze, do Mikołajowszczyzny. Już tam, co dalej, to mi łacniej o podwody, ale zrazu jużem był począł żałować, żem się tej funkcji jej podjął. Cieszyli się tym bardzo Moskwa, że im to mnie zaprzystawa przydaną, mówiąc, Jakże sterchos pod Boch pobłachosławił, peredom wodził stary pas, teper bude nas wody ty młody pasek. Bo ich to stryj mój, sędzia Smoleński, zawsze wodził i komisarzem do nich bywał. Już go tam w stolicy i dzieci prawie znały i mają tam wszyscy jego dulcem rekordationem. Nawet kiedy powiedałem im o swoim nieszczęściu, że mię już był wziął Moskal w okazji jej z dołgorukim, to mówili, żebyś był miał w stolicy wszelkie poszanowanie i na jego imię i zasługi narodowi naszemu wdzięczne, pewnie wyszedłbyś był bez okupu. Ale ja rzekł, dziękuję za bedłek. Szedłem tedy zrazu Magnis i tineribus, żeby z owych pustyń wymknąć się co prędzej. Skoro przyszedłem w ludzki kraj, to mi wszystko szło ładniej, a podwody nietrudno i szukać ich nie trzeba, bo tam ludzie wiedzą swój zwyczaj. Miasta znoszą się z sobą, wiedząc o pośle idącym. To koniecznie trzeba podwody dawać, bo gdzie stanie w mieście, to mu powinni jeść dawać i pić, puty, póko nie wystawią podwód tyla, ilo ich potrzeba. To każdy starał się, żeby gości prędzej zbyć. Zajeżdżali mi z miasta o kilka mil, pókom ich nie minął, nawet i z boków, choć nie na trakcie miasta, choć tam u nich nie miałem woli być. O drugich i nie słychałem, a przyjechali, godzili się, prosili, żeby ich minąć, żeby wolni byli od podwód. Ten przywiózł złotych dwieście, ten trzysta, ten sto, różni różnie według dostatku i ubóstwa też. Zastałem tedy wojewodę w Kojdanowie, lubo się ze mną tak pożegnał, że nie spodziewał się, żebym za Dniepra tak prędko powrócił, i dał mi był doskonałą, ze wszystkim informacją, et sufcientem expeditionem, położywszy w listach pośredniejszą, niżeli była ad prezens, datę z pewnych respektów. I sam też nie miał woli tak długo bawić w tym miejscu. Ale stanąwszy w dobrym miejscu, ode dnia do dnia nie chciało się stamtąd, żeby wojsko odżywił i podskrobał szpiżarni panom związkowym litewskim, gdyż taka była Mens i Hetmana litewskiego Sapiechy. Posłałem tedy przodem do wojewody, pytając, jeżeli się każe posłom sobie prezentować, czyli też minąć, o co i sami posłowie prosili, żeby się mogli widzieć z Czarnieckim. Ordynował tedy, żeby nie mijać. Tam tedy oddawali mu posłowie wizytę. Wjeżdżali na saniach leżąc w pościeli tak jako na łóżku. Bo u nich jest zwyczaj taki, że sani nie wyściełają do siedzenia tak jako u nas i nie siedzi na nich, ale leży w piernatach jako długi, jeno mu brodę widać. Także i ubożsi czynią, rozesławszy le to sobie leży a pojeżdża, byle tylko modę swoją konserwować. Po audyjęcy jej prosił ich wojewoda na obozowy obiad. Byli wtedy i popodpijali i chwalili sobie, że smaczno i dobrze jedli. Aż ja mówię, to widzicie, że to mój hetman nie zapraszał was na dupę, jako wy mnie, a przecie mieliście się dobrze i chwaliliście sobie. Aż ten Polikarpowicz odpowie: kakże ster, w worona kakaka, u was prochajut na kura. Ukura kura budę chuzno, u nas su, prochajut na chuzno, prichuzni budę su, chołowa. Gorzałczysko u nich im bardziej śmierdzi, tym w większej jest cenie. Owa prostucha brzydka, co jej źle i powąchać, nie tylko pić, a pije to on z takim gustem, jako największy specyjał, jeszcze sobie smakując i pomlaskiwając, słażno, że su, winko, hossudarskie. Mają tam przy stolicy miasto jedno, w którym sami tylko mieszkają Anglikowie. To oni, jako ludzie polityczni, mają wszelkie likwory dobre. Gdy tedy Moskwa w poselstwie jadą, to u nich nabiorą tych trunków, ale ich sami nie piją, tylko nimi inszych częstują, jako to wódek różnych, petercymentu, który oni zowią romanią i inszych win. Tak i ten pan Stolnik czynił Zawsze sobie z inszej flaszki nalewał wódki, a mnie z innej. Rozumiałem ja zrazu, że on pije lepszą, nie mówiłem nic, myślałem tylko o jaka to grubianitas. Aż skoro też już do konfidencji jej przyszli, jednego czasu nalał sobie i wypił, bierze z pośrodka inszą flaszkę i nalewa dla mnie. A ja tymczasem porwałem owe, co on z niej sam pił. On skoczy do mnie, chce mi wydzierać, a ja też tymczasem nachylę do gęby, aż owa śmierdząca, brzydka. Dopiero mówię rozumiałem ci, że sam lepszą pijesz, ale teraz mam cię za polityka, kiedy mi lepszej, niżeli sobie nalewasz wstydził się bardzo, że go w tym poszlakowano, ale też już od tego czasu nie wystrzegał się lubo się przedtem wstydził, że tak złą pił, lada kiedy już to zawołał na chłopca, Mitiuszka, dawaj, że suwinka os to łyk czarką inszą to się pomusnął po piersiach, także ster słażno a tam przysmak taki, żeby koza wrzeszczała, gdyby jej gwałtem wlał. Potem, tedy jakośmy się z wojskiem rozeszli, szedłem hetmańskimi majątnościami. Ale mając to i niunktum od wojewody, żeby się w nich nic nie uprzykrzać, wszędzie opowiedziałem się tylko administratorom, że czynię ten respekt, że mijam. To po staremu przysłano trunków, zwierzyn, etc. Przyszedłem do Chorodyszcza, potem do Nowogródka. Przychodząc, markotno mi było, że to do mnie nie wysłali mieszczanie, wiedząc o posłach, a dalsze za nimi miasta wysyłali wcześniej i onych przejeżdżając z sobą inwitowali. Którzy powiedzieli, że nie może nikt dwiema panom służyć, mamy też teraz swoich panów, którym się wysługujemy. A stał tam Litwy pułk. Posłałem tedy do nich przodem, żeby tedy było koni półtorasta do wozów poselskich i prowiant. Powiedzieli, że z tego nic nie będzie, bo my tu mamy kogo prowiantować I po staremu nie wysłali nikogo Nie tuszyli, bo żebym się odważył natrzeć na miasto, gdzie stoi kupa konfederatów Ja jednak rzekę do posłów Panowie, każcież przy mnie stanąć i swoim ludziom Bo to tu chodzi o kontempt i mego króla i waszego cara Jeżeli by tu nas niewdzięcznością nakarmiono Posłowie, tedy bardzo dobrze nie tylko tedy ludziom kazali, ale i sami powsiadali na konie. Zordynowałem ich tedy tak: semenów czterdziestu i moja czelać w przód Strzelców moskiewskich, co od wozów piętnastu. Po obydwu skrzydłach piechota z długą strzelbą, a Moskwa konna dopiero za nami. Sam jechałem przed tymi wszystkimi, a strzelcy piechotni blisko mnie. Było nas przecie sto koni z okładą. Wchodzą w miasto, nie masz żadnej przeszkody. Jużem w pół ulica aż dopiero bierze dwóch towarzystwa, a czeladzi z kilkadziesiąt z bandeletami. Stanęli tedy, nie rzekli nic. My też ich pominęli. A potem za nimi przybywa po trzech, po czterech ze strzelbą. Oni czapki pozdejmowali i my też. Stoją oni rozumiejąc, że to ja tylko przechodzę przez miasto. Aż dopiero upodobawszy sobie miejsce, gdzie widzę domy budowne i porządne, stanąłem i pokazuję posłowi Mości, panowie, tu gospoda wasz mościów. A sam po tej ręce stanąłem od rynku. Oni, obaczywszy, że z koni zsiadamy, chorzo pośpieszywszy, przypadli. A waść to następujesz na nasze kwatery? Ja odpowiadam, a waść następujecie na powagę majestatów dwóch monarchów, polskiego i moskiewskiego, kiedy kontra inragentium zabraniacie mieszczanom czynić dosyć prawu i zwyczajowi. Mówi, a tu cała chorągiew stoi w tej ulicy i to gospody są towarzyskie, gdzie waść stawacie? Pytam go znowu, jeżeli to ludzie pod tą chorągwią? Powieda, pewnie, że ludzie. Ja rzekę. Choćby też byli i diabli, to się ja ich nie boję. A w ostatku zaniechajcie mnie, bo ja z wami sprawy nie mam, tylko z miastem królewskim, któremu w tym przysłużycie się, że burmistrzom szyje pospadają za ten kontempt i nieposłuszeństwo królowi panu. Już się ich naschodziło z trzystu albo więcej. A nie będziesz tu stał? Odpowiem. Już stoję. Nie osiedzisz się tu. Rzekę, pewnie się tu zasiadać nie myślę, bo mam pilną drogę, ale też bądźcie pewni, że stąd nie pójdę, póko mi się za dosyć nie stanie, a krótko mówiąc, idźcie sobie, bo każe cynglów ruszyć. A Semenowie i Moskwa muszkiety trzymają jak na widełkach i mówię, rekolliguj się jeno, jeżeli nie masz tego rozumu, albo każ się komu nauczyć, co to jest za powaga, którą na sobie każdy poseł nosi, że to jest publika persona, że to dwóch majestatów i dwóch monarchii i preeminencje w swojej reprezentuje osobie. Tego, do kogo idzie, i tego, od kogo idzie. Tak ci dopiero nagadawszy się poszli. A tu wyganiaj konie. Powyganiano na ulicę, swoje powprowadzono Wozy nadeszły, stanęliśmy Aż tu jaki taki idzie Łap za kulbaki, za rządziki Za strzelbę kołków Posłałem do burmistrza Jeżeli nie brał mieczem po szyjej To go pewnie i nie minie I mandat najdalej tygodnia będzie miał Z całym miastem, jeżeli mi nie będzie Wygoda i z końmi, także i podwody. Aż tu idą burmistrze Nie wyszło pół godziny Kłaniają się Pytam się, przy którym prezydencyja Skaże jeden. Ów sam jest. Kiedy go wytnę obuchem, padł. Kazałem go związać i wziąć pod wartę. A toż ty pojedziesz ze mną do Warszawy, a wy idźcie, starajcie się, żeby mi była wygoda i na jutro pod wody, bo ja stąd nie wynidę, póko tego nie będzie. Aż tu Moskwa. Oj, mileńki, że suprystaw umieje korolowskie i carsko jest drżaty wieliszectwo. Potem zaś idzie poruczników dwóch. Dopiero podgadawszy sobie mówią – już, że się waść, nie turbuj, my każemy miastu, żeby dali prowiant, ale podwody nie mogą być stąd. Et interim zaraz kazałem przy nich zawołać podwodników, którzy dopiero dwie mile odprowadzili wozy i mówię mu – no, dziadki, za to, że prawu i zwyczajowi dosyć czyniąc, nie wyłamowaliście się z powinności – i owszem poszliście ochotnie, dlatego respektując, żeście z ubogiego miasta, czynię wam w tym folgę, że was niedaleko ciągnę. Ale przyszedłszy tu do wielkiego miasta, już tu znajdę w potrzebach moich wygodę, a was wolnej mi czynię Powracajcie sobie z Panem Bogiem do domów. Skoczą do nóg podwodnicy, poczną dziękować, a wtem do koni. Lecą tu mieszczanie, dowiedziawszy się, proszą, zmiłuj się, zgodziemy się na pieniądze, a tych pociągnij dalej. Dają dwieście, dają trzysta, nic. Dają w ostatku czterysta, a tu podwodnicy, kto tylko może konia dopaść, w nogi z miasta. Drugi i szli odbierzał. Dopiero ja rzekę, jakbym nie wiedział, że ich już nie masz. Idź, niech się trochę zatrzymają ci podwodnicy. Powiadają, już nie masz, tylko jeden co mu koń zachorował. Dopiero mieszczanie w strach, proszą, żeby ich pogonić. Jam tego uczynić nie chciał. Proszą mnie tedy oni, porucznicy, żebym kazał burmistrza wypuścić. Deklarowałem, że go w ten czas wypuszczę, kiedy będę in toto satisfactus i w prowiancie i w podwodach. Jeżeli mi zaś w czymkolwiek nie będzie wygoda, pewnie pojedzie ze mną do Warszawy, wziąwszy manele na nogi. Dają oni rację. Ja też daję. Mówią, że tu podwód tak wiele nie może być, a ja mówię, że trzeba, aby były i muszą być. Powiadają sposób, żeby posłać do pobliższych miast, aby się też do tego przyłożyli Ja mówię kwot peto dakai, non peto consilium. Rozgniewali się Ej, toś właśnie użyty Ja też mówię, ej, toś właśnie zbyty Poszli, zakazali, żeby się mieszczanie nie ważyli nic dawać tak prowiantów, jako i podwód Przyszedł samarz i powiedział to oraz też i to, że chcą wielce miłościwego mości pana wygnać z miasta, biorąc ten kłopot na siebie. Czy to jego była życzliwość, czy to mię też tak próbując, kazali powiedzieć. Nie konfunduję się ja tym. Kazałem owe ulice wozami zatarasować tak jak szeroka wóz pole woza i od rynku i od przyjazdu, że już i konny przejechać nie mógł. O prowiant nie proszę, bo w ulicy stoję najdostatniejszej. Musi tu wszystko być. Interim wołaj kowala, których kilka była w tej ulicy. Kazałem burmistrzowi włożyć dwoje kajdan na nogi. Semenowie w paradzie stoją. Moskwa wszyscy armatno. Bez ruśnice długiej żaden nie stąpi. Niechże mię teraz wyganiają. Piwa jest dostatek po gospodach. Szynkują dobrze moi ludzie. Mówię gospodarzowi: jest tu miód gdzie blisko? On dla swojej folgi, żeby mu piwa mniej wyszło. Jest mości panie, tylko proszę, żeby mię nie wydawać tam, a tam. Stało tam bojarów sześć w tamtej gospodzie. Kazałem, żeby sobie uprosili ci chogarniec miodu za pieniądze. Tak się stało. Wypiwszy ten, po drugi do piwnicy poszła szynkarka, a moich też kilka za nią. Dali znać, że jest miodu sześć beczek. Kazałem zabrać. Pi, popodpijawszy, dawaj ognia na ulicach. Takieśmy całą noc przegałdowali. Nazajutrz zaraz do gumien, które były za naszymi stajniami. Nawieziono zbóż w snopach, sian, co potrzeba. Kiedy widzą, że to nie ustraszą, widzą, że o nic nie proszę, mam wszystkiego dosyć, wieprzów karmnych nabito, kur, gęsi, aż znowu idą wczorajsi porucznicy i kilka towarzystwa z nimi, między którymi mój znajomy pan Tryzna. Nóż w targ, że tu mieszczanie chcą przyjść, ale się boją prosimy za nimi. Ja odpowiem, że samiście ich na tę hardość wsadzili, teraz znowu za nimi prosicie. Niech to tłumaczy, kto rozum ma. Ja, lichy człowiek, jako wczorajszy tuman o wyganianiu zrozumiałem, tak i teraz ich okoliczności penetruję po trosze. Jaką wtedy wczoraj powiedział, toż mówię i teraz. Ja z miastem mam sprawę, nie z żołnierzami. Ten dysgust uczynić chcecie nie mnie, ale dwiema monarchom. A pan Bóg wie, jeżeli jeno nie sobie, bo ja się tu wam wygnać nie dam. Takiej bądźcie nadzieje. Choćby miał paść jeden na drugim, a nie wyjadę, póko mi się nie stanie za dosyć. A jeśli mi będzie ciężko, nie masz sta mil od Kojdanowa, a już też podobno i bliżej musiało się wojsko przymknąć, obaczę, komu tu będzie ciasno. A wtem mieszczanie przyszli. Żona też owego burmistrza okowanego już tu była od poranku, przyszedłszy z dziećmi, z wódkami i z trzecim płaczem. Dopieroż traktować obiecują koni czterdzieści. Nie może być, i sześćdziesiąt nie może. Musieli tedy dać sto trzydzieści koni, i to ich aż u żołnierzów najmowali, czego im nie dostawało. Że tedy nie wygotowali się, a już był wieczór blisko, nie ruszyłem się ku nocy. Nóż pić, czyniąc to na złość owym hardym ludziom, bo ta fantazja ze mną się już urodziła, że zawsze durum kontra durum, choćby się nadsadzić, dobrocią zaś tak zażyje, jako chce, choćby z swoją szkodą. Tak tedy Bonis Modis dla owych żołnierzy jej już na ten czas pokorniejszej, nie tak, jako wczora, a osobliwie dla tryzny towarzysza, bo to był znajomek mój i człowiek bardzo grzeczny. A do tego, że krewny kazałem burmistrza z owych manelów rozstroić, powiedziawszy mu Znaj, że na drugi raz, jako sobie postąpić w podobnych okazjach, że cię to i żołnierz, co u ciebie stoi, nie zastąpi w tym terminie. A choćby zasłonił, naprostaka przystawa trafiwszy, to by tej zasłony było na czas, a potem by się na tobie wolno zemścić, bo dłużej klasztora niżeli przeora. Podpijaliśmy tedy litwy się naszło ów pantryzna, kogo rozumiał, z swoich konwokował, że przyszło, rozochociwszy się i baranie flaki rozdrażnić. Poseł wesół, Romaniej z wozów kazał dawać, w wprzód popodpijawszy miodem. Ja mnie mieszał, ale Litwa pomieszawszy, jeden pozbył pasa, czapki, szable, pieniędzy z mieszkiem. Nazajutrz rano sprowadzono konie do podwód. Nasze też konie wytchnęły i podkarmiły się dosyć dobrze, bo i z folwarków zrazu nabrano co potrzeba, i potem owsów naniesiono. Kazałem się gotować do ruszenia. Przyszli tedy owi wczorajsi panowie deboszanci, jaki taki do siebie prosi. Pułkownik przysłał, aby mu ten honor dać, aby na godzinę. A ja, jak obiecałem się był tryznie i mówię do niego Panie bracie, mam libytnością moją u ciebie, u inszych podpadać cenzuram grubianitatis. Tak mówiąc, już i u ciebie muszę nie być. Prosił bardzo o słowo Nie chciałem i nie byłem Na odjezdnym jednak znowuśmy potrosze ponapijali do Twej fantazji Dotrzymanie wymawiali I swoje konfuzyją wymawiali Mówiąc, że to było jednakowo Dać skacząc, jako i płacząc Hartów mi przy tym nadali A potem się rozjechali Ruszyłem się tedy ku mostom Za miasto wyjechawszy wróciłem Czeladnika do burmistrza Opowiadając, żeby suplement dostateczny posyłali swoim podwodnikom, gdyż nie odprawią ich aż z Warszawy, albo najmniej od narwie. Skręcili się, a osobliwie żołnierze, co im ponajmowali koni swoich. We trzech milach dognali mię dwaj mieszczanie, nóż w prośby. Nie uczynię, jako wy ze mną, tak ja z wami na noclegu, nie może być. Biegać oni, gdzie stał marszałek związkowy żeromski, starosta Opeski i Czeczerski, człowiek to był grzeczny, poważny, urody bardzo pięknej, wzrostu średniego, młody w lat nie doszło czterdziestu, broda do pasa, Czarnusieńka, do poważnego, bardziej podobien senatora niż do żołnierza, żeby im w tym dał radę i pomoc. Odpowiedział im. Pomocy wam nie mogę dać, bo to nie z zmyszą igrać. Wiem, że tam ludzie z dobrą fantazją. Nie byłoby to bez rozlania krwie, a gdyby do tego przyszło, jest to sprawa garłowa. Ale radę wam daję taką jeżeli macie dobry worek, biegajcież. Ten będzie między wami mediatorem. Powiedzieli, że mamy złotych sto. Odpowiedział, że na to tam i nie wejrzą. Przybierzeli owi w prośbę, w targ. Stanęło na złotych sześciuset, ale ich nie mieli. Dają mi kartę, że do Warszawy odwiozą. Nie może być. Cóż z tym czynić? Mnie nic do tego. Tymczasem do mnie marszałek przysyła towarzysza, inwitując mię do siebie i z posłami. O mieszczanach najmniejszej w liście nie czyni wzmianki, tylko był w ten sens pisany: Mnie wielce miłościwy panie pasek, mój mości panie i przyjacielu. Gdybym wcześniej odebrał o tym wiadomość, że wielce miłościwy mości Pan Posłannika Cara Jego mości do Jego Królewskiej mości prowadzić raczysz, dawniej bym w tej uczynności wielce miłościwego mości Pana afektował, abym się z onem widzieć mógł i legacją, z którą się do mnie sam odzywa, że ma in komisji z Cara Jego mości wysłuchał. Ale że mię dopiero wiadomość zaszła o posłanniku i o więźniach oswobodzonych, których przyprowadził, wielce miłościwego mości pana upraszam, aby w tym żadnej od wielce miłościwego pana nie uznawał prepedycji jej, ponieważ się ze mną widzieć chce i sam sobie tego wielce życzy. Bo niech to inszy w tym oswobodzeniu więźniów, którzy są na zamian wydani, pracował, tylko przy osobliwej dyrekcji jej boskiej moja vigilantia, Że wtedy mój w tym i wojska całego interes zachodzi, i Teratis, wielce miłościwego pana upraszam, abyś temu posłannikowi Liberum do mnie pozwolił Aditum do Wołkowyska, w czym uprosiłem towarzysza wojskowego, jego mości pana Żydowicza który go do mnie, do Wołkowyska, doprowadzić ma. Zatem zostają wielce miłościwego mości pana życzliwy brat i sługa powolny Kazimierz Chwalibog-Żeromski, marszałek wojsk jego królewskiej mości, wielkiego księstwa lidewskiego. Intytulację zaś listu dano taką. Memu wielce miłościwemu panu i przyjacielowi, jego mości panu Janowi Paskowi, towarzyszowi chorągwie kozackiej, Jaśnie wielmożnego Jego Mości pana wojewody ziem ruskich. Że mi tedy pisze mój mości panie i przyjacielu i znowu podpisując się pisze wielce miłościwego mości pana życzliwy brat i sługa powolny. Znowu na wierzchu intytulacja. Mnie wielce miłościwemu panu i przyjacielowi ta wariacyja, że się to czyni raz bratem, drugi raz przyjacielem, zaraz mi się to nie podobała i dlatego odpisuję w ten sens. A ów od niego mam list i do tego czasu. Wielmożny Mości Panie Marszałku Wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego, Mój Mości Panie i bracie. Spojrzawszy na intytulację listu od Wielce Miłościwego Mości Pana do mnie ordynowanego, bardzo skonfundowało mię to, uważywszy, że mnie godzien być Wielce Miłościwego Mości Pana bratem, tylko przyjacielem. Aleć znowu pocieszyłem się trochę, przeczytawszy intus samego wielce miłościwego mości Pana ręki charakter, że się bratem pisać raczysz. Z tej na tytule responsu mego non peto vindictam subponendo, że do jej wielce miłościwego mości pana non regulatur ten error ale do osoby pana manualisty, który tak sądzę, że musi być człowiek bardzo stary, kiedy zasiągł pamięcią, Hank ideam pisania listów i dotąd ją konserwuje, która w ten czas się jeszcze praktykowała, kiedy i senatorom pisano łaskawy panie. Albo jeżeli też jego mość człowiek jest młody, to może być, że przedtem służył komuś za szypra, pieńkę, klepkę, i Wańczos do Rygi woził I zamyślił się o tym przy ekspedycji jej listu tego Rozumiejąc, że do kupca pisze I z nim de ante koresponduje Za króla Olbrachta ta moda bywała Lecz za Kazimierza już dawno zwietrzała To namieniwszy ex occasione Jego mości pana manualisty Ad essentiam listu wielce miłościwego Mości pana przystępuje Gdybym był trochę wcześniej od wielce miłościwego mości pana rekwizitus, wyszedłszy z Kojdanowa, pewnie bym był wyprostował trakt i samego wielce miłościwego mości pana nie turbując, bo by mi było mało co z drogi albo też nic. Pana wojewody ruskiego mnie deklarował, że nie tylko bym miał usum odmieniać, ale i owszem przy tej funkcji jej konfirmuję, bo ja właściwie mam za swego, Gdyż u nas tu w Litwie są panowie paskowie i podobno też to był stryj twój chorodniczy smoleński, który ich przedtem wodził i ze mną ich dwóch zostaje tegoż tytułu, a podobno i to krewni twoi. A druga już ci to narew niedaleko, na cóż by się to przydało inszego dawać przystawa. Jakoś ich wtedy prowadził przez świat i, jako mi się dostało słyszeć, kum konserwatione swego i wodza honoru, już że ich doprowadź i do boku króla jego mości. Był mi potem rad, od obiadu nie puścił, dyskurował, pił za zdrowie pana wojewody, przypominał w przeszłym roku otrzymane wiktoryje. Spytał potem, cóż tam za towarzysz u króla jego mości był w podejrzeniu. Powiedziałem, że ja. Rzekł, dlatego też pytam, bom słyszał, że tego przezwiska, ale masz tu na całą Litwę dobre imię za Twoją fantazją jakoś tam stawał. Dopiero pił i żołnierzom kazał pić za zdrowie i tam mię z wielką wdzięcznością ekspedyjował i respons na list pana wojewody ruskiego oddał mi w ten sens. Jaśnie wielmożny mości, panie wojewodo ziem ruskich, mój wielce mości panie i bracie. Że jest w respekcie Wielce Miłościwego Mości Pana Urzędu Mego Hetmańskiego prerogatywa, sprawuje to wrodzone, jako we wszystkich innych akcjach. Wielce Miłościwego Mości Pana Judicium i Łaska, za co jako uniżenie Wielce Miłościwemu Mości Panu dziękuję. Tak oraz moje zawzięte renowo propositum, że wszelaki Wielce Miłościwego Mości Pana proceder. Tej u mnie jest obserwancy jej, że cokolwiek wielce miłościwemu Panu podoba się, mnie displicere nie może. Jego mości Pana Paska, wielce miłościwego mości Pana, tak poważnego znaku towarzysza, za przystawa przydanego, nie tylko żebym miał odmieniać, ale i owszem, w tym do wielce miłościwego mości pana akomoduje się woli, przy tej włożonej od wielce miłościwego mości pana na osobę jego konfirmuje funkcję jej i to deklaruje, że lepszego nie mogę dać przystawa, który by tak dekstre swoją i wodza swego umiał konserwować reputacją. Wiadoma mi jest jego przy prowadzeniu tych ludzi modestia, Wiadomy z ukontentowania miast i miasteczek nieuprzykrzony proceder, wiadoma oraz i należyta tam, gdzie ją pokazać trzeba, generozitas. Osobliwie teraz nowiter w wołpie z ludźmi, kontra majestatem et matrem obedientiam, wierzgającymi, co tak suppono, już samemu wielce miłościwemu mości Panu Innotuit, albo inno testet, że i wielce miłościwemu mości panu, i sobie honoris z palmam wydrzeć nie dał. Z tej racy jej dobrego ganić nie mogę i, jako pospolicie mówią, kryje Eleison poprawiać nie chcę. Co z strony osierocenia krajów białoruskich, każdy przyznać musi Justum Dolorem, wielce miłościwego mości pana, który i moje non minus pungi serce. Ale cóż z tym czynić, kiedy na taką ojczyznę przychodzi nieszczęśliwość? Ja z prywatną moją asystencją, choćbym chciał, pewnie non subsistam, przyznawam to, iż na zbyt długo et cum summo periculo, z taką małą garstką ludzi dawałeś wielce miłościwy mości pan tamtym krajom protekcją. Teraz co subsekwetur nie nasza wina, kto jest autor mali, ten Bogu red trationem. Gdyby nam przynajmniej pozwolił nieprzyjaciel Frysztu, żebyśmy zjechawszy się na Sejm mogli o tym konsulere, żeby jako najprędzej tamtym krajom obmyślić zaszczyt, to by jakokolwiek, ale wątpię. Wielce miłościwego Mości Pana z wojskiem przechodzącego przejmować będą z prośbą moją, abyś wielce miłościwy Mości Pan do domu mego na krótki czas raczył divertere, jeżeli pierwej okurrent. Wielce proszę, abym mógł cokolwiek z wielce miłościwym Mości Panem conferre in ulteriori traktu nam należytej osieroconej ojczyźnie przysługi. W czym nie powątpiewając, siebie na ten czas wielce miłościwego mości pana zwykłej zalecam łasce, jako cale życzliwy wielce miłościwego mości pana brat i powolny sługa Paweł Sapiecha, wojewoda wileński, hetman wielki wielkiego księstwa litewskiego. Tę odebrawszy ekspedycyją poszedłem ku narwi i dopiero na ostatki dni bachusowych stanąłem w berezynach. Wieś to jest, ale też nam nie trzeba było miasta, kiedy na niczym nie schodziło. Mieliśmy w wozach wszystko od trunków dobrych, miąs, zwierzyn, etc. Takieśmy sobie gałdowali przy ruskich duchach i po staremu, choć przy krótkiej znajomości i my na kuliga jeździli i kuligantów u siebie mieliśmy, że było z kim i w taniec obrócić. Wstępną środę ruszyłem się ku Narwi. Ryb posłowie mieli siła, owych sterledów bił ługów okrutne połcie. A oprócz tego i świeżych tam nie było skąpo, bo ich zewsząd zwożono. Gdziem posłał dla podwód, to przywieźli i ryb. Przyszedłszy do narwie, już dalej litewskich podwód ciągnąć było nie można, bo takie prawo, choćby były o mile dopiero wzięte. Zaraz tedy o inne trzeba się było starać. Poszedłem tedy przez Narew przeszedszy, na Bielsko, na Siemiatycze, w Drohiczynie, przez Bóg, do Liwa, aż do Warszawy. Ale jednak z ostatniego noclegu pojechałem przodem do króla, oznajmując o posłach, a pytając się o dalszą ich dyspozycję, jako ich i gdzie przyprowadzić. Obaczywszy mnie, król przyjął wdzięcznie, poznał mnie zaraz i wiedział już przez pocztę od wojewody, że ich ja prowadzę. Już wtedy król miał iść na sesyję, kiedym wszedł. Było w pokoju senatorów i posłów siła, moich znajomych i nieznajomych też. Obaczywszy mię i rzecze, A witaj, panie Konfederacie, ale mniemany. Ukłoniwszy się odpowiedziałem, już teraz ujdę takiego mniemania, kiedy jadę od Smoleńska, nie od klec. Rzecze król, ba, teraz ci to tym bardziej może kto zadać, żeś tam od Moskwy spraktykowany. Ja odpowiem, niechże zdrów zadaję, a wasza królewska mość, pan mój miłościwy, znowu mi to zapłacisz. Rośmiał się i ścisnął mię za głowę. Już tego nigdy nie będziemy rozumienia, choćby i anioł powiedał. A potem rzecze do senatorów. Muszę się trochę wrócić, możecie waść tymczasem zasiadać. Mnieka zawsze iść za sobą, poszedł do pokoju sypialnego. Dopiero mię pytał o wszystko, z jakim dziełem jadą po słowie. Powiedziałem, że chcą pokoju. Pytał potem, jeżeli mnie miał od Litwy Związkowej jakiej przeszkody w prowadzeniu. Powiedziałem też i okazyją nowogrodzką. Rzeczy król. Pisał mi też o tym pan wojewoda. Ale dziękuję za dobrą fantazyją, której widzę umiesz zażyć in adversis et prosperis cum cotiservatione naszej powagi. Potem zawoławszy podkomorzego koronnego rzeczy. rozmów, rozmówże się waść z szelingiem, gdzieby tam tych ossudarów postawić. A sam z godzinę ze mną pogadawszy, wstał i poszedł do senatu. Wyszedszy z pokoju, aż mię opadli moi rawscy i łęczyccy posłowie: A skądże to z królem taka konfidencyja? Cóż to, jakoż to? Powiedziałem: Dopiero gratulor, gratulor. Wyszedłem z izby senatorskiej, byłem u szelinga, tam jadłem z nim, posłowie też interim przyjechali na Pragę. Więc że gospody były pozastępowane, nie mogli mieć stancy jej. Wszedłem do senatu i stanąłem w oczach królowi, który, zawoławszy mnie, spytał cóż tam? Powiem, że już przyjechali, ale gospody nie mogą mieć. Kazał tedy Scypionowi ze mną, żeby kilku rugować z gospod i tam na Pradze stanąć do dalszej dyspozycji jej. I tak się stało. Nazajutrz posłano po nich karetę królewską i dali nam stancyją we dworku jednego Francuza, tameśmy stali. Mnie zaś król na każdy dzień kazał bywać u siebie dla konferencyjej i pieniędzy też na wiwendę. Nie skąpo mi było pieniędzy, bo i zdanie jej miałem, i od króla niedawno wziąłem pięćset czerwonych złotych, i Moskwę prowadząc, wziąłem siedemnaście tysięcy. A więc, że to łatwo przyszło, nie bardzo się też ich i szanowało. Napawaliśmy się często z dworskimi, jako to przy Warszawie prędko dostanie kompanii i znajomości. Mazepa już był króla przeprosił o owo szalbierstwo grodzieńskie i znowu przyjechał do dworu. Chodziliśmy bok obok jeden wedle drugiego, bo lubo to jego oskarżenie nie uczyniło mi nic złego, i owszem nawawiło mię chleba i dobrej sławy, czego i sami Związkowi zazdrościli. Drudzy też winszowali, ale przecie na niego mi mruczno bywało, a zwłaszcza podpiłemu, jak to zwyczajnie najbardziej w ten czas na oczy lezą wszystkie ofensy. Jednego czasu przyszedłem przed pokój, przed ten ostatni, gdzie król był. Zastałem go tam. Nie było tylko kilka dworskich. Przyszedłem tedy dobrze podpiły. I mówię do owego mazepy, czołem panie Assawua. On też zaraz, jako to była sztuka na puszysta, odpowie czołem, panie kapral. Z tej racy jej mię to Niemcy wartowali w grodnie. A ja niewiele myśląc, jak go wytnę pięścią w gębę, a potem odskoczę się zaraz. Porwie się on za rękojeść, ja też także. Skoczyli: Stój, stój! Król to tu za drzwiami. Żaden dworski przy nim się nie oponował. Bo go też nie bardzo nawidzieli. A że to był trochę szalbierz, a do tego kozak niedawno nobilitowany. Moją też wiedzieli słuszną do niego urazę i respektowali mnie, bo m się był już z nimi pokumał, i nie kurczyłem się też dla nich w każdym posiedzeniu. Uczynił się tedy rozruch. Wszedł tedy jeden do pokoju i mówi Mości królu, pan pasek dał w gębę mazepie. A król go też zaraz w gębę. Nie praw lada czego, kiedy cię nie pytają. Biskup się zdumiał, widząc, że to kapitale spodziewał się, że na mnie będą jakieś insultus. Przystąpiwszy się do mnie i mówi: Nie znam waści, ale dla Boga życzę uchodź waść, bo to kryminał wielki w pokoju królewskim jego dworzaninowi dać w gębę. Ja odpowiem: Wielce miłościwy mości pan nie wiesz, co mi ten zdrajca winien. Znowu biskup: Jakoszkolwiek, ale na tym miejscu nie godzi się porywać. Uchodź waść, póko jest czas, a póko się król nie dowie. Ja mówię, nie pójdę. Mazepa poszedł z pokoju ledwie nie z płaczem. Nie tak go bolało uderzenie, jako że się zanim dworst nie ujęli, jako za kolegą. Powiadam tedy biskupowi oryginem pretensionis, aż wyszedł pod komorze koronny, dając znać biskupowi, że już może wnieść do króla i idą. Pogroził mi palcem od nosa. Jam się domyślił, że to tam już wiedzą. Weszli oni do króla, a Jam też poszedł do gospody. Nazajutrz sobotni dzień był, nie poszedłem na zamek. Bałem się przecie, a zwłaszcza po potrzeźwości Insza już człowiekowi rekolekcja. Pytam się z daleka, jeśli się do króla nie doniesło. Powiadają mi, że wie król o tym, ale się nie gniewa i owszem uderzył po gębie pazia, co mu o tym powiedział, mówiąc Nasz też i tobie, kiedyś się tam nie dostało, nie powiedaj mi lada czego. W niedzielę poszedłem do Podkomorzego i pytam, jeżeli się tam królowi mogę pokazać. Powiedział mi, że król o gniewie i nie myśli i owszem mówił Nie dziwuję mu się, bo to kalumnia bardziej boli, niżeli rana. Jeszcze dobrze, że się gdzie w drodze nie potkali. Dobrze, że Mazepa tym tego zbył, niech na drugi raz wie, jako to fałszywe udawać rzeczy. Jam też poszedł, kiedy królestwo jedli. Obaczywszy mię król rzecze. Daj go Bogu, spysznieliście. Już was czwarty dzień nie widzę. Ale widzę trzeba was i z panami posłami cienko chować, to wy się będziecie często prezentowali w pokoju. Odpowiem, i tak ci miłościwy królu narzekają, choć mają dosyć ludzkości i traktamentu waszej królewskiej mości. Gdyby ich substelniej chować, nie osiedziałbym ci się tam z nimi. Potem w inszych materiach dyszkurował z różnymi. Jam już rad, że się na mnie i nie zamarszczył o owego mazepę. Stało posłów w siła. Dano w wtem wety. A był tam niedźwiadek alias informa człowiek, Cir Citer, koło lat trzynastu mający, którego w Litwie, parkany stawiając, Marcjan Ogiński żywcem osocznikom kazał do sieci nagnać i złapać z wielką strzelców szkodą, bo go niedźwiedzie srogo bronili. Osobliwie jedna wielka niedźwiedzica najbardziej broniła, znać, że to była jego matka. Te, skoro osocznicy położyli, zaraz też i chłopca złapano, który był taki właśnie, jaki powinien być człowiek, nawet u rąk i nóg nie pazury niedźwiedzie, ale człowiecze paznokcie. Ta tylko od człowieka była dyferencyja, że był wszystek długimi, tak jak niedźwiedź obrosły włosami, nawet i gęba wszystka. oczy mu się tylko świeciły, o którym różni różnie kontrowertowali, konkludując jedni, że się to musiało zawiązać ex semine viricum ursa, Drudzy zaś mówili, że to znać niedźwiedzica porwała gdzieś dziecko bardzo młode i wychowała, które że ubera suksit i dlatego też owę asumsit similitudinem animalis. Nie miało to chłopczysko ani mowy, ani obyczajów ludzkich, tylko zwierzęce. W tenże to czas podała mu królowa z gruszki łupinę, pocukrowawszy ją. Z wielką ochotą włożył do gęby. Posmakowawszy, wyplunął to na rękę i z ślinami cisnął królowej między oczy Król począł się śmiać okrutnie Królowa rzekła coś po francusku, król jeszcze bardziej w śmiech Ludowika, jako była gniewliwa, poszła od stołu Król też na owę furyją kazał nam wszystkim pić, wina dawać, muzyce fraucymerom przyjść, nóż w ochotę Dopiero przy owej okazyje kazał mazepy zawołać, kazał się nam obłapić, przeprosić się. Odpuśćcie się sobie z serca, boście już teraz obadwa sobie winni. I tak ci dopiero zgoda. I siadaliśmy potem z sobą i pijali. Aleć po staremu mazepa z konfuzyją wyszedł z Polski w drugim roku z tej przyczyny. Na wołyniu miał wioskę w samsiedztwie z Falbowskim, któremu znęcił się był do domu, nie wiem po co, że tam przebywał często, kiedy Falbowski wyjechał. Dopowiedzieli o tym panu domownicy, ci osobliwie, co karty nosili i byli konstii owych konwersacji. Jednego czasu założył sobie drogę jakąś daleką Falbowski, pożegnał się z żoną, wyjechał. Stanął tedy na tym trakcie, którędy Mazepa przejeżdżał, aż bierzy z kartą ten, co zawsze zwykł bywać ablegatem, i sam o tym panu powiedział. Wziął kartkę, przeczytał, jako się tam inwitują do ochoty, obznajmując, że jego mość wyjechał w drogę, etc., etc. Oddawszy kartkę owemu sekretarzowi, jedź, a proś go o odpis, mówiąc, że jej mość prędko kazała. Tak uczynił a pan go czekał, póko nie powrócił z responsem, bo dwie mili było biegać. Skoro tedy tam go ekspedyjowano, skoczył przodem, oddał panu kartkę, w której swoją do usług gotowość deklarują i obiecują się zaraz stawić. Po chwili jedzie Mazepa. Potkawszy się czołem, czołem, dokąd jedziesz, powiedział, że gdzie indziej. Proszę na wstęp. Wymawia się Mazepa, że pilną mam drogę. Wielce miłościwy, mości pan, też widzę, jedziesz gdzieś. O, nie może być. Cab go za kark. A to, co za kartka? Mazepa zdechł. W prośby, że to pierwszy raz dopiero jadę, żem tam nigdy nie postał. Zawołają owego sekretarza. Siłaś razy, chłopie, tam był w mojej niebytności? Odpowiada, że jak wiela na mej głowie włosów. Dopiero wzięto. Jadą sobie. Obierasz śmierć? Prosił, żeby nie zabijać, przyznał się do wszystkiego. Tak ci nacudował się nad nim, namęczył. Rozebrawszy go do naga, przywiązał go na jegoż własnym koniu. Zdjąwszy kulbakę, gębą do ogona, a do głowy tyłem, ręce opak związano, nogi pod brzuch koniowi podwiązano, potężnie machmata dosyć z przyrodzenia bystrego schukano, kańczugami osieczono, a jeszcze nadgłówek mu zerwawszy z głowy, kilka razy nad nim strzelono. Tak tedy jako szalony Bachmat skoczył ku domowi. A wszystko tam było gęstymi chrustami jechać: głuk, leszczyna, gruszczyna, ciernie, a nie drogą przestroną, ale ścieżkami, którędy koń drogę do domu pamiętał. Bo często tamtędy chodził, jak to zwyczajnie na czatę nie gościeńcem, ale manowcami jeżdżą i trzeba się tam bardzo często uchylać, choć cugle w ręku trzymając. Omijać złe i gęste miejsca, a po staremu czasem i połbu źdała i suknią rozdarła. A tu na tyłem do głowy siedzącemu na tak bystrym i schukanym koniu, który od strachu i bólu ośle pleciał, gdzie go nogi niosły. Co się tam dostało specyjałów, puko owych szerokich chrustów nie przejechał, snadno uważyć. Owej jego asystencyjej, co z nim dwaj czy trzej jechali, nie puścił, żeby go nie miał kto ratować. Przypadłszy przede wrota z ziombu, woła — stróżu! Stróż poznał głos, otwiera. Obaczywszy straszydło, znowu zamknął i uciekł. Wywołał wszystkich ze dworu. Zaglądają drzwiami, żegnają się. On się zwierza, że jest ich pan prawdziwy? Nie wierzą. Tak ci ledwie, skoro już też mało rzec mógł i zbity i zziębły, puścilić go. Do żony zaś pojechawszy Falbowski już wiedział wszystkie sposoby, zakołatał w to okno, którędy Mazepa wchodził, otworzono przyjęto jako wdzięcznego gościa. Ale też co ucierpiano, tych okoliczności opisać się tu nie godzi, Osobliwie jednak od ostróg na to przygotowanych i umyślnie tu gdzieś koło kolan przywiązanych, suficit, że to był znaczny i sławny przykład na ukaranie i upamiętanie ludziom swowolnym. Mazepa zaś ledwie nie zdechł i wysmarowawszy się, z samego wstydu pojechał z Polski. Adulterium i szalbierskie fochy, widzisz mazepa jak to handel płochy. Szpetnie nie ugać i kraść zostawszy szlachcicem. Nie smacz na to rzecz cudze wracać licem. Na szlachectwo cię król nobilitował, na rycerstwo zaś falbowski pasował. Mościwa pani doświadczyłaś tego, jak piękna rzecz mieć męża rozumnego. Zachorowałaś na świeżbienie ciała Wnet cię skuteczna recepta potkała Raj drugim damom specyjał tak drogi Na taki defekt rajtarskie ostrogi Tak wtedy dwóch znacznych dworzaninów królewskich namieniwszy Kozak uciekł z Polski Niedźwiedź zaś, nie wiem w co się obrócił Czy z niego był człowiek, czy nie był To wiem, że go było oddano na naukę do Francuzów I począł się był już mowy dobrze uczyć do materii jej przedsięwziętej wracam się. Trzymałem ja tedy in debita metodą moją szarżą cum gratulatione braci moich, którzy na ten czas byli prezentes in publicis. Agitowała się materia zapłaty wojsku oraz obrona granic bywałem u króla często to jedno obstakulum bo i skarb był bardzo spustoszał i wakans też nie trafił się a ja też natura liter nie miałem ambicyjej i małą rzeczą kontentowałem się prosiłem się potem żebym mógł do domu odjechać na święta wielkanocne mil dwanaście od warszawy powiadając wotum solenne żem obiecał za morzem będąc chwałę Bogu oddać za dobrodziejstwa w tamtych okazjach. Pozwolił mi król kum regressu, przydawszy z Cypiona, Chorążego, dworzanina swego pokojowego, na moje miejsce za przystawa Moskwie. Przyjechawszy do rodziców, było dosyć wesołości po owych, które słyszeli, lubo nierychło grodzieńskich okazjach. Nazjeżdżało się krewnych, samsiadów, dobrych przyjaciół dosyć. Byliśmy sobie bone voluntatis. Odpocząwszy w domu, proposuimus ex plere votum do Częstochowy. Wybraliśmy się tak, żeby na Boże wstąpienie tam stanąć. Jechała matka, jam szedł piechotą, a konie za mną prowadzono, na których miałem nazad powracać. Gorąca były srogie. Nazad powracając spadły śniegi, szkody poczyniły wielkie, bożyta już na ten czas kwitnęły. Śniegi upadły po kolano koniowi, kwiat poważyły, sady i insze fruktifera popsowały, bo leżały tydzień. I tak nie było w tym roku żadnego albo mało co zżyta pożytku, inszych zbóż nadwerężyło znacznie. Pena pekati w tym roku, że i Pan Bóg i ludzie dużo chleba ojczyźnie ujęli, z czego nastąpiła potem drogość zbóż wielka i ścisk na ludzi. Spowiadałem się też w Częstochowej za tą bytnością i prosiłem rozgrzeszenia ex voto promissi, jaką wyżej napisał, z jedną damą matrimonii, które że nie doszło, a stanęło protung temerario ausu, a po prostu mówiąc z zakochania. Rozgrzeszonoć mnie wprawdzie, ale pamiętam i długo pamiętać będę zadaną pokutę i egzortę, którą usłyszałem i dziesiątego nauczyć bym umiał, jako to z tym wyrywać się słówkiem, ożenie się z tobą. Powróciwszy z Częstochowej, przyjechałem do Warszawy, gdzie zastałem hałas wielkie, bo zgody nie było. Sejm chciano rwać, wojsko poczęło się zmykać pod Warszawę, deklarowawszy nikogo nie wypuszczać, aż po skończonym Sejmie. Podsłuchy były na szlakach i tak prawie jako w oblężeniu kończyli Sejm, odłożywszy ostatek do komisji jej względem ujęcia wojska i obmyślenia zapłaty. Ja też przy dokończeniu sejmu staram się, żeby mi przecie dano co z skarbu za moje pracę gotowizną, ponieważ mi się nie dostało obiecanego wakansu i nie miałem na ten czas szczęścia do upatrzonego, lubo mi mówił król kilka razy upatrzcie sobie. Dawano mi urzędy, a ja widział, że mi było chleba potrzeba titulum posponując, a witulum życząc sobie. I tak przez cały Sejm nie przyszło mi poszczwać upatrzonego, którego prędzej okazjonaliter upatrzysz, niżeli w ten czas kiedy go umyślnie szukasz, lubo o tym mowy bywały i sam król przypominał mówiąc, żem ci jest dłużnikiem i jakbyś mi za uchem wołał, kiedy Cię obaczę, choć mi nic nie mówisz, bo wiem, żem ci powinien. A na to szczęście nic się dobrego nie trafiło. W skarbie też pieniędzy nie było, bo król Kazimierz, lubo był Pan Dobry, ale nigdy nie miał szczęścia do pieniędzy, po prostu nie chciały się go trzymać. Konkluzum tedy, że mi dali asygnację do skarbu litewskiego na sześć tysięcy złotych ex ratione, żem to traktował munus księstwa litewskiego, bo Litwin powinien być przystawem niekoronny, a podobno bardziej eofinę, żeby mi oczy zamydlić i zbyć mnie na prędce ową mniemaną ukontentowania nadzieją, bo i w tamtym skarbie toż się działo, co i w naszym. I sam Gosiewski, Podskarbi Litewski i Hetman Polny w ten czas też dopiero z niewoli wyszedł, który był od Chowańskiego pojmany przedtem, pukomy my z Czarnieckim do Litwy nie przyszli. Z brodą i skudłami jeszcze i na ten czas chodził, dlaczego musiał być niebogaty, wyszedłszy świeżo z więzienia. Poszedłem ja tedy do niego z ową asygnacją, na którą on spojrzawszy rzeczę, a dla bogadyć król jego mość wie, że mia przez te lata pieniędzy nie zbierał i w skarbie co się dzieje pustki. Darmo to waści tą intencyją zaprzątniono, bo tam waść nie możesz tymczasem nic wziąć, chyba by to tam jako po związku. Bo teraz choćby i było co dać, to niepodobna to uczynić. Nie miej waść nadzieje, niech waści król skądinąd obmyśli. Poszedłem ja tedy powiedać królowi te słowa i oddaję oraz asygnację. Król rzecze. Niech się jedno, ja z nim obaczę, będzie to inaczej. Tak się stało, że mi obiecał dać podskarbi, ale kazał jechać do Wilna na komisję. Król mi rzekł, po obietnice powiadają, trzeba konia rączego. Życzemy, żebyście jechali zaraz na początek komisji, bo tam ma pan podskarbi zastać coś gotowych pieniędzy, tedy obiecuję wam z tych zaraz wyliczyć. A powracajcie prędko, żebyście znowu tych osudarów odprowadzili. My jednak czym lepszym nie zapomniemy was opatrzyć Feliciori Tempore. Pożegnawszy króla po skończonym sejmie pojechałem do domu, gdzie mało co odpocząwszy wyjechałem do Wilna. Gdzie przyjechawszy zastałem rzeczy in turbido, bo zaraz od zaczęcia komisji, na którą wojskowych nazjeżdżało się siła, każda sesyja, każde kołowanie nie było bez hałasów, tumultów, porywania się do szabel. O gospody tedy bardzo trudno było przy owym wielkim ludzi zgromadzeniu. Musiałem tedy stanąć w domu pustym, nowo zaczętym, jeszcze nieskończonym, bo sam tylko wzrąb izby bez drzwi stał. Wartować się kazałem przy owych nocnych i dziennych kradzieżach i rozbojach, co mi było bardzo ciężko między ludźmi obcymi. Ale i w tych pustkach nie wybiegałem się od importunów o czym niżej. W kołach bywałem, pukomię, nie ekspedyjowano, ale i tam taki był rząd i powaga. Proszę jednak, po co przyjechałem, bo chodziło de periculo dantis et accipientis. Skoro tedy przyszły pieniądze z któregoś tam prowentu, zaraz mi daje asygnacją do pisarza skarbowego, któremu ja pokazawszy asygnacją, liczemy pieniądze, zawarszy się ze mną w sklepiku jednym bardzo ciemnym, o jednym tylko okienku, na zamku w tyle świętego Kazimierza. Liczyliśmy tedy jako ukradkiem prawie. Więc, że mi dał partem w dobrej monecie, partem zaś w szelongach ryjskich, co owo bywało cienkie, a posrzebrzane, niepodobna ich było zabrać jednemu wyrostkowi, który tylko sam był ze mną, gdyż insi musieli się wartować w owych pustkach. Dał mi tedy dwóch hejduków zwarty, co owe pieniądze nieśli na noszach do gospody. Przyjdę do gospody, aż mi czelać powiadają, że tu był towarzysz, który sobie pretenduje że to jego kwatera i ma za urazę, że nie radząc się go stanąłem tam. Konie chciał wyganiać, gdyby go był inszy nie odwiódł, co z nim był i deklarował znowu tu przyjść. Kazał sobie dawać znać, jak waść przyjdziesz. Jenom tedy owych odprawił hejduków, aż ów idzie samo siedm i gospodarz alias cheres tych pustków, w których ja stałem, pijani wszyscy. Pytam ją... A ty za czyim tu pozwoleniem i ordynansem stoisz? Odpowiem, kto mi pozwolił żyć i chodzić? Rzecze, ale to moja kwatera. Odpowiem, toś zły ogrodnik, kiedyś tej kwaterze dał ostemi pokrzywami zaruść. Rzecze znowu, że to jest gospoda moja. Odpowiem, niechwalebny z ciebie gospodarz, kiedy nie masz w domu pieca, okien i drzwi. Rzecze, a na cóżeś tu stanął? Odpowiem, bom do tatarskiego rządu przyjechał, nie do tego narodu, który powinien być polityczny i w tym się postrzegający, żeby dla gościa wolne zostawiać gospody. Rzecze mieszczanin tych pustek pan, ej mości panie, każ mu waść konie wygnać na ulicę, a to jeszcze przedrwie was waści. On rzecze wyganiaj, nie wyganiaj, a działo się to w izbie między końmi. Porwie się ów gospodarz mieszczanin odwięzować konie a mój go czeladnik obuchem w piersi padł do szabel jak się stał tumult miałem wołoszyna kasztanowatego haniebnie bystrego zamieszawszy się uskoczył się z przycięcia jeden litwin między konie jak go wytnie mój kasztanowaty nogami padł i ten to już dwaj leżą wytoczyła się ta sprawa per appellationem między pokrzywy już z izby Tamże dopiero po sobie Mój wyrostek pilnował mi tyłu Dwóch zaścieladzi tuż pole mnie Jakoś tam wyrostka ode mnie odsaczyli Urwał mię jeden z tyłu Ale przecie nie bardzo I zaraz na stronę odskoczył W tym zaraz razie pan powalił się w pokrzywach Skoczyli zaraz przed niego czelać z szablami Że mu się nic nie dostało i wstał Sunie na mnie prosto, tnie z mocy Wytrzymałem, a potem odłożywszy wytnego przez puls nic to, dalej po sobie. Mój też czeladnik, jego pachołka w łeb ciął, padł. Jego mość znowu nadrze z owym razem, znowu go przez palce, upuścił szablę w nogi. Mój wyrostek po nim, powalił się znowu w owych chwastach, ciął go kilka razy, ażem zawołał stój. Ostatek też w dróżkę, a ja do izby do swoich koni. Ów obuchem uderzony już był, wylazł i uciekł, a ten od konia uderzony leży we mdłości. Rozumiałem, że już nieżywy. Kazałem go za nogi wywlec, aż ów stęknął. Dopiero rzeką, żyje, żyje, trzeźwić go. Obaczył się, wstał i poszedł, a owych też tam po pokrzywach pozbierano i poprowadzono łając, grożąc. Myślę, co tu czynić. Zamknąć się nie ma czym. Aż z godzina w noc idzie kupa ludzi z pięćdziesięciu albo z sześćdziesięciu. Zawoła mój czeladnik. Nie przystępuj, bo strzelę. Czego potrzebujesz? Stanęli. Potem rzeką. A o coście tacy synowie pokaleczyli ludzi? Odpowiedziałem ja. Kto guza szuka, snadno znajdzie. Nie my to kaleczyli, ale niewinność nasza zwojowała ich. Rzeczy znowu. Noga was tu nie ujdzie, hultaje. Odpowiem. Porachuj się, kto ma być hultajem nazwany. Czy ten, kto kogo po nocy nachodzi, czy ten, kto sobie spokojnie siedzi, nikomu nie dając okazy jej. Rzecze. O, jakożkolwiek po staremu wy tu musicie krew rozlać, jakoście braci naszych rozlali. Odpowiem ja. Jeżeliś po moją głowę przyszedł, podobność i swoją przyniósł. Jeżeli moja polęże, i twojej się zapewne dostanie. A odstąpcie się dalej, bo będziemy cynglów ruszać. Dopiero jeden uważny jakiś rzeczę. — Dajcie pokój. A mnie jednemu wolno tam przystąpić? — Powiem, wolno. Przyszedł tedy i pyta. — Ktoś ty jest i po coż tu przyjechał do Wilna? Mnie nie godziło się powiedzieć, żem przyjechał za asygnacją. Nie godziło się powiedzieć, kto mi jest, żeby ujść kłopotu in quantum, by tam, który z nich umarł. Ale wiedziałem, że Dąbrowski, pułkownik z Wojska Litewskiego, Miał kilku siostrzeńców rodzonych w Podlaszu, którzy pod różnymi chorągwiami w wojsku naszym służyli. I powiedziałem, żem jest żebrowski, przyjechałem tu do wuja mego pana Dąbrowskiego. Stanąłem w pustkach, nie mogąc inczej znaleźć gospody, a po staremu i tu od napaści wybiegać się nie mogę. Rzeczy mi, a wszak twoi powiedali, kiedy ich pytano, że się paskiem zowiesz. Odpowiem, tak jest, pom jest duorum cognominum pasek żebrowski. Pyta, a nasz pan kanclerz co ci jest? Powiedziałem, że herbowny tylko, ale nie krewny, bo on jest pasek gosławski, a ja pasek żebrowski. W takiej okazji już się i swego tytułu i krewności musiało zapierać. Rzeczy dopiero, a nie tyś bywał u pana pułkownika w Warszawie? Nie ja, ale rodzony mój, bo ja w Warszawie, nie był na Sejmie. Potem mówi. To cię wtedy znajdziemy zawsze, kiedy tego potrzeba będzie. Odpowiedziałem, że się i ja sprawię na każdym miejscu, ale i mnie każdy musi, kto mię rozbójniczym sposobem nachodzi. Bo mi ani komu nic nie winien, ani okazy jej dał. Spokojnie w tych pustkach stoję, nikomu za szeląg szkody nie uczyniwszy. Jutro to pokażę, kto będzie penowany. Rzecze wątpię, żebyś jutra dostawał, bo ten jeden nie wiem, czy żyje do tego czasu. Powiedziałem, gdyby byli i wszyscy na miejscu padli, to bym się tego nie lękał. Bo mam prawo po sobie, że jest licita defensio, że inwazor ase ipso occidutir. Rzeczę Dobranoc, dobranoc i poszli. Mówiłem ci prawda, że się nie boję, ale przecie inaczej myślał Strzeż Boże, któremu umrzeć. Lubobym ją uwolniono, ale samo zatrudnienie, prawując się, inkwizycję wywodząc, koszt łożąc, etc. Myślę, jakoby z tamtego miejsca umknąć, bo mnie już nauczyły prejudikata, że lepiej z Lassa, niżeli z tarassa. Przychodzi mi na pamięć i owo moje kozierackie prejudikatum, żem żałował, co mnie uchodził, mając czas, ufając w niewinności, co lubo się honorifice skończyło, ale Mieszek na to bardzo stękał. Ja też z Panem Bogiem począłem się układać, a bardzo cicho. Kiedyśmy już byli gotowi, pobraliśmy konie w ręce i takieśmy je piechotą za sobą prowadzili owymi srogimi pokrzywami. Więc, że to tam po spaleniu moskiewskim piwniczyska po przedmieściach pozarastały były pokrzywami, ostami, a do tego noc była ciemna, to coraz w owe doły albo koń, albo czeladnik, który, albo ja sam wpadł. Tośmy się przecie ratowali cicho, żeśmy przecie dobrali się do pola, powsiadawszy na konie. A już też świtało, wstępując do owych piwnic pustych i nie pamiętam przez cały wiek mój, żebym miał tak wiele piwnic wizytować jako przez tę jedną noc w Wilnie, a w żadnej nie było się czym posielić, choć się kto słusznie natrząsnął. Już bym był jechał prosto w swoją drogę, ale Migosiewski, Hetman i podskarbi litewski kazał u siebie być po odebraniu pieniędzy, że miał pisać do króla. Stanąłem tedy u jednego rzeźnika w szopie, gdzie bijał woły, których i na ten czas wisiało kilka. Konie najmniejszej rzeczy nie chciały jeść, tylko chrapały na ów smród surowizny. Poszedłem sam do miasta, przebrawszy się w kontusz, w którym mię nie widziano. Przyszedłem do brata, powiedziałem co się stało. Bratu toż się zdało, żeby odjechać, i zaraz idzie ze mną do hetmana dla prędszej Wychodząc, spotkaliśmy się na wschodach z owymi ludźmi, którzy, postrzegłszy, że mnie nie masz w tamtej gospodzie, a już wiedzieli, kto jest, przyszli do brata opowiedzieć, co się stało i pytać się o mnie. Poznałem zaraz jednego i trące brata, a toż są. Brat tedy kwidem mię to tylko wyprowadzał permodum humanitatis. Pożegnał się ze mną na wschodach i wrócił się z nimi, a ja poszedł do Hetmana podziękowałem za łaskę, listu czekać nie chciałem do króla, powiedziawszy, co się stało. On też non urgebat i owszem rzekł Jedź z panem bogiem, bo to tu u nas sprawa kozacka. Poszedłem tedy do aptekarza, stamtąd posłałem po brata do siebie prosić, bo już nie śmiał do jego pójść z jej, żeby ją kto nie poznał. Przyszedł tedy brat do mnie i tamyśmy sobie w spokojnym miejscu, usiedli i rozmówili. Powiedział mi, jako się o mnie pytali, czym jest jego krewny, czyli nie. Odpowiedział, że to stryjeczny mój. Rzekł na to, a czemuż się powiedział do inszego domu? Odpowiedział brat. Temu, żeby się waszej zbył napaści, bo jest infunkcjone, nie ma tu czasu z wami prawem Agere. Ale deklaruję wam przez zmię in omniforu sprawić się, i prawem i lewem. Oraz o jego szarży powiadam, że służy z wojewoną ruskim. Tam go wolno szukać, kto chce. Rzeką ale to podobno trzech ich nie będzie żyć z tych posieczonych, a najbardziej nas boli, że napisał wyjeżdżając z tej gospody na ścianie, które wiersze narodowi naszemu hańbę czyniące są takie. Za co śmię kurwy synu Kukuć napastował, wszakżeśmy bo ćwiny w wilnie nic nie zakosztował, bo to świńska potrawa, jeść się jej nie godzi. Widzę Litwin, a świnia w jednej stworze chodzi. Świnia chceli co zwąchać, to chodzi po nocy Litwin zaś na rabunek jakby wybrał oczy. A toż masz litwość geras, pamiętaj rabunek, gdyś wziął od polskiej szable połbuł podarunek. Brat na to odpowiedział odpisać mu wiersze za wiersze, a jeżeli się czujecie być niewinnymi, będą kiedykolwiek wojska w kupie upomnieć, że się tego. Tak tedy uczyniwszy mi brat tę o ich mowach relacją, pożegnaliśmy się. Poszedłem do gospody, ale po staremu nie wyjeżdżał, aż się zmierzchło dobrze, uchodząc jakiej napaści. I już nie jechałem grodzieńskim traktem, jako mi należało ku Polszcze, ale puściłem się ku Uciany i tam wykierowałem ku Polesiu i przejechałem bezpiecznie. Ale jaką zaś potem słyszał, szukali mię po tych szlakach, co ku Polszcze, chcąc się zemścić. Ale ich Pan Bóg nie pocieszył i owi też porąbani z łaski Bożej wyleczyli się i poszło to w zapomnienie. Już wtedy do Warszawy nie jeździłem, bo mi się w drodze dowiedział, że król pojechał do Lwowa na komisję i posła też już mego wyprawiono, przydawszy mu inszego przystawa. Przyjechałem tedy do domu. Jaki taki upomina się futercom obiecał w wilnie nakupić, wszyscy się zawiedli, bo i sobie nic nie kupiłem i sam ledwiecom zdrowo wyjechał, nie spodziewając się, żeby mię miał taki napaść kłopot od owych pijaków. Po wyjeździe moim z wilna dopadli jakoś pijacy ksiąg skarbowych, w których ja kwituję z odebrania sześciu tysięcy złotych, i podpisuje się. Rozumiejąc wtedy, że mój stryjeczny, który u nich był kanclerzem i także mu imię Jan Zgosławic, chwycił się tego potentissime, że to już jakąś odebrał korupcją respektu machinationis i fakcji, jakich jako oficjalista wojskowy. Uczynili tedy w kole wielką inwektywę zelando in rem wojska, że tu są tacy, którym najbardziej naszych konfidujemy sekretów, a już nas znać chcą, przedać, kiedy biorą prywatne korupcje, już to nie darmo. Stał się tedy strogi Fremitus i trzaskanie szablami, pytając się, kto taki. Podajcie go nam sam, wnet go tu będziemy bigossowali. Ad tot instantias musiał wymówić ów, co to w kole intulit, że pan kanclerz wziął z skarbu sześć tysięcy złotych. Już to nie darmo. Widziałem jego kwit w księgach z odebrania sumy. A nie znał prostakiego charakteru, tylko Simpliciter wiedział imię i skąd się pisze. Mówią mu dowiedziesz tego? Dowiedę. Huknął tedy jedni "Bi, drudzy niech da o sobie rationem. Krewni koligaci jego z matki zdechli od strachu, bojąc się żeby mu nie dowiódł. On zaś nic się nie turbuje, bo nie termin. Tylko mówi, moi mości panowie, poczuwam się ja in kwogradu, usługi wielce miłościwych mości panów jestem lokowany, że wszystkie minutissima queque arcana moje concernunt notitiam. I tak sądzę, żebym wiele mógł zaszkodzić, gdyby mię moja nie rządziła poczciwość i ta, którą ściemi wielce miłościwi mości panowie fraterne konkredowali, intaminata fides. Gdybym się jednak czuł w tym, co mi zadają, uznałby to świat, żebym sam na siebie ochotnie napisał jako najokrutniejszy dekret śmierci. I teraz mówię, jeżeli im wziął te sześć tysięcy, choćbym przy tym nic złego nie zrobił, już niech będę za zdrajcę poczytany i już jako zdrajca karany. Ale tak niech mi dowiedą succumbam. Ów się też sierdzi, że dowiedę, tylko proszę jego mości Pana Podskarbiego, żeby kazał księgi przynieść, te, które ja tam już naznakował. Podskarbi tedy posłał, żeby pisarz przyszedł z księgami i powiedział im, co to jest. Dopieroż w nich duch wstąpił, bo przecie myśleli, jakoby krewnego salwować i siebie nie wdać w konfuzyją. Owi ludzie godni, familianci tameczni, biernaccy, sokolnicy, chreptowiczowie i insi tam jego kolligaci, jak tedy usłyszeli, zaraz blisko niego stanęło ich kilka, owego co zadał, żeby się nie skrył. Wtem przyniesiono księgę i dają mu ją w ręce. Szukaj, że gdzieś to widział, znalazł od razu i niesie z radością do marszałka. Rzecze brat. Proszę o tę księgę, jakoby to nie wiedział, co tam w niej jest a obaczywszy mówi, mości panowie, jaką ja raz deklarował ochotnie z rąk wielce miłościwych mości panów, ponosić penam, tegoż i teraz potwierdzam, jeżeli się to na mnie pokaże, co mi zadano. Jeżeli nie pokaże, proszę wzajemnie, żeby pokutował ten, kto zadaje, a nie dowodzi, bo kto mi bierze sławę dobrą, bierze mi życie. Rozumiem tedy, że niewiele się takich znajdzie w wojsku, który by nie znał charakteru tego, który ja we wszystkich ekspedycjach służę wielce miłościwym mości panom. Jest sam kwity, że wzięto sześć tysięcy. Ale jeżeli ja wziął i jeżeli winnie ponoszę taką kalumnią, kładę to insinum wielce miłościwych mości panów. Jaki taki obaczy, nie jego, nie jego podpis. Pytają tedy, co to jest, ponieważ i imię, i przezwisko takież, tylko charakter inszy. Powiedział, że wziął stryjeczny mój z wojska koronnego za taką, a taką usługę, za asygnacją króla jego mości. Dopieroż tu owe wszystkie insultus, co się poczęły burzyć na brata, obróciły się na delatora. Kiedy tu zawołają jedni sądzić go, drudzy bić pogańskiego syna, który takie plotki do koła rycerskiego przynosi. Uf, chce się trochę umknąć, a sokolnicki porucznik, jak uderzy obuchem w kark, padł na ziemię. Dopieroż go na ziemi mucić, bić, deptać, że go ledwie żeromski marszałek żywo obronił. Ale po staremu zaraz od tego czasu nieborakowi Gosiewskiemu począł się pogrzeb gotować i ta była najpierwsza okazja suspicjonizm na niego, bo zaraz krzyknęli, a wierzę mości, panie Hetmanie. — Dla wojska pieniędzy nie masz, a za lada asygnacją króla jego mości znajdą się zaraz. — A niepodobniej, by się to zatrzymać tym asygnacyjom do szczęśliwszych czasów, a teraz nasze uspokoić interesa? Dobrze, dobrze, byleby tylko to komu nie zaszkodziło. Omawiał się Hetman, że to musiał uczynić za gorącą instancją króla jego mości, na którą i z swojej szkatuły musiałby był wyliczyć ale i te wymówki wagi nie miały. Już od tego czasu bardziej coraz diffi deband i coraz większe w kołach bywały tumulty, bo też coraz większe ludzie wojskowi wdawali się pijaństwo, z której konsekwencji jej trudno się było spodziewać statku i powagi, chyba hultajskich terminów, co się w krótkim czasie weryfikowało, kiedy swego marszałka rozsiekali człowieka wielce zacnego, Kazimierza Żeromskiego, starostę Czeczerskiego. A potem i Gosiewskiego, Hetmana Polnego i podskarbiego Litewskiego, kazawszy mu się dysponować, deliberatissime rozstrzelali z jednego tylko małego podobieństwa i fałszywego udania. I inszych w tumultach nazabijano wielu żołnierzów, o który postępek tracono zaś kilku pułkowników okrutną, ćwiertowaną śmiercią w Warszawie na przyszłym Sejmie jako to. Niewiarowskiego, Jastrzębskiego i inszych. Na drugich stanęła infamia, których nie możono pochwytać. Stryjeczny zaś mój krewny musiał wchodzić inkomplicjum tegoż zabójstwa okrutnego jako ich konsyliarz i kanclerz. Konsulujc sobie, że i śmierć, i infamiej uszedł takim sposobem. Uchodząc przed tymi, którzy z inszej, to jest hetmana polnego dywizyjej, tych zabójców łapali i jego w trop dojeżdżali, przybieżał na berezynę rzekę, na ten czas zmarzłą. A była płonia nie zamarzła w pośrodku rzeki, gdzie on z konia siadszy, obrąbał obuchem lód nad ową płonią, co był cienki, kwidem to oberwał się z lodem, nocą uchodząc i płoni niebezpiecznej nie postrzegłszy. Na brzegu zaś lodu nad płonią śnieg potarał, niby to ratując się, czapkę na samym brzegu lodu porzucił i pokrowiec na wodę cisnął od pistoletu który tak po wierzchu pływał. A sam tym, że tropem wrócił się, wsiadszy na konia, skoczył z szlaku w puszczą samowtór tylko, która puszcza ciągnie się nad brzegiem Berezyny bardzo gęsta i uszedł aż do Smoleńska do brata swego rodzonego, pana Piotra, który pod carem moskiewskim poddaństwo przyjął i dobra wszystkie od Moskwy zawojowane trzyma w Smoleńszczyźnie i stamtąd nie wyjeżdżał aż po amnesty jej. Owi, co już go wyszladowali, przybieżawszy do Berezyny, obaczyli owo połamane miejsce, podnieśli nad wodą czapkę, na wodzie pokrowiec od pistoletu. Osądzili, że utonął, a wróciwszy się nazad do owego szlachcica, skąd uchodził, pokazawszy czapkę, gdzie ją lepiej znano, powiedzieli samę rzecz, że już dalej nie było tropu po śniegu za ową płonią Konkluzum. Że utonął. W owym tedy domu stał się płacz, a oni się ucieszyli, mówiąc: 'Pena peccati'. Skoro tedy na Sejmie podano nomina i kognomina, tych, co zabijali i tych, co byli zabójstwa konscii do infamowania i do trąby i jego też tam włożono, ozwali się na to niektórzy posłowie. Jedni wierzyli, że nie żyje, drudzy co wiedzieli, co żyje, jak to krewni. Miłościwy, najjaśniejszy królu. Już z tego sam pan Bóg uczynił egzekucyją, na cóż go tu kłaść, kiedy nie żyje. I kazano go wymazać. On też zaraz po sejmie z Moskwy wyjechał i siedział sobie w domu sekurę, aż do drugiego znowa sejmu, na którym generalna stanęła amnestyja na wszystkich ad instantiam Rzeczypospolitej całej, oprócz kilku niektórych, bo na ich amnestyją żona nieboszczykowa nie pozwalała, derelicta widła. Co byli winniejsi spodziewając się ich kaptiwary. Gdy zaś dziękowali królowi zadaną sobie amnestyją insi, i mój też brat komparuit między tymi kongregatami, bo był na ten czas posłem z Litwy, i obmawiał się, że lubo był in konsilio impiorum, ale musiał być jako munus całego wojska. Król rośmiawszy się, rzekł, Kiedyście innym radzili, źleście radzili, ale sobie dobrzeście poradzili, tak właśnie jako sobie trzeba, żeby to było w kronice. I tak aż na trzecim sejmie skończyła się ta materia. Ja wracam się ad statum anni Chujus. Kiedy się w Wilnie odprawuje komisja z takimi temulencyjami i tumultami, odprawuje się we lwowie trochę modestius i polityczniej niżeli w Litwie i z lepszym efektem. Bo z łaski Bożej znalazł się sposób uspokojenia wojska. Szelongi kazano klepać, tynfy także klepać, srebra, w których tylko za groszy osiemnaście, ale je po złotemu kazano brać, dawszy im taką instytucją. dat pretium servata salus, potiorque metallo est. I już odtąd wszystka moneta srebrna i złoto u nas w Polsce w górę poszło. W tenże czas przez inwencyją niektórych subiektów polskich szelongi wołoskie wprowadzono do Polski, a srebrnej i złotej monety wydano za nie tak wiele za granicę, za którą niecnotę niegodni się ci inwentorowie tytułować imieniem narodu polskiego i znaczny Bogu muszą oddawać rachunek, bo te wołoskie szelongi siła narobiły depauperacyjej, desperacyjej i srogiego zabójstwa między ludźmi. Począwszy od Lwowa na jarmarkach zabijano się o nie. Rzecz przecie ustąpiły z małej Polski, ale w Wielgopolszcze wszystkie sobie stolice założyły, nie oparszy się aż o rzekę Odrę i o Morze Bałtyckie jako owa okrutna szarańcza. Skończyła się tedy komisja lwowska, gdzie poległ Paweł Bożenski, substytut związkowy, kawaler wielki, non sine suspicione veneni. Tak udawano bo tak należało mówiono żeby tę świeczkę zgasić która całej konfederacyjej świeciła aby się był jaki większy z jej jasności nie rozniecił płomień bo nad tego człowieka w całym związku nie było.